Radio Paranormalium przedstawia Olgierd Wołczek, człowiek i tamci z kosmosu. Wrocław, 1983 rok. Od wydawcy. Człowiek i tamci z kosmosu to ostatnia złożona do druków o książka nieżyjącego już Olgierda Wołczka. Był on znanym i cenionym popularyzatorem wiedzy z zakresu astronomii i astronautyki. Nieoczekiwana śmierć autora uniemożliwiła wykonanie korekty i naniesienie aktualności związanych z omawianymi w pracy problemami, które w okresie od złożenia maszynopisu w wydawnictwie do wydania go drukiem zaistniały. Wydawnictwo nie dokonało żadnych zmian w tekście książki, szanując w ten sposób wolę zmarłego autora. Dlaczego napisałem tę książkę? Ewolucja życia na Ziemi, możliwość jego istnienia poza nią, na innych ciałach niebieskich, sprawa rozwoju obcych cywilizacji gdzieś na orbitach wokół tak niezwykle odległych gwiazd, żywo obecnie interesują wielu ludzi. Rzecz szczególna przede wszystkim tych, którzy nie pracują naukowo i nie mają specjalistycznego przygotowania do prowadzenia własnych badań w tym zakresie. Nic dziwnego, że mnożą się książki poświęcone wszystkim tym zagadnieniom, a pewne z nich osiągnęły rozgłos światowy. Różne są te opracowania. Niektóre, jak Nikena, wyjątkowo przemawiają do wyobraźni i uczuć czytelników, choć niejednokrotnie dalekie są od obiektywnej prawdy, zręcznie prześlizgując się nad faktami sprzecznymi z rozumowaniem autora, z tym, co chce on udowodnić. Inne, jak Hojmara von Ditfurta, przedstawiają wiele interesujących wyników różnych badań naukowych zaskakują oryginalnością sądów i sformułowań. Niekiedy jednak wnioski są w nich wyciągane zbyt pochopnie. Przy tym książki te nie zawsze są łatwe w odbiorze. Jednocześnie przy ich lekturze odczuwa się pewien niedosyt spowodowany, jak mi się wydaje, pewną jednostronnością spojrzenia autora. Są też książki typu suchych relacji, wybranych zagadnień. Są wreszcie i takie, które przypominają przysłowiowe cicer cum caule. W języku łacińskim groch z kapustą. Taki stan rzeczy skłonił mnie do podjęcia jeszcze jednej próby dokonania tym razem wielkiej syntezy z uwzględnieniem ostatnich wyników badań naukowych. Sądziłem, że synteza taka, jako punkt wyjścia, powinna przyjąć rozwój życia na ziemi. Jego wynikiem było powstanie człowieka, lecz jest to dopiero początek historii. Należało więc ukazać prawdopodobne przyszłe losy ludzkości wychodzącej w otwarte, nieskończone środowisko kosmiczne. Należało podkreślić zaniedbywane przez autorów tak ważne kosmiczne wpływy na rozwój życia i człowieka. Należało zaznajomić czytelników z pozaziemskimi światami układu słonecznego i na tyle ich środowisk, ich krajobrazów przedstawić zagadnienie możliwości i niemożliwości powstania tam życia. System Słoneczny jest jednak tylko niezwykle drobnym, pomimo że ważnym fragmentem galaktyki, nie mówiąc już o całym wszechświecie. Dlatego uznałem za konieczne zajęcie się problemem podróży poza ten system, bez zagłębiania się wszakże w problemy techniczne. Chwila, w której nasza inżynieria dojrzeje do podjęcia takich ekspedycji, jest tak odległa w czasie, że nie sposób pokusić się o trafne przewidywanie szczegółów konstrukcji przyszłych statków międzygwiazdowych. Skoro już zdołaliśmy wyprawić się ku zawrotnie odległym domniemanym planetom obcych słońc, wypadałoby się zająć tymi planetami przypuszczalnymi warunkami panującymi na nich, prawdopodobnymi drogami rozwojowymi życia na tych ciałach i ewentualnymi inteligentnymi ich mieszkańcami. Tryb warunkowy jest tu jak najbardziej uzasadniony, ponieważ poruszamy się po gruncie niepewnym, korzystając nie z wyników bezpośrednich badań naukowych, ale z ekstrapolacji, której punktem wyjścia z konieczności jest jeden jedyny znany przypadek rozwoju życia na Ziemi w gronie siedmiu czy ośmiu bezpornych planet całego systemu okołogwiazdowego oraz powstania tu istot inteligentnych i ich cywilizacji naukowo-technicznej. Niestety nie znamy innego wyjścia z istniejącej sytuacji i część rozważań z natury rzeczy musi mieć charakter spekulacji. Dlatego, zwłaszcza tu, starając się o zachowanie poprawności toku myślenia, wielokrotnie nie stawiłem kropki nad i. Stwarzając czytelnikowi okazję do własnych przemyśleń. Dotyczy to również rozdziału końcowego, poświęconego hipotetycznemu człowiekowi galaktycznemu i Imperium Galacticum. Cała książka, mając charakter popularno-naukowy, odbiega swym stylem i sposobem przedstawienia zagadnień od tradycyjnej formy, którą nazwałbym podręcznikową. Śledząc od lat rozwój tego rodzaju literatury, doszedłem do przekonania, że nie naukowcom, a nawet niespecjalistom w danej dziedzinie wiedzy potrzebne są informacje przedstawione w postaci zbenetryzowanej. Tym bardziej, że po tego rodzaju lekturę sięga się, kiedy człowiek raczej jest zmęczony lub pragnie się oderwać od normalnego schematu swego dnia i mieć do czynienia z czymś łatwiej strawnym. Z tych właśnie powodów nadałem tej swojej książce postać jak najbardziej literacką. Na początku był wielki ruch. Na początku był wielki ruch. Eksplozja maleńkiego ziarenka zawierającego całą materię wszechświata, wręcz nieprawdopodobne, całkowicie fantastyczne, wydaje się myślą zupełnie szaloną. A jednak współczesne świadectwa nauki, wyniki obserwacji, badań doświadczalnych i dociekań teoretycznych coraz bardziej przemawiają za tym, że wraz z całym kosmosem poczęliśmy się w gigantycznej, zupełnie niewyobrażalnej eksplozji czegoś, co było prazalążkiem materii. Początkowo wydarzenia były zagęszczone w czasie. Zmiany następowały szybko jedna za drugą w ułamkach ułamków sekundy. Z nieznanej nam i niepoznawalnej współczesnymi środkami rzeczywistości wyłoniła się materia. Wpierw w postaci chaosu cząstek elementarnych. Było to rozbiegające się i kłębiące jednocześnie promieniowanie. Strumienie cząstek materii i fotonów. Szaleństwo wybuchu i niezwykle gwałtownego rozdymiania kuli ognistej, którą on zrodził, trwało, jak się ocenia, około miliona czy niewiele milionów lat, a potem wszechświat się nadal rozprężał i zjawisko to trwa po dziś dzień. Jednak już po jakichś stu czy kilkuset tysiącach lat nastąpiła prawie całkowita rekombinacja cząstek materii w atomy. A gdy przeminął ów pierwszy milion czy miliony lat, z rozrzedzonej substancji kosmicznej zaczęły powstawać galaktyki i gwiazdy, i powstają po dziś dzień, i będą powstawać, gdy nas, żyjących obecnie na Ziemi, już dawno nie będzie. Z materią stykamy się codziennie. Z niej zbudowane są nasze ciała, wytwory naszych rąk i cały otaczający nas świat. A przecież przedziwna jest ta materia. Tylko na pozór zwykła i pospolita. Jest to rzeczywistość obdarzona niesłychaną dynamiką, w każdej skali, od najmniejszych dostrzeganych przez nas fragmentów, tworzących cząstki elementarne, aż po największe okłady mnóstwa galaktyk. Materia żyje, zmienia się, nigdy nie pozostaje taka sama jak przed chwilą, przed ułamkiem chwili. Przekształca się w wiecznym ruchu, nieustannie zmienia formę, jak potok biegnący od źródła do niesiny. Lecz bieg ten nie jest chaotyczny, odbywa się w pewien uporządkowany sposób. Próżno by tu jednak szukać ruchu jakby wzdłuż linii prostej, jakiegoś przesuwania się na podobieństwo samochodu jadącego w jednostajnym tempie wzdłuż wyprężonego pasma autostrady. Jest to raczej taniec motyla, czy nawet odbicie lotów ptaka, który wznosi się w niebo, spokojnie szybuje na niewidzialnych prądach powietrza, nagle spada, zatrzymuje się, zaczyna krążyć i znów wzbija ku słońcu. Przyszłość fragmentów materii jest uzależniona od innych otaczających je części nie tylko zresztą pobliskich, lecz nawet tych dalekich. Jednocześnie jednak istotne elementy tej przyszłości są zapisane w samych fragmentach. Kiedy przed kilkunastu miliardami lat eksplodował niewyobrażalnie sprężony praatom pramaterii, w tym co go tworzyło utrwalone było powstanie gwiazd i galaktyk, planet i życia. Przyszłość jest w jakiś przedziwny sposób wyryta w każdej materii i skoro tylko znajdzie się ona w odpowiednich warunkach, spełniają się wyznaczone jej losy. Zgodnie z prawami, które istniały już, gdy następował wielki wybuch. Nie było wtedy jeszcze przestrzeni i czasu. Narodziły się w jednym błysku i wtedy zaczęły się realizować prawa istniejące w nagle rozwijającej się materii. Pierwsze gwiazdy były inne niż dzisiejsze. Zbudowane z wodoru, z domieszką helu, ale pozbawione pozostałych pierwiastków. Bardzo proste w składzie i zupełnie jałowe. Jeśli wokół tych słońc tworzyły się planety, były to ich miniaturowe w porównaniu z gwiazdami wersje. Nie rozpalały tych planet reakcje termojądrowe, bo uniemożliwiały to zbyt małe rozmiary ciał, które stały się jednak pod wpływem skurczu grawitacyjnego gorąca. Były to dziwne globy. Duże, złożone głównie z potężnie sprężonego wodoru, pod gęstymi atmosferami, wypełnionymi grubymi warstwami obłoczonymi, szarpanymi huraganowymi wichrami. To nie tu materia mogła wznieść się na szczebel życia, ale przecież nigdy w pierwszym wysiłku nie można osiągnąć wyniosłego szczytu. Trzeba wdzierać się, cofać, zmieniać nie tylko fakty, ale i strategię. Przebierać nowe formy i doskonalić, zanim pokona się decydujący odcinek drogi. Materia skupiała się i rozszerzała, gwiazdy rozpalały się, płonęły i przygasały. Jednocześnie pojawiały się w nich coraz to nowe ilości tego osobliwego pierwiastka, jakim jest węgiel, zdolnego do tworzenia tak niezwykle różnorodnych i licznych połączeń. Powstawanie węgla jest pewną szczególną własnością, ale i darem natury ze wszechmiar pożądanym. We wnętrzu słońc, w najprostszych warunkach reakcji termojądrowych, jądra wodorowe jednoczą się w masywniejsze od nich jądra helowe. Wskutek wyczerpywania się surowca, wodoru, strefa reakcji zaczyna w końcu przesuwać się ku powierzchni gwiazd, a w ich wnętrzu gromadzi się coraz więcej helu. Kiedy rozmiary rdzenia helowego stają się dostatecznie duże, jego temperatura osiąga tak wielkie wartości, że z materiału tego tworzą się masowo jądra węgla. Proces taki jest ogromnie ułatwiony dzięki specyficznym własnościom tego jądra. Wraz z materią gwiazdową węgiel wydostaje się w przestrzeń kosmiczną, gdzie w nadzwyczaj rozległych obłokach gazowo-pyłowych łączy się z innymi pierwiastkami wodorem, tlenem, azotem, w proste, a potem bardziej skomplikowane cząsteczki. Tak to już przed wielu miliardami lat zimne chmury materii mgławicowej stały się inkubatorami wielu połączeń organicznych, powstających tu zupełnie bez współdziałania żywej materii, której wówczas jeszcze we wszechświecie nie było. Tymczasem niektóre z gwiazd, zbyt wielkie, w toku ewolucji przekraczały próg stabilności i wybuchały jako supernowe. A w tym gwałtownym paroksyzmie, dzięki obecności w nich węgla, rodziły się złożone pierwiastki, metale, których wcześniej we wszechświecie nie było. Nawet te najcięższe, o najmacywniejszych jądrach, takie jak uran i transurany. Tak to budulec i treść kosmosu ulegał wzbogaceniu w nowe odmiany i, włączony do ogólnego obiegu, wchodził w skład nowo powstających słońc, w skład tworzących się wokół nich planet. Kiedy jednak wreszcie pojawiło się życie? Zrodzeni z ognia, a byli jako bogowie. Oblicza ich jaśniały na podobieństwo słońca. Ciała mieli świetliste i nie stąpali, a unosili się jakby za nic, mając prawa natury, które ludzi przykuwają do powierzchni planety. Kiedy znaleźli się przy ziemi, widzieli wszystko dokładnie, nie potrzebując pomocy przyrządów ani nie musząc zniżać się ze swej wysokości. Dostrzegali wielką mnogość roślin i zwierząt, wśród których prym wiodły przedziwne stwory o fantastycznych postaciach, poruszające się w wodach, na lądzie i w powietrzu. Nie potrzebowali rozmawiać ze sobą, by podjąć decyzję. Ich myśli były jedne. Świat ogromnych gadów musiał zginąć, by ustąpić miejsca przodkom tych, którzy mieli objąć rządy siebie. Nagle więc nastała przerażająca jasność. Słońce, całe niebo zniknęło w olśniewającym blasku, który stawał się bolesny, nie do zniesienia. Odległy pomruk przerodził się w grzmot, wybuchnął hukiem gigantycznej eksplozji. I natychmiast zapadły nieprzeniknione ciemności. Nad oceanem rozpętał się orkan. Wzburzone masy powietrzne, zmieszane z parą i gęstą mgłą, niosące coraz większe ilości rozpylonych skał, przewalały się w huraganowym pędzie nad rozszalałym morzem. Kiedy po bardzo długim czasie przyszło uspokojenie, nadal całą powierzchnię Ziemi spowijał rok. Zapanowała noc bez końca i ustał całkowicie dopływ światła i ciepła. Pierwsze masowo zareagowały mikroskopijne organizmy morskie. Plankton rozwijający się normalnie dzięki energii promieniowania słonecznego. Kiedy zabrakło światła, los ich został przypieczętowany. Zanikły ich funkcje życiowe i drobne żyjątka opadały martwym deszczem w głąb morza, ku jego dnu, a wody stały się jałowe. Zabrakło pokarmu dla bardziej rozwiniętych organizmów. I ginęły masowo coraz doskonalej uorganizowane zwierzęta, znajdujące się na wyższych szczeblach drabiny ewolucyjnej. A przecież jeszcze nie tak dawno temu wody i powietrze i lądy roiły się od stworzeń. Prym wodziły wielkie gady, zwane dinozaurami, wyglądem i rozmiarami swych cielsk często przypominające legendarne smoki. Niektóre z nich, takie jak brachiozaury i diplodoki, były tak rozrosłe, że ważyły i 50 tysięcy kilogramów. Żyły w przyjemnym, łagodnym klimacie. Rozwijały się bez zakłóceń, bez emocji. Mózgi ich były bardzo małe w porównaniu z rozmiarami ciała i tak powoli, że jak się ocenia, takie, np. brontozaury, uzyskiwały dojrzałość dopiero w wieku lat około dwustu. Diplodoki po długim okresie wegetacji osiągały długość nawet 30 metrów. Nieco krótsze brachiozaury natomiast żerowały w zbiornikach wodnych, chodząc po ich dnach. Natura sprawiła więc, że wzrost dorosłych zwierząt bywał dwukrotnie większy niż współczesnych żyraw. Na lądzie chodziły i biegały dinozaury o budowie szkieletu mającej pewne cechy ptasie. Były to poruszające się na dwóch potężnych kończynach i wspierające się na wielkim rozrośniętym ogonie roślinożerne gady spokrewnione z iguanodonami czy drapieżne, wysokie tyranozaury o paszczach najeżonych silnymi, ostrymi zębami. Jakże kontrastowali z nimi ich czworonożni krewni, budową ciała przypominający nosorożce, niezgrabne, masywne stworzenia o głowach przedziwnie opancerzonych i uzbrojonych w fantazyjne wyrostki. Na powierzchni mórz uwijały się spokrewnione z dinozaurami gady, plezjozaury o obłych cielskach i łopatkowatych kończynach dostosowanych do nadawania ruchu w wodzie. W powietrzu natomiast unosiły się inne jeszcze gady, Pteranodony, z charakterystycznym wyrostkiem na głowie ułatwiającym podobno sterowanie. Patrząc na nie z daleka można i było wziąć za jakichś krewnych obecnych albatrosów, żeglujących na niesłychanie rozciągniętych skrzydłach niby osobliwe szybowce bez kadłuba. Życie pleniło się wszędzie. Nastąpiła jednak, tak jak my to dziś oceniamy, naderwąska specjalizacja. Poszczególne gatunki praktycznie osiągnęły prawie kres rozwoju i nie miały już możliwości dźwignięcia się wzwyż. Nie posiadały żadnych szans, dysponując przecież małymi tylko mózgami, a często wyolbrzymionymi ciałami. Masy mięsa zanurzone w obfitości pokarmu, pleniące się niby drożdże w zaczynie i wypełniające świat jakże ubogich intelekt. Natura nie mogła już istotnie zmienić cech zaprogramowanych w ich aparacie genetycznym. W zapisie w komórkach płciowych, przekazywanym z pokolenia na pokolenie i interrugującym budową i funkcjami ciała. Sytuacja była w jakiś sposób podobna do przypadku starszego już wykwalifikowanego drwala wykonującego swój zawód od lat młodzieńczych, któremu by kazano zająć się pracą zegarmistrzowską czy nawet badaniem cząstek elementarnych materii. I wtedy przyszła katastrofa. Był to jeden z największych zdanych w historii Ziemi kryzysów ekologicznych. Nic więc dziwnego, że od wielu lat uczeni i zapaleńcy dyletanci głowią się nad rozwiązaniem osobliwej zagadki tego kataklizmu. Pierwsi poszukują wytłumaczenia najbardziej naturalnego, wskazując na stopniowe oddziaływanie różnych czynników, a stronią od dopatrywania się zagłady w katastrofach, kierując się wrodzoną nieufnością do rzeczy niezwykłych. Najprościej wprawdzie powiedzieć, że coś nagle zniknęło, bo wybuchło. Spaliło się bez śladu, zapadło pod ziemią albo dlatego, że tak chcieli kosmici, władający siłami wręcz magicznymi. Cuda nie zdarzają się jednak na zawołanie, ani gwiazdy, ani planety, ni góry na nich czy oceany lub nowe gatunki zwierząt nie powstają nagle, w ciągu jednej na przykład nocy. Natura działa i doznaje przeobrażeń w zupełnie innej skali przestrzennej i czasowej niż ta, w jakiej toczy się nasze ludzkie życie. Zamknięci w kręgu naszego domu, swojej miejscowości, ojczyzny i na ogół nie tak często wyprawiający się do innych, zwłaszcza dalszych krajów, ograniczeni w przedziale kilkudziesięciu jedynie lat życia, skłonni jesteśmy do nieuzmysłowiania sobie, że przyroda przeobraża się w skali całej planety. A czas tych przeobrażeń mierzony jest dziesiątkami tysięcy, milionami i miliardami lat. W czym zatem można i należy doszukiwać się przyczyny w zasadzie nagłego zniknięcia dinozaurów i innych gadów, nagłego oczywiście w owej wielkiej skali czasowej. Trzeba tu koniecznie dodać, że wrogi czynnik czy czynniki nie sprzysięgły się wyłącznie przeciw dinozaurom. Zagładzie uległo również wiele innych gatunków. Przede wszystkim żyjących w morzach. Wyginęły głównie masy planktonu, drobnych organizmów morskich, i to tak wyraźnie, że datę owego zaniku, przypadającą 65 milionów lat temu, przyjęto jako koniec okresu kredowego ostatniego w erze mezozoicznej średniowieczu Ziemi a początek trzeciorzędu należącego już do ery kenozoicznej nowożytnej. Zniknęły zresztą różne niespokrawione za sobą zespoły zwierzęce. W morzach obok planktonu wyginęło aż 40% gatunków gąbek i 100% amonitów będących głowonogami, a także 25% liliowców należących do szkarłupni i 25% ryb. Zachowało się natomiast wiele zwierząt lądowych, ale raczej niewielkich, bo o ciężarze ciała nie przekraczającym 25 kg. Należały do nich saki, które jednak ważyły jeszcze mniej, tyle ile nasze współczesne indyki. Badacze, broniąc się przed dopuszczeniem zbyt śmiałej myśli o katastrofalnej zagładzie dinozaurów, argumentowali, że zagłada nie była taka nagła, zwłaszcza jeśli pominiemy sprawę rzeczywiście szybkiego zaniku planktonu morskiego. Jednakże większe i mniejsze dinozaury, a także zwierzęta wielu innych grup wyginęły w czasie z pewnością krótszym od 100 tysięcy lat, a chyba znacznie jeszcze bardziej ograniczonym. Dlatego też należy wykluczyć, by mogły to spowodować zmiany klimatyczne. Wprawdzie pod koniec okresu kredowego klimat się stopniowo pogarszał, następowało ochłodzenie, które trwało około 10 milionów lat i zakończyło się dopiero w trzeciorzędzie. Wyginięcie masowe wielu zwierząt, a także roślin zdarzyło się jednak w czasie znacznie krótszym. Co więcej, pomimo pogarszania się, klimat był wówczas w istocie łagodny. Na przełomie krady i trzeciorzędu średnia temperatura na rondzie wynosiła około plus 20 stopni Celsjusza. Bylibyśmy dziś zadowoleni z takiego klimatu. Nawet w głębinach morskich ciepłota utrzymywała się na poziomie plus 13 stopni, podczas gdy dziś jest tam prawie o 10 stopni chłodniej. Tymczasem w Pleistocenie. W ciągu ostatniego półtora miliona lat następowały kolejne okresy silnych zlodowaceń, a nie było wtedy żadnej masowej zagłady żywych organizmów. Pod koniec okresu kredowego pojawiły się na lądzie rośliny kwiatowe, a jeśli były kwiaty, był i pyłek. Wiemy wszyscy, jak niektórzy uczuleni ludzie cierpią na wiosnę ulegając alergicznej dolegliwości znanej głównie pod nazwą gorączki siennej. Być może więc dinozaury padły wtedy po prostu ofiarą gigantycznie rozprzestrzenionej alergii, ginąc z powodu potwornego kataru i astmy. Jest to żartobliwa hipoteza, zaproponowana dla wykazania pewnej bezradności paleontologów przez Roberta Dota z Uniwersytetu Wisconsin w Madison oraz Rogena Batena ze znanego amerykańskiego Muzeum Przyrodniczego w Nowym Jorku. Nikt oczywiście, łącznie z samymi autorami, nie bierze tego pomysłu poważnie. A może po prostu na Ziemię spadła kometa? Tym razem nie jest to żart. Hipotezę taką, trzeba przyznać, dość niezwykłą zaproponował w roku 1973 człowiek poważny, słynny uczony. Odkrywca tak zwanej ciężkiej wody, która kiedyś odegrała pewną rolę w wyzwoleniu energii jądrowej, a później wybitny planetolog, profesor Harold Urey. Jądro komety jednak to kulista bryła brudnego lodu. Brudnego, bo zawiera on pewną ilość pyłu, o średnicy ocenionej przeciętnie na kilka kilometrów. Znamy jeden dość prawdopodobny przypadek runięcia takiego jądra na siebie. Był to słynny meteoryt tunguski. Wtedy jednak, jak się ocenia, skutek ogromnego nagrzania powierzchniowych warstw ciała i powstałych nadzwyczaj wielkich naprężeń mechanicznych, obiekt taki eksplodował na wysokości gdzieś 7 czy 10 km nad powierzchnią Ziemi. Wybuch powalił tangę na obszarze o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów. Pył rozproszył się głównie w atmosferze powodując przez lata piękne zorze o wschodzie i zachodzie Słońca, a woda jądra kometarnego wyparowała. Nie było jednak ani ochłodzenia klimatu, ani tym bardziej żadnej katastrofy ekologicznej. Gdyby nawet kometa była wyraźnie większa od tunguskiej, skutki jej spadku nie byłyby aż takie, by wytrzebić dinozaury i dać się tak poważnie we znaki całej biosferze naszej planety. Także i wówczas, gdyby na powierzchnię Ziemi spadł deszcz zawierający cyjanowodór i jego pochodne, występujące zawsze w pewnych ilościach w materiale jądra komety. Lokalne stężenie tych połączeń z natury rzeczy musi być wówczas niewielkie. Po spadku meteorytu tunguskiego nie stwierdzono też w przyrodzie Syberii żadnych szkód mogących pochodzić od związków cyjanowych. Jest to oczywiste, bo nie było ich na Ziemi również w roku 1910. Kiedy nasza planeta zanurzyła się w warkoczu słynnej komety Haleja. Hipoteza spadku ciała kosmicznego przed 65 milionami lat odżyła w roku 1979. Pierwsze wieści na ten temat dotarły do mnie w postaci notatek w prasie naukowej. Dopiero jednak po nocy, w czasie której dosłownie wyrzuciło mnie z łóżka krótkotrwałe trzęsienie ziemi o natężeniu 6,4 w skali Richtera, zdałem sobie w pełni sprawę z doniosłego znaczenia myśli o kosmicznej przyczynie zagłady dinozaurów. Trzeba poczuć pod stopami kołysanie skorupy planetarnej, żeby sobie uświadomić, co musi się dziać, kiedy nie są to tylko wstrząsy wprawiające w ruch latarnie uliczne powodujące sporadyczne zarysowanie się ścian, spadanie nieumocowanych przedmiotów i paniczny krzyk nagle obudzonego ptactwa. W sali Takanała kanała Prince Hotel wszystko to unauczniło mi się z taką wyrazistością akurat dlatego, że właśnie o zniszczeniu rodu dinozaurów przez spadek na Ziemię nie komety jednak, lecz planetoidy, mówił profesor Luis Alvarez. Laureat Nagrody Nobla, kierujący pracami wielkiego zespołu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Wszystko zaczęło się we Włoszech, w Gubio, gdzie w trakcie badań geologicznych syn profesora Alvareza, Walter, natrafił na przekładkę z gliny ściśle między warstwami pogodzącymi z okresów kredowego i trzeciorzędowego. Powstanie tej właśnie nieoczekiwanej przekładki wymagało wytłumaczenia. Skąd się ona wzięła? Ponieważ na początku trzeciorzędu brak było planktonu, tak o obficie występującego w kręcie, profesor Alvarez postanowił zbadać jego losy w owym krótkim geologicznej skali czasie pomiędzy obu okresami. W tym celu należało stwierdzić częstość występowania szkielecików organizmów, które wchodziły w skład planktonu we wspomnianej przekład gliny. Profesor Alvarez stosując precyzyjne metody współczesnej analizy chemicznej sądził, że w ten sposób wyznaczy szybkość gromadzenia się obych szkielecików opadających kiedyś na morskie dno, a zatem i szybkość tworzenia się gliniastego osadu. Jego powstawaniu towarzyszy wsiewanie się weń deszczu mikrokulek pochodzących z pyłu kosmicznego nieustannie wpadającego w atmosferę ziemi. Profesor Alvarez uważał, że wyznaczając zawartość charakterystycznych składników mikrokulek w poszczególnych warstewkach gliny, stwierdzi jakie było tempo nawarstwiania jej przykładki. Wybrał iryt, szlachetny metal z grupy platynowców, odznaczający się nawiasem mówiąc największą gęstością i ciężarem właściwym ze wszystkich pierwiastków, i tak wielką twardością, że zastosowano go powszechnie w czubkach wiecznych piór i w ostrzach żyletek. Oczywiście ten iryt czerpie się z ziemskich surowców. W materiałach meteoretycznych występuje on w znikomych stężeniach, ale jednak wyraźnie większych niż w skałach ziemskich, i dlatego jest on bardziej dobrym znacznikiem wskazującym na kosmiczne pochodzenie. Trzeba teraz wyobrazić sobie miny badaczy analizujących glinę z pogranicza kredy i trzeciorzędu wydobytą w Kubio. Natrafili na coś podejrzanego. Glinasta przekładka zawierała trzydziestokrotnie więcej irydu niż sąsiadujące z nią warstwy. Nic nie pomogło niedowiarstwo. Powtarzane wielokrotnie badanie potwierdzały pierwotny, zaskakujący wynik. Tworzeniu się warstwy gliny towarzyszyło wydatne zwiększenie ilości spadającej wówczas na Ziemię materii kosmicznej. I było to zjawisko ogólnoplanetarne. W różnych miejscach naszego globu znajdują się gliniaste przekładki z tego samego okresu. Materiał pochodzący z okolicy dunskiego Heyrop Church zawiera aż 200 razy więcej irydu niż skały z nim sąsiadujące. Znaczny nadmiar tego platynowca występuje również w odpowiednim warstwie rdzeni wydobytych w czasie głębokich wierceń z dna morskiego na Pacyfiku, a także w przekładkach z Holandii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. U schyłku kredy nadszedł więc ten sądny cień. Objawił się uderzeniem kosmicznego młota z kamienia o średnicy ocenianej na mniej więcej 10 km, a więc o rozmiarach większego miasta. Cios musiał wybić w skorupie Ziemi otwór znacznie rozleglejszy. Mówi się o kraterze mającym średnicę prawie 180 km. Gdyby więc planetoida spadła w połowie drogi między Warszawą a Kielcami, powstałaby jama zwana przez specjalistów astroblemem, która wchłonęłaby również oba te miasta. Kiedy przyjrzeć się powierzchni naszej planety z pokładu wysoko lecącego samolotu, a jeszcze lepiej ze stacji kosmicznej lub przez okno wahadłowca, można dostrzec tu i ówdzie koliste struktury pozostałe po dawnym bombardowaniu przez ciała z dalekiej przestrzeni. Należy do nich słynny krater Baringera w Arizonie, o rozmiarach tylko niewiele ponad 1 km. Pochodzący sprzed zaledwie 20 tysięcy lat. Należy też południowoafrykański pierścień Wredefort, którego strefa deformacji, a więc wyraźnie zaburzonej struktury skał, ma obecnie rozmiary 200 km. Pod tym względem, więc byłby to kandydat na świadka wydarzeń z przełomu Kredy i trzeciorzędu. Ma on jednak dwa zasadnicze mankamenty. Pierwotny krater mógł mieć średnicę nie większą niż około 50 km. Przede wszystkim jednak powstał gdzieś 250 milionów lat temu, a więc jeszcze w Permie, na wiele dziesiątków milionów lat wcześniej, zanim na naszej planacie w ogóle pojawiły się dinozaury. W istocie nigdzie, na żadnym kontynencie nie można było znaleźć nie tylko dostatecznie dużego, ale i w ogóle ani jednego astroblemu pochodzącego z przełomu kredy i trzeciorzędu. Zrodziło się stąd podejrzenie, że spadek fatalnej planetoidy nastąpił na morzu, a astroblem powstał po prostu na jego dnie i dlatego też dotąd nie został wykryty. Wbrew pozorom, że woda musiałaby złagodzić skutki katastrofy, było to coś znacznie gorszego niż uderzenie kamiennego ciała kosmicznego w twardy ląd. Rozpalona ogromna bryła z potwornym hukiem przebiła kilkukilometrową warstwę morza i rozdarła monumentalnie cienką skorupę planetarną. Przez prawie 200-kilometrowy otwór wybuchła znajdująca się tam pod wielkim ciśnieniem rozpalona magma. Zatknięcie ognia i wody musiało wstrząsnąć całą Ziemią. Kiedy 100 lat temu, w roku 1883, wybuchł wulkan Krakatału na jednej z wysp w Cieśninie Sundajskiej, a przez jego rozwaloną ścianę wlała się woda oceaniczna, po prostu wyleciał on w powietrze. Było to wydarzenie raczej drobne w porównaniu z katastrofą z pogranicza Kredy i Trzeciorzędu. A przecież huk eksplozji Krakatału dotarł do odległej o ponad 4000 km Australii. A olbrzymia chmura popiołu wulkanicznego wzbiła się aż w stratosferę i okrążyła Ziemię w ciągu zaledwie 13 dni. Wybuch wytworzył ogromną falę morską o wysokości do 36 metrów, która obiegła połowę kuli ziemskiej. Wdarłszy się daleko w głąb Jawy i Sumatry, fala ta zmiotła prawie 40 tysięcy ludzi. Kataklizmowi sprzed 65 milionów lat towarzyszyły nieporównanie groźniejsze skutki. Ocean zawrzał na obszarze o rozmiarach setek kilometrów, a kolumna pary wzbiła się natychmiast wysoko w atmosferę, porywając za sobą nieprawdopodobne ilości rozpylonej materii skalnej, 100 razy większe od masy samej planetoidy. Liczby te są tak ogromne, że wyobraźnia nie nadąża za nimi. Objętość odparowanej niesłychanie gwałtownie wody morskiej można ocenić na 800 tysięcy kilometrów sześciennych. Gdyby pokryć nią całą powierzchnię Polski, zatonąłby w tym żywiole nawet 2,5-kilometrowy wierzchołek rysów. Natomiast masa rozpylonego materiału skalnego wynosiła co najmniej setki milionów ton. Gdyby więc spadła na nasz kraj, osiadłaby na nim powłoką o grubości prawie 2 km. Cała ta masa roztartych i częściowo odparowanych skał została wyrzucona w atmosferę i wytworzyła tam nieprzeniknioną dla świata oponę. Ziemię na lata spowił mrok. Niżej zaś w troposferze para wodna uległa kondensacji i powstała gruba, ogólnoświatowa warstwa chmur. Zjawiska te przebiegały z niezwykłą gwałtownością. Natychmiast po katastrofie wzburzyły się niesłychanie wszystkie morza planety. W atmosferze rozszalały się nieznane nam dziś huragany, potworne trąby powietrzne i wodne. Zagłada zawisła nad wszystkim, co żyło. Nie sposób nawet wyrazić słowami to, co się wówczas działo. Wszystko było w ruchu gwałtownym i nieuporządkowanym. Ziemia i skały, woda i atmosfera, skłębione masy wszelkiej materii przewalały się po powierzchni globu. Rośliny smaganem zburzonymi żywiołami kładły się i były wyszarpywane z gleby, jeśli nie zdołały ich utrzymać rozgałęzione i dostatecznie silne korzenie. Zwierzęta szukały schronienia w załamaniach terenu, szczelinach i grotach. Najtragiczniejszy był los wielkich zwierząt, do których należały dinozaury. Ślady zachowane w materiale skał są bardzo skąpe i zapewne nie potrafimy ich jeszcze odczytywać. Może kiedyś, gdy głębiej sięgniemy w tajniki materii, odsłoni nam ona tajemnicę kataklizmu sprzed 65 milionów lat. Wszystko jednak wskazuje, że było to wydarzenie w kosmicznej skali czasu nagłe, nemesis, która dotknęła głównie organizmy morskie. Ofiarą katastrofy padły również rośliny, ale nierównomiernie. W zachodniej części Ameryki Północnej, zwłaszcza zaś na Alasce i w Kanadzie, a także w południowo-wschodniej Syberii wyginęło być może aż 70-80% gatunków roślin. Natomiast rzecz zastanawiająca, w krajach tropikalnych roślinność tylko bardzo niestacznie ucierpiała. Hekatomba nastąpiła jednak w planktonie morskim, rozwijającym się normalnie w stosunkowo ciepłej wodzie. Zagłada była gwałtowna i prawie całkowita, wywołana, jak można dziś sądzić, brakiem światła i spadkiem temperatury. I w ten sposób zostały rozerwane skutecznie łańcuchy pokarmowe, a to, co ocalało z szaleństwa żywiołów, znalazło się na progu wtórnego nieszczęścia śmierci głodowej. Ginęły organizmy żywiące się planktonem, a potem kolejno następne, będące konsumentami poprzednich. Tak zwaliła się piramida życia, które przetrwało głównie na lądzie i głównie w postaci niewielkich, niewyspecjalizowanych stworzeń, takich jak przede wszystkim ssaki. Są ludzie, którzy w całym tym gigantycznym wstrząsie ogólnoplanetarnym dopatrują się interwencji spoza Ziemi. Czyż nie istnieją obce cywilizacje? Bezmiar wszechświata, niezliczona ilość gwiazd, logika procesów rozwojowych materii kosmicznej przemawiają za mnogością planet, na których zrodziło się życie i powinny powstać inne istoty inteligentne. A jeśli tak, to niektóre z ich społeczności rozwinęły, musiały rozwinąć cywilizacje nieporównywalnie doskonalsze niż nasza. Kosmici owi poruszają się w niewyobrażalnie wielkich przestrzeniach międzygwiezdnych, z równą swobodą jak ludzie w powietrzu, podróżując do niezmiernie odległych systemów planetarnych, odwiedzają niejeden raz Układ Słoneczny, obserwują nas ukryci za zasłonami materii, korzystając z zadziwiających sposobów, jakie my może poznamy kiedyś, w bardzo dalekiej przyszłości. Jesteśmy dla nich większymi dzikusami niż dla nas prymitywni Papuasi z Nowej Gwinei, żyjący jeszcze głęboko w mrokach epoki kamiennej. Ci niestani nam gwiezdni bracia opiekują się nami, nadzorują nasz rozwój. Stanowimy dla nich coś w rodzaju mieszkańców kosmicznego ogrodu zoologicznego, w którym mamy zapewnione kontrolowane istnienie, ale z którego nie potrafimy się wymknąć ograniczeni niedoskonałością naszego rozumu i umiejętności. Owi wielcy kosmici pozostają nieuchwytni, nie chcąc jawnie interweniować w naszą ewolucję. I tylko niesłychanie rzadko, jak w owym wizjonerskim filmie Artura Clarka 2001 Odyseja Kosmiczna, oddziałują z ukrycia, korzystając ze środków, o których możemy jedynie marzyć. Są oni przecież na takim już poziomie cywilizacyjnym, że potrafią czerpać energię z całych gwiazd, zmieniać orbity planet, niweczyć jedne światy, a inne powoływać do istnienia. Zaiste są to bogowie, odwiedzający nas w latających spotkach i objawiający się nowoczesnym prorokom, adamskim czy Denikanom, abyśmy uwierzyli. Abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy tylko mrówkami wśród bezliku kosmicznych społeczności olbrzymów, którzy nas wywiedli z letargu i dbają o nas, jak my, o uzyskanie szlachetnej rasy koni. Czy nie było, nie jest w mocy owych kosmicznych bogów torowani nam drogi wśród przeciwności materii? Katastrofy naturalne są przecież dziełem przypadku i skutki ich muszą być przypadkowe. W dziejach Ziemi niejednokrotnie zdarzały się kataklizmy w skali całej planety. A przecież w ich następstwie nie powstał chaos i rozprężenie, lecz przyroda dokonywała przeskoków w kolejne szczeble drabiny ewolucyjnej, tworząc coraz doskonalsze postacie, nie ulegając degeneracji i cofnięciu w rozwoju. Przytrafiło się to również na przełomie kredy i trzeciorzędu. Wielka zagłada utorowała drogę ssakom, które, podobnie jak dinozaury, powstały w późnym Triasie około 200 milionów lat temu. Ale zaczęły się rozwijać lawinowo dopiero wtedy, gdy wielkie gady, ginąc, ustąpiły im miejsca. Prawda jest jednak inna. Nie potrzeba koniecznie interwencji nad istot. Przyroda sama nie zmierza do chaosu. XIX-wieczny pogląd faworyzujący myśl o narastaniu nieporządków w naturze stanowił wynik niewłaściwej interpretacji praw tej natury na gruncie termodynamiki klasycznej. Obserwuje się wprawdzie powszechną tendencję do wyrównywania i skłonność do rozpraszania. Na Ziemi i innych ciałach niebieskich góry i wzniesienia ulegają stopniowemu rozpadowi i starciu, przekształcając się w równiny, a gdy w końcu wygaśnie ciepło wewnętrzne globów, zanikają zjawiska wulkaniczne i tektoniczne. Siły przyrody niwelują powierzchnie planetarne. Gwiazdy trwają nieustannie swą energię w przestrzeni kosmicznej i gasną. Można by sądzić, że w końcu cały wszechświat powinien wypełnić się równomiernie rozproszonymi cząstkami, pyłem, gazem i rozsianym promieniowaniem, osiągając średnio bardzo niską temperaturę. Byłaby to po prostu śmierć cieplna. Tymczasem zagładzie jednych światów towarzyszą narodziny następnych. Wielkie gwiazdy w końcowym stadium swego rozwoju rozbłyskują jakąś supernowę. Gigantyczne ich eksplozje sprężają materię międzygwiazdną, z której powstają nowe gwiazdy. Starcz materii zagęszczonej wokół niektórych młodych słońc tworzą się planety, przechodząc skomplikowane cykle ewolucyjne. Jest coś dziwnego, coś zaskakującego w prawidłowościach rozwoju ciał układów gwiazdowych. coś co naszym zdumionym oczom ujawniło się dopiero niedawno. Natura non facit saltus Powiedział XVII-wieczny filozof i matematyk niemiecki Gottfried Wilhelm Leibniz, nie wiedząc, że właśnie skokowość przemian jest czymś wrodzonym i nieodzownym. Skokowo jest pochłaniana energia w atomach i wyzwalana w postaci promieniowania. Skokowo przekształca się materia ze stanu gazowego w ciekły, z ciekłego w stały. Skokowo zmieniają się substancje, przechodząc przy odpowiednich zmianach temperatury i ciśnienia z jednej fazy w drugą. Skokowo następują zasadnicze przemiany ewolucyjne ciał niebieskich, pojawiają się nowe kategorie roślin i zwierząt. To jest i była droga rozwoju materii, dzięki któremu powstaliśmy my ludzie, nasze ciała, nasze mózgi. Początki drogi gubią się w mrokach czasu. Możemy jednak z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć cały ten szlak, i chociaż zapewne mylimy się w niejednym jak trudno przecie rekonstruować przeszłość z zatartych poszlak. Ogólny jej obraz, wywołany przez nas dzięki dociekaniom naukowym, zapewne nie tak bardzo odbiega od rzeczywistego. Na początku był chaos mgławicy okołosłonecznej, kłębiącej się wokół powstającej gwiazdy. Krążyły i wirowały gazy i ziarna pyłu. W ciągu dziesiątków i setek milionów lat skupiały się w bryły, w nawarstwiające się, wypełnione gazem ciała, nazywane przez nas planetę zymalami. A potem, dzięki specyficznym mechanizmom oddziałującym w materii, nastąpił skok. W stosunkowo krótkim czasie, drobnym w kosmicznej skali, planety zymale, zderzając się ze sobą, utworzyły protoplanety. Były to duże ciała, nabrzmiałe od gazów, o średnicach może i dziesięciokrotnie większych niż obecnie. I znów jak poprzednio na materię rozproszoną w pierwotnej mgławicy około słonecznej oddziaływały tu siły wewnętrzne i siły zewnętrzne, kosmiczne. Gdyby ich nie było, pierwotne Ziemia i inne planety pozostałyby prawie niesmienione. Jednakże świeciło na nie słońce wysyłało ku nim strumienie rozmaitych promieniowań, także w postaci cząstek naładowanych. Spadały mniejsze i większe fragmenty materii, od czasu do czasu rozbłyskiwały w stosunkowo nie tak wielkiej odległości supernowe, cały układ wnikał w obłoki materii międzygwiazdowej. Jednocześnie oddziaływały pola grawitacyjne gwiazdy centralnej i własne, a jak w przypadku Ziemi również niemałego Księżyca. Materia ciał ulegała nieustannym naciskom i zdarzeniom. była popychana, ściskana, potrącana, uderzana. Nie było i nie ma w kosmosie spokoju. Panta Ray. wszystko płynie. Dopiero jednak od niewielu lat zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że dzieją się rzeczy osobliwe. W prawie, że pustej przestrzeni kosmicznej, materia rozprasza się w postaci okruchów i promieniowania. Jednocześnie w innych miejscach ulega skupianiu i co więcej dźwiga się wzwyż, osiągając coraz doskonalsze poziomy organizacji i rozwoju. Pod wpływem różnych sił zewnętrznych w odpowiednich warunkach odchyla się ona od stanu równowagi i wynikiem tego nacisku jest nie chaos, lecz przejście do innego stanu. Ziemia i inne ciała układu słonecznego, znajdując się w sieci najrozmaitszych oddziaływań, ulegały więc przemianom, przede wszystkim rozwarstwieniu. Jest to jakaś specyficzna własność materii, którą człowiek naśladuje w swoich wyrobach. Robi to jednak w sposób sztuczny, wytwarzając materiały warstwowe, czy konstruując warstwami różne urządzenia. W naturze ów rozdział następuje samorzutnie. Z chaotycznej mieszaniny różnych substancji powstają układy rozdzielonych postaci materii. I tak w skokowym procesie zwanym katastrofą żelazną w Ziemi i niektórych innych ciałach lawinowo nastąpiło wydzielanie się metali i skupienie w jądro. Atmosfera uległa rozwarstwieniu. Powstała troposfera, w której rozgrywają się wszystkie zjawiska meteorologiczne. Stratosfera, bardzo zimna i stosunkowo statyczna, Mezosfera, w której pod wpływem promieniowania słonecznego przebiegają reakcje fotochemiczne i gorąca, ale bardzo już rozrzedzona termosfera. Owo skokowe rozwarstwienie i to o wyjątkowym znaczeniu nastąpiło również w cienkiej warstwie granicznej między troposferą a skórą ziemską. Tutaj, prawdopodobnie w płytkich zbiornikach przy brzegach mórz, gromadziły się około 4 miliardów lat temu substancje organiczne. Pochodzące z otaczającej przestrzeni międzyplanetarnej, z wnętrza planety, a wytwarzane również w ogromnych ilościach w atmosferze pod wpływem wyładowań atmosferycznych, działania promieniowania słonecznego i innych czynników. Zagęszczający się skutkiem ich parowania roztwór, bulion pierwotny, stał się miejscem narodzin pierwszych żywych organizmów. Wyłoniły się w nim nagle żyjątka bez oczu, bez krwi i nerwów, bez kończyn i żołądka. Miniaturowe twory chłonące pokarmy całą powierzchnią swych znikomych ciałek, a po przetworzeniu wydalające substancje odpadowe tą samą powierzchnią. Mijały miliony czy nawet setki milionów lat i dopiero po upływie tak długiego czasu, w wyniku oddziaływań zewnętrznych, nacisku środowiska, Zaczęły następować skoki na wyższy szczebel rozwojowy. Ustroje o doskonalszej organizacji, lepiej przystosowane do otoczenia, zajęły miejsce ubogich swych przodków. Długo jednak trwała ewolucja na poziomie bakterii i glonów. Miliardy lat musiały przejść, zanim mogły się pojawić organizmy wielokomórkowe. Jest to też pewna prawidłowość rozwoju materii. Im młodość trwa krócej, im szybciej organizm staje się dojrzały, tym wcześniej więdnie. Więdnie też jego intelekt, niezdolny do osiągnięcia tak doskonałego szczebla, na jakim by się znalazł, gdyby rozwijał się dłużej. Dziecko ludzkie ma wyjątkowo długi okres młodości. Jest znacznie dłużej nieporadny od chociażby młodego szympansa, który osiąga dojrzałość płciową już w wieku 8 do 12 lat. Ten rozciągnięty czas dojrzewania ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i uzyskania fundamentalnych informacji, nabycia podstawowych umiejętności. Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zdała już sobie przyswoić. Ta sama genialna zasada dotyczy ewolucji szerszych kategorii organizmów, dotyczy całej biosfery. Jej młodość musiała trwać długo, nawet w skali istnienia planety. Biosfera ta musiała pozostawać na poziomie jednokomórkowców pozbawionych jeszcze jądra przez około 2,5 miliarda lat. Pierwsze organizmy wielokomórkowe powstały, jak można sądzić, dopiero w okresie pomiędzy 800 a 700 milionami lat temu. Komórki natomiast pojawiły się na Ziemi jako nieodzowne stadium organizacji materii prawie wraz z życiem, a więc przed około 4 miliardami lat. Na tym prymitywnym szczeblu rozwojowym organizmy pozostawały zatem przez ponad 3 miliardy lat ponad 2 trzecie wieku Ziemi. Był to niesłychanie ważny i nadzwyczaj owocny okres rozwoju życia na naszej planecie. W tym właśnie czasie powstawały coraz bardziej złożone cykle przemian chemicznych. W stopniowo ewoluujących organizmach tworzyły się zalążki specjalnych aparatów, narządów pełniących funkcje trawienne, wydalnicze, wytwarzających energię nieodzowną do prawidłowego funkcjonowania całości, produkujących substancje budulcowe. Obserwujących otoczenie i umożliwiających wyzwalanie odpowiednich reakcji organizmów. Następowała specjalizacja ruchów, przemian i czynności. Wpierw w obrębie komórek, która później na wyższym poziomie miała zostać zrealizowana w organizmach złożonych, a potem na jeszcze większą skalę w społeczeństwach. Są to cudowne własności materii. Realizacja jej wznoszenia się pod prąd bezładnie działających sił których nieskoordynowana akcja powinna prowadzić do chaosu. Jest wiele nieporządku we wszechświecie, dzięki czemu nie przypomina on beznadziejnie monotonnego zbioru kostek ułożonych w równych szeregach i warstwach. Jest zmienny, barwny i piękny. Ale wśród tej papleniny materii, rozrzedzonej i skupionej, mieszającej się nieustannie i przemieszczającej na większe odległości, powstają samorzutnie twory o harmonijnej strukturze, przekształcające się w odpowiednich warunkach w doskonalsze. Żyjemy dziś w wyjątkowych czasach, kiedy młode wino fermentując rozsadza stare, niedostosowane do niego bukłaki. W tej właśnie epoce, choć zdecydowana większość tęskni do porządku i harmonii, są tacy, którzy nie chcą zauważać piękna wznoszenia się i rozwoju, które wydaje się im brutalnym skrępowaniem swobody. Ale przecież materia ma wpisane w siebie prawa decydujące o jej strukturze i dynamice, o jej przyszłości. Gdyby nie było takich praw, nic by nie mogło istnieć. Dostrzeżenie dynamiki i rozwoju materii to przywilej nowej ery naszej cywilizacji. Trzeba było dokonać zadziwiających podróży w przestrzeni i czasie, żeby móc zauważyć to, co daje się zaobserwować jedynie z perspektywy. Kiedy się stoi, wśród drzew nie widzi się lasu, z jego całą złożoną społecznością roślinno-zwierzęcą a jedynie pojedyncze pnie, gałęzie, liście, jakiegoś owada, słyszy głosy jednego czy drugiego ptaka, może mignie ruda kita pędzącej po korze biewiórki. Przemiany flory i fauny, nie w postaci prostej zmiany położenia, następują tu wolno w porównaniu z tempem życia człowieka. Dopiero kiedy można zobaczyć wiele, bardzo wiele różnych form, podobnych i niepodobnych do siebie, w różnych stadiach rozwojowych, w wielu sytuacjach, kiedy ma się możliwość porównania bogactwa na rozmaitszych zdarzeń i zjawisk natury, można pokusić się o ich uporządkowanie, próby znalezienia logicznych ciągów, pierwsze syntezy. Charles Darwin był tym, który natrafił na taką okazję, wykorzystał ją i dojrzał światło prawdy. Miał zaledwie lat dwadzieścia kilka, gdy jako niepłatny przyrodnik popłynął żaglowcem Beagle do Ameryki Południowej. Był to koniec grudnia 1831 roku, bystre dar obserwacji, tropikalne bogactwo flory i fauny, wiele miejsc odwiedzonych. Wszystko to złożyło się na niezwykły i nieprzeczuwany wynik podróży. Po pięcioletniej wędrówce Darwin powrócił w przeświadczeniu, że gatunki, podobnie jak to się okazało później z atomami, nie są czymś niezruszonym ulegają przemianom. Jaka była jednak przyczyna tych transformacji? Aż trudno uwierzyć, że wyjaśnienie pojawiło się w umyśle młodego przyrodnika przy okazji lektury rozrywkowej w postaci Rzecz zupełnie nieprawdopodobna książki głośnego i dziś Tomasa Maltusa. Jak wiadomo, Malthus twierdził m.in., że ludzkość rozmnaża się szybciej niż przybywa żywności. Darwin w przebłysku zrozumiał, iż to samo może dotyczyć świata zwierzęcego, a jeśli tak jest, to jego przedstawiciele muszą konkurować ze sobą, aby przeżyć. Następuje więc dobór naturalny. Słabsi są usuwani i giną. Ginąć też muszą gorzej przystosowane gatunki, a ich miejsce zajmują nowe. Jest to złożona i do dziś dnia nie w pełni zrozumiana sprawa. Nacisk środowiska zewnętrznego, nacisk sił przyrody nie powoduje po prostu zmiany kształtu, zwyczajów, funkcji roślin i zwierząt, a nawet najprostszych bakterii. Następuje to dzięki przemianom wewnątrz organizmów, w głębi ich komórek rozrodczych, odpowiedzialnych za przekazywanie cech fizycznych i działania tych organizmów z pokolenia na pokolenie. Mówiąc językiem współczesnym, cały przepis na bakterie, roślinę, zwierzę zawarty jest w ich tak zwanym aparacie genetycznym, zapisany tam w zagodowanej postaci w cząsteczkach specyficznych, bardzo złożonych związków, zwanych kwasami nukleinowymi. Ten przepis musi być i jest wyjątkowo skutecznie chroniony przed zmianami a jednocześnie tym zmianom podlega i musi podlegać. Gdyby był usztywniony, organizmy byłyby wszystkie jednakowe. Rzecz szokująca, wręcz niesamowita. Nieszczęście polegałoby jednak przede wszystkim na zupełnej bezbronności takich organizmów wobec zmian warunków środowiska. Gdyby owa niezmienność występowała już w pierwszych formach życiowych na Ziemi, nie mogłyby się one w ogóle rozwijać, nie powstałyby żadne doskonalsze postacie, nie byłoby roślin, zwierząt, a tym bardziej człowieka. Aparat genetyczny nie może jednak podlegać łatwym przekształceniom. Zasadnicze cykle przemian chemicznych, podstawowe narządy i ich funkcje, główne układy muszą być zachowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dlatego też w aparacie genetycznym, podobnie jak w aparaturze obiektów kosmicznych, zastosowanie znalazło zwielokrotnienie. W przypadku uszkodzenia czy wypadnięcia jakiegoś elementu istnieją elementy zastępcze służące takiemu samemu celowi. Zapis, nawet tak drugorzędnych cech, jak kolor oczu, jest rozrzucony w różnych miejscach, tak, że nie może on ulec zatarciu w prosty sposób. Można by tu sięgnąć do porównania z drukiem książki. Zecerowi, w wyrazie Kura, wypadła pierwsza czcionka i jakimś trafem zastąpił ją literą R. Zamiast poczciwego ptaka domowego pojawiła się Rura. Na szczęście wyraz ten nie był w tekście osamotniony. Tkwił w zdaniu, które pierwotnie brzmiało: Na grzędzie siedziała kura. Po metamorfozie na grzędzie pojawiła się rura, ale nawet niezbyt rozgarnięty czytelnik poznał od razu prawdziwy sens zdania. Jedno czy nawet tysiąc takich przekształceń w tekście książki nie zmieni jej treści. Zmiany zapisów w aparacie genetycznym nazwano już dawno mutacjami. Co stanowi przyczynę ich powstawania? Jednym z potężnych czynników wywołujących mutacje jest promieniowanie jonizujące, zwłaszcza w postaci masywnych cząstek naładowanych, które jako pociski działają bardzo brutalnie. Drobiny kwasów nukleinowych aparatu genetycznego podlegają jednak również różnym samorzutnym przeobrażeniom, które okazały się znacznie częstsze niż skłonniśmy byli to przypuszczać. Jest logiczne, że w świecie takim, jaki jest, z jego niezliczonymi oddziaływaniami, cząstki takie nie mogą pozostawać absolutnie niesmienne. Zawarte w nich przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie w nieco przekształconej postaci. Jednocześnie w procesie rozrodczym następuje połączenie przepisów zawartych w aparacie genetycznym obu rodziców i potomkowie dziedziczą cechy pochodzące od obu. Nie są one jednak zwykłą mieszaniną tego, co ujawniało się w ciałach rodzicielskich. Jeśli ojciec miał oczy piwne, a matka niebieskie, u dziecka nie muszą one być koniecznie zielone. Pewne cechy są dominujące, inne niejako ukrywają się w cieniu i mogą przez wiele pokoleń pozostawać jedynie w zapisie genetycznym. Owo przekształcenie się zapisów w wyniku przemian samorzutnych, wymuszonych i spowodowanych łączeniem się płci pozostaje długo w granicach pewnej normy, którą określamy na swą gatunku. Jest tu daleka, ale pouczająca analogia z wytworami przemysłowymi, które w przedziale odpowiednich rozmiarów zaliczane są do określonego typu wyrobu. Ale niekiedy zmiany są dość zasadnicze i w dalszych pokoleniach pojawiają się osobniki na tyle różniące się od dawnych swoich bliskich krewnych, że stanowią już przedstawicieli nowego gatunku. W ciągu ostatnich 40 lat biologię ewolucyjną zdominowała teoria, czy może raczej hipoteza znana pod nazwą nowej syntezy. Termin ten wprowadził w roku 1942 Julian Huxley, wybitny przyrodnik angielski, wnuk Thomasa Henry'ego, który jak wiadomo tak bardzo się zasłużył dla rozgłosu i utwierdzenia poglądów Darwina. Nowa synteza stanowiła odrodzenie darwinizmu w udoskonalonej postaci, dostosowanej do współczesnego stanu wiedzy. Julian Huxley i jego koledzy, popierający nową syntezę, zatriumfowali w roku 1946 na słynnej dziś konferencji w Princeton. Ich poglądy zostały powszechnie zaakceptowane i stały się pewnym wyznaniem wiary współczesnych ewolucjonistów. Jakie były główne tezy? Uznano, że źródłem zmienności żywych organizmów są mutacje punktowe, drobne zmiany zapisów w aparacie genetycznym. Nagromadzają się one stopniowo w populacji każdego gatunku i gatunek, niezależnie od normalnych fluktuacji w określonych granicach, ulega pewnej zmianie jednokierunkowej. Przy takim stanie rzeczy naturalne tempo przemian ewolucyjnych jest bardzo powolne. Ich kierunek jednak wyznacza dobór naturalny, oddziałujący na członków populacji. Odmiany, które przeżywają i mnożą się najlepiej, są najdoskonalej przystosowane do otaczającego je środowiska. Ukształtowanie zewnętrzne i wewnętrzne organizmów jest w nowej syntezie rozpatrywane z utilitarnego punktu widzenia. Z biegiem czasu zaczęto się zastanawiać, czy jest to cała prawda o ewolucji, o jej przebiegu, czy nie położono zbyt wielkiego nacisku na praktyczną stronę zagadnienia, czy jej nie przeceniono. Owe drobne zmiany postulowane w nowej syntezie, oczywiste w świetle zebranych informacji, a nazwane mikroewolucją, nie tłumaczyły, jak się okazało, wszystkiego. Nie wyjaśniały tak podstawowego zjawiska jak makroewolucja, to znaczy przekształceń prowadzących do tworzenia się nowych gatunków i wyższych kategorii taksonomicznych. Do spięcia doszło na wielkiej konferencji, jaka się odbyła w roku 1980 w Muzeum Przyrodniczym w Chicago. Choć z perspektywy tak krótkiego czasu, jaki upłynął od daty tego wydarzenia, nie sposób zdobyć się na zupełnie obiektywny osąd, wydaje się, iż spotkanie w Chicago miało tak samo przełomowe znaczenie jak kiedyś zebranie w Princeton. Ewolucja, jak tłumaczą to zwolennicy nowej syntezy, postępuje naprzód w statecznym tempie. Małe zmiany nagromadzają się przez okresy wielu milionów lat, objawiając się w długim szeregu stopniowo rozwijających się potomków, jak na to wskazują świadectwa zachowanych i zbadanych przez nas szczątków kopalnych. Lecz tu natrafiamy na paradoks. Zgodnie z opinią większości paleontologów, zasadniczą cechą poszczególnych gatunków, tak jakie oglądamy w postaci ich szczątków kopalnych, jest zastój, a nie zmiana. Szczątki, nikt tego nie kwestionuje, odzwierciedlają stały wzrost różnorodności i złożoności organizmów, przy czym jedne z nich wygasają, a pojawiają się nowe. Lecz z zasady pozostałości kopalne nie odzwierciedlają bynajmniej płynnego przejścia od starych do nowych ukształtowań. Gatunki, powiedział na konferencji w Chicago Stephen Gould z Uniwersytetu Harvarda, Pozostają w swych szczątkach kopalnych niezmienione przez miliony lat, a potem nagle znikają, by zostać zastąpione przez coś, co jest zasadniczo różne, ale wyraźnie spokrewnione. Brak istnienia form przejściowych tłumaczono tradycyjnie nietrwałością szczątków, które po prostu wskutek oddziaływań zewnętrznych i rozkładu wewnętrznego nie mogły się zachować po upływień geologicznych odstępów czasu. Nie można tego jednak uznać za regułę. Wydaje się wręcz niewiarygodne, by zawsze i absolutnie wszędzie musieli znikać świadkowie z pogranicza starego i nowego gatunku, a tym bardziej wyższych kategorii taksonomicznych. W Chicago wyraźnie sformułowano pogląd bardziej zgodny z wynikami badań i obserwacji natury. Poszczególne gatunki długo pozostają stabilne, a ich niewielkie przemiany oscylują jedynie wokół pewnego stanu średniego. Wreszcie jednak stabilizacja ulega zakłóceniu przez nagłe wydarzenie. Przychodzi tu na myśl katastrofa dinozaurów, którego skutkiem nowy gatunek wyłania się z pierwotnego. Ten pogląd tkwił już w bardzo kiedyś odsądzanych od czci pracach Goldsmitha z lat 30., a wykrystalizował niedawno jako tak zwana hipoteza zaburzonej równowagi Gulda i Eldredge'a. Interesujące i bardzo znamienne są pewne uwagi poczynione na konferencji chicagowskiej i nie tylko w czasie jej trwania. Wskazano na przykład na jedno ze źródeł typowych nieporozumień między paleontologami a ekologami i genetykami jest nim pojęcie skali czasu. To, co jest chwilą dla paleontologa, powiedzmy 50 tysięcy lat, stanowi nadzwyczaj długi okres dla ekologa i genetyka. A przecież w tym właśnie czasie, nader krótkim w porównaniu z 5 czy 10 milionami lat, przez jakie większość gatunków istnieje, może, zdaniem Gulda, powstać nowy. Dalej, owo przystosowanie się do warunków otaczającego środowiska, znane pod nazwą adaptjonizmu, nie może być uznane za wszechwładne. Za przykład niech posłuży czworonożność kręgowców lądowych. Można by to wprawdzie potraktować jako optymalne dostosowanie do warunków poruszania się po lądzie, ale przecież przodkowie, którzy żyli w wodzie, ryby, też mieli cztery kończyny w postaci płetw. Co więcej, kręgowce lądowe w swoim rozwoju płodowym powtarzają stadia swych praszczurów, łącznie np. ze skrzelami i związanym z nimi krążeniem krwi. Zgodnie z nową syntezą powinno być możliwe powstawanie organizmów o wszelkich rozmiarach i kształtach, a jeśli ich nie ma, to dlatego, że zabrakło odpowiednich warunków środowiska. Mówiąc przesadnie, mogłaby w naturze powstać, powiedzmy, krowa z głową przy tyle ciała. Nie można się jednak zgodzić na taki pogląd. Przystosowanie do środowiska jest rzeczą bardzo ważną, niemniej jednak wtórną. Podstawowe zasady, przepis na budowę i działanie organizmu zapisane są w aparacie genetycznym i dlatego nigdy nie może być centaurów, syren i faunów. I tak żywa materia, jej badania, Zaświadczyły nam o głębokiej prawdzie rozwoju i wznoszenia się ku pewnej doskonałości, ale nie tak jak wędrowiec spina się po stoku góry. Odbywa się to na sposób gry losowej, zgodnie jednak z pewnymi regułami, które mimo działania przypadku i praw statystyki wprowadzają porządek i harmonię. Wiele też przemawia za tym, że wznoszenie się żywych organizmów ku coraz doskonalszym postaciom następuje nie w sposób ciągły, lecz skokowy. Rzeczywiście po szczeblach drabiny ewolucyjnej. Kiedy się spojrzy z dalekiej perspektywy na cały ten rozwój życia na Ziemi, można oczyma wyobraźni dostrzec mgławicowe zarysy pewnych organizmów. Płynne jeszcze, jakby z gąski galaretki, w której tli się nieśmiały płomyk. Były one nieforemne, niejednolite, Różniły się kształtem i wielkością, były też nietrwałe. Życie gasło i zapalało się, i znów ulegało przyćmieniu. Musiało przecież walczyć z przemożnym naciskiem otaczającego środowiska. W pulsującym roztworze przybrzeżnych, bardzo ciepłych zbiorników wodnych, narodził się wreszcie prapraprzodek naszych ciał. Nie sposób dziś nawet w przybliżeniu wyobrazić sobie jego wyglądu i funkcji. Badanie materiału, aparatu genetycznego, najprymitywniejszych znanych dziś organizmów, dostarczyły jednak interesujących i zaskakujących informacji o naszej dalekiej przeszłości. Okazało się, że nasze komórki, komórki obdarzone jądrem, są jak to mówią specjaliści, chimerą. Cóż jednak ów starożytny, ziejący ogniem potwór libiński w postaci lwa z głową kozy i wężem w miejscu ogona, może mieć wspólnego z budową komórki? Po prostu chimera stanowi organizm złożony jak gdyby z obcych sobie elementów. I podobnie stało się z naszymi komórkami. Jest coś zdumiewającego w ich budowie, ich składzie wewnętrznym, ślad pradawnych zdarzeń, które spowodowały, że są one właśnie takie, a nie inne. Nigdy zapewne nie dowiemy się wszystkich szczegółów, ale dzięki nadzwyczajnemu rozwojowi współczesnej nauki natrafiamy na ślady, które zdumiewają i mówią o zaskakujących nas faktach. Można obecnie sądzić, że po powstaniu najpierwotniejszych organizmów wyłoniły się z nich trzy różne ich rodzaje. Jedne dały początek tak zwanym archebakteriom, najbardziej prymitywnym, istniejącym do dziś tworom żywym, do których zaliczamy m.in. tak zwane bakterie metanowe, żywiące się tym właśnie nader prostym gazem. Odrębną kategorię stanowią bakterie właściwe, czyli eubakterie. Były też wreszcie trzecie organizmy, które znajdowały się na początku linii rozwojowej przyszłych jądrowców, do jakich i my się zaliczamy. Między przedstawicielami tych trzech linii rozwojowych w zamierzchłych czasach musiało dochodzić do wymiany, do przyswajania pewnych ważnych elementów. To eubakterie w toku swojej ewolucji wynalazły ciałka zieleni, chloroplasty, umożliwiające fotosyntezę, czyli wytwarzanie ważnych związków organicznych przy współudziale światła słonecznego. W bakteriach powstały też owe zdumiewające centrale energetyczne przyszłych komórek, zwane mitochondriami. Chloroplasty stały się fundamentalnymi składnikami roślin zielonych, a mitochondria komórek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Natomiast ich rybosomy, fabryki nowego białka, zawierają same co najmniej jedno białko pochodzenia archebakteryjnego. Tak więc cieleśnie nie pochodzimy ani od bakterii właściwych, ani prymitywniejszych od nich archebakterii, które powstały niezależnie od naszych praońców, ze wspólnego, jeszcze prostszego przodka. Zapożyczyliśmy jednak od przedstawicieli tamtych dwóch linii rozwojowych niesłychanie ważne ich własne zdobycze, bez których w ogóle nie moglibyśmy istnieć. Niezwykły i jakże logiczny był nasz rozwój. Pokonując czas i przestrzeń, możemy dostrzec, jak stopniowo wyłaniamy się z drobnych ciałek organizmów jednokomórkowych, w których wnętrzu zapisane były już dawno i realizowane za pośrednictwem odpowiednich urządzeń podstawowe funkcje ich potomków na znacznie wyższych szczeblach udoskonalonych kategorii taksonomicznych: oddychanie, trawienie, wyzwalanie energii, przekazywanie informacji. Biegnąc w przyspieszonym tempie, widzimy rozrastanie się ciał, pojawianie się ich ochronnych powłok, a także narządów ruchu, dostosowanych każdorazowo do okalającego środowiska, zakończeń zmysłów umożliwiających jak najlepszy odbiór informacji z otoczenia. Materia żywa na każdym nowym, wyższym szczeblu rozwojowym toczyła spór ze środowiskiem, walczyła z nim i dostosowywała się, jak dziecko wchodzące po raz pierwszy do chłodnego morza. Cofała się i zanurzała znów, robiła krok wstecz, czasem kilka, a potem nieśmiało zrazu, później zaś coraz odważniej, wnikała w niedoświadczony wcześniej żywioł. Były porażki i były ofiary, a przecież materia żywa na Ziemi stopniowo opanowywała wszystkie dostępne miejsca i zakamarki, wszystkie nisze ekologiczne. W lodowych krainach podbiegunowych, mrośnych wodach antarktycznych, zbiornikach wodnych o umiarkowanej temperaturze, w ciepłych wodach zwrotnikowych, a nawet gorących, kwaśnych i zasadowych źródłach ogrzewanych ciepłem wulkanicznym o temperaturze prawie wrzenia. Organizmy żywe zasiedlają dziś wnętrze gruntu, żyją pod powierzchnią i w ciemnych, przepastnych jaskiniach. Wspinają się po zboczach gór, aż do obszarów eolicznych, na wysokość ponad 6600 metrów. Ptaki wznoszą się w powietrzu powyżej 7-kilometrowych szczytów Andów. Żywe bakterie znajdują się jeszcze w mezosferze w odległości 70 kilometrów od powierzchni siebie. Organizmy morskie opuszczają się w wielkie głębiny, gdzie są aktywne i rozwijają się nawet w ciemnościach i pod wielkimi ciśnieniami. Wytworzyły się też hierarchiczne drabiny o wielu szczeblach, na których przekazywana jest materia żywa. W polu siły ciążenia materia ta ulega degradacji, opada i służy za pokarm materii wznoszącej się. Organizmy słabsze, gorzej przystosowane, padają ofiarą silniejszych. A substancje rozkładające się są wykorzystywane przez nieprzebrane tłumy na niższych szczeblach drabiny życia. Nie tylko więc chroni się w ten sposób świat przed szkodliwymi produktami rozkładu, ale rozpadającą się materię przywraca życiu. Na Ziemi powstały zatem wielobarstwowe układy. Biocenozy, zharmonizowane z pokładem powierzchni planetarnej, oraz otaczającym środowiskiem skalnym, wodnym, gazowym, i w ten sposób życie zakotwiczyło się, wrosło w swój glob i jest pomimo wszystko trudno zniszczyć je do szczętu. Nawet w kraterach po potwornych wybuchach jądrowych żyją owady, jak się okazało, odporne na nieprawdopodobnie wielkie dawki promieniowania jonizującego. Gdyby doszło na Ziemi do katastrofy wojny atomowej, nawet wtedy byłyby szanse przetrwania i późniejszego rozwoju życia. Oczywiście kołowrót ewolucji zostałby znacznie cofnięty i bieg jego stałby się bardzo zakłócony, pewnie przez czas jakiś chaotyczny. Powstałoby mnóstwo potworności, a źródła promieniowania jonizującego istniejące dziesiątki, setki, a nawet wiele tysięcy lat po kataklizmie Stanowiłyby nie tylko ciągłe zagrożenie, ale i nieustanne miejsce nowych kaźni i zagłady. Natura jednak dysponuje mnóstwem mechanizmów oczyszczających i w końcu, ponieważ okresy jej działania mierzy się kosmiczną skalą czasu, już nawet nie milionów, lecz miliardów lat, pokonałaby zło i zapewne odnowiłaby życie na Ziemi. Byłoby ono już inne, choć w grubych zarysach powtarzające utrwalone w materii przepisy. Wytworzyłaby się nowa biocenoza, odporniejsza na promieniowanie jonizujące, lecz mniej barwna. Zresztą, można tu tylko popuścić cugle fantazji. Czy kosmici stępowali z nieba? 20 milionów lat temu powiało chłodem. Promieniowanie słoneczne docierało do powierzchni błękitnej planety, zwanej Ziemią osłabione, jakby mu zaczęło brakować przyrodzonej mocy. Co się stało? Nie ma dziś dowodów na to, że centralna gwiazda naszego układu zmniejszyła strumień wytwarzanego przez nią światła. Nie występowało też wówczas, mamy świadectwa, jakieś szczególne zapylenie atmosfery przez budzącą się aktywność wulkaniczną. Można się jedynie domyślać przyczyn narastającego chłodu. Niewykluczone, że było ich kilka, że nakładały się na siebie jak drgania struny o różnych częstościach, powodując powstawanie szczególnych oscylacji, narastania i słabnięcia zimna, które skuwało powierzchnię Ziemi sztywnymi, białymi pancerzami kolejnych zrodowaceń, zwłaszcza w ciągu ostatniego miliona lat, w tak zwanym pleistocenie, czyli czwartorzędzie. Być może w związku z przemianami w zewnętrznych warstwach Słońca następowało wówczas okresowe zmniejszenie jego aktywności, Owo osobliwe zjawisko, które niedawno zauważył J. Eddy i jego współpracownicy z Obserwatorium Wysokościowego w Boulder w stanie Colorado, gdzie tyle wierzchołków górskich wznosi się powyżej 3000 metrów ponad poziom morza. Eddy przypomniał nam, iż długotrwałe zaburzenie cyklu aktywności naszej gwiazdy zostało dostrzeżone już prawie 100 lat temu przez Spurnera i Mandera. Już ci dwaj badacze zwrócili uwagę na zaskakujący fakt na to, że w ciągu aż 70 lat w okresie mniej więcej od roku 1645 aż do 1715 praktycznie prawie nie było widać plam słonecznych. Pojawiały się one wówczas jedynie pojedynczo lub co najwyżej w bardzo skąpych ilościach, na małych szerokościach heliograficznych i istniały co najwyżej przez czas jednego obrotu gwiazdy wokół jej osi. Ów osobliwy okres zaniku aktywności słonecznej został przez Ediego nazwany Minimum Maundera. Zjawisko to w interesujący sposób odzwierciedliło się w słojach drzew. W czasie wzrostu aktywności, kiedy Słońce wysyła silniejszy, szybszy strumień specyficznego prądu cząstek namodowanych wiatru słonecznego, ze swej zewnętrznej atmosfery, korony, gdy w dolnych rejonach atmosfery gwiazdy pojawiają się liczniejsze plamy, protuberancje czy rozbłyski o temperaturze nawet dziesiątków milionów stopni, zwiększa się natężenie międzyplanetarnego pola magnetycznego. Odchyla ono wtedy silniej cząstki galaktycznego promieniowania kosmicznego, a zjawisko to jest znane pod nazwą spadków Forbusza. Owe zaś cząstki, wpadając w atmosferę Ziemi, powodują powstawanie w niej szczególnej promieniotwórczej odmiany węgla, izotopu C14. W czasie spadków Forbusza strumień jonter promieniowania kosmicznego docierający do naszej planety słabnie, lecz kiedy aktywność słoneczna zanika, wzrasta. Wtedy zaś wytwarzanie izotopu C14 musi być szczególnie obfite i większa jego ilość zostaje zasymilowana przez rośliny. To właśnie też zaobserwowano w słojach drzew pochodzących z okresu minimum Boundera. Co więcej, badając ten fenomen w bardzo starych drzewach, stwierdzono występowanie w latach 1460 do 1550 innego minimum Spyrnera, a w latach 1282 do 1342 minimum Wolfa. W czasach zaś od roku 1100 do 1250 była szczytowa faza Wielkiego Maksimum, którego początek przypadł właściwie już około roku 800, a koniec po roku 1300. W owym szczególnym okresie dryfujące lody arktyczne topniały do tego stopnia, iż między latami 800 a 900 tylko z rzadka pojawiały się na morzu w pobliżu Islandii i południowej Grenlandii, a w czasie pomiędzy rokiem 1020 i 1200 w ogóle ich nie widywano. Ośmieliło to żeglarzy i dzięki temu prawdopodobnie już przed rokiem tysięcznym, kiedy ledwie powstało państwo polskie, została przez Islandczyków odkryta Ameryka. Owa jej kraina, nazwana później przez Wikingów Winlandią, czyli krajem wina, gdzie obecnie znajduje się stan Massachusetts, znany powszechnie nie dzięki produkowanym trunkom, lecz przede wszystkim wyższym uczelniom, Instytutowi Techniki MIT i Uniwersytetowi Harvarda. W okresie minimum Mondora natomiast w drugiej połowie XVII wieku, kiedy myśli naszej i ręce były zaprzątnięte walkami ze Szwedami i Turkami, na północnej półkuli naszej planety przypadł szczytowy okres przejściowego oziębienia, nazwany Małą Epoką Lodowcową. Rzeczywiście też zrodowacenia stały się szczególnie silne i dokuczliwe, posuwając się daleko na południe. Lód dryfujący na Atlantyku uzyskał wielki zasięg. W skutek czego ustał praktycznie handel między Europą a Grenlandią. W najgorszych dekadach głód szerzył się w Szkocji, części Skandynawii i na Islandii. Myślano nawet o ewakuacji tej wyspy. W roku 1684 tamiza przemarzła na głębokość aż 1 trzeciej metra. W Anglii padło wiele sztuk bydła i wyginęły prawie wszystkie ptaki. Ochłodzeń i ociepleń powierzchni Ziemi nie można oczywiście składać na karb wyłącznie wahań aktywności naszej gwiazdy. Z pewnością na wahania te nakładają się inne zjawiska. Występują zmiany strumienia słonecznego promieniowania elektromagnetycznego, nie tylko światła, lecz również podczerwieni, nadfioletu, promieni rentgena, fal radiowych. Nierównomierny ich dopływ do naszej planety wywołany jest m.in. precesją osi jej obrotu, a także jej orbity około słonecznej. Owe obroty osi, analogiczne jak u wirującego bąka, na którym podziałaliśmy boczną siłą uderzenia bata oraz zmiany położenia orbity, wywołane są różnymi wpływami grawitacyjnymi. Usytuowanie osi obrotu Ziemi staje się inne, również na skutek wielkich przemian następujących wewnątrz samego globu. Czasami na naszej planecie rozpętuje się aktywność wulkaniczna. Przedsmak takiego wielkoskalowego kataklizmu przeżyli w latach 30. bieżącego stulecia mieszkańcy Chile i zachodniej Argentyny, kiedy rozszalały się liczne wulkany andyjskie, przez długi przedtem okres drzemiące, jakby zupełnie wygasłe. Pył erupcji odcina wtedy skutecznie dopływ światła i ciepła słonecznego do powierzchni Ziemi. Pył jednak, choć o odmiennym składzie, pojawia się też niekiedy w stosunkowo dużych koncentracjach w przestrzeni międzyplanetarnej, kiedy czasem Słońce wraz z całym swym układem wnika w gęste obłoki materii międzygwiazdowej. W obu przypadkach następować musi wyraźne oziębienie powierzchni naszej planety i jej zlodowacenie być może są też i inne, nieznane nam czynniki powodujące takie zjawisko. Jest zastanawiające, że bezpośredni przodkowie człowieka pojawili się na Ziemi prawdopodobnie około 4 milionów lat temu, a gatunek, do którego my należymy, Homo sapiens, dopiero w okresie nasilenia zlodowaceń, przed około 100 czy 150 tysiącami lat, kiedy warunki życiowe wyraźnie się pogorszyły. Żywe organizmy są tym zadziwiającym fenomenem natury, który powstał i rozwija się pod prąd ogólnej tendencji do wzrostu nieoporządkowania materii pod naciskiem środowiska zewnętrznego. Owa presja warunków działa wybiórczo, niejako zmuszając materię do przybierania doskonalszych postaci, wykonywania bardziej złożonych funkcji. Gorzej przystosowane organizmy, ale jednocześnie, a może przede wszystkim mniej wartościowe, spychane są w cień lub zostają wyłączone z gry, zanikają, giną. Musiało upłynąć około 4 miliardów lat, stosunkowo niewiele, mniej niż wynosi całkowity wiek naszej planety, by życie mogło się spiąć na zawrotne wyżyny istot inteligentnych. Za szczytowej gałęzi ewolucyjnej odszczepiła się mniejsza, z której powstały małpy, a główna wzniosła się jeszcze wyżej i ona dała początek rodzajowi ludzkiemu. Stanowi to przykład typowego rozgamęsienia, bifurkacji w toku ewolucji, która jest jednokierunkowa, odcina możliwość powrotu. Jako doskonała ilustracja takiego przebiegu służy modelowo doświadczenie J. Oster'a z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, który przeprowadził je w komputerze. Eksperyment obrazował rozwój ukształtowania skóry. Sfałdowania pewnych jej warstw w postaci wypiętrzeń prowadzą do rozwoju takich tworów jak łuski i pióra, wgłobienia zaś do powstania gruczołów, zębów i włosów. Wskazuje to, że nie może być gładkiego, ewolucyjnego przejścia np. od piór do włosów gdyż znajdują się one na dwóch oddzielnych ramionach rozwojowych. Podobnie drogi ewolucyjne człowieka i małp rozeszły się kilka milionów lat temu i nie jest możliwe jakiekolwiek przejście między tymi dwoma kategoriami. Jedyny inteligentny mieszkaniec naszej planety, siemianin, jest czymś, kimś wyjątkowym w całej jej przyrodzie. Tworzy on wspaniałe cywilizacje i kultury, a na pewnym etapie rozwojowym staje się zdolny nawet do opuszczenia własnego globu i przenoszenia na inne. Potężne czynniki wpłynęły i nadal oddziałują na rozwój człowieka, obok nacisku środowiska zmuszającego do podejmowania wielkich nawet wysiłków w celu zachowania i rozwoju własnego gatunku i jego wytworów. Niewątpliwie doniosłą rolę odgrywa również tak niezwykle trafnie dostrzeżona przez Konrada Lorenca agresja wewnątrzgatunkowa. Wszystkie te czynniki nie tłumaczą jednak przyczyn rozsiewu między człowiekiem a najdoskonalszymi, najwyżej rozwiniętymi zwierzętami. Najtroskliwie kształtowany szympas pozostanie zawsze tylko zwierzęciem niezdolnym do wytworzenia ani kultury, ani nawet cywilizacji technicznej. Tymczasem dziecko z najprymitywniejszego plemienia ludzkiego, mały papułas, żyjący od urodzenia jeszcze w epoce kamiennej, przeniesione do warunków rozwiniętego życia umysłowego, może osiągnąć szczyt rozwoju intelektualnego. Tajemnice człowieczeństwa, tak niezwykłego na tle całej przyrody, nierozwikłaną dotąd przez naukę, próbują i próbowały od dawna tłumaczyć źródła pozanaukowe, przede wszystkim religijne. W Mojżeszowej Księdze Rodzaju czytamy utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mu ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żyjącą. Oczywiście nikt rozsądny, nawet najgłębiej wierzący w istnienie i działanie Stwórcy, nie traktuje owego starodownego tekstu dosłownie. Bóg, zgodnie z teologią, unika cudów, a postępuje w jak najszerszym zakresie według ustalonych przez siebie praw, unikając ich zawieszenia czy chwilowego przekreślenia. Cały rozwój wszechświata mógł więc on wpisać w praza lążek, które eksplodował kiedyś w wielkim wybuchu. Powstanie człowieka z mu ziemi należałoby wyrazić nowocześnie z materii, a mogło być ono stopniowe poprzez wszystkie fazy rozwojowe żywych organizmów od owych nieuchwytnych praprzodków archebakterii, eubakterii i jądrowców, aż po bezpośredniego poprzednika rodzaju Homo. Tutaj jednak teologia, zgodnie z resztą z tekstem Księgi Rodzaju, wyraźnie podkreśla konieczność ingerencji twórcy. Według poglądów wyznawców religii nie tylko mojżeszowej, chrześcijańskiej i wielu innych, ba nawet staroegipskiej, człowiek nie składa się wyłącznie z ciała, jak zwierzęta, ale jeszcze z połączonej z nim w jedną całość niezniszczalnej, nieśmiertelnej duszy, stanowiącej specyficzny twór Boży. Dlatego właśnie człowiek w porównaniu ze zwierzętami jest tak doskonały. Nauka nie jest w stanie wypowiedzieć się w sprawie istnienia duszy, gdyż ta jest niematerialna i dlatego jakiekolwiek poszukiwania jej i próby badania metodami fizycznymi byłyby bezprzedmiotowe. Niemniej jednak obowiązkiem nauki jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczynę odmienności człowieka od najdoskonalszych zwierząt. Powody występowania przepaści między nim a kategoriami taksonomicznymi bezpośrednio go poprzedzającymi na drabinie ewolucyjnej. Jakby w sukurs z wszystkim, którzy odrzucają wiarę w istnienie duszy ludzkiej, przychodzą współczesne tłumaczenia powstania człowieka dzięki interwencji kosmitów. To oni przylecieli kiedyś na błękitną planetę i swym niezwykłym działaniem przekształcili małpoludów w istoty ludzkie. Bardzo pięknie pokazał to Arthur Clark w swym głośnym i wspaniałym filmie fantastyczno-naukowym 2001 Odyseja Kosmiczna. Jednakże jest to oczywiście tylko baśń futurologiczna. Prawdą jest, że nie dysponujemy ani jednym prawdziwym naukowym dowodem, który by świadczył o wizycie kosmitów na Ziemi. Ani rzekome lądowiska na płaskowyżu peruwiańskim Nazca, ani w Balbek, ani egipskie piramidy, ani posągi na Wyspie Wielkanocnej. Czy Rosunki skalne i liczne inne twory dawnych kultur nie mają nic wspólnego z jakimiś przybyszami spoza naszej planety? Archeolodzy nie sprzysięgli się przeciw kosmitom. Byliby szczęśliwi, gdyby mogli udowodnić ich istnienie i udokumentować odwiedziny na naszym globie? Ponieważ dokonaliby wiekopomnego odkrycia, które utrwaliłoby ich nazwiska złotymi zgłoskami w historii rodu ludzkiego. Istnieje dziś wiele prac naukowych, opartych na niezbicie stwierdzonych faktach, które ukazują nam prawdę, a nie pobieżne życzenia mitomanów. Prac takich jak choćby polska rozprawa o cyklu inwestycyjnym piramid egipskich. Wiara w ingerencję kosmitów to tylko przeniesienie interwencji Boga na niższy szczebel. Zamiast niego mieli zadziałać Bogowie gwiezdni, którzy nie wszczepiali wprawdzie dusz w istniejące ciała, lecz wykonali na nich odpowiednie manipulacje fizyczne, czy raczej psychiczne. Jest taka książka znanego literata amerykańskiego Chiffon D'Alseymaker, The City – Miasto. Można by ją nazwać kroniką rodów. Ludzi, którzy upadli i odeszli, i psów, które zajęły ich miejsca, istot inteligentnych na siebie. Lecz epopoja kończy się pojawieniem następców, myślących mrówek. Książka nie jest jednak tylko taką sobie zręcznie napisaną historyjką fantastyczną. Cechuje ją wielki humanizm, a jej lektura pobudza do wielu refleksji. Czy rzeczywiście miejsce człowieka kiedyś, w bliższej czy dalszej przyszłości zająć może pies, a potem owad? O mrówkach od wielu dziesiątków lat krążą legendy. Kto oglądał głośny amerykański film popularno-naukowy, Kronika Hellstroma, może nawet nabrać przekonania o ich demoniczności. W istocie osiągnięcia mrówek wiążą się ze sprawnością krążenia informacji. Rzecz, na którą mówiąc o nowoczesnym społeczeństwie ludzkim, już w roku 1920 zwrócił uwagę George Herbert Wells w swojej znanej historii świata. Wówczas brzmiało to podejrzanie nowocześnie. Przyjmowane było przez humanistów zwłaszcza jako nieco powieściowa futurologia. Dziś jednak zdajemy sobie sprawę z tego, iż warunkiem funkcjonowania społeczeństw jest możliwość prawidłowej i dostatecznie szybkiej wymiany informacji między ich członkami. Mrówki wynalazły co najmniej trzy systemy przekazywania informacji: chemiczny, dźwiękowy i dotykowy. Wydzielają specjalne substancje zwane feromonami, które są przez te owady wykrywalne nawet w zupełnie znikomych stężeniach i w obecności innych związków chemicznych. Dźwięk wydają, korzystając z tak zwanego aparatu strydulacyjnego albo po prostu przez stukanie. Informacje wymieniają też dotykiem, posługując się mową czółków. Nam, patrzącym na zwierzęta, zwłaszcza na tak niskim względem na szczeblu jak mrówki, z góry wydaje się niekiedy trudno do przyjęcia, by mogły one mieć takie osiągnięcia w dziedzinie przesyłania i odbioru wiadomości, kiedy my sami grzęźniemy w bezładzie informacyjnym. Tymczasem jest faktem, że mrówki, korzystając z wymienionych systemów, sterują procesami wewnątrzspołecznymi, takimi jak wysokość produkcji, a także przekazują informacje o świecie zewnętrznym, dotyczące np. źródeł pokarmu czy zagrożenia. Jest oczywiste, że im społeczności są liczniejsze, tym systemy krążenia wiadomości muszą być bardziej skuteczne. Dane muszą stawać się dokładniejsze i docierać szybciej do odbiorców. Skomplikowane systemy przekazywania informacji mogą jednak działać sprawnie jedynie przy odpowiednio wysokim poziomie psychizmu. Termin ten brzmi nieco dziwnie, a oznacza po prostu zespół cech psychicznych charakteryzujących danego osobnika lub społeczeństwo. Mrówki mają bardzo małe mózgi. Pojedynczy owad zatem z natury rzeczy nie może uzyskać wysokiego poziomu psychizmu. Mankament ten natura niweluje na drodze sprzężenia mózgów wielu osobników, z których składa się ich społeczność. Jest to tym łatwiejsze, że owady mają ograniczony zasób reakcji. I działają na zasadzie wyspecjalizowanych automatów. Psychizm zbiorowy wielkiej społeczności mrówek osiąga taki poziom, że umożliwia zbiorowe, skomplikowane działania. Dlatego owady te potrafią wznosić ogromne gniazda o zawiłej budowie i posiadające sprawnie funkcjonującą klimatyzację. Hodują i eksploatują własne bydło, mszyce, w pełnych cyklach rozwojowych, obejmujących również przechowywanie jaj w ciągu zimy. Utrzymują też pieczarkarnie, to znaczy uprawiają odpowiednie grzyby na specjalnie przygotowanym przez siebie nawozie. Jeśli społeczność jest bardzo liczna, składa się z wielu setek tysięcy osobników, a dzięki sprawnemu krążeniu informacji może szybko mobilizować dużą liczbę robotnic w wyznaczonym miejscu i zapewnić dobre współdziałanie między nimi, to zagwarantowana zostaje skuteczna obrona samego mrowiska, należącego do niego terytorium oraz źródeł pokarmu. Ma to doniosłe znaczenie dla całej społeczności i jej działalności. U mrówek tylko znikoma liczba larw nie rozwija się w sprawne osobniki dorosłe. W przeciwieństwie do owadów żyjących samotnie. Mrówki muszą więc poświęcać na cele wytwarzania potomstwa jedynie drobną część pobranej z zewnątrz energii, ocenianą na mniej niż 4%. Nawet po zaspokojeniu potrzeb własnych pozostaje więc znaczna nadwyżka energii. Energia społeczna. Może ona być i jest wyzyskiwana na potrzeby całej społeczności. Na budowę skomplikowanych dużych gniazd oraz systemów tuneli i dróg, a także na utrzymywanie nieprodukcyjnych zespołów robotnic pełniących funkcję strażniczek czy piastunek. Jednakże możliwość ewolucji jest ograniczona przez tak prozaiczny czynnik jak zasoby naturalne żywności w otoczeniu mrowiska. Jego liczebność, a zatem i poziom psychizmu zbiorowego nie mogą przekroczyć pewnej bariery. Rozwój pojedynczego mrowiska osiąga kres, gdy liczba jego mieszkańców dochodzi mniej więcej do miliona. Istnieją wprawdzie społeczności wielogwiazdowe, zamieszkiwane łącznie nawet przez kilkaset milionów osobników. W każdym razie jednak poniżej pół miliarda, ale związki pomiędzy poszczególnymi mrowiskami są już zbyt luźne, by mogły one funkcjonować jako jednorodny, bardzo spójny system. Oczywiście takie państwa mrówek, złożone z setek kopców, znajdują się na wyższym poziomie rozwojowym od społeczności ograniczonych do jednego tylko mrowiska. Nie zyskują one jednak wyższego poziomu psychizmu, odznaczają się natomiast większą plastycznością działania, lepszymi zdolnościami przystosowania do warunków, większą sprawnością organizacyjną i zwiększonymi możliwościami opanowania środowiska. Można więc się nie martwić. Mrówki nigdy nas nie zastąpią. Nie zajmą miejsca ludzi jako istot inteligentnych również żadne inne zwierzęta. Człowiek dysponuje jedynym swoim rodzaju instrumentem. Jest nim mózg. Każdy, kto po raz pierwszy ujrzał mózg odkryty, musi być poruszony. Na pierwszy rzut oka przypomina połówkę jakiegoś olbrzymiego, białawego i miękkiego orzecha włoskiego. Wrażenie to wywołują ogromnie rozwinięte półkule, których powierzchnia tworzy liczne bruzdy i zwoje o zawiłym rysunku. Ten specyficzny relief wytworzony został wskutek wyjątkowego rozrostu, w porównaniu z mózgami nawet najbliżej z człowiekiem spokrewnionych z zwierząt, tzw. Tak nowej kory. Warstwa ta, choć podobnie jak kora drzew, znajduje się na zewnątrz, nie spełnia żadnej roli ochronnej. Odwrotnie. Sama musi być starannie chroniona oponami, otaczającym ją płynem i twardymi kośćmi czaszki. Nowa kora stanowi bowiem najcenniejszą część mózgu człowieka jest zespołem najwyższych ośrodków nerwowych czuciowych, ruchowych, kojarzeniowych. Jak to się stało, że ludzie zyskali w toku ewolucji żywej materii tak wspaniały narząd umożliwiający im myślenie, tworzenie cywilizacji i kultury? Powstał on jakby nagle, w bardzo krótkim w kosmicznej skali czasu okresie, gdzieś 100 czy 150 tysięcy lat temu, jako podstawowe wyposażenie nowego gatunku człowieka mądrego o prawie trzykrotnie większej masie niż u najdoskonalszych małp. Było to przejście przygotowane przez istnienie fazy pośredniej Homo erectus człowieka wyprostowanego którego mózg był już mniej więcej dwa razy cięższy niż małp czekokształtnych ważąc około kilograma. Oczywiście rozmiary, masa były rzeczą wtórną w porównaniu z architekturą i funkcjami narządu. Dziś, w epoce niebywałego rozwoju cybernetyki i informatyki, występują tendencje do traktowania mózgu jako czegoś w rodzaju superkomputera. Pojawiają się nawet głosy lekceważenia, gdyż współczesne, wielkie, skrajnie szybkie elektroniczne maszyny cyfrowe zdolne są do przeprowadzenia operacji arytmetycznych w tempie nawet 10 milionów w ciągu sekundy, a dzięki rozbudowanym procesorom i układom pamięciowym w krótkim czasie wykonują pracę armii rachmistrzów która w dodatku na jej realizację potrzebowałaby wielu, wielu lat. Między najdoskonalszym komputerem a mózgiem ludzkim jest jednak bardziej zasadnicza różnica niż między makatką z jeleniem a moną Lizą mistrza Leonarda da Vinci. Elektroniczna maszyna cyfrowa zdolna jest do wykonania tylko takich operacji, jakich została nauczona przez człowieka. Bez oprogramowania wykonanego przez jej twórcę i pana, maszyna stanowi tylko pustą konstrukcję z metalu i sztucznego tworzywa. Kiedy zaś natchniemy ją myślą ludzką, potrafi wprawdzie nawet komponować i uruchamiać zespół instrumentów, odtwarzając własne dzieła, ale nie mogą one unieść się ponad poziom tego, co w nią włożono. Komputer nie ma tego, co nazywamy iskrą bożą, inwencją twórczą, intuicją, co stanowi wyłączną cechę człowieka, co go też tak zasadniczo różni od zwierząt. Gdy gołam grzywacz w okresie godowym wydaje specyficzne odgłosy i zachowuje się odpowiednio, Samica reaguje spontanicznie, wpada jakby w trans i wykonuje sekwencję czynności, której ukoronowaniem jest budowa gniazda doskonałego, choć nikt jej tego nie uczył. Ma ona to po prostu zakodowane w swym mózgu, który spełnia w tym wypadku rolę komputerka sterującego czynnościami ptaka. U człowieka tego nie ma. Tworzy on arcydzieła literatury, malarstwa i architektury. Cudowne wynalazki umożliwiające mu podróże w głębiny oceaniczne i loty na inne planety. Pomniki myśli wznoszącej się daleko poza materię jego ciała. Właśnie dlatego, że nie jest, nie został zagodowany. W jego działalności nie pętają go więzy narzuconego z góry programu. Zagodowana jest struktura ciała człowieka, jego funkcje fizjologiczne, czynności życiowe, Dzięki czemu nie musi on poświęcać wiele uwagi w funkcjonowaniu swego organizmu. Może natomiast myśleć i uczyć się, wznosić się na wyżyny intelektu i poddawać natchnieniu, aby przekraczać bariery materii krępujące najdoskonalsze, najwyżej na drabinie ewolucyjnej znajdujące się zwierzęta. Wielki dar, z którego człowiek szczodrze korzysta i tylko jemu dany, to mowa. Człowiek mówi i odbiera, rozumie mowę, ponieważ obdarzony jest specjalnymi ośrodkami w korze mózgowej. Rzecz charakterystyczna, gdy są one uszkodzone lub nieużywane do 13 roku życia, nie mogą się rozwinąć. I wtedy człowiek nigdy nie będzie mówić. Zwierzęta w ogóle nie mają takich ośrodków. Porozumiewają się wprawdzie, korzystają z prymitywnego języka dźwięków, ale nie mówią. Jest pewna osobliwość z umiejscowieniem ośrodków mowy ludzkiej. Znajdują się one w lewej półkuli mózgowej. Obszar Wernikego blisko środka słyszenia, a obszar Broka nieco wyżej i ku przodowi w płacie czołowym. Mowa jest więc kontrolowana przez jedną stronę mózgu, i to w zasadzie przez lewą, niezależnie od tego, czy ktoś jest praworęcznym czy mańkutem. A co znajduje się w prawej półkuli? Nie wiemy dokładnie czemu służą prawe odpowiedniki obszarów Wernikego i Broka. Wygląda jednak na to, że przyjmują to co dochodzi do mózgu poprzez wzrok, mapę dwuwymiarową świata, odowzorowaną na siatkówce oczu i organizują ją w obraz trójwymiarowy. Można by więc sądzić, iż ośrodki mowy w lewej półkuli analogicznie organizują dźwięki mowy, słowa, specyficzną mapę logiczną. Zwróćmy teraz uwagę również na inny doniosły fakt rzucający się w oczy, skoro tylko spojrzymy na mózgi człowieka mądrego i jego poprzedników. Tylko Homo sapiens ma wielkie płaty czołowe. Pełnią one różne funkcje, ale jedna z nich jest szczególna. Walter Hunter gdzieś w roku 1910 wykonał po raz pierwszy serię eksperymentów. Pokazywał on szczurom coś, czego pragnęły pokarm i chował go. Jeśli pozwolił on zwierzętom od razu szukać tej pożądanie przez nie rzeczy, szły za nią. Okazało się jednak, rzecz ważna, że gdy szczura powstrzymać przez kilka minut, zapomina on nieodwołalnie, nie jest zdolny przypomnieć sobie, dokąd iść za spodziewaną stopyczą. Hunter robił też analogiczne doświadczenia z dziećmi, lecz one szukały nawet po upływie godziny. W jednej ze swych prac, uczony ten pisze, że kiedy zabawiał jedną z badanych dziewczynek, aby odwrócić jej uwagę, w końcu powiedziała mu wręcz pan wie, ja myślę, że pan po prostu stara się, żebym zapomniała. Zdolność do planowania akcji to centralny dar ludzkiego umysłu. Człowiek żyje w czasie i przestrzeni w pełnym tego określenia znaczeniu. Zwierzęta, nawet małpy kształtne, ograniczone są do czasu rzeczywistego. Mogą sygnalizować i wykorzystywać zdarzenia tylko bieżące, zachodzące w bardzo krótkim odstępie czasu i w bezpośrednim zasięgu ich zmysłów. Przygotowaniem do odroczonego działania umożliwiającego rozwój ludzkiej cywilizacji i kultury oraz ich wznoszenie się zwyż jest wydłużone dzieciństwo człowieka, powolne jego dojrzewanie i długie opóźnienie w osiąganiu pełni umysłowej sprawności. Musimy to dobrze sobie uświadomić właśnie dziś, gdy sztucznie przyspieszamy kształcenie dzieci, gdy w imię doraźnych celów odbieramy im lata zabaw i marzeń. Traktujemy je jak komputerki, które trzeba możliwie wcześnie a bogato zaprogramować. Nie oznacza to negowania potrzeby unowocześniania procesu nauczania, wprowadzania we wczesnym okresie edukacji udoskonalonych pojęć, odpowiednich do czasów w jakich żyjemy. Dziecko musi jednak słuchać bajek, bawić się samą klockami zgodnie z własnymi osobistymi chęciami i pomysłami, biegać pośród kwiatów i drzew, rozmawiać z nimi i z wyimaginowanymi postaciami, które samo powołało do istnienia. Jest nieszczęściem współczesnych społeczeństw, nie tylko bardzo rozwiniętych, że miotają się między dwoma skrajnościami olbrzymim przyrostem naturalnym oraz ograniczeniem liczby dzieci i stwarzaniem im materialnego luksusu. Dzieci są przyszłością świata i bez nich nie będzie ludzkości. Dlatego też trzeba je przygotować do podjęcia zadań, które w latach, jakie nadejdą, będą może jeszcze cięższe niż to, co nam wypadło dźwigać na swych barkach. Jest złudzeniem, że nasi potomkowie będą lepiej przysposobieni do działania, jeśli wykształcimy ich i wychowamy jako odbicie nas dorosłych. Mamy wiele przykładów z przeszłości. Kultury starożytnego Egiptu, Chin, Indii, nawet średniowiecznej Europy popełniły ten grzech, ograniczając imaginację, fantazję. Następowało zasklepienie, zamieranie postępu, intelektualny, a potem i materialny upadek. Wielkim darem natury, który umożliwił rozwój człowieka, są jego ręce, jego niezwykle zręczne dłonie, sterowane przez rozprzestrzenione ośrodki w korze mózgowej. Dłonie te oznaczają się pewną osobliwością: mają duże kciuki, mogące dokładnie przeciwstawiać się innym palcom, czego pozbawione są nawet małpy kształtne. W ten sposób mózg człowieka ma doskonałe sługi, które same lub za pośrednictwem wytworzonych przez siebie narzędzi zdobywają i wykonują władzę nad otaczającą materią. Dzięki mózgowi rękom i dłoniom człowiek stopniowo budował i rozwijał swą cywilizację techniczną oraz tworzył kulturę, przerzucając mosty nad przestrzenią i czasem, otwierając wreszcie drogę ku gwiazdom. Jest jeszcze jeden element zupełnie wyjątkowym w życiu człowieka, który odegrał i zawsze będzie odgrywać niesłychanie ważną rolę w jego istnieniu i rozwoju. Element ten stanowi jedyne w swym rodzaju zachowanie seksualne i rozrodcze. Zwróćmy uwagę na to, że u zwierząt prawie z reguły, jeśli pominiemy takie np. pająki czy pszczoły, samce są dorodne i nieraz bardzo piękne, a samice mniejsze i pozbawione on stóp. Tymczasem u ludzi owe atrakcyjne i wyróżniające cechy paraseksualne występują u obu płci, zwiększając wzajemne zainteresowanie. Jednocześnie istnieje nieustanna zdolność rozrodcza. A nie tylko jeden doraźny, stosunkowo krótkotrwały okres kodowy, co zwiększa znacznie szansę uzyskania potomstwa i sprzyja powstaniu trwałych więzi i monogamii, a więc związkowi małżeńskiemu z jednym wybranym partnerem. Jakub Bronowski, znany uczony angielski i polskiego pochodzenia, nadzwyczaj interesująco naświetlił cały ten problem, zwracając uwagę na to, że wśród zwierząt samice przypadają z reguły najsilniejszym lub najprzebieglejszym samcom. Człowiek natomiast obrał bardzo zmodyfikowaną, właściwie inną metodę selekcji. Wybiera on na żonę nierzadką kobietę odpowiadającą mu poziomem intelektualnym. Jeśli zaś taka metoda wyboru partnera na podstawie uzdolnień, umiejętności i poziomu umysłowego była stosowana od milionów lat, jej wynikiem musiał być szczególnie szybki rozwój człowieka, jego wznoszenie się wzwyż. Gdyby wszakże był to jedyny ważny czynnik selekcyjny, powinniśmy być bardziej jednorodni. Dlaczego jednak jesteśmy tak różni? Bronowski sądzi, że decydujący wpływ miała na to nasza kultura, która dzięki swym swoistym mechanizmom zabezpiecza powstawanie różnorodności. Kultura ta jest barwna, płynie wielu strumieniami, których źródła umiejscowione są niekiedy w zamierzchłych czasach, a inne ledwo co powstały i tryskają nowymi, śmiałymi ideami. Różnorodność zainteresowań ludzkich i wpływów przeciwdziała niebezpiecznemu i degenerującemu ujednoliceniu. Jedno jednak z najbardziej znamiennych cech naszej kultury, pojmowanej bardzo szeroko, a sprzyjających powstawaniu i zachowaniu różnorodności, jest powszechny zakaz łączenia się w pary najbliższych członków rodziny. Zakaz ten, motywowany dawniej racjami religijnymi, znalazł w naszych czasach głębokie uzasadnienie naukowe. W związkach blisko spokrewnionych ze sobą osób łatwo spotykają się ukryte, a szkodliwe cechy dziedziczne, i ujawniając się w potomstwie, zmniejszają jego szanse życia i przeżycia. W starych rodzinach arystokratycznych, gdzie przełamywano lub obchodzono zakaz kojarzenia bardzo bliskich członków rodziny, chcąc zachować własną błękitną krew, Pojawiały się też różne zniekształcenia i choroby dziedziczne, chociażby takie jak krwawiączka, czyli zanik krzepliwości krwi, prześladująca m.in. hiszpańską rodzinę królewską. Nasza różnorodność wiele też zawdzięcza monogami, która stawia tamę swobodnemu mieszaniu się i wyrównywaniu, obezwładniającemu ujednoliceniu. Życie nie w gromadzie, lecz w bardziej lub mniej oddzielonych od siebie rodzinach to jedna z wielkich zalet współczesnej kultury człowieka zapewniających istnienie i rozwój wielu najróżniejszych jej ognisk. Pozwólmy tu raz jeszcze przemówić Jakubowi Bronowskiemu, który zwraca uwagę również na literaturę piękną. Większa jej część zajmuje się nieśmiertelnym tematem miłości między mężczyzną a kobietą. Do jakichkolwiek sięgniemy ksiąg, od starożytności wypełnia on ich karty i powraca, wciąż się odnawia, w nowych barwach nigdy nie wyczerpany. Bronowski, jakże słusznie zauważa, iż temat ten nie stanowi w wyniku tylko i przede wszystkim zainteresowania seksualnego. Chodzi tu o coś nieporównanie głębszego, co jest typowo ludzkie i co właśnie tak skrajnie odróżnia człowieka od zwierzęcia. Często nie przywiązujemy tak dużego znaczenia do tego, z kim żyjemy, natomiast nieporównywalnie większą wagę przykładamy do tego, kto ma być matką naszych dzieci. Związki między kobietą a mężczyzną mają podkład duchowy. Płeć została wynaleziona przez zielenicę przed miliardami lat jako biologiczny instrument zapewnienia ciągłości i różnorodności. Lecz jako instrument umożliwiający wznoszenie się człowieka, jego ewolucję kulturalną, płeć została wynaleziona po raz wtóry przez niego samego. Jest też paradoksem naszego istnienia, że ta sama płeć może być przyczyną absolutnego jego upadku. Człowiek niesie w swym wnętrzu niezwykły ogień, który umożliwia mu wznoszenie się poprzez bariery otaczającej materii. Ogień ten jest jednocześnie i fizyczny, i duchowy. Ma jak Janus Starożymski, dwa oblicza. Oba są nierozdzielne i choć zdają się skierowane w różne strony, służą wspólnemu celowi, a poprzez jedno z nich dostrzega się drugie. Jak pięknie mówi o tym John Donne w swym poemacie Ekstaza, tajemnice miłości wyrastają w duszach, lecz to ciało jest jej księgą. Dziś tak wielkie znaczenie przypisuje się nauce, w której zresztą już od dawna dopatrywano się uniwersalnego lekarstwa na wszystkie bolączki naszej cywilizacji. Może szczególnie dobitnie wyraził to Herbert George Wells w swoich głośnych książkach, chociażby takich jak Świat Wyzwolony, wydanej w roku 1914 czy znacznie późniejszej, bo z roku 1933, noszącej tytuł Kształt rzeczy, które nadejdą, a która posłużyła za kanwę utopijnego filmu Rok 2000. Wyświetlanego w Polsce tuż przed wybuchem ostatniej wojny. Wizja uczonych rządzących światem mocno jednak zbladła w naszych oczach. Nauka, w sensie wiedzy ścisłej, badającej fragmenty materii, często zapomina o człowieku, o jego prawdziwym wymiarze. Bronowski zwraca uwagę na to, że nie wolno więcej traktować tylko jako kroniki faktów, uporządkowanego ich zbioru. Uważa on, że nauka przede wszystkim jest odpowiedzialna za nasze scalenie, głównie jako istot etycznych, a zatem uznających pewne zasady moralne. Jest to jeszcze jedna z podstawowych cech odróżniających nas od zwierząt, które jedynie w bardzo prymitywnych społeczeństwach obarczane są winą za swoje czyny. Jakkolwiek spojrzymy na nasz rozwój, na naszą cywilizację i kulturę, musimy się zgodzić, że wiedza ścisła, dająca się ująć w karby matematycznych sformułowań, to tylko fragment naszej działalności, niesłychanie ważny, mający tak doniosłe znaczenie nie tylko dla naszej teraźniejszości, ale i przyszłości, pomimo wszystko jednak fragment, podobnie zresztą jak technika, jak sztuka, jak inne jeszcze dziedziny. Wyłoniliśmy się ze strumienia życia owych 100 czy 150 tysięcy lat temu, kiedy napieramy północne lody i po długotrwałym przygotowaniu rozpoczęliśmy stale przyspieszane wspinanie się ku niebotycznym wyżynom. Dziś, kiedy otwarliśmy szlaki wiodące poza Ziemię, w daleką przestrzeń kosmiczną, poczuliśmy nagle, jak podstawy, na których spoczywa nasza cywilizacja i kultura drżą. Powinno nas to skłonić do głębszego zastanowienia się, ale nie wywoływać pesymizmu, ani tym bardziej paniki. Gdybyśmy byli tworem kosmitów, ich podobiecznymi, jednym z ich ogrodów zoologicznych, dawno by wprowadzili oni u nas porządek. Tymczasem jesteśmy zdani na własne siły, które bynajmniej nie są małe. W przyszłość możemy wstępować jednak tylko jako pełni ludzie, nie jako bezduszni technokraci ani bigoci nauki ani szaleńcy awangardy sztuki. Musi nas cechować nie jedynie wielki rozum, który jest naszą ozdobą i światłem, ale przede wszystkim głębokie rozumienie drugiego człowieka, jego wszystkich prawdziwych potrzeb. Tylko tak bowiem, wytyczając szlaki ku gwiazdom, otworzymy je całej ludzkości, umożliwiając wzniesienie się całej cywilizacji i kultury na wyższy kosmiczny poziom. Będziemy jako Bogowie. Wpierw były to dziecięce lektury. Jak dziś pamiętam, dość niefrasobliwe bajki o robotach i ludziach wyprawiających się poza Ziemię. Dużo było tam bohaterstwa, samotnych zmagań z trudami podróży kosmicznych. Nie z pułapkami nieważkości, ciasnotą pomieszczeń statków załogowych, odosobnieniem i głodem informacyjnym, lecz po prostu z takimi samymi normalnymi przeszkodami, na jakie natrafia każdy, tyle że w dalekiej przestrzeni. Ludzie byli na miarę zadań, więcej i szlachetni. Trafiały się też czarne charaktery, ale były to łotry wyjątkowego formatu. Bohaterowie działali samotnie. Jeszcze dziś widzę siebie siedzącego o zachodzie słońca przed odosobnioną sosną o malowniczej sylwetce na szczycie krynickiej góry krzyżowej i wpatrującego się w ledwo dopiero pojawiające się nikłe światło gwiazd oczyma wyobraźni, wywoływałem wśród nich obraz Welanda Gorma z dopiero co przeczytanej powieści Dziedzictwo Uranidów, który władzom angielskim zadał niezwykłą łamigłówkę. W dniu 28 lutego wystartowała z Wielkiej Brytanii pierwsza rakieta załogowa na Księżyc i nie powróciła. 14 marca w londyńskim Hyde Parku znaleziono na ławce pięciu nieżywych mężczyzn, którzy wkrótce okazali się zaginionymi członkami ekspedycji na Srebrny Glob. Policja brytyjska nie wiedziała, że sprowadził ich stamtąd po katastrofie, w której zginęli z zimna pojedynczy bohater, Weyland Gorm, korzystając z własnej, w tajemnicy zbudowanej przez siebie rakiety. Były też obrazy bardziej urealnione, które wryły mi się w pamięć kiedy na przykład oglądałem Welsowski rok 2000, Anglia zniszczona przez bezsensowną wielką wojnę, ruiny Londynu, wśród których snują się jacyś brętniali ludzie i pojedyncze Świnie. Przylot ogromnych dwukadłubowych samolotów z niezmiernie odległego kraju z tymi, którzy przynoszą znów cywilizację i odbudowa miasta pod ogromną, przeźroczystą kopułą umożliwiającą stworzenie łagodnego i niezmiennego klimatu. I znów ludzie chcą lecieć na księżyc. Tym razem para młodocianych śmiałków, mężczyzna i kobieta, lecz ma to być akt bohaterstwa. Przy istniejącym stanie techniki nie jest możliwe, by mogli wznieść się jako zdobywcy przestworzy. Mają zostać wysłani w uśpieniu, zamknięci w metalowej kapsule, która łatwo stać się może kosmicznym sarkofagiem. To też w mieście wybucha bunt, tłum spieszy przeszkodzić wyprawie. Lecz nie zdąża. Rakieta startuje w ostatniej chwili. Minęła wojna. Pokończyliśmy studia, a ja wciąż myślałem o kosmicznych podróżach. W roku 1954 wysłałem do redakcji Problemów artykuł Świt Kosmonautyki. Opisałem w nim m.in. sztuczny księżyc jako stację kosmiczną, stanowiąc o nieodzowne podstawowe ogniwo systemu wykorzystania przez człowieka przestrzeni międzyplanetarnej. W Księżyc zbudowany tam na orbicie okołoziemskiej z fragmentów wysłanych wcześniej z powierzchni naszego globu miał służyć jako lotnisko kosmiczne, warsztaty remontowe, stacja zaopatrywania w materiały pędne, ośrodek badawczy, a także jako szkoła przyszłych pilotów prowadzących statki w rejsach ku innym planetom. Pierwsze sztuczne satelity, wbrew powszechnemu przekonaniu o małej realności lotów kosmicznych, wzniosły się na orbity okołoziemskie już w roku 1957. Stacje kosmiczne, wprawdzie jeszcze nie tak rozbudowane jak opisywane przeze mnie na łamach problemów, Zaczęły obiegać naszą planetę w latach 70. Jesteśmy świadkami niebywałego rozwoju astronautyki. Co roku w przestrzeń okołoziemską i na orbity międzyplanetarne startuje z górą 100 obiektów. Loty załogowe odbyło już ponad 100 ludzi. Niektórzy, jak Robert Young, znaleźli się poza Ziemią nawet pięciokrotnie. Inni, jak Valery Ryumin, przebywali z przestrzeni prawie przez cały rok. Rubniki wysyłane z powierzchni naszego globu pokonują odległości setek milionów i miliardów kilometrów, osiadają na pustynnych obszarach Marsa pokrytych czerwonawym pyłem, lądują w piecu Wenus pod miażdżącym płaszczem gęstej jej atmosfery. Inne docierają już do Saturna, przekazując zdumiewające obrazy setek obrączek jego pierścieni i zlodowaciałych, zrytych kraterami powierzchni jego księżyców. Z górą 10 lat temu ludzie poważyli się nawet wyprawić na księżyc. Nie były to jednak samotne eskapady śmiałków, którzy by sami skonstruowali statki przerzucające ich przez groźną pustkę przestrzeni międzyplanetarnej. Ekspedycje zostały przygotowane zbiorowym wysiłkiem setek tysięcy ludzi, a ogrom prac, ich złożoność i użyte środki skalą swą przekroczyły wszystko, co zrodziło się w fantazji literackiej z czasów mojej młodości. Gigantyczne hale montażowe o kubaturze 3,5 miliona metrów sześciennych, platforma gąsienicowa do przewożenia rakiet nośnych na wyrzutnie, mająca udźwig ponad 8 milionów kilogramów i wyposażona we własną elektrownię o mocy ponad 5 MW, a także same rakiety Saturn o wysokości łącznie ze statkiem księżycowym Apollo aż 111 metrów, oto tylko niektóre przykłady rozmiarów przedsięwzięcia. A jednocześnie przestrzeń okołoziemską spięły sieci satelitów użytkowych. Same tylko obiekty łącznościowe, zawieszone na orbitach geostacjonarnych nad Atlantykiem, umożliwiają obecnie jednocześnie prowadzenie ponad 40 tysięcy rozmów między abonentami w Europie i Ameryce. A tymczasem przepustowość kabli podmorskich jest aż dziesięciokrotnie mniejsza. Powstały całe systemy transmisji informacji poprzez sztuczne satelity Ziemi, w tym dwa ogólnoświatowe, Intersputnik krajów socjalistycznych i Intelsat, grupujący przede wszystkim kraje zachodnie. Inne systemy specjalnych obiektów usprawniły niesłychanie nawigację morską i lotniczą. Nastąpiło znaczne udoskonalenie prognoz pogody, do których dane dostarczają coraz liczniejsze satelity meteorologiczne. Kapitalną rolę zaczynają odgrywać obiekty teledetekcyjne, informujące zadziwiająco dokładnie i wnikliwie o niestanych dotąd złożach surowców naturalnych, o zasobach wodnych, stanie plantacji roślinnych, glebach, przewidywanych plonach, skażeniach wód. Astronautyka stała się cennym składnikiem gospodarki państw rozwiniętych. Materiały, metody, narzędzia i urządzenia stworzone przez człowieka w związku z realizacją lotów kosmicznych, są w coraz szerszym zakresie wykorzystywane w przemyśle i wielu innych dziedzinach, łącznie z medycyną. W szczególności niezwykłe korzyści odniosła elektronika, w której, dzięki przymusowej miniaturyzacji, pojawiły się maleńkie układy scalone kompleksowe, równoważne dziś urządzeniom zbudowanym z setek tysięcy normalnych elementów, takich jak opory, kondensatory, diody i tranzystory. Dokąd jednak zmierzamy? Zryw był niezwykły. W ciągu 25 lat ery kosmicznej przerzuciliśmy mosty przez przestwór międzyplanetarny i zakotwiczyliśmy się w przestrzeni okołoziemskiej, wyzyskując ją na potrzeby naszego własnego globu. Czytając jednak prasę i słuchając głosu przeciętnego człowieka, można odnieść wrażenie, że nowość przestaje go interesować. Bliższe stały się mu dokuczliwe problemy dnia codziennego, wywołane rosnącymi niedoborami energii i surowców, niepokojami społecznymi przyspieszonymi obrotami karuzeli zbrojeń. W umysłach wielu ludzi wciąż rodzi się podejrzenie, iż loty kosmiczne to więcej sprawa prestiżu wielkich mocarstw i domena penetracji wojskowej niż źródło realnych korzyści dla zwykłego obywatela. Inni widzą w astronautyce rodzaj supersportu służącego jako rozrywka niewielkiej grupce wybranych. Gdy pada jednak spojrzeć, trzeba nieodzownie ze znacznie szerszej perspektywy. Człowiek stanowi istotę społeczną, podkreślił to już bardzo dawno Arystoteles. Nie żyje sam i dla siebie, nie jest już tylko obywatelem własnej miejscowości, rejonu, kraju. Należy do całej Ziemi i jest jej współmieszkańcem, współgospodarzem. W coraz większym stopniu musi być jej współtwórcą. Jeśli weźmiemy pod uwagę osiągnięcia nauki, możemy zaryzykować stwierdzenie, że człowiek poznał całą swą planetę. Nie jest to oczywiście poznanie całkowite, absolutne. Nigdy nie zdołamy zrozumieć w pełni materii naszego globu, naszego świata, gdyż ma ona pewne cechy nieskończoności. Jest niewyczerpalna. Dlatego też zawsze pozostaniemy w położeniu, które tak pięknie określił Isaac Newton. Nie wiem, kim się mogę wydawać w oczach świata. W moich własnych sprawiałem wrażenie chłopca bawiącego się na brzegu morza. I od czasu do czasu zajmującego się odnajdywaniem gładszego kamyczka lub piękniejszej muszelki, niż zwykle, podczas gdy wielki ocean prawdy spoczywał przede mną zupełnie niespadany. Pomimo to, dzięki postępowi dokonanemu, zwłaszcza w wieku XX, osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom rozwoju i doszliśmy nawet do pewnego stanu nasycenia. Korzystając ze współczesnych, jakże udoskonalonych środków technicznych, potrafimy sami dotrzeć stosunkowo łatwo do każdego punktu na powierzchni Ziemi, do najgłębszych obszarów na morskim dnie, ukrytych w wiecznym mroku pod zimnym, miażdżącym płaszczem wody o wielokilometrowej grobości a także na skraj ośrodka okołoziemskiego, tam gdzie przechodzi on w przestrzeń międzyplanetarną. Kosmiczną pustkę smaganą wiatrem słonecznym, przeszywaną pociskami meteoroidowymi i skrajnie szybkimi jądrami pierwotnego promieniowania kosmicznego. Uzyskaliśmy też łączność praktycznie ze wszystkimi mieszkańcami naszego globu, nawet z tymi, którzy żyją jeszcze na poziomie epoki kamiennej, Oddzieleni od współczesnej cywilizacji naturalnymi barierami. Do pewnego prągu doszliśmy również na drodze wykorzystania surowców ziemi. Przeżywamy tak zwany kryzys energetyczny, którego podłoże jednak ma obecnie charakter raczej polityczny i ekonomiczny. Znane w tej chwili zasoby z pewnością wystarczą jeszcze na długie lata, może nawet do połowy przyszłego wieku. Istnieją również nieznane dotychczas rezerwy, zwłaszcza pod dnem morskim, na Antarktydzie i w innych okolicach planety, ukryte dotąd przed naszym wzrokiem, a przecież realne. Jednakże zasoby paliw naturalnych nie są niewyczerpalne. A ich wykorzystanie musi budzić poważne zastrzeżenia. Wiadomo, że najlepszym i najrozsądniejszym sposobem byłoby spożytkowanie ich przede wszystkim jako surowców chemicznych, do wyrobu cennych i tak potrzebnych produktów, barwników, leków, sztucznych tworzyw. Natomiast spalanie surowców energetycznych powoduje zadymianie i skażenie środowiska naturalnego, niszczenie naszego otoczenia, pięknej, błękitnej planety i nas samych. Z użyciu paliw naturalnych towarzyszy również nieunikniony ubytek innych surowców. Zmusza to nas do podejmowania wciąż nowych wysiłków celem lepszego ich wykorzystania i jednocześnie uzyskania nowych ich źródeł, nowych zasobów. W dziedzinie energetyki otwarły się przed nami nowe perspektywy. Wielkie osiągnięcia współczesnej fizyki, odkrycie tajemnic jądra atomowego umożliwiły sięgnięcie po ukryty tam skarb. Energię skoncentrowaną do niebywałych granic. Po wielkich wysiłkach badaczy, po wykonaniu niezliczonych eksperymentów technicznych i prób eksploatacyjnych, stworzyliśmy ogromne piece jądrowe, reaktory i sprzężone z nimi centrale dostarczające elektryczności. Dziś wytwarzanie energii na tej drodze jest nie tylko technicznie wykonalne, ale i uzasadnione gospodarczo. Eksploatacja elektrowni jądrowych, szczególnie wygodnych i pożądanych na obszarach, gdzie brak zwykłych surowców energetycznych, a ich dowóz jest kłopotliwy, ma swoje cienie, które mogą być groźne dla człowieka i jego naturalnego środowiska. W reaktorach przetwarza się uran i uzyskiwanie z niego sztuczny pierwiastek pluton, rozszczepiając ich jądra. Procesowi temu towarzyszy powstawanie ogromnych ilości popiółów promieniotwórczych, odpadów, których nie potrafimy zniweczyć, a musimy je koniecznie eliminować, bo są potężnym źródłem ognia jądrowego, promieniowania niszczącego wszystko co żywe. Zagęszczamy je więc i zamykamy w zeszkliwionych, ceramicznych, twardych, nieścierających się, nierozpuszczalnych i niegazujących cęgłach, zamykamy w szczelnych pojemnikach ze specjalnych stali lub przetwarzamy w bardzo trwałe elementy betonowe i izolujemy na odludziu, głęboko w opuszczonych kopalniach soli lub zatapiemy w morzu z dala od szlaków komunikacyjnych i prądów, gdzie pogrążają się w mule na dnie wolnym od wstrząsów tektonicznych. Wielkie nadzieje wiąże się z niewykorzystywanym dotąd źródłem energii jądrowej, reakcjami syntezy, łączeniem się jąder izotopów wodoru, które w całym wszechświecie stanowią źródło światła i aktywności gwiazd. Te zwane procesy termojądrowe, które praktycznie opanujemy zapewne jeszcze w tym stuleciu, staną się jednak również źródłem odpadów promieniotwórczych. W mniejszych wprawdzie ilościach i nie tak groźnych jak popioły uranowe i plutonowe, ale przecież także niebezpiecznych. Dlatego też wiele uwagi poświęca się obecnie innemu jeszcze naturalnemu źródłu energii promieniowaniu słonecznemu. Ono przecież jest najpierwotniejszym naszym dobroczyńcą. Wszystkie paliwa naturalne, drewno, torf, węgiel, ropa naftowa, jemu zawdzięczają swe powstanie. Współczesne słoneczne odbiorniki energii w postaci baterii ogniw fotowoltanicznych czy pieców wyposażonych w specjalne zwierciadła koncentrujące promieniowanie naszej gwiazdy są mało sprawne. Potrzebna jest piękna, bezchmurna pogoda i długi okres nasłonecznienia, co ogranicza stosowalność do pewnych tylko obszarów kunie ziemskiej, bardziej suchych i bliższych równika. Ubytek i braki surowców nieenergetycznych usiłujemy kompensować poprzez recyklizację materiałów i stosowanie materiałów zastępczych. Zbieramy i przetwarzamy złom i odpady, wykorzystujemy odchody zwierzęce, a nawet ludzkie, produkując z nich tak cenne i specyficzne substancje jak witamina B12. Zamiast drewna i metali używamy sztucznych tworzyw i nowoczesnych tworzyw zespolonych o tak udoskonalanych parametrach, że mogą one służyć jako materiał konstrukcyjny nawet korpusów silników rakietowych. Biorąc jednak pod uwagę niesłychanie dynamicznie wzrastające zapotrzebowanie ludzkości, należy się spodziewać, oczywiście nie w tym jeszcze stuleciu, nadejścia podobnego kryzysu, jaki grozi w dziedzinie energetyki. Kiedyś, gdy Lord Rutherford zrealizował w laboratorium przemianę azotu w tlen, pojawiło się przekonanie, że człowiek będzie mógł łatwo fabrykować potrzebne pierwiastki z innych, pospolitych i występujących w obfitości. Przewidywano zmierzch złota, które z obiektu luksusu i lokaty pieniędzy miało stać się przedmiotem powszechnego użytku, niewiele więcej wartym od kolorowych szkiełek i plastikowych osób. Jednakże, nawet dzisiaj, przy współczesnym poziomie techniki jądrowej, realizacja odwiecznych marzeń alchemików nie jest wykonalna. Daleko nam do praktycznego rozwiązania całego problemu, wymagającego niezwykłych nakładów energii i ogromnego jeszcze postępu technicznego. Jeśli nawet w końcu, zapewne jednak nie wcześniej niż bliżej połowy przyszłego stulecia, przetwarzanie jednych pierwiastków w drugie na wielką skalę stanie się możliwe i gospodarczo opłacalne, powstaną zdane trudności z odpadami promieniotwórczymi produkcji. Wiek 20 jest specyficznym okresem w rozwoju ludzkości. Niezwykły rozkwit nauki i związany z nim wzrost przemysłu przyczyniły się do dość istotnych zmian w środowisku naturalnym naszej planety. Pojawiły się większe skażenia atmosfery i wód, które zaczynają nas gnębić, a nawet niszczyć. Ograniczenie rozwoju nie jest wskazane, a nawet nie jest możliwe. Kontynuowanie zaś wzrostu na dotychczasowych zasadach staje się groźne. Jednocześnie człowiek zdobył klucz do nowych dziedzin o oszałamiających perspektywach. Opanował pierwsze źródła energii jądrowej, stworzył maszyny cyfrowe i dokonał rewolucji w dziedzinie przetwarzania i krążenia informacji, wynalazł inżynierię genetyczną umożliwiającą manipulowanie cechami dziedzicznymi i otworzył szlaki kosmiczne. Żyje więc w czasach tak przełomowych, że wstrząsnęły one podstawami jego istnienia, jego rozwoju, jego przyszłości. Rozpadają się zupełnie już nieprzydatne, dawne systemy pojęć. Pękają sztywne granice prowincji, państw, powstają nowe porządki społeczne. Świat burzy się. Era nowożytna, którą zapoczątkowała zrozumienie, że Ziemia jest kulista i że nie stanowi centrum wszechświata, lecz tylko jedno z wielu planet Układu Słonecznego, a jednocześnie era narodzin eksperymentu naukowego i nauki w ścisłym tego terminu znaczeniu, oraz przemysłu. Ta era kończy się. W bólach i wstrząsach przychodzi nowa era, w której człowiek z obywatela średniej planety staje się obywatelem wszechświata. Wychodzimy w przestrzeń kosmiczną. Prawdziwym celem działalności człowieka poza Ziemią zwrócił na to uwagę wybitny znawca i współtwórca współczesnej astronautyki Kraft Erike, jeszcze w roku 1974 na 25. Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Amsterdamie nie może być po prostu księżyc ani Mars, ani jakikolwiek inny obiekt we wszechświecie. Celem tym musi być rozwój całej ludzkości, realizacja najszlachetniejszych jej marzeń i najszczytniejszych dążeń. Rozwój nasz wymaga jednak zmian, a zmiany kosztują. Nie chodzi tu tylko o nakłady materialne, o pieniądze, lecz więcej jeszcze o wysiłek, o przełamywanie utartych nawyków, podejmowanie działań w zupełnie nowy sposób. Możemy snuć śmiałe koncepcje kolonizacji kosmosu, zmieniania klimatu Wenus czy Marsa, wysyłania naszych obiektów ku układowi gwiazdy Alfa Centaura. Wszystko to zapewne nastąpi, lecz jeszcze nieobecnie i nie tak rychło. Kraft-Erike z ogromnym realizmem zwrócił uwagę na fakt, że ludzie i rządy osądzają to, co może przynieść nasza działalność kosmiczna nie na podstawie tego, co nam ukazuje nieukiełznana wyobraźnia, lecz odpowiednio do stopnia, w jakim astronautyka zaspokaja ludzkie potrzeby i godzi się z rzeczywistością gospodarczą. Poparcie ze strony czynników oficjalnych i zwykłego człowieka dla działalności w kosmosie będzie proporcjonalne do umiejętności utrzymania równowagi między wielkością wydatków a korzyściami faktycznymi. Musimy znaleźć się na wysokości zadań, jakie przed nami stoją. Obecnie i przez jakiś jeszcze czas Ziemia pozostanie jedyną siedzibą ludzi żyjących w większych zespołach. Losy tej siedziby są zagrożone przez nasze potrzeby rozwoju. Jeśli nie przyczynimy się do otwarcia naszego świata dla wszystkich ludzi, raczej niż dla niewielu zainteresowanych, w poznaniu i opanowaniu ośrodka pozaziemskiego nie będzie przyszłości dla lotów kosmicznych, gdyż wtedy przyszłość ta zamknie się i dla całej ludzkości. Astronautyka wykazała swoje znaczenie jako nowe źródło niezwykłych możliwości, ponieważ technika kosmiczna ciągle jeszcze znajduje się w powijakach. Jej potencjalne znaczenie jest o wiele większe od tego, jakie zostało już zademonstrowane. Narodowe i międzynarodowe problemy gospodarcze i kierunki rozwoju są ściśle powiązane ze sobą i ze środowiskiem, w którym żyjemy i działamy. Racjonalne i wszechstronne rozwiązanie tych problemów jest możliwe tylko przy spojrzeniu na nie z odpowiedniej odległości i wysokości z kosmicznej platformy odniesienia. Specjaliści w zakresie techniki i badań kosmicznych są z natury rzeczy najpotężniejszymi i najbardziej zdolnymi do działania z przymierzeńcami w walce o czystość środowiska. Chodzi tu nie tylko o otoczenie, o przestrzeń fizyczną, lecz i o środowisko psychiczne, społeczne. Chodzi nie wyłącznie o walkę z zanieczyszczeniami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, o zachowanie czystości powietrza, wód i lądów. Astronautyka burzy bariery zaściankowości, uprzedzeń społecznych, wykazuje bezsens i szkodliwość życia w izolacji, które prowadzi do skażenia psychiki i rozbicia ludzkości na skłócone ze sobą chaotycznie postępujące grupki. Przestrzeń kosmiczna nie stanowi jednej z możliwych dróg rozwoju człowieka. Przez nią prowadzi jedyne wyjście z trudności gospodarczych, kłopotów ze środowiskiem, niezgodności światopoglądowych. Świat współczesny nie jest zamknięty w granicach naszej planety. Pomimo istnienia naturalnych barier, otwiera się on na przestrzeń kosmiczną, która jest nieskończona. Astronautyka umożliwiła przekroczenie tych barier i faktyczne włączenie środowiska kosmicznego w sferę działalności człowieka. Długofalowa ewolucja cywilizacji ziemskiej może skutecznie przebiegać tylko w środowisku w odpowiednim zakresie ustabilizowanym. W środowisku nie niezmiennym, ale w którym rozwój człowieka praktycznie nie ulega zakłóceniom ani wskutek eksplozji demograficznej, ani powstawania gigantycznej bazy energetycznej, ani wykładniczego rozwoju przemysłu i innych dziedzin gospodarki. Jednakże warunki stabilności może zapewnić tylko środowisko otwarte otwarte na przestrzeń kosmiczną ponieważ wtedy jest ono nieskończone, zarówno fizycznie, jak i funkcjonalnie. Nieograniczoność fizyczną zapewnia niego składnik pozaziemski, wszechświat. Nieograniczoność funkcjonalna jest zagwarantowana dzięki procesowi recyklizacji, która może być skuteczna także w środowisku fizycznie skończonym. Życie przed powstaniem cywilizacji ludzkiej na Ziemi rozwinęło składnik fizycznie nieograniczony, wykorzystując poprzez proces fotosyntezy pozaziemskie słoneczne źródło energii. Czerpanie z tego źródła zmieniło zasadniczo ziemskie środowisko, ale nie zakłócało jego rozwoju, bo nie było techniki. Czynnika nienaturalnego. Przed pojawieniem się człowieka na Ziemi jako istoty zmieniającej otaczające środowisko, jedyna technologia, jaka istniała, była technologią organizmów żywych. Będąc substancjalnie ograniczona do środowiska własnej planety, nie miała innego wyboru w tworzeniu środowiska funkcjonalnie nieograniczonego, jak tylko przez pełną recyklizację materiałów w procesach fermentacji i przemiany materii z udziałem tlenu. Współczesny nasz system materialny nie jest w stanie naśladować z powodzeniem. Rozwiązania pełnej recyklizacji substancji istniejącego w okresie rozwoju życia przed pojawieniem się człowieka. Możemy oczywiście i powinniśmy udoskonalać naszą technikę recyklizacji materii, dążąc do zachowania ustabilizowanego środowiska. Jednakże biosfera, jeśli pominiemy obecność i działalność człowieka współczesnego, dokonuje recyklizacji jedynie mniej więcej 18 pierwiastków i potrzebuje do tego celu całego środowiska planetarnego. Udział w biosferze zmienia radykalnie układ stosunków. Konieczna staje się obecnie recyklizacja aż około 100 pierwiastków. Nie można jej jednak dokonywać poprzez środowisko ziemskie, nie zmieniając go całkowicie i nie niszcząc biosfery w sposób zupełny. Gdybyśmy jednak chcieli, gigantycznym wysiłkiem, przeprowadzać kunsztowną recyklizację na drodze tworzenia zamkniętych, sztucznych układów, chroniąc środowisko planetarne przed zakłóceniami i szkodliwymi zmianami, musielibyśmy dokonywać tego kosztem nieproporcjonalnie wielkich nakładów. Byłoby to nie tylko gospodarczo zupełnie nieopłacalne, ale praktycznie wręcz nierealne. Jedyne rozwiązanie funkcjonalne, rzeczywiście wykonalne, a jednocześnie ekonomicznie uzasadnione, to recyklizacja poprzez fizycznie nieskończoną przestrzeń kosmiczną. W toku takiej recyklizacji będą się odbywały w środowisku pozaziemskim procesy przetwarzania materiałów przy wykorzystaniu niewyczerpanych źródeł energii. Przede wszystkim słonecznej. Oczywiście, do realizacji tych procesów konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków, rozwinięcie przemysłu kosmicznego, głównie na orbitach satelitarnych naszej planety. Wiąże się to z nową rewolucją przemysłową, z wielkoskalowym i wszechstronnym wykorzystaniem praktycznego źródła energii, jakim jest Słońce, oraz z wyrzuceniem ciężkiego przemysłu w przestrzeń pozaziemską i stworzeniem tam zakładów specjalnych wymagających do ich funkcjonowania specyficznych warunków kosmicznych przede wszystkim nieważkości. Choć w oczach przeciętnego człowieka może to wydać się równie mało jeszcze realne, jak w latach 40. czy pierwszej już połowie lat 50. przedstawiała się w ogóle możliwość wykonywania lotów kosmicznych, już dziś biegną wielu torami przygotowania do tej wielkiej naszej ekspansji w przestrzeń okołosiemską. Trzeba spenetrować środowisko, stworzyć trwałe bazy, przysposobić ludzi do długotrwałego tam pobytu i owocnej pracy. Wielcy autorzy opowiadań i powieści fantastyczno-naukowych Stanisław Lem, Rain Bradbury, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Robert Heinlein przedstawiali romantyzm podróży kosmicznych. Pionierskie wyczyny ludzi, którzy w zatknięciu z wielkością wszechświata sami stawali się bohaterami na jego miarę. Jakie piękne karty poświęcił im nasz wspaniały pisarz w obłoku Magellana. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Przynajmniej na razie. Ogromne nakłady, które wprawdzie, zwłaszcza obecnie, zwracają się z nadwyżką, zaangażowanie wielkiej liczby urządzeń, instytucji, zakładów przemysłowych, stosowanie naukowych metod przygotowania lotów poza Ziemię, rzucanie na szale prestiżu narodowego. Wszystko to spowodowało pozbawienie astronautyki po smaku autentycznej przygody. Każda misja, czy to tylko urządzeń zautomatyzowanych, czy statków z załogą ludzką na pokładzie, Stanowi bardzo przemyślaną, planową akcję, do której wszystko przygotowuje się wyjątkowo starannie, z wielokrotnymi zabezpieczeniami, a faktyczną realizację poprzedza długimi symulacjami, ćwiczeniami w komputerach i specjalnej aparaturze naśladującej warunki wznoszenia się na orbitę kosmiczną, pobytu w przestrzeni i ewentualnego powrotu na powierzchnię planety. Stopniowo uczymy się nowej techniki, budujemy i wysyłamy poza Ziemię urządzenia coraz doskonalsze, coraz bardziej niezawodne i o długim czasie użytecznego działania. Przez przeszło 10 miesięcy poruszała się po powierzchni Księżyca zautomatyzowana, zdalnie kierowana radziecka stacja badawcza UNO-1. Powrotniki niektórych próbników serii UNA samoczynnie pobrały próbki gruntu księżycowego i dostarczyły je na Ziemię. Amerykański obiekt do badania ośrodka międzyplanetarnego. I aktywności Słońca Pionier 6 działał nieprzerwanie jeszcze w roku 1981, po ponad 15 latach służby w warunkach kosmicznych. W czerwcu 1981 roku do stacji Salut 6, czynnej wówczas już od prawie 4 lat. Przedsumował po raz pierwszy automatyczny obiekt inspekcyjny Kosmos 1267, sprawdzając jej stan i parametry oraz przekazując dane na ten temat do odpowiednich stacji naziemnych. Od wielu lat, rzeczywiście już z górą 20, przygotowujemy stopniowo ludzi do dłuższych pobytów i pracy w warunkach kosmicznych. Wbrew początkowym przepuszczeniom, a zwłaszcza pobudzającym wyobraźniom opisom, którymi darzyli nas szczodrze dawniejsi autorzy książek, nie tylko fantastycznych, ale i popularno-naukowych, warunki te nie są szczególnie łaskawe dla astronautów. Nieważkość nie przydaje człowiekowi skrzydeł, lecz zmusza do wykonywania rozważnych ruchów, działania spokojnego i oszczędnego. Od milionów lat, a jeśli wziąć pod uwagę jego cielesnych poprzedników, to od kilku ich miliardów, wzrastał on w ustalonym polu grawitacyjnym, które stało się naturalnym układem odniesienia w przebiegu różnych funkcji organizmu i ich regulatorem. Jeśli ciążenia zabraknie, nastąpić mogą poważne nawet zaburzenia. Szczególnie wrażliwe są w nieważkości narządy równowagi umiejscowione w uchu środkowym. Ich podrażnienie przez szybsze czy mniej skoordynowane ruchy objawia się zawrotami głowy. Żołądek zaczyna wznosić się do gardła. Niejeden astronauta zebrał w tym zakresie nader niemiłe doświadczenia. A nawet bywał zmuszony, działo się to w czasie wcześniejszych misji do przedwczesnego powrotu na zbawczą powierzchnię rodzimej planety. Są i inne kłopoty, ponieważ kości nie są człowiekowi potrzebne ani tak silne mięśnie, ani cały aparat podporowy ciała w postaci mocnego szkieletu. Organizm samoczynnie to wyczuwa i zaczyna w dobrej wierze pozbywać się materiałów budulcowych wapnia, fosforu, azotu. Kości cienieją. Mięśnie bardzo powoli, ale stopniowo zanikają. W czasie dotychczasowych lotów zjawiska te nie przybierały na szczęście jakichś bardzo niepokojących rozmiarów. Przeciwdziałano im stosując sztuczne obciążenie organizmów, przede wszystkim w postaci odpowiedniej, dość intensywnej gimnastyki, pedałowania na cyklu ergometrze, czymś w rodzaju jeżdżącego w miejscu roweru, poruszania się po bieżni ruchomej, do której dociskają człowieka elastyczne szelki i wykonywania ćwiczeń przy użyciu ekspanderów. Niemniej jednak wszystkie te zabiegi nie usuwały w pełni ujemnych skutków nieważkości w czasie trwania lotu kosmicznego, choć umożliwiały szybki powrót do warunków ziemskich bez jakiegoś wstrząsu, po czym ponowne, pełne przystosowanie do nich następowało po stosunkowo niedługim czasie. Innym niepożądanym skutkiem występowania nieważkości jest zaleganie krwi w górnej części ciała. Przy braku ciążenia nie gromadzi się ona jak normalnie na powierzchni ziemi w jamie brzusznej i nogach, lecz przesuwa się do głowy i klatki piersiowej. Astronauci uskarżają się zatem na wrażenia nadmiernego wypełnienia czaszki, które im przeszkadza i wywołuje dodatkowe zakłócenia. Aby temu przeciwdziałać, zakładają od czasu do czasu specjalne spodnie próżnioszczelne, zaciśnięte w pasie i zmniejszają ciśnienie wokół dolnej połowy ciała. Wywołuje to lokalne przekrwienie, odciągając nadmiar płynu z głowy i klatki piersiowej. Jest to jednak tylko półśrodek, gdyż owych spodni nie można używać długo, a jedynie przez ograniczone okres. Są też kłopoty innego typu, znane i z powierzchni Ziemi, z którymi jednak zaczęliśmy się stykać stosunkowo niedawno, kiedy człowiek zaczął szybko podróżować i przerzucać się w krótkim czasie z jednego kontynentu na drugi. Chodzi o tak zwane rytmy biologiczne, zwłaszcza okołodobowe, a więc w okresie zbliżonym długością do doby. Organizmy nasze w toku ewolucji własnej i poprzedzających je kategorii taksonomicznych przyzwyczaiły się do tej miary czasu i uregulowały swój chód zgodnie z nią. Wielą parametrami i funkcjami naszych ciał rządzi naprzemienny cykl trwania światła i ciemności, dnia i nocy. Zgodnie z nim waha się temperatura wewnętrzna, ciśnienie krwi, wydzielanie hormonów i stężenie wielu innych ważnych biologicznie substancji we krwi. Następuje raz po raz okres czuwania i snu. Zakłócenie rytmów okołodobowych prowadzi do zaburzeń, które mogą się okazać nawet groźne w skutkach. W przestrzeni kosmicznej doba staje się pojęciem bardzo względnym. Na bliskich orbitach okołoziemskich, po których krążą obiekty załogowe, dzień i noc trwają łącznie tylko około półtorej godziny. W przestrzeni międzyplanetarnej z dala od naszej planety słońce świeci bez przerwy. Astronauci regulują więc sztucznie swój czas, jedząc, pracując, śpiąc zgodnie ze wskazaniami zegarków. Ale dostosowując jednocześnie rozkład swych zajęć i odpoczynku do wymogów ziemskich. Nie rozwiązuje to jednak problemu w pełni, zwłaszcza że na działanie wewnętrznych zegarów naszych ciał wpływa również obecność pola grawitacyjnego. Jego brak musi się odbijać na ich prawidłowym chodzie. Poważne zagadnienie stanowi nieunikniona ciasnota pomieszczeń, zamknięcie w ograniczonej przestrzeni, niemożność wyjścia stamtąd, choćby przejściowego powrotu do normalnych warunków. Odcięcie od dobrze znanego świata ziemskiego, od swoich bliskich, nieunikniona monotonia zajęć. Wiąże się to z brakiem bodźców dochodzących zwykle do człowieka, przebywającego na powierzchni Ziemi, z głodem informacyjnym, ale nie tylko. W obcym pomimo wszystko środowisku pojawia się uczucie niepewności i pewnej bezradności, tylko w jakim stopniu osłabia jej obecność kolegów. Człowiek, jako istota społeczna, potrzebuje towarzystwa. Nieustanna ich bliskość, bliskość ciągle tej samej, tych samych twarzy, wywołuje jednak nie zawsze pożądane skutki, prowadzi do powstawania napięć, zwłaszcza w obliczu innych trudności i trudów związanych z życiem w zamkniętym metalowym pudle obiektu kosmicznego. Wydaje się, że wszystkie te problemy złagodnieją, gdy w niedalekiej już przyszłości powstaną duże obiekty załogowe przestronne, w których żyć będą i działać wieloosobowe grupy obejmujące nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Można by tu zapytać, dlaczego ich dotąd tak niewiele było w przestrzeni kosmicznej. Rzecz w tym, że z natury organizm żeński jest delikatniejszy, gorzej znosi trudy lotu poza ziemię, zwłaszcza przeciążenia, niż męski. Jest to w pełni zrozumiałe, tym bardziej, jeśli jednocześnie uświadomimy sobie, że kobiety z reguły nie są żołnierzami frontowymi, górnikami ani marynarzami. Poza tym jest to nader ważne, mają one szczególne wymagania i potrzeby w zakresie higieny, a te będzie można zaspokoić w dostatecznym stopniu tylko w unowocześnionych i większych obiektach, co najmniej takich jak wchodzące obecnie do eksploatacji wahadłowca. Pozostaje jeszcze zasadnicza sprawa wychodzenia na zewnątrz statków załogowych i stacji w otwartą przestrzeń. Poruszania się tam i wykonywania prac. To wcale nie takie proste założyć skafander, wydostać się przez śluzy w ośrodek kosmiczny i działać tam, nic nie ważąc. Oczywiście, mając taką samą prędkość jak obiekt obiegający Ziemię po orbicie satelitarnej, nie można runąć na naszą planetę. Pozostaje się zawieszonym w przestrzeni, a raczej w sąsiedztwie tego obiektu okrąża się glob, znajdujący się daleko pod stopami, na podobieństwo miniaturowego księżyca. Każdy, kto jednak widział historyczne dziś pierwsze wyjście Aleksie Leonowa ze statku Woschod 2, przypomnieć sobie musi jego nader powolny ruch i nieoczekiwanie wielki wysiłek towarzyszący temu wydarzeniu. Tętno kosmonauty bardzo wzrosło, silnie się pocił. Z pewnością nie decydowały o tym głównie emocje, choć i one musiały występować. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że człowiek musiał wyjść w przestrzeń w sztywnym skafandrze, wydętym ciśnieniem atmosfery wewnętrznej i ogromnie krępującym ruchy. Jedyne punkty oparcia stanowiły występy na ścianach statku. Po skałach można się wspinać, w wodzie pływać. W pustej przestrzeni jest się bezradnym, chyba że się ma indywidualne urządzenie napędowe. Poza tym Leonow musiał jeszcze uważać, by nie zacisnąć lub nie splątać węża dostarczającego powietrze do oddychania. Węża, którym był połączony z wnętrzem Wschoda 2. Od czasów tego pierwszego wyjścia w otwartą przestrzeń dokonano znacznego postępu. Wielu astronautów opuszczało swoje obiekty nawet na okresy godzin i realizowało także bardzo skomplikowane prace. Obecnie ekipy, które korzystać będą z wahadłowców i wykonywać złożone programy badawcze i technologiczne, dysponują udoskonalonymi skafandrami, umożliwiającymi dość swobodne wykonywanie ruchów. Stworzono też prototypy urządzeń służących do indywidualnego napędu, wyposażonych w silniczki rakietowe na sprężony gaz. Aby jednak człowiek mógł działać, wykonywać prace fizyczne w przestrzeni w stanie nieważkości musi być zakotwiczony. Ponieważ ciało jego praktycznie pozbawione jest ciężaru, każda jego akcja w przypadku braku zaczepienia powoduje reakcję w postaci przesunięcia ciała w przeciwnym kierunku. Zamiast więc, na przykład, dokręcić nakrętkę, sam się podniesie na kluczu. To też przewidziano, że na wszystkich obiektach, na których przebiegać będą prace montażowe i jakiekolwiek inne, znajdować się musi wiele różnych uchwytów i zaczepów dla stóp, aby ręce kosmicznych robotników i techników były swobodne i obie równocześnie mogły wykonywać różne operacje. Trwają również intensywne poszukiwania sposobów zapewnienia przyczepności podeszwom butów na ścianach statków i stacji orbitalnych. Na elementach budowanych i obsługiwanych konstrukcji. Jest jednak oczywiste, że w warunkach kosmicznych człowiek potrzebuje i zawsze potrzebować będzie pomocników. Wszelkie możliwe operacje wykonywane poza Ziemią powinny być zmechanizowane i zautomatyzowane w jak największym stopniu, aby usprawnić ich realizację. A ludziom musi przybadać w udziale rola raczej kierowania przebiegiem prac niż osobistego dokręcania śrubek. Dlatego właśnie od lat tak wiele uwagi poświęca się obmyślaniu, tworzeniu i wypróbowywaniu różnych urządzeń samoczynnych i robotów, które mogą człowieka wspomagać i wyręczać w jego działaniach w przestrzeni na orbitach satelitarnych naszej planety. Do narzędzi tych należą proste manipulatory stanowiące zmodyfikowane wersje znanych układów typu Pan Niewolnik. Jak Pan nakazuje, tak niewolnik funkcjonuje. W tym przypadku człowiek obsługujący manipulator wykonuje odpowiednie ruchy, a sztuczna ręka urządzenia dokładnie naśladuje czynności kierującego nią. Są też bardziej złożone i udoskonalone układy. W rodzaju telefatora wyposażonego w kamery telewizyjne i monitory umożliwiające precyzyjne śledzenie przeprowadzanych operacji i nadawanie im odpowiedniego przebiegu, nawet z wielkiej odległości. Tutaj manipulator, sztuczny robotnik znajduje się daleko od obsługującego go człowieka. Połączony z nim tylko za pośrednictwem łącza radiowego. W nie tak dawnych jeszcze utworach literackich typu Science Fiction, a także we wstępnych opracowaniach technicznych, dominowała koncepcja tworzenia dużych konstrukcji na orbitach okołoziemskich, z ujednoliconych członów wysyłanych z powierzchni naszego globu. Cała budowa polegała na odpowiednim zbliżeniu takich elementów i ich prostym łączeniu w większą całość. Powstawałyby w ten sposób swoiste kosmiczne domki z klocków o cylindrycznej postaci, przypominające jakieś koszarowe bloki złożone z hermetycznie zamkniętych, rurowatych pomieszczeń. Koncepcja ta pojawiła się w ścisłym związku z rodzajem używanego wówczas jedynego środka transportu, jakim były rakiety. Potężne i w końcu już prawie niezawodne, miały jednak i mają różne braki, do których należy przede wszystkim jednorazowość użycia. Cóż z tego, że taki cud techniki współczesnej jak Saturn V umożliwia realizację lotu kilkuosobowej załogi ludzkiej aż na Księżyc, skoro dokonuje ono tylko pojedynczego zrywu, po którym rakieta, warta w okresie ekspedycji ku srebrnemu globowi aż około 100 milionów dolarów. Zwala się częściami w dół i ulega zupełnemu zniszczeniu. Pamiętam, ile wysiłków dokonywano, chcąc ratować poszczególne człony wyposażone we wspaniałe silniki i skomplikowane układy elektroniczne. Myślano o użyciu wielkich spadochronów lub specyficznych skrzydeł w postaci tzw. płatów Rogalio. Okazało się jednak w końcu, że gra nie jest warta świeczki. Że koszty operacji odzyskiwania rakiety po jej zrywie i ponownego przygotowania do nowego startu przewyższają niestety znacznie nakłady na budowę nowej. Nie. Nie na tej drodze należało szukać rozwiązania palącego problemu usprawnienia transportu kosmicznego. Zamiast rakiet trzeba było stworzyć odpowiedniki współczesnych samolotów dalekiego zasięgu o bardzo znacznym udźwigu. Te nowe układy nośne musiałyby nadawać się do wielokrotnego wykorzystania. Startować raczej z dużych lotnisk i na takie lotniska powracać. Odżyły więc koncepcję wielkich samolotów rakietowych zdolnych do okrążenia globu ziemskiego i powracających na jego powierzchnię lotem zbliżonym do ślizgowego, poczęta jeszcze w roku 1944 przez Eugenia Sengera i jego przyszłą żonę, matematyczkę Irene Brandt. Pomysły te, które kilkakrotnie podejmowano i ze względu na poważne problemy techniczne odkładano znów i spychano w zapomnienie, odżyły w pełni u okresu pierwszych wypraw księżycowych człowieka. Był to czas wielkich kontrowersji, odchodzenia tych, którzy stworzyli współczesną astronautykę, takich jak Vernon von Braun w Stanach Zjednoczonych, i dalekowzrocznych decyzji uznających priorytet praktycznego wykorzystania owoców lotów kosmicznych dla rozwoju Ziemi i jej cywilizacji technicznej. Rakiety, których rozmiary dochodziły do okresu możliwości technicznych, a koszty do pułapu możliwości finansowych musiały ustąpić pola uskrzydlonym ich potomkom, zdolnym do wielokrotnego wznoszenia się na orbity satelitarne Ziemi i powracania na nią, analogicznym więc do pociągów i samolotów wahadłowych, kursujących okresowo tam i z powrotem między określonymi miejscowościami. Zaczęto budować kosmiczne wahadłowce. Było to przedsięwzięcie techniczne nowe, bardzo trudne i wymagające dokonania przełomu w różnych dziedzinach, m.in. stworzenie osłon cieplnych zupełnie nowego rodzaju, o bardzo skomplikowanym ukształtowaniu oraz nieznanych dotychczas wysokoprężnych silników rakietowych. Jednocześnie od początku lat 70. przebiegała próbna eksploatacja pierwszych stacji orbitalnych, jeszcze niedoskonałych, o kształtach narzuconych przez możliwości transportu rakietowego. Te stacje, zawodne w różnych swych elementach, takich jak urządzenia stabilizujące ich usytuowanie z przestrzeni czy aparatura klimatyzacyjna, wymagały okresowych napraw, wymiany niedziałającego już wyposażenia, dowozu tlenu, wody czy materiałów pędnych, Nieodzownych do poprawienie orbity obiektów stopniowo zbliżających się ku Ziemi wskutek odczuwalnego oporu jej atmosfery. A przecież właśnie owe stacje odegrały nadzwyczaj ważną rolę w przygotowaniu ludzi do długotrwałej działalności w warunkach kosmicznych w opracowaniu metod zagospodarowania przestrzeni w pobliżu naszej planety. Szczególnie doniosłe znaczenie miała kilkuletnia eksploatacja saluta 6. Do którego przysumowało, rzecz niespotykana 30 statków trzech różnych typów, przywożąc łącznie 16 załóg, lecz aż 27 kosmonautów, przy czym sześciu z nich dwukrotnie. Doświadczenia amerykańskie są skromniejsze. W Stanach Zjednoczonych zrealizowano i to stosunkowo dawno temu, bo w roku 1973 jedną jedyną stację orbitalną Skylab. Przygotowując na prędce sprzęt i urządzenia, powstałem w toku realizacji lotów załogowych na Księżyc. Stacja była przestronna. Kubatura jej wynosiła ponad 350 m sześciennych, w miarę wygodna. Wykorzystana też została dość wszechstronnie, służąc przede wszystkim do wykonywania kompleksowych obserwacji astronomicznych, głównie Słońca i do badań powierzchni Ziemi których wynikiem były wspaniałe jej zdjęcia, nie tylko do dziś budzące podziw bogactwem barw i szczegółów, ale i stanowiące źródło wielu nieoczekiwanych odkryć o doniosłym znaczeniu i naukowym, i gospodarczym. W Skylabie zetknięto się też po raz pierwszy z problemami związanymi z długotrwałym pobytem człowieka w warunkach kosmicznych. Słujemnym oddziaływaniem nieważkości z czynnikami psychicznymi i socjalnymi dotyczącymi współżycia ze sobą członków załogi w niecodziennym i trudnym środowisku. Wykonano również całą serię eksperymentów technologicznych, które stanowią wstępny etap rozwoju przyszłych zakładów orbitalnych, produkujących specjalne elementy elektroniczne, optyczne i mechaniczne. Doświadczenia ze stacjami kosmicznymi pierwszej generacji wykazały, że trzeba się jeszcze wiele nauczyć, Zanim powstaną obiekty nadające się do wygodnej i bardzo sprawnej eksploatacji, na wzór tych wszystkich, o których tak pięknie i przekonująco piszą autorzy różnych opowiadań i powieści fantastyczno-naukowych. Dlatego właśnie postanowiono przeprowadzić wiele jeszcze doświadczeń i badań, wykorzystując do tego celu właśnie wahadłowce. Pierwsze amerykańskie statki tego typu zawierają wielki luk, w którym można umieszczać ładunki użyteczne o długości około 18 metrów, o średnicy około 4,5 metra i masie do 30 tysięcy kilogramów. W logu tym wynosić się będzie na orbity okołoziemskie m.in. laboratoria o zmiennej konfiguracji, złożone z członów hermetycznych i platform, służące do wykonywania obserwacji i eksperymentów w wielu dziedzinach, m.in. z zakresu dostosowania człowieka do warunków kosmicznych i wykonywania prac w otwartej przestrzeni. Chodzi tu na przykład o przygotowanie się do tworzenia większych konstrukcji o przeznaczeniu naukowym i technicznym, takich jak duże zespoły antenowe, generatory elektryczności wyposażone w wielkie układy baterii słonecznych. Platformy teledetekcyjne. Ponieważ, jak już wiemy, praca człowieka w warunkach kosmicznych wymaga wsparcia go przez odpowiednie urządzenia techniczne i daleko posuniętą automatyzację, skonstruowano i wypróbowano nawet na powierzchni Ziemi prototypowe maszyny wytwarzające elementy kratownic o uniwersalnych zastosowaniach ażurowe belki, z których można budować w przestrzeni. Maszyny te mają być wypróbowane w polu, właśnie po wyniesieniu na orbity satelitarne naszej planety. Jedno z tych urządzeń fabrykuje samoczynnie belki złożone z prętów ze sztucznego tworzywa, zbrojonego włóknami szklanymi, pobieranych z zasobnika i łączonych przez zgrzewanie. Druga maszyna wykorzystuje taśmę ze stopu aluminium, którą zwija w rurki, a te z kolei spawa automatycznie ze sobą. Jakże w ciągu zaledwie dwudziestu kilku lat zmienił się obraz działalności człowieka w przestrzeni okołoziemskiej, widziany oczami wyobraźni tych, którzy tę działalność przygotowują. Zniknęły proste środki przewozowe w postaci potężnych rakiet nośnych, a ich miejsce zajęły zgrabne, uskrzydlone wahadłowce. Dowożące ludzi, materiały i urządzenia z powierzchni planety oraz kanciaste transportowce międzyorbitalne, dostosowane kształtem nie do ośrodka, lecz do ładunków. Nie ma też ludzi w sztywnych skafandrach przypominających nurków. Zastąpili ich pracownicy o zgrabnych sylwetkach, Poruszający się swobodnie w przestrzeni przy wykorzystaniu indywidualnego napędu odrzutowego. Niektórzy z nich przenoszą się z miejsca na miejsce w niewielkich kabinach z panoramicznymi okienkami, wyposażonych w zestawy różnych uchwytów i manipulatorów. Próżno to szukać spawaczy żmudnie dołączających małe elementy do rozbudowywanej konstrukcji czy monterów pracowicie wprowadzających wkręty w tysiące otworków. W niezwykłej ciszy, przerywanej sygnałami urządzeń i informacjami napływającymi z centralnego stanowiska dyspozycyjnego, pod czarną odchłanią nieba, oświetloną ostrymi światłami oddalonych gwiazd i płonącą kulą słońca, z ziemią błękitnawą i przysłoniętą rozczłonkowanymi formacjami obłoków, przesuwającą się stopniowo pod stopami jak taśma bez końca, ludzie raczej kierują pracą niż sami ją wykonują – nadzorując działanie automatów, urządzeń i narzędzi. W warunkach nieważkości, przy braku oporu ośrodka, w nieobecności wiatrów i opadów atmosferycznych powstają konstrukcje o śmiałych i rozczłonkowanych kształtach, ażurowe i rozległe. Jakże inne od tych, jakie wypada wznosić na powierzchni globu, zgniatanych własnym ciężarem, niszczonych przez korozję, narażonych na uszkodzenie przez wodę, wichury, wyładowania elektryczne. Jest jakiś paradoks w całym tym istnieniu i rozwoju drugiej ziemskiej rzeczywistości, na bliskich i dalszych orbitach satelitarnych naszej planety. Pomimo ruchu z szalonymi prędkościami, wynoszącymi dziesiątki tysięcy kilometrów na godzinę, Obieganiu globu w czasie półtorej czy co najwyżej niewielu godzin. Czas ulega tu nienaturalnemu spowolnieniu. Ludzie zawieszeni w pustce kosmicznej między niezwykle odległymi ciałami niebieskimi, widzianymi stąd, jeśli pominąć pochodnie słońca i cyklicznie to rozświetlającą się, to przegasającą lampę księżyca, tylko w postaci jasnych punktów znajdują się niby poza normalnym strumieniem starzeń. Nawet ich zwykła praca, sprawna i dobrze zorganizowana, przebiega w świecie jakby pozbawionym wymiaru czasowego, nie w teraźniejszości, lecz jakby przy zatrzymanym zegarze. Wykorzystanie wahadłowców i wywodzących się z nich udoskonalonych środków transportu, wyposażonych w specjalne układy niwelujące oddziaływanie przeciążeń, przybliży przestrzeń okołoziemską przeciętnemu człowiekowi, zwłaszcza jeśli nieodzowne zwiększenie częstotliwości lotów załogowych przyczyni się również do bardzo znacznego ich potanienia. Dodatkowym atutem decydującym o możliwości pobytu w warunkach kosmicznych nieobciążonego ujemnymi skutkami nieważkości będzie wprowadzenie sztucznej grawitacji w przyszłych stacjach i bazach orbitalnych. Rolę ciążenia pełnić w nich będzie siła odśrodkowa wytworzona przez ruch obrotowy odpowiednio dużych obiektów. Pomysł to nie nowy. Pierwszy wpadł na niego nasz współrodak, ojca miał przecież Polaka, Konstanty Ciołkowski jeszcze w roku 1903. Ideę tę rozwijali niejednokrotnie niezależnie od niego jego następcy, przede wszystkim Hermann Obert oraz Potocznik, ukrywający się pod pseudonimem Hermann Nordung. Ten ostatni zaproponował zbudowanie stacji orbitalnej w postaci obracającego się pierścienia. Przeznaczonego dla ludzi, w którym wskutek ruchu obrotowego panowałoby sztuczne ciążenie. Pomysł potocznika Nordunga spopularyzował w Stanach Zjednoczonych po ostatniej wojnie nie żyjący już dziś Werner von Braun, nawiasem mówiąc urodzony na ziemi polskiej bo w wyżysku niedanego nakła. Ponieważ budowa wielkich, pierścieniowych obiektów stanowi jednak z pewnością trudniejsze zadanie niż konstruowanie tworów walcowych. Inni zaczęli proponować realizację ogromnych cylindrów obracających się wokół osi. Należał do takich Daryl Romick, którego wywodów, ilustrowanych doskonałymi, śmiałymi rysunkami, słuchałem, przyznaję, z pewnymi zastrzeżeniami, a nawet oporami, na międzynarodowych kongresach astronautycznych w drugiej połowie lat 50. Kiedy na bliskich orbitach okołoziemskich znalazły się dopiero pierwsze obiekty stworzone przez człowieka. Romik odznaczał się rozmachem. Jego stacje kosmiczne w kształcie walców miały mieć długość kilometra i średnicę 300 metrów. Ludzie, 20 tysięcy mieszkańców, mieli jednak przebywać nie w nich samych, a w obracających się tarczowatych, połączonych z nimi segmentach. W owym czasie, nawet w oczach entuzjastów, znających jednak złożoność problemów technicznych oraz ekonomicznych i poważnie interesujących się astronautyką, sprawa nie wydawała się godna zaufania. Pomysły jakichś rozbudowanych osiedli orbitalnych zaliczano do sfery raczej fantazji. W połowie lat 70. sprawa odżyła i co więcej, podjęto w tym zakresie zupełnie poważne prace studialne i eksperymentalne. Jedną z głównych postaci stał się tu profesor ze znanego i cenionego Uniwersytetu Princeton w stanie New Jersey Gerald O'Neill. Ten stosunkowo młody i energiczny człowiek stworzył cały zespół, który przeprowadzał złożone obliczenia, kreślił projekty i wykonywał oceny nie tylko wykonalności technicznej, lecz również opłacalności ekonomicznej. Słowem, obok entuzjazmu, wielką rolę w tych pracach odgrywała również bardzo trzeźwa kalkulacja, przeprowadzana przez bardzo kompetentnych ludzi. Niektóre zupełnie nowatorskie pomysły weryfikowano nie tylko na modelach komputerowych, ale i konstruując miniaturowe prototypy laboratoryjne. Do prowadzonych studiów włączyli się też specjaliści z różnych ośrodków amerykańskich, m.in. z Uniwersytetu Stanforda, słynnej uczelni, w której, gdy ją odwiedzałem przed kilku laty, pracowało m.in. 12 laureatów Nagrody Nobla oraz uczeni z Wielkiego Centrum NASA, ośrodka badawczego Amesa. Ziemia długo jeszcze będzie mogła wyżywić rodzące się nowe miliardy ludzi. Jej zasoby nie są jeszcze wyczerpane, a nowe źródła energii, przede wszystkim jądrowe i słoneczne, i dalsze upowszechnienie jej wykorzystania w postaci tak wygodnej w stosowaniu elektryczności umożliwią zaspokojenie wzrastającego głodu elektrycznego z nawiązką. Jednakże wszystko to stanie się realne tylko wtedy, gdy wykorzystamy zdobycze astronautyki celem znacznie skuteczniejszego niż dotychczas i pełnego poznania i spożytkowania bogactw naturalnych naszej planety, gdy uruchomimy słoneczne elektrownie satelitarne, gdy uda się nam ochronić jej zagrożone środowisko naturalne przez przerzucenie skażających je zakładów przemysłowych na orbity okołoziemskie i okołoksiężycowe, nauczymy się eksploatować skarby naturalne srebrnego globu i i uwalniać od groźnych odpadów radioaktywnych, wyrzucając je w daleką przestrzeń. Nie jest to fantazja ani pobożne życzenie, ale jedyna droga zapewnienia ludzkości prawidłowego i owocnego rozwoju. Może się komuś zdawać, iż umieszczenie brudnych chłód i wytwórni chemicznych na orbitach okołoplanetarnych, czy kierowanie promieniotwórczych popiołów w ośrodek kosmiczny to nowa, wysoce szkodliwa droga siania skażeń, które, jak odbita od muru kula, mogą stać się niebezpieczne dla sprawcy. Jednakże ogrom przestrzeni w porównaniu z rozmiarami Ziemi jest niewyobrażalnie wielki. Ośrodek międzyplanetarny jest nieustannie wymiatany przez wszędzie obecny wiatr słoneczny. Strumienie cząstek naładowanych pędzące przeciętnie z prędkościami około 400 km na sekundę. Wszelkie więc najbardziej nawet toksyczne materiały, wyrzucane w przestrzeń czy rozsiane w niej nie wnikną z powrotem w atmosferę naszego globu, lecz ulegną bardzo szybkiemu i bezpowrotnemu rozproszeniu, także praktycznie nie pozostanie po nich śladu. Pojemniki z wysoce niebezpiecznymi odpadami promieniotwórczymi zaś znajdą się na dalekich orbitach około słonecznych. A prawdopodobieństwo zderzenia ich z Ziemią i spadku na nią będzie równie znikome, praktycznie równe zeru, jak dajmy na to naszej planety z Marsem czy Wenus. Wizje Gerarda Onila, na pierwszy rzut oka równie niezwykłe jak kiedyś projekty Darola Romika, są jednak znacznie bardziej spójne, bardziej przemyślane, szczegółowe i uwzględniające realia techniczne. Ich rozmiar wywodzi się nie tyle z fantazji twórczej autora, ile z konieczności życiowej. Owe osiedla zawieszone w przestrzeni muszą być w najwyższym zakresie samowystarczalne. Oto centrum systemu. Kolonia Onila. Osiedle kosmiczne 10 tysięcy ludzi. Żyją oni tam, mieszkają oraz pracują wraz z całymi rodzinami i dlatego przybywać muszą i przebywają w warunkach możliwie w pełni zbliżonych do panujących na powierzchni ich rodzimej planety. Zapróżniono szczelnymi ścianami jest pustka. Czerni nocy kosmicznej rozświetlanej jaskrawą, oślepiającą żagwią słońca i wypełnionej ostrymi ognikami gwiazd. Za wielopowłokową barierą odcinającą pierścieniowe osiedle od ośrodka międzyplanetarnego szalają strumienie wiatru słonecznego. Będą ziarna pyłowe. Z rzadka przelatują większe okruchy. Prawie z prędkością światła nadlatują płaciski jąder promieniowania kosmicznego. W ogromnej kolonii, wypełnionej normalnym, bardzo czystym powietrzem, jest spokój. Oświetlenie, pochodzące z wielkiego zewnętrznego zwierciadła odbijającego promieniowanie słoneczne, przypomina do złudzenia blask dnia ziemskiego. Dzięki odpowiednim zmianom usytuowania reflektora promieniowanie to pojawia się i znika też w rytmie dobowym. Po zwolna budzącym się ranku następuje jasne południe, a potem światło słabnie nadciąga wieczór i zapada noc. Ludzie nie unoszą się swobodnie w przestronnym wnętrzu kolonii. Poddani oddziaływaniu wszechobecnej siły odśrodkowej zastępującej tu skutecznie siłę ciążenia nie muszą miarkować ruchów wolnie od zagrożeń ubocznych skutków nieważkości. Pierścień jest oddalony o kilometr od osi obrotu. Obrót ten przebiega zatem bardzo powoli i jest dla mieszkańców kosmicznego osiedla zupełnie niewyczuwalny. Poruszają się oni wewnątrz swego obrączkowego świata po przyśrodkowej powierzchni zewnętrznej ściany tego świata, mając wysoko nad swymi głowami w odległości około 130 metrów przeciwległą ścianę do złudzenia naśladującą ziemskie niebo. Klimat jest łagodny, ale niejednostajny. Temperatura za dnia wzrasta. Po rzeźwym ranku wstaje ciepły dzień. Noce celowo są chłodnawe. Od czasu do czasu pojawia się nawet coś w rodzaju deszczu. Sztucznie wywołany opad, który oczyszcza powietrze z pyłu. Człowiek nie może być oddzielony od tego, z czym się zrósł w czasie swojego życia na ziemi. Nie wolno mu odebrać przyrodzonego środowiska wraz z jego normalną przypadkowością zdarzeń i szumem informacyjnym odgłosów natury. Jeśli chcemy zakotwiczyć się w przestrzeni, Musimy tam zabrać ze sobą część Ziemi, stworzyć możliwie pełne jej naśladownictwo i złudzenie. Tylko wtedy zapewnimy sobie niezakłócony bieg życia, prawidłowy rozwój i trwałość istnienia naszych kolonii. Wiedział o tym, tak wspaniale wyczuwał to swą intuicją Konstanty Ciołkowski, projektując stworzenie stacji kosmicznych z sadami i ogrodami. Kolonie O'Neill'a nie są więc błyszczącymi światami z plastiku i metalu, wypełnionymi automatami, które na pojedynczy głos czy gest wyręczają człowieka we wszystkich czynnościach, otwierają mu nawet wszystkie drzwi i przenoszą w mgnieniu oka w dowolne wskazane przez niego miejsce. Ludzie mogą tylko i muszą żyć w środowisku jak najbardziej zbliżonym do naturalnego, wśród drzew i kwiatów. I chociaż od czasu do czasu słyszeć brzęk owada, trzepotanie skrzydeł ptaka, wszystko to będzie wokół nich w kosmicznych ośrodkach, stwarzając im fizyczne i psychiczne warunki normalnego istnienia. Dlatego też mieszkać oni będą tam w domach, ukształtowaniem przypominających takie, jakie są na naszej planecie. Ze względu na specyficzne warunki, sztuczne ciążenie będzie mniejsze od ziemskiego, chyba nawet dwu albo trzykrotnie, bo to wystarczy do zapewnienia dobrego samopoczucia i sprawności. Pomieszczenia mieszkalne będą miały lekką konstrukcję o ścianach cienkich, choć dobrze izolujących dźwięki, aby lokatorzy nie czuli się jak w kiepsko wykonanym bloku, gdzie słysze się kłótnie sąsiadów z drugiej klatki schodowej. Za oknami rosnąć będą drzewa i krzewy, kwiaty i jarzene. Cały ten ogród wypełni obszar z górą 60 hektarów, dostarczając mieszkańcom tyle świeżej żywności, że będą oni w zasadzie samowystarczalni. Natomiast surowce mineralne wypadnie czerpać spoza kolonii. Dowóz ich z Ziemi byłby zbyt kosztowny, zwłaszcza, że osiedla zakładać się będzie nie na niskiej orbicie satelitarnej, lecz w tak zwanym punkcie libracyjnym Lagrange'a, znajdującym się w takiej samej odległości od naszego globu i od Księżyca, jak one od siebie to znaczy około 380 tysięcy kilometrów. Punkt ten ma osobliwą i cenną własność. Że ciało umieszczone w nim lub w bezpośrednim jego pobliżu pod działaniem sił grawitacyjnych pozostaje tam trwale. Zawiesiwszy więc kolonię O'Neill'a w takim miejscu przestrzeni nie trzeba się już martwić o to, że mogłaby ona się stamtąd wymknąć i polecieć w niepożądanym kierunku. Warunkiem nie tylko istnienia, nie tylko rozwoju, ale i utworzenia tego rodzaju kosmicznych osiedli jest wykorzystanie zasobów pozaziemskich, materiałów z księżyca i energii ze słońca. Stanie się to jednak możliwe i na to zwrócił uwagę Gerard O'Neill dopiero wówczas gdy będzie spełniony pewien podstawowy warunek zgromadzenie w przestrzeni w owym punkcie Lagrange'a tak zwanej krytycznej liczby pracowników i sprzętu. Mamy tu w pewnym sensie sytuację podobną jak w reaktorze jądrowym. Ten piec uranowy czy plutonowy może być uruchomiony dopiero wtedy, gdy zawiera w swym wnętrzu dostateczną ilość paliwa atomowego, zwaną masą krytyczną. Jeśli materiału tego jest zbyt mało, reaktor nie może się rozpalić i dostarczać energii. Ową masę krytyczną osiedli Onila stanowi zespół około 10 tysięcy ludzi. Oczywiście znajdzie się on w miejscu przeznaczenia nie Można sobie wyobrazić ów plac budowy pod gwiazdami, zawieszony nad kosmiczną otchłanią, początkowo przypominający jego niezbyt wzorowe ziemskie odpowiedniki. Raz po raz, w nieograniczonej żadnymi płotami czy siatkami przestrzeni, pojawiają się wielkie transportowce, Brzuchate wersje wahadłowców o udźwigu kilkuset tysięcy kilogramów, wysypując ludzi, materiały oraz urządzenia unoszące się potem swobodnie i tworzące tu i tam skupienia. Ludzie i ich roboty wprowadzają ład, fabrykują na miejscu potrzebne elementy, rozpinają konstrukcje w pustce i tworzą zalążki osiedla. Praca, pomimo znacznej automatyzacji czynności, jest niełatwa. Warunki pionierskie. To czas działania twardych ludzi, którym obcy jest romantyzm kosmicznych szlaków, dla których niebo otaczające ich zewsząd nie jest cudowną przestrzenią wszechświata, wabiącą do dokonywania niezwykłych podróży i odkrywania bajecznych planet. Budowa pojedynczej kolonii dla 10 tysięcy mieszkańców wymaga dostarczania z powierzchni Ziemi tysięcy ton ładunków. Co w obecnej rzeczywistości nie jest jakąś astronomiczną wartością, skoro rakiety księżycowe Saturn V na przełomie lat 60. i 70. umieszczały na orbitach okołoziemskich po 150 ton. Trzeba jednak także równolegle dostarczać materiały z księżyca, a ich masę szacuje się na mniej więcej milion ton. W sukurs przychodzi tu sześciokrotnie mniejsze ciążenie niż na naszej planecie. Zespół Onila obmyślił proste urządzenia, Zupełnie nowego rodzaju, które miałyby służyć do łatwego transportu surowców księżycowych do punktu Lagrange'a. Co więcej, małe prototypy takich urządzeń zostały skonstruowane i wypróbowane z powodzeniem w laboratorium. Stawia to w innym świetle realność pomysłów projektantów z Princeton. Zaproponowali oni wykorzystanie do transportu materiałów z powierzchni Srebrnego Globu nie mniej ni więcej wyrzutni miotających przestrzeni ładunki o masie do miliona ton rocznie. Każda z nich zasilana byłaby w energię przez elektrownię jądrową o mocy 200 MW. Do przesyłania materiałów wykorzystano by technikę zawieszania ładunków w polu magnetycznym, którą na Ziemi rozwinięto dla kolejnictwa z myślą o stworzeniu bardzo szybkich pociągów. Na Księżycu technika ta zostałaby użyta do rozpędzania specjalnych pojemników przy wykorzystaniu tak zwanego silnika elektrycznego liniowego. Dzięki małej sile ciążenia na księżycu, otwarte pojemniki z materiałem bez trudności uzyskiwałyby prędkość 2,4 km na sekundę. Zresztą niewiele większą niż pociski karabinowe na siebie. Nie trzeba dużej wyobraźni, by uświadomić sobie, co się stanie, gdy pojemniki takie zacznie się hamować. Oczywiście ładunki wyskoczą z nich swobodnie, a wobec braku atmosfery i związanego z nią oporu, polecą dalej ruchem bezwładnym ku odległemu Rejonowi przeznaczenia. Zgodnie z koncepcjami ONILA i jego współpracowników, obszar ten znajduje się nie w miejscu budowanej kolonii, lecz znacznie bliżej, bo materiał wyrzucony z powierzchni Srebrnego globu nie mógłby tak daleko dotrzeć hamowany jego siłą ciążenia. W odpowiednim miejscu na ładunki oczekuje chwytacz ogromny lej o długości kilkuset metrów, wykonany ze sztucznego tworzywa o znacznej wytrzymałości mechanicznej a zamknięty siatką z mocnych kabli. Materiały księżycowe uderzając w siatkę kruszą się i w rozdrobnionej już postaci wpadają do wnętrza chwytacza. Po wypełnieniu go masą kilkuset milionów kilogramów, urządzenie to wyposażone we własny napęd rakietowy przewiozłoby zebrany ładunek z prędkością tylko setek metrów na sekundę do punktu Lagrange'a na kosmiczny plac budowy. Dostarczony tam materiał byłaby to po prostu pokruszona skała zawierająca przeciętnie mniej więcej 20% krzemu, 40% tlenu i 20-30% metali. Z tego surowca produkowano by na miejscu przy użyciu energii elektrycznej uzyskanej z promieniowania słonecznego dwa ważne metale konstrukcyjne, aluminium i tytan oraz szkło zawierające ponad 95% krzemionki, a więc zbliżone do kwarcowego. Tlen uwalniany w procesach przemysłowych wykorzystywano by jako utleniacz wysokoenergetycznego paliwa rakietowego, wodoru sprowadzanego z Ziemi, a także do zasilania atmosfery obiektów zamieszkiwanych przez ludzi. Trzeba podziwiać wszechstronność koncepcji Gerarda O'Nila i jego zespołu. Wzięli oni w swoich projektach pod uwagę różne okoliczności, także konieczność stosowania odmiennych niż na powierzchni naszej planety metod i technologii. I tak struktury metalowe kolonii wytwarzać się będzie bezpośrednio z pary wyrzucanej w postaci stożkowatego strumienia na powłoki ze sztucznego tworzywa. Para metalu ulega na takich chłodnych powłokach zestaleniu. Powstaje warstwa materiału bez szczelin i porów o dobrej wytrzymałości mechanicznej, porównywalnej z posiadaną przez nasze wyroby walcowane. Takim sposobem przetwarzanie surowców w tworzywa konstrukcyjne może odbywać się bez konieczności stosowania złożonych procesów technologicznych, przetapiania, odlewania, walcowania, odkuwania, obróbki skrawaniem, bez potrzeby przeprowadzania bardzo energochłonnych operacji w wielkich zakładach oraz wytwarzania ogromnych i kłopotliwych ilości odpadów. Oczywiście do realizacji całego przedsięwzięcia potrzebne są ogromne ilości energii, ale przecież w przestrzeni dysponuje się bezpłatnym jej źródłem – promieniowaniem słonecznym. Jeszcze zanim Gerard O'Neill wystąpił ze swymi niezwykłymi projektami, inny specjalista amerykański, Glazer, zaproponował stworzenie elektrowni satelitarnych, wykorzystujących głównie światło naszej gwiazdy. Widział on olbrzymie skrzydła pokryte ogniwami baterii fotowoltanicznych krążące po orbitach siemskich. Skrzydła o powierzchni hektarów czy nawet kilometrów kwadratowych, gdzie padająca energia promieniowania słonecznego byłaby przekształcona w elektryczność. Ta z kolei wytwarzałaby wiązki mikrofal kierowane przez wielkie układy antenowe ku znajdujące się daleko w dole Ziemi. Tam inne anteny odbierałyby ową niecodzienną transmisję, a zaabsorbowana energia promieniowania radiowego byłaby z powrotem przekształcana w elektryczność. Oszacowano, że tego rodzaju zasilanie naszej gospodarki energią kosmiczną, pomimo ogromnych rozmiarów przedsięwzięcia, elektrownie satelitarne musiałyby mieć moc co najmniej po 5 gigawatów, byłoby zupełnie bezpieczne dla ludzi. Natężenie promieniowania wiązek mikrofal, nawet przy samych antenach odbiorczych na powierzchni Ziemi, miałoby wartości mniejsze od dopuszczalnych norm. Praktyczna realizacja słonecznych elektrowni satelitarnych w chwili obecnej nie jest jeszcze możliwa. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim mała sprawność współczesnych ogniw fotowoltanicznych, wynosząca niewiele ponad 10% i jednocześnie stosunkowo wysoka ich cena, lecz również znaczny koszt transportu kosmicznego. Jednakże intensywne, na całym świecie prowadzone prace rozwojowe zaowocują niewątpliwie w ciągu najbliższych 10 czy kilkunastu lat, a już uzyskane wyniki pozwalają żywić przekonanie, że tanie baterie słoneczne o sprawności ponad 20% staną się czymś równie powszechnym, jak dziś stają się nimi układy scalone. A jeśli chodzi o transport, to wprowadzenie wahadłowców do eksploatacji stanowi zasadniczy krok. Prawdziwy przełom w tej dziedzinie. Gerard O'Neill, jego współpracownicy i koledzy nie zatrzymali się na pojedynczym projekcie. Pomyśleli o innych, doskonalszych jeszcze osiedlach, o kształcie pary obracających się walców o coraz to większych średnicach. Najmniejszy taki układ o długości kilometra, przeznaczony również dla trzonowej załogi 10 tysięcy ludzi, mógłby powstać w ciągu mniej więcej 15 lat. Jego kolejna wersja miałaby już długość z góra 3 kilometrów, a średnice obu cylindrów byłyby dziesięciokrotnie większe. W tym ogromnym osiedlu znalazłoby schronienie i pracę aż 200 tysięcy mieszkańców. Budując kolejno coraz przestronniejsze wersje takich kolonii, stworzono by w końcu giganty o długości 32 kilometrów. 20-milionowe metropolie. Ekstrapolując niezakłócony rozwój kosmicznych osiedli Onila dochodzi się do zaskakujących wniosków. Już za lat 80 owe niezwykłe konstrukcje powinny pomieścić ponad 16 miliardów ludzi. W połowie zaś wieku 22 zamieszkana powierzchnia tych kolonii byłaby pięciokrotnie większa niż wszystkich lądów naszej planety. Nie można tego wszystkiego traktować jako ścisłej prognozy, gdyż nie magia liczby zadecyduje o kształcie naszej przyszłości. Ani też najbardziej logiczne rozumowanie. Jest jednak oczywiste, że rezygnując z mocnego zakotwiczenia się w przestrzeni okołoziemskiej, ze stworzenia rozbudowanych baz, z wykorzystania surowców pustego i jałowego księżyca, pozbawilibyśmy się jedynie szansy rozwojowej. Dlatego ludzie będą, pomimo wszystko, wychodzić coraz liczniej w przestrzeń i przebywać tam coraz dłuższy czas. A to z kolei owo zetknięcie ze środowiskiem kosmicznym, przede wszystkim wchłanianie zwiększonych dawek promieniowania kosmicznego, przenikanie ciężkich pocisków jądrowych do naszego aparatu genetycznego zwiększy częstotliwość naszych przemian. Rodzić się będą nowi ludzie, zapewne jedni słabsi, wrażliwsi i skazani na szybsze zniknięcie, a inni nawet lepiej przystosowani do pobytu w dalekiej przestrzeni niż na powierzchni swej macierzystej planety. To oni znajdą się w awangardzie przyszłych zdobywców kosmosu. Mieszkańcy międzyplanetarnego ośrodka, spoglądający coraz dalej i dalej ku odległym planetom a potem ku zdawałoby się nieosiągalnym gwiazdom. Ludzkość na Ziemi bardzo się zmieni, być może znaczna część niezliczonych mieszkańców utraci pęd ku wielkiej przyszłości. Żyć będzie niewykluczone w dużych wyrzeczeniach lub zapatrzona w głąb materii, a nie jej dalej. Ale właśnie oni, ludzie kosmicznego przestworu, rozszerzając wykorzystanie jego nieskończonego środowiska na potrzeby ich macierzystego globu i prąd wciąż naprzód, przerzucając mosty nad otchłanią bez dna, coraz śmięsze, sięgające do gwiazd nieznanych zabezpieczą nieprzerwany rozwój siebie, jej jedynej kultury i cywilizacji. Być może oni też zrealizują dawne marzenia Cionkowskiego. Odlecą od naszego globu w przestrzeń międzyplanetarną w swych wielkich metropoliach wyposażonych we własny napęd. Tak sobie to wyobraża Kraft Erike, projektując tworzenie kosmicznych miast, Androsel czy Androsphere zdolnych do niezależnego bytu, czerpiących substancje z obcych planet czy planetoid, a energię ze Słońca, natomiast z Ziemią utrzymujących tak ważne dla rozwoju obu stron więzi informacyjne. A jednocześnie przebiegać będzie intensywne wykorzystanie Księżyca, nie tylko jako źródła surowców, ale również jako jedynego w swoim rodzaju laboratorium naukowego i poligonu technicznego. Zwłaszcza po przeciwnej stronie srebrnego globu, gdzie nie sięgają zakłócenia biegnące z Ziemi, gdzie z dala od osiedli ludzkich przeprowadzać będzie można na dużą skalę nawet ryzykowne eksperymenty z materią w ekstremalnych stanach. Zdobywając nad nią władzę poza Ziemią, czerpiąc coraz skuteczniej ze skarbca energii zamkniętej we wnętrzu jądra atomowych, uniezależniając się od sił, które do niedawna tak nas skutecznie pętały, Staniemy się niby nowocześni bogowie, nieprawdopodobnie potężni i wyzwoleni, a przecież wciąż będziemy tylko iskierkami rozumu, rozbłyskującymi w nieskończonych przestrzeniach wszechświata, zapalającymi się i gasnącymi, tak licznymi, a tak ograniczenie małymi, skupiskiem iskierek w znikomo drobnym fragmencie przestrzeni. Marsjanie. Krwawo płonące światło na niebie, jakby zwiastun wojny i śmierci, od najdawniejszych czasów budziło niepokój ludzi i rozpomieniało ich wyobraźnie. Dla dawnych Egipcjan było ono Harmachisem, Somerów, Simudem, Babilończyków Nirgalem. W starożytnej Grecji symbolizowało ono boga wojny Aresa, który w Rzymie utożsamił się z Marsem. Jest to niezwykłe ciało niebieskie, z magiczną siłą przyciągające ludzki wzrok, działające na naszą wyobraźnię w sposób wyjątkowy. Już bardzo dawne ludy rozpoznawały w nim planetę bliską Ziemi, mającą szczególny wpływ na nasze losy. Nawet jednak wtedy, gdy staliśmy się bardziej racjonalni i jednocześnie zaczęli obserwować powierzchnię Marsa przez lunety, rychłą dostrzegając na niej czapy biegunowe, osobliwa aura wokół tego ciała niebieskiego bynajmniej nie uległa rozproszeniu. Miejsce dawnych mitów zajęły nowe, a wyobraźnia uzupełniała niedostatki spostrzeżeń przy użyciu zmysłów im wspomagających je sztucznych narzędzi. Wierzono, że Mars, podobnie jak inne planety naszego układu, jest zamieszkany, że istnieją Marsjanie. Urodzony w Niemczech muzyk William Herschel, który z amatora stał się słynnym astronomem i budowniczym wspaniałych wówczas teleskopów, na podstawie obserwacji wykonanych w roku 1777 stwierdził m.in., że oś obrotu Marsa ma prawie takie samo pochylenie względem płaszczyzny orbity, jak w przypadku Ziemi. Wyciągnął on stąd wniosek, iż na czerwonej planecie powinny również występować cztery pory roku. Co więcej, sądził, że Mars ma znaczną, lecz umiarkowanie gęstą atmosferę. Ponieważ zaś długość doby jest tam prawie dokładnie taka sama jak na naszym globie, Herschel wyraził przekonanie, że tamtensi mieszkańcy prawdopodobnie znajdują się w podobnej sytuacji jak my sami. Były inne jeszcze analogie. Herschel, tak zresztą jak i różni jego poprzednicy, uważał ciemne obszary na powierzchni czerwonej planety za zbiorniki wodne, a jasne za ląd. W błyszczących zaś białych czapach polarnych, odkrytych już o przeszło 100 lat wcześniej przez Giovanniego Cassiniego, dopatrywał się śniegów i lądów, podobnie jak na siebie. Co więcej, zauważył on, że czapy te nie mogą być grube, ponieważ w czasie lata na danej półkuli Marsa rozmiary ich bardzo się zmniejszają wskutek, jak można było sądzić, topnienia i parowania a więc bliźniacza planeta, choć wyraźnie mniejsza od naszej, bardziej odległa od Słońca, a więc chłodniejsza, o rzadszej atmosferze, ale z pewnością nadająca się do oddychania i starsza niż Ziemia. Na bardzo długo utrwaliło się przekonanie, iż Wenus jest w wieku młodzieńczym, nasz glob dojrzałym, a Mars w okresie daleko posuniętego rozwoju. Miała o tym świadczyć ruda barwa kontynentów wysychających i pustynniejących na stopniowo zamierającym globie. W żadnącej z czasu atmosferze obserwowano też tylko z rzadka obłoki, a także żółte tumany, zapewne chmury piasku niesionego przez wichurę lecz glob ten zdawał się jeszcze żywy. Wiosną, kiedy ustępował Szron i lody, powierzchnia Marsa zmieniała się. Ciemniała w kierunku od równika ku malejącej czapie migunowej, jakby stopniowo pojawiała się na niej roślinność. Ludzie chcieli w to wierzyć i wierzyli. Wiedzieli też na czerwonej planecie świat dojrzalszy, doskonalszy od ich własnego. Świat, w którym kultura i cywilizacja osiągnęła wyższy poziom i tęsknili za jego poznaniem, żywiąc przekonanie, że jego tajemnice są skarbami godnymi zazdrości i posiadania. Każdy jednak inaczej wyobrażał sobie krainy Marsa i jego mieszkańców. Stałem na wybrzeżu, pisał Gustaf Lerusz w swoim więźniu na Marsie, obłożonym granitem, przed portykiem pokrytym plamami pleśni odwiecznej. Z drugiej strony cztery czarne postacie nieruchome, naturalnej wielkości, klęczały przed wielką płytką czarą, w której błyszczał jakiś przedmiot, który wziąłem zrazu za drogocenny kamień niezwykłych rozmiarów. Postacie te, wykute w granicie, z szorstką zwięzłością starożytnego rzeźbiarstwa, wyobrażały Riora, człowieka i podwodnego mieszkańca bagnisk, Czwarta była dziwnym tworem, pół mięczakiem, pół niedoberzem, jakich wiele wiedziałem wyszytych na materiach. Domyślałem się, że błyszczący kamień musiał być bożyszczem tych wszystkich istot. Odpocząwszy i posiliwszy się, uczyłem łatwą do wytłumaczenia ciekawość obejrzenia owego kasku czy hełmu, dla zdobycia którego narażałem się na takie niebezpieczeństwa. Włożyłem na głowę, lecz z chwilą gdy oczy moje znalazły się na wprost otworów hełmu, w których były osadzone przejrzyste kamienie, zaszła we mnie dziwna zmiana. Mrok panujący w galerii rozjaśnił się nową światłością. Ujrzałem promienie nieznanego mi światła fosforyzującego w kolorach ciemnozielonym i ciemnowiołkowym. A więc ów hełm, słusznie uważany przez swych dawnych posiadaczy za przedmiot tak bezcenny, robił siatkówkę oka czułą na promienie niewidzialne widma słonecznego i inne promieniowanie tego rodzaju. Zaledwie ochłonąłem ze zdumienia jakim mnie napełniło to odkrycie, kiedy usłyszałem, że tuż koło mnie przesunął się jakiś kształt skrzydlaty i minąwszy mnie w przelocie zniknął w kierunku szklanej wieży. Poszedłem za nim dziwnie wzruszony, przeczuwając, że wkrótce przeniknę otaczająco mnie tajemnicę. Podczas drogi przelatywały tuż obok mnie inne cienie, lecz tak szybko, że zaledwie mogłem je zauważyć. Wybiegłszy na kręcone schody, znalazłem się w korytarzu jednej z nich. Słów mi braknie, aby wam dać pojęcie o straszliwym zjawisku, które ujrzałem. Żadna nazwa ludzka nie potrafi określić grozy i zdumienia, które mnie przejęły. Ujrzałem olbrzymią, ohydną głowę na dwóch brudno-białych skrzydłach. Zamiast tułowia zwisała ku dołowi wiązka długich ramion czy macek uzbrojonych z sawkami, wijących się po ziemi jak kump wężów. Oczy były szeroko otwarte, lecz bez źrenic, nos szeroki, a usta czerwono-krwistego koloru. Koniec cytatu. Le Rouge ukazał w swojej powieści jeszcze jednego mieszkańca czerwonej planety: superinteligencję. Wielki mózg. Cytat. Grota miała około 10 kroków długości i kończyła się okrągławym wgłębieniem, skąd wychodziło owo lekkie światło. Zbliżyłem się i patrzyłem, jak gdyby przez zamgloną szybę. Widząc z początku jakieś niepewne zarysy, zbiorowisko zwojów przeżynanych regularnymi wgłębieniami. Lecz nagle światło stało się mocniejsze i ujrzałem wyraźnie. W najzuchwalszych, najszaleńczych domysłach nie byłbym nigdy przepuścił podobnej rzeczy. Ujrzałem przed sobą olbrzymi, potworny mózg, którego czaszką była ta góra wysoka jak Mont Blanc. Koniec cytatu. Dziś takie widzenie Marsjan wydaje się nam wysoce naiwne. Erlory z błoniastymi skrzydłami przypominające uczowieczone nietoperze, bez niewidzialni, głowy z więcej masek unoszące się w atmosferze Marsa na podobieństwo jakichś ogromnych owadów, czy wreszcie zamknięty w gigantycznej grocie skalnej wielki mózg, to tylko nowomodne wersje stworzeń, których rodowód sięga Gorgon, Syren i Centaurów. Dlatego też bardziej do naszej wyobraźni przemawia Ray Bradbury, który w swoich wspaniałych kronikach marsjańskich tak pisze. Cytat. Mieli dom z kryształowych kolumn na planecie Mars przy brzegu pustego morza i każdego rana mogliście zobaczyć panią K, jedzącą złote owoce, które wyrastały z kryształowych ścian lub czyszczącą dom garściami pyłu magnetycznego, wywiwanego następnie wraz z całym pochłoniętym brudem przez gorący wiatr. Po południami, gdy dno dawnego morza było ciepłe i nieruchome, a drzewa winne stały sztywno w podwórzu, zaś małe, odległe marsyjskie prastare miasto było zupełnie zamknięte i nikt nie przekraczał progu swego domu, mogliście zobaczyć samego pana K. w jego pokoju, czytającego z metalowej książki o wypukłych hieroglifach które pocierał dłonią jak ktoś grający na harfie. I w miarę jak uderzały jego palce, z książki śpiewał głos delikatny. Dawny głos, który opowiadał historię z czasów, kiedy morze było czerwoną parą na brzegu, a dawni mężowie wiedli do bitwy chmury metalowych owadów i elektrycznych pająków. Pan K i pani K nie byli starzy. Mieli jasną, brązową skórę prawdziwych marsjan, żółte oczy przypominające monety i łagodne, muzykalne głosy. Kiedyś lubili malować obrazy chemicznym ogniem, pływać w kanałach o oporach, gdy drzewa winne napełniały ich zielonymi likworami, i gawędzić ze sobą przy błękitnych, fosforyzujących portretach w salonie, przeciągając rozmowę w zapadający i pogłębiający się zmierzch. Lecz teraz nie byli szczęśliwi. Koniec cytatu. Marsjanie Bradbury'ego są innymi istotami niż ludzie. Bardziej uduchowionymi, istniejącymi jakby w oddali, w jakimś innym wymiarze poddani nieuchronnemu działaniu czasu, ale w tempie zwolnionym i nieregularnym, a jednocześnie wynurzeni z jego nurtu, widzący rzeczy, które nadejdą. Jakże kontrastują z nimi taustojowscy magacytlowie pochodzący z legendarnej Atlantydy. Magacytlowie, pisze w swej elicie Aleksiej Donstoi, lecieli w aparatach z brązu mających kształt jaja, poruszonych energią wytwarzającą się przy rozpadzie materii. W ciągu 40 dni opuścili siebie. Mnóstwo gigantycznych jaj zginęło w przestrzeni międzyplanetarnej, mnóstwo rozbiło się o powierzchnię Marsa. Niewielka ich liczba lądowała bez uszkodzeń na równinach podzwrotnikowego lądu. Kronika opowiada. Wyszli z jań synowie nieba, wysocy i czerwonowłosi. Mieli żółte płaskie twarze, na hełmach nosili ostre grzebienie. Każdy z nich trzymał w lewym ręką krótki miecz, w prawym zwój formułek, które stały się zgubą dla biednych, nieuświadomionych narodów tumy. Magacytlowie mieli więcej i siłę, przylecieli jednak bez kobiet. Po latach krwawych i tragicznych walk z barbarzyńskimi marsjanami nastąpił wreszcie rozejm upragniony przez obie strony. Magacytlowie pojęli dziewice aolskie za żony i narodziło się błękitne plemię gór. Wówczas rozpoczęto budowę 16 gigantycznych zbiorników ro, w których zbierała się woda w okresie topnienia śniegów na brzegach. Bezpłodne równiny zostały przecięte kanałami i nawodnione. Z popiołów i ruin wyrosły nowe osiedla aolów. Pola dawały wspaniałe plony. Wzniesiono mury soacery. Przy budowaniu zbiorników i murów magacytlowie posługiwali się gigantycznymi dźwigniami, poruszającymi zadziwiającą maszynerię. Dzięki potędze swojej wiedzy potrafili oni przesuwać ogromne głazy i wpływać na wzrost roślinności. Wiedzę swą zapisywali do ksiąg kolorowymi plamami i gwiaździstymi znakami. Koniec cytatu. Różni twórcy i naukowcy odmiennie widzieli Marsjan, ale znakomita większość dopatrywała się w nich istot bardzo inteligentnych, przewyższających wiedzą Ziemian o całe niebo. W oczach niektórych rodowici mieszkańcy Czerwonego Globu byli w ogóle pozbawieni uczuć. Kierując się racjami wyłącznie rozumowymi i uwzględniając tylko własny marsyński punkt widzenia, Stawali się istotami apokaliptycznymi, wkraczając w rzeczywistość innych, również obdarzonych umiejętnością myślenia, jak w głośnej wojnie światów Walsa. Wydając się nam nieludzcy, pomimo wszystko stanowili zawsze jakieś odzwierciedlenie nas samych, gdyż nie potrafiliśmy spojrzeć na nich z nieantropocentrycznego punktu widzenia. Dlatego też studiując powierzchnię Czerwonej Planety przy użyciu coraz doskonalszych narzędzi, poszukiwaliśmy tam śladów działalności takich właśnie istot, obdarzonych jednak z wielokrotnioną potęgą człowieka. Nieoczekiwanym spełnieniem takich nadziei stały się wyniki badań wykonanych niewiele ponad 100 lat temu w Mediolańskim Obserwatorium Brera. Jego dyrektorem był wówczas Giovanni Virginio Schiaparelli. Poważny uczony, o żywej jednak wyobraźni i włoskim temperamencie. Korzystając z niezłego teleskopu, a jednocześnie z doskonałej widoczności, sporządził on nowe, dokładniejsze mapy Marsa, wprowadzając na nich własne nazwy, z których wiele zachowało się po dziś dzień. Bardzo znany stał się jednak przede wszystkim dlatego, że on pierwszy zwrócił powszechną uwagę na specyficzne, prostoliniowe twory, dostrzegane w czasie obserwacji powierzchni Czerwonej Planety, które stały się na długie lata sensacją nie tylko naukową. Owe kanali nie zostały jednak odkryte po raz pierwszy przez Schiaparellego. Widzieli je już dawniej świetni obserwatorzy, tacy jak Kaiser, Lockyer, Seki a nawet jeszcze z końcem XVIII wieku Johannes Schröter. Dostrzegał w nich szerokie, naturalne drogi wodne, łączące różne ciemne obszary planety uważane za większe zbiorniki. Szerokość tych dróg musiałaby jednak wynosić wiele kilometrów, jeśli były one dostrzegalne przez ówczesne teleskopy o miernej zdolności rozdzielczej. Trudno więc twory takie uznać za kanały w zwykłym tego terminu znaczeniu, Sugerującym sztuczne ich pochodzenie. A przecież takie właśnie było powszechne odczucie ludzi. Liczba kanałów dostrzeżonych przez medialańskiego astronoma z biegiem lat wzrosła do 113, chociaż on sam zastrzegł się, że podczas jednorazowej obserwacji czerwonej planety widzi się tylko niewiele z nich. Inny wybitny badacz Marsa, Percival Lowell, twórca słynnej placówki badań planet we Flagstaff w Arizonie, zauważył znacznie większą liczbę kanałów, bo ponad 500, także sporządzone przez niego mapy czerwonej planety, to w istocie ich siatki. I oto zaczęła się światowa kariera idei marsyńskich kanałów. Sam Schiaparelli był raczej ostrożny w swych wypowiedziach. Już pod koniec XIX wieku pisał on na temat tych tworów między innymi, że, cytat, nie jest konieczne uważanie ich za dzieło istot inteligentnych. I że, cytat, jesteśmy obecnie skłonni uważać je za wytworzone w przebiegu ewolucji planety. Koniec cytatu. Dyskutując dalej dostrzeżone przez niego zjawisko rozdwajania się niektórych kanałów, włoski astronom z Mediolanu stwierdził, iż ich szczególny wygląd, cytat, jakby powstały one przy współdziałaniu linijki i kompasu, spowodował, iż niektórzy dopatrują się w nich dzieła mieszkańców planety. Osobiście jestem bardzo ostrożny, nie chcąc dyskutować tego domniemania, które jednak nie stanowi czegoś niemożliwego. Koniec cytatu. Później jednak, na trzy lata przed końcem stulecia, Schiaparelli wyraził pogląd, że układ kanałów, cytat, cechuje się nieopisaną prostotą i symetrią, która nie może być dziełem przypadku. Można sądzić, że uczony skłonił się do tego przekonania pod wpływem entuzjastycznie nastawionego Lowella, który miał wielką wyobraźnię i dar przekazywania swoich poglądów innym. Jego publikacje, cechujące się żywym, kwiecistym stylem, spopularyzowały idee kanałów i ich domniemanych marsyjskich twórców szeroko na całym świecie. To Lowell zauważył, że kanały ciemnieją wiosną i przypisał to rozwojowi wzdłuż nich roślinności, w miarę jak dopływa woda stopniających śniegów i lądów podbiegunowych. Zauważywszy, że owa liniowe twory odznaczają się znaczną szerokością, zbyt wielką jak na sztuczne twory wodne, szybko znalazł logiczne wytłumaczenie takiego stanu rzeczy. Santo pisał Lawal po prostu obszary wegetacji otaczającej rzeczywiste kanały, które same są niepostrzegalne. Obok entuzjastów istnienia kanałów i ludzi wierzących w ich sztuczne pogodzenie, byli też przeciwnicy takich poglądów, którzy zwalczali je sięgając do rzeczowych argumentów. Do takich przeciwników należał w szczególności wybitny astronom francuski, urodzony jednak w Konstantynopolu w rodzinie greckiej, Orzean Antonini. Korzystając z doskonałego teleskopu pod paryskiego obserwatorium w Modon, o średnicy prawie dwukrotnie większej niż najlepsze narzędzie, jakim posługiwał się Schiaparelli, Antonia Dean stwierdził, iż pozornie liniowe twory na Marsie widzi się tylko wskutek zbyt małej zdolności rozdzielczej używanego instrumentu. Skoro tylko rozdzielczość się poprawia, rzekome kanały rozpadają się na oddzielne fragmenty w postaci plam, smug i punktów. To oko ludzkie przy złych warunkach widoczności łączy je w linię. Kontrowersje trwały właściwie do początku lat 70. obecnego stulecia. Nawet nie wierząc w istnienie Marsjan, tłumaczono obserwacje domniemanych kanałów najrozmaitszymi przyczynami naturalnymi, negując już możliwość występowania w nich wody, gdyż wiedziano, że obecne warunki marsyńskie wykluczają taką ewentualność. Czerwona planeta okazała się tak zimna i ma tak znacznie rozrzedzoną atmosferę, iż nie ma mowy o istnieniu tam ciekłej wody w postaci otwartych zbiorników czy rzek. Doszukiwano się więc na powierzchni Marsa liniowych ciągów wydm, spękań terenu, grzbietów górskich o prostym przebiegu. Pojawianie się i znikanie kanałów przypisywano zmianom oświetlenia, a także gromadzeniu się lub zwiewaniu przez wiatry pyłu, dzięki czemu szczegóły rzeźby terenowej stawały się widoczne albo zanikały. Przełom nastąpił dopiero w ciągu ostatniego dziesięciolecia, a zawdzięczamy go znakomitej aparaturze telewizyjnej próbników Mariner 9 oraz Winking. Dzięki ogromnemu postępowi techniki wykonywania, a następnie obróbki zdjęć, udało się w roku 1980 uzyskać obrazy, na których w poszczególnych przypadkach można rozróżnić szczegóły o rozmiarach zaledwie 8 metrów. Tak więc na Marsie praktycznie nic się nie może ukryć przed naszym wzrokiem. I mit prysnął. Ostały się tylko pojedyncze twory, pokrywające się z oryginalnymi kanałami widzianymi przez Schiaparelliego. Należy do nich przede wszystkim Agatodemon, w miejscu którego odkryto ogromny system kanionów nazwany Dolinami Marinera. Kiedy dziś, korzystając z doskonałych już map, wędrujemy po powierzchni Marsa, na razie tylko w wyobraźni, ale dzień naszego pierwszego lądowania nie jest zapewne odleglejszy w przyszłości niż start pierwszego sztucznego satelity Ziemi w przeszłości, widzimy glob jakże odmienny od wszystkich wcześniejszych, nawet śmiałych wyobrażeń o nim. Nie jest to ogólnoplanetarna pustynia, urozmaicona resztkami skał i pasmami wydma. Nie jest to też ciągnąca się we wszystkie strony równina zimą przemarznięta, wiosną przecinana strumieniami wody stopniających śniegów i lodów oraz pokrywająca się skąpą roślinnością a charakterze mchów czy porostów. Nie jest to również zamierający świat, który kiedyś przeżył czasy świetności, był pewnym zmniejszonym powtórzeniem Ziemi, z bogactwem flory i fauny, z oskwitającą kiedyś, a obecnie więdnącą, czy całkowicie już zamarłą cywilizacją i kulturą istot inteligentnych. Mars oglądany z daleka, nawet przez dobre teleskopy, zmylił nas. I dopiero spojrzenie na niego z bardzo małej odległości ukazało prawdę zaskakującą i dziwną, ale jakże logiczną. Kiedy poruszamy się po terenach południowej półkuli planety, widzimy, że są one bardzo stare zryte nieprzeliczonymi kraterami uderzeniowymi, tak, iż można by w pewnym sensie przyrównać je do obszarów księżycowych. Srebrny glob jednak zawsze był pozbawiony atmosfery. Nigdy nie występowały na nim opady, a jego zawsze sucha powierzchnia nigdy nie była urozmaicona przepływem rzek i lśnieniem tafli jezioro, czy tym bardziej nieustanną wędrówką i szumem morskich fal. Wokół Marsa istnieje płaszcz kasowy, bardzo obecnie rozrzedzony, jego ciśnienie u samego spodu jest około 150 razy mniejsze niż powietrza na Ziemi. Jest takie jak u nas w stratosferze na wysokości 35 czy 40 km. Kiedyś jednak ta obecnie znikoma atmosfera musiała być znacznie gęstsza. Wśród starych kraterów uderzeniowych widzimy bowiem liczne rozgałęziające się kanalniki, widome ślady płynącej kiedyś wody. Początki całej sieci znajdują się na wzniesionych częściach kraterów i widać, jak kilka miliardów lat temu musiała tam ściekać woda deszczowa. Stróżki rzeźbiły skałę, łączyły się ze sobą i staczały się w dół, tworząc niewielkie stromienie. Są i głębsze ślady, wycięte w skorupie planetarnej na długim odcinku terenu. Przypominające arroyo na meksykańskich płaskowierzach. Oto właśnie kręta i tak charakterystyczna Dolina Niergala, która wdziera się w skały na długości 665 km i uchodzi do wyraźnie szerszej Doliny Uzboi. Tak, na Marsie płynęły niegdyś wody, a klimat był znacznie łagodniejszy niż obecnie. Nie tylko płynęły, ale niekiedy wzbierały, przelewały się. Wzburzone znacznie bardziej niż kiedykolwiek na siebie. Jeśli udamy się na obszar Niecki, Kreis, na której pustynnym obecnie rudo Czerwonym dnie o rozmiarach dwukrotnie większych niż Polska, osiadł kilka lat temu lądownik Viking 1, ujrzymy tam ujście owych olbrzymich rzek. Wezbrały nagle, co do tego nie ma wątpliwości i wcięły się głęboko w otaczający teren. Tak, że w ich wysłych teraz łożyskach wznoszą się wyspy o opływowym kształcie na wysokość aż 100 do 200 metrów. W okresie szczytowego przyboru prędkość przepływu całego żywiołu wynosiła od dziesiątków milionów do miliarda metrów sześciennych na sekundę. Jakże małą rzeką wydaje się w porównaniu Amazonka, którą w ciągu takiego samego ułamka czasu uchodzi zaledwie około 100 tysięcy metrów sześciennych wody. Nawet w okresie największej znanej na naszej planecie powodzi, w późnym Pleistocenie na jeziorze Missoula we wschodniej części obecnego stanu Washington, wezbrane masy przewalały się w tempie 10 milionów metrów sześciennych na sekundę. Daleko na południe, w odległości wielu setek kilometrów, są wyraźne ślady przechodzenia owej gigantycznej fali powodziowej. Widać tam pozapadany chaotycznie teren pokryty natłokiem bloków znajdujący się obecnie niekiedy aż 3 kilometry poniżej otaczających obszarów. Zdarzyło się tu coś niezwykłego. Dramatyczne zjawisko rozryło powierzchnię Marsa na dużej przestrzeni i stąd właśnie wyzwoliły się wody. Można domyślać się przyczyn tej katastrofy, której daty nie sposób dziś jeszcze ustalić. Mars jest obecnie bardzo suchą planetą, ale prawdopodobnie w powierzchniowej warstwie jego skorupy uwięzione są znaczne ilości wody w postaci zmarzliny, jak u nas na Syberii czy w północnej Kanadzie. Ta zmarzlina utrzymuje się w sposób trwały, gdyż temperatury są tam bardzo niskie. Kiedyś jednak, być może gdy na Marsie bardzo wzrosła aktywność wulkaniczna i podpowierzchniowe warstwy zlodowaciałego gruntu zostały dość szybko ogrzane ciepłem przenikającym przez skały gdzieś od spodu, wyzwoliły się olbrzymie masy ciekłej wody. Teren zapadł się na dużej przestrzeni, a wody pomknęły na północ wlewając się do basenu Crime z czterema korytami. Aresa, Tiu, Simuda i Szalbatany. W tym samym chyba czasie do Krajs wdarły się inne jeszcze masy wodne, od zachodu, rwąc szeroką dolinę Kasei. Nie były to jedyne powodziowe fale. Odkryliśmy w różnych częściach Marsa inne doliny rzeczne Mangala, Huosing, al czy Marim. Woda płynęła więc po powierzchni planety w obfitości. Spadała też z nieba w postaci deszczów, a skoro tak, to ciśnienie atmosferyczne musiało tam ongiś, przynajmniej okresowo, być zbliżone do ziemskiego. Na naszej planecie woda to płyn życia. Umożliwia jego powstanie, warunkuje jego istnienie. Żywe organizmy składają się głównie z niej i w jej środowisku przebiegają istotne ich procesy biochemiczne. Mars jest jedynym znanym nam, poza naszym własnym globem, ciałem niebieskim, na którym i to w dużych ilościach występowała ciekła woda, a klimat swymi parametrami fizycznymi, temperaturami, ciśnieniami, wilgotnością przypominał ziemski. Czy można nie doszukiwać się życia na czerwonej planecie? Jeśli nie teraz, nie w niedalekiej przeszłości, to być może dawno. Miliard, dwa, trzy miliardy lat temu powstały tam jakieś organizmy, nieidentyczne jak na Ziemi, niepodobne nawet, ale z materialnej konieczności mające pewne cechy wspólne z występującymi tutaj. Choć poważni uczeni od wielu dziesiątków lat nie wierzyli w Marsjan, a większość badaczy była bardzo sceptycznie nastawiona nawet do samej możliwości pojawienia się życia na Czerwonym Globie, nie odrzucono zdecydowanie takiej ewentualności. Niektórzy, wybitni nawet specjaliści, obmyślali chytre sposoby automatycznego wykrycia organizmów na tamtej planecie i konstruowali prototypy odpowiednich aparatów z myślą o wysłaniu ich przy najbliższej okazji we wnętrzu specjalnego Publika. Wolf Wuśnek, który potem, przed kilku laty, tak nieoczekiwanie zabił się w górach Antarktydy, wykoncypował pułapkę zasysającą pył z powierzchni planetarnej do przeźroczystej pożywki, której zmętnienie i zakwaszenie byłoby wykrywalne na odległość. Gulliverem nazwano przyrząd wciągający rozdrobniony materię gruntu do roztworu zawierającego promieniotwórczy izotop węgla C14. Ewentualne drobnoustroje pobierając ów roztwór w toku swych czynności życiowych powinny wydalać dwutlenek węgla z owym właśnie izotopem C14 i gaz ten byłby wykrywany w odpowiednim liczniku reagującym na promieniowanie jonizujące wysyłane przez jądra izotopu. Wszystkie te pomysły uległy wielu jeszcze przeobrażeniom i w wyniku długotrwałej ewolucji zostały w odpowiednio zmodyfikowanej postaci wcielone w scaloną aparaturę do poszukiwania życia. Dwa egzemplarze tego tak szczególnego urządzenia poleciały we wnętrzu lądowników Viking i dotarły na powierzchnię Marsa. Jedno znalazło się w Nietzsche do której kiedyś wlały się takie masy wód, a drugie zaś znacznie dalej na północ i na zachód, lub jeśli ktoś woli, na wschód, bo prawie dokładnie po przeciwnej stronie globu, na równinie utopii. Dzięki aparaturze telewizyjnej lądowników, dowiedzieliśmy się wreszcie, jak naprawdę wygląda tam powierzchnia Czerwonej Planety. Południowa jej część to stara wyżyna zryta niezliczoną ilością kraterów uderzeniowych, rozciągająca się aż pod lody stosunkowo małej czapy biegunowej. Osobliwe to lody, złożone nie z zestalonej wody, lecz z dwutlenku węgla, który utrzymuje się dzięki nadzwyczaj niskiej temperaturze spadającej tu do prawie minus 140 stopni Celsjusza. Od północy wyżyna obrywa się skarpą, która przecina ukośni równik. Widać wyraźnie, że jest to linia frontowa, która wobec nacisku sił natury nie może być utrzymana i cofa się ku południowi. Od jak dawna zapewne od miliardów lat. Skarpa rozpada się, powstają w niej pęknięcia, rozszerzają się, materiał odpada i leci w dół na północne niziny w postaci bloków, połupanych fragmentów, drobnych okruchów. Spod obrywów wysuwają się jęzory osłowisk. Rzuca się w oczy szczególna konsystencja tej masy, która tracąc spoistość i spływając musiała być półpłynna jak rozmarzające błoto zdając się świadczyć o znacznej zawartości wody, której też obecność tłumaczyłaby nieustanne osuwanie skarpy ku południu. Jest jakieś bezpośrednie pokrewieństwo tego postrzępionego obszaru okalającego całą planetę z pozapadanymi chaotycznymi terenami, z których biorą początek prastare, ogromne doliny rzeczne, a także z niezwykłym systemem kanionów Dolin Marinera, ciągnącym się otowych chaosów na długości gdzieś aż 5000 km ku zachodowi. Doliny Marinera powstały prawdopodobnie wskutek wstrząsów tektonicznych jako system pęknięć prawie równoległych do równika, tu na południe od niego. Niektórzy sądzą, że nawet nie tak bardzo dawno, bo około miliarda lat temu, we wnętrzu planety prądy magmy naparły na skorupę, wyzwalając silną aktywność tektoniczną i wulkaniczną. Wypiętrzyły wtedy wielki rejon Tarzis o rozmiarach gdzieś 8000 km tak że jego szczytowa część znajduje się dziś o 10 km wyżej niż średni poziom powierzchni Marsa. Na wschód od Tarzis powierzchnia ta potrzaskała, tworząc charakterystyczną siatkę szczelin, znaną pod poetycznym mianem labiryntu nocy. I tu jest początek Dolin Marinera. Skoro już raz zmarzlina spękała, zaczęła się rozsypywać i w tej specyficznej powłoce skorupy planetarnej powstawały głębokie rozpadliny, wąwozy, kaniony. Dziś o rozmiarach nie mających sobie równych w całym układzie słonecznym. Dna ich są obecnie bardzo szerokie, lecz opadają miejscami na 7 km poniżej brzegów, które oddalają się od siebie niekiedy na wiele dziesiątków kilometrów. Wszędzie są rozpadające się ściany lawin gruntowych i jęzory osuwisk daleko wysunięte na płaską część doliny. A na wypiętrzonej kopule Tarsis olbrzymie stożki wulkanów tarczowych Arsia, Pavonis, Askerus wznoszące się na 26 czy 27 km ponad średni poziom powierzchni Marsa. Giganty niespotykane na Ziemi ani na żadnej innej planecie naszego systemu. Pomimo to nie są one strome, gdyż zbocza ich opadają stopniowo ku podnóżu oddalonemu aż o mniej więcej 200 km od centrum kraterów. Największy jednak olbrzym można by rzec patriarcha rodu, wyrósł na północny zachód od pasma Tarsis. Jego wierzchołek, dość często zwieńczony chmurami, widoczny był jako biała plama od bardzo dawna przez teleskopy Ziemi. I choć nie rozpoznany jako szczyt wulkanu, dzięki swemu charakterystycznemu wyglądowi zyskał nazwę śniegu olimpijskiego. Nix Olympica. Dziś nosi słusznie miano po prostu Góry Olimp. Wszystkie te wulkany są jakby odzwierciedleniem analogicznych tworów na naszej własnej planecie, takich jak hawajskie Mauna Kea czy Mauna Loa. Ich aktywność była raczej umiarkowana. Nie wyplowały płonących chmur popiołu jak słynny Montpellier, który w jednej prawie chwili nakrył nimi niegdyś miasto Saint-Pierre niby ognistą kądrą, spalając w mgnieniu oka domy i mieszkańców. Lawa marsyjskich gór wylewała się z kraterów oraz spęknieć w ich ścianach stopniowo przez setki i tysiące lat. Wyciekała i cofała się i znów wzbierała, rozpływając się daleko i szeroko, a wulkany wzrastały na coraz większą wysokość. Raz po raz, kiedy napór magmy słabł i kiedy wracała ona do swych komór ukrytych pod powierzchnią, wierzchołki kraterów zapadały się. Powstawały kotły, Kaldery, wielkie zagłębienia szczytowe jak u nas na Mauna Kea czy Kilimanjaro, o tarasowatych ścianach i licznych spękaniach, rozległe na wiele dziesiątków, a niekiedy i ponad 100 kilometrów. Kiedyś kiepiały tam jeziora lawy, biły w niebo dymy, słychać było warkot, głuche pomruki i syk pary. Dziś panuje spokój i nawet pęd wiatru pędzącego tu z szaloną prędkością, ale w tak nadzwyczaj rzadkim ośrodku atmosferycznym nie budzi najsłabszego dźwięku. Poza tą wulkaniczną prowincją ciągną się szeroko północne niziny. Wielka czerwona pustynia pokryta pyłem, kamieniami i niekiedy większymi blokami. Choć można się było tego spodziewać, pierwszy jej widok, przekazany przez kamerę telewizyjną lądownika Viking 1, był zaskakujący. Rude postkowie którego monotonię łagodzi lekkie pofalowanie terenu, leżąca skałka nazwana żartobliwie Wielkim Joe i Wydmy w Głębi. Powierzchnię gruntu powleka czerwonawy, żelazisty pył. Znajduje się wszędzie. Widać go na bloku Joe i jest tak subtelny, że unosi się swobodnie nawet w silnie rozrzedzonej atmosferze, nadając niebu szczególną różową barwę. Tutaj właśnie aparatura lądownika Viking 1 rozpoczęła poszukiwanie śladów życia w postaci chociażby drobnych strojów, które u nas na ziemi są tak wszechobecne. Pył z powierzchni Marsa był wciągany do wnętrza urządzenia i tam w sposób automatyczny poddawany różnym procesom, w których trakcie powinny były ujawnić się charakterystyczne reakcje żywych organizmów. Przyswajanie dwutlenku węgla Przemiana materii prowadząca do wydalania odpowiednich składników gazowych. Poszukiwano też obecności materiałów organicznych. Długotrwałe badania przeprowadzone w obu miejscach lądowania, nie tylko w Nietzsche Chrys, ale również na równinie Utopia, pomimo pewnych, nieoczekiwanych zresztą przebiegów zjawisk w aparaturze, zakończyły się niepowodzeniem. Grunt marsyński ujawnił swoje osobliwości. Docierając do niego bez przeszkód, dzięki silnemu rozrzedzeniu atmosfery, krótkofalowe promieniowanie nadfioletowe w obecności bardzo rozróbnionych związków żelaza i innych metali, działających jako naturalne katalizatory, musi rozkładać szybko i nader skutecznie wszelką materię organiczną. Dlatego też nie zachowują się tutaj nawet te związki, które spadają w meteorytach, a które można bez trudu stwierdzić w gruncie księżycowym, stykającym się przecież bezpośrednio z ośrodkiem kosmicznym. Jest to okoliczność bardzo niepomyślna dla życia. W obecnych warunkach nie mogłoby ono istnieć i rozwijać się na powierzchni Marsa, przynajmniej w takich formach, jakie występują na Ziemi. Jest to wprawdzie do przyjęcia, że jeśli powstało ono w bardziej sprzyjających okolicznościach, kiedy atmosfera czerwonej planety była znacznie gęstsza niż teraz, gdy płynęły wody i padały deszcze, mogło następnie w miarę pogarszania się warunków, zwiększania się natężenia zabójczego promieniowania, adaptować się do niego, wytwarzając odpowiednie mechanizmy obronne. Ale wtedy powinno ono tam być, w pyle powierzchniowym lub chociażby głębiej pod kamieniami, skąd też pobierane były próbki do szczegółowych badań. Brak jakichkolwiek związków organicznych w tym materiale świadczy o nieobecności nawet szczątków organizmów. Być może poszukiwaliśmy życia nie tam, gdzie należało, wszak do przeprowadzenia badań wybraliśmy akurat pustynie, jałowe obszary o bardzo surowym klimacie, temperaturach utrzymujących się na poziomie znacznie niższym od punktu zamarzania wody. Same warunki jednak o niczym nie świadczą, jeśli był czas na przystosowanie się do nich. Carl Sagan, wybitny badacz planet i Joshua Lederberg, laureat Nagrody Nobla, na 2,5 roku przed wylądowaniem wikingów na powierzchni Czerwonego Globu, podjęli śmiałą próbę wyobrażenia sobie ewentualnych organizmów marsyjskich. Wymyślili oni aż cztery ich kategorie, które mogłyby istnieć i rozwijać się w tamtejszych warunkach. Niekonwencjonalny punkt widzenia obu uczonych zasługuje na szczególną uwagę. Organizmy najbardziej podobne do ziemskich, zdolne do życia – w temperaturach nie niższych niż gdzieś minus 30 stopni i potrzebujące ciekłej wody wymagają warunków szczególnych. Takich, jakie na Marsie występowały dawno temu, gdy płynęły rzeki i padały deszcze. Wilgoć jednak pojawia się przejściowo w porowatym gruncie planety nawet w bardzo niskich temperaturach o nocnej porze, a utrzymywaniu się tam wody może sprzyjać specyficzny charakter fizykochemiczny materiałów gruntu. I to powinno umożliwić egzystencję innych organizmów, które dostosowały się do temperatur niższych od minus 30 stopni. Są jednak do pomyślenia również takie żywe twory, nieznane na Ziemi, którym wystarczyłaby woda nawet w postaci lodu, byle ciepłota otoczenia nie była zbyt niska. Koniecznie jest przecież tylko, aby w ich wnętrzu płyny ustrojowe w formie roztworów miały postać ciekłą. Największą niespodziankę sprawili Sagan i Lederberg czwartą kategorią organizmów, wytrzymujących bardzo niskie temperatury i zadowalających się wodą przyswajoną z nadzwyczaj silnie przemarzniętego gruntu. Łoczeni przytaczają nawet argumenty faworyzujące większe rozmiary takich marsyjskich zwierząt. Petrofagów, pożeraczy skał i krystofagów, pożeraczy krystalicznej wody. Naturalnie pomysły Sagana i Leiderberga stanowiły tylko bardzo śmiałą hipotezę roboczą, która nie sprawdziła się w miejscu lądowania próbników Wiking i z pewnością nigdy nie znajdzie potwierdzenia. Wypada przypomnieć, że przy użyciu telewizyjnych kamer obu lądowników próbowano stwierdzić, czy się coś nie porusza w polu widzenia tych urządzeń, ale oczywiście bezskutecznie. Z doświadczeń ziemskich wiemy dziś, że powstanie i rozwój życia wymagają czegoś więcej niż obecności wody, możliwości syntezy prostych związków organicznych, Odpowiedniej temperatury, występowania atmosfery. Wiele czynników musiało oddziaływać łącznie lub po kolei, by mogły powstać najprostsze organizmy, a ich dźwiganie się po najniższych szczeblach drabiny ewolucyjnej trwało niezwykle długo miliardy lat. Ziemia, jak można dziś sądzić, była tą jedyną planetą układu słonecznego, która dzięki szczególnie sprzyjającym warunkom poczęła życie. Ewolucja globu, kulminująca w tektonice płyt i wędrówce kontynentów. Wytworzenie pola magnetycznego o dostatecznie dużym natężeniu, chroniącego powierzchnię planetarną przed strumieniami niebezpiecznych cząstek naładowanych ze Słońca i z głębi galaktyki. Powstanie i ewolucja mórz z ich ciepłymi, przybrzeżnymi zbiornikami. Wpływy kosmiczne na klimat. Wszystko to zadecydowało o narodzinach organizmów, o możliwościach ich wznoszenia się wzwyż, tak aby potem mógł pojawić się człowiek. Mars jakby z góry pozbawiony był tej szansy. Michael Hart wykonał pouczającą serię doświadczeń w komputerze, które wprawdzie różni badacze uważają trochę za zabawę w naukę, a trochę za ryzykowną ekstrapolację, ale które, pomimo grubego przybliżenia, ukazują chyba istotną część prawdy. Warto tu w kilku słowach powiedzieć, na czym takie doświadczenia polegają. Otóż niejednokrotnie nie jest możliwe przeprowadzenie w laboratorium eksperymentów dotyczących różnych zjawisk, czy to ze względu na ich złożoność, czy wielką skalę, czy skrajne warunki, czy bardzo długi czas przebiegu, czy inne jeszcze okoliczności. Z sytuacją taką mamy do czynienia m.in. w przypadku wydarzeń obejmujących całe planety lub cały system okołogwiazdowy, jakim jest np. Układ Słoneczny. Wtedy odpowiednie, niestety z natury rzeczy uproszczone dane wprowadza się do komputera, aby naśladować zjawiska przebiegające w naturze. Mówię niestety, bo wskutek takiego uproszczenia wyniki doświadczeń symulacyjnych stanowią tylko zniekształcony, niekiedy wręcz prymitywny obraz rzeczywistości. Had w swoich doświadczeniach komputerowych nie był oczywiście w stanie uwzględnić wszystkich czynników decydujących o warunkach panujących na Ziemi czy innych planetach przed miliardami lat, tym bardziej, że niektóre z nich do dziś dnia nie są znane. Mógł więc uwzględnić jedynie takie dane, jak natężenie promieniowania słonecznego w odległości orbity planetarnej, jego zmiany, zmiany zdolności odbijania tego promieniowania przez planetę, występowanie zjawiska cieplarnianego, zmiany składu atmosfery i niektóre inne. Pomimo tak znaczącego uproszczenia, Hart uzyskał nader interesujące wyniki, które z grubsza wydają się prawidłowe. Okazało się wtedy, że gdyby Ziemia znalazła się na orbicie przebiegającej tylko nieco dalej o zaledwie kilka procent obecnej odległości od tej gwiazdy rozwinąłby się na niej lawinowo proces ochładzania. Cała woda bardzo prędko uległaby wymrożeniu, powierzchnia zwłaszcza bliżej biegunów pokrywaby się lodami, a wielkie połacie lądów przekształciłyby się w wieczną smarslinę. A to właśnie stało się na Marsie. Wprawdzie okresowo, wskutek aktywności wulkanicznej, a niewykluczone również, niezależnie od tego, dzięki korzystnemu w pewnych epokach usytuowaniu osi obrotu globu, mogła wyzwalać się ciekła woda atmosfera zaś uzyskiwać odpowiednią gęstość. Potem jednak w dość szybkim tempie odradzały się lody i zmarzlina, a temperatura spadała tak wydatnie, że nawet dwutlenek węgla, stanowiący na czerwonej planecie główną masę atmosfery, w znacznym stopniu ulegał zastaleniu na czapach biegunowych, a ona sama stawała się niezmiernie rozrzedzona. Czy jednak, pomimo wszystko, na Marsie nigdy nie powstało życie? Wydaje się dziś, iż sam proces jego narodzin przebiega w bardzo krótkim, w kosmicznej skali czasu okresie. Na Ziemi pierwsze żywe organizmy wyłoniły się z materii około 4 miliardów lat temu. Wtedy właśnie kończył się okres wielkiego bombardowania przez masowo spadające większe fragmenty pozostałe po utworzeniu się ciał układu słonecznego. Rozległe baseny mórz księżycowych i liczne duże kratery uderzeniowe na powierzchni srebrnego globu świadczą, że ostrza w okolicach naszej planety musiał być niezmiernie silny. W tych warunkach nieustannych wstrząsów i eksplozji, wyzwalających rozległą działalność wulkaniczną i tektoniczną, życie nie miało szans. Na przeszkodzie stała też wysoka temperatura, która opadła poniżej punktu wrzenia wody właśnie mniej więcej owe 4 miliardy lat temu, po czym dopiero mogły utworzyć się tak potrzebne morza. Tymczasem należy oczekiwać, że na Marsie, w tym już okresie, prawie 600 milionów lat po powstaniu planety, powierzchnie jej skuwały lody. Nawet jednak, gdyby wbrew naszym logicznym dociekaniom pojawiło się tam kiedyś życie, nie była mu dana możliwość pięcia się pod górę ku jego wyższym formom. Marsjanie są tylko mitem ucieleśniającym nasze pradawne marzenia baśnią o innych istotach, które wbrew nawet najbardziej niepokojącym naszym domniemaniom i wikcjom literackim tak bardzo chcielibyśmy spotkać. Oblicze Wenus Nie można było dostrzec żadnego lądu. Niebo jawiło się czyste, płaskie, złote jak tło średniowiecznego obrazu. Zdawało się bardzo odległe, tak dalekie jak obłoki pierzaste, obserwowane z powierzchni ziemi. Szeroki ocean miał również złocistą barwę, lecz pokrywały go plamy niezliczonych cieni. Bliższe fale, choć złote, gdy ich wierzchołki kąpały się w świetle, ukazywały zielone skłony, początkowo szmaragdowe, a niżej o kolorze połyskującego szkła butelkowego, ciemniejąc aż do przebrania niebieskiego odcienia, kiedy przesuwały się w cień rzucany przez inne fale. Znów znalazł się na grzbiecie, i wciąż nie było widać lądu. Dojrzał coś, co wyglądało jak chmury. A może to były statki, daleko po lewej. A potem w dół i w dół. Myślał, że nigdy nie dotrze do końca. Spostrzegł przed sobą falę, teraz tak wysoką, że było to straszne. W naszym własnym świecie, na Ziemi, mówimy o powierzchni morza wypiętrzonej jak góry, podczas gdy wznosi się ona niewiele wyżej niż na długość masztu. Lecz tym razem było to coś rzeczywistego. Gdyby ten ogromny kształt był wzgórzem lądu, a nie wody, Ronsom musiałby zużyć całe przedpołudnie albo dłużej, wspinając się na zbocze, zanim by osiągnął wierzchołek. Olbrzymia fala ogarnęła go i wyrzuciła na tę wysokość w ciągu zaledwie sekund, lecz zanim osiągnął szczyt, prawie wrzasnął z przerażenia. Fala nie miała gładkiego wierzchołka jak inne. Pojawił się straszliwy grzebień, postrzępione, wzbożone i fantastyczne kształty, nienaturalne, nawet nieciekłe z wyglądu, wyrastały z grzbietu. Skały, piana, bestie. Wielki Ocean na Wenus. Tak widział ją Louis w swej Perelandrze. Tak też przedstawili sobie ten glob inni literaci. Maurice LeBlanc, twórca nieśmiertelnego Arsena Lupina, w swojej powieści Troje Oczu posunął się jeszcze dalej, pokrywając planetę wszechmorzem, w którym żyły i tworzyły swą wysoce rozwiniętą cywilizację podwodne istoty inteligentne wszystkich tych twórców fantastyki zmyliła gruba, bardzo jasna powłoka chmur, otulająca glob i przewodząca na myśl konieczność występowania pod nią rozległych mas wodnych. Woda, woda, wszędzie woda. Deszcz trwał. Był to uporczywy deszcz, nieustanny deszcz, deszcz pocący się i parujący, gęsta mrzawka i ulewa i fontanna, chłostanie oczu, Prąd podmywający kostki. Był to deszcz zatapiający wszystkie drzewa i pamięć deszczów. Spadał kilogramami i tonami, siekł dżunglę i ciął drzewa jak nożyce, ścinał trawę, drążył tunele w glebie i roztapiał krzewy. Kurczył ręce ludzi w kształt rąk pomarszczonych małp. Padał lity, szklany deszcz i nigdy nie ustawał. Przekroczyli rzekę i dopływ, i strumień, i tuzin innych rzek i dopływów, i strumieni. Rzeki pojawiały się przed nimi pędząc, a potem nowe rzeki, podczas gdy dawne zmieniały kierunek. Rzeki o barwie rtęci, rzeki o barwie srebra i mleka dotarli do morza. Morza jedynego. Był tylko jeden kontynent na Wenus. Ląd miał długość pięciu tysięcy kilometrów, szerokość półtora tysiąca, a wokół tej wyspy znajdowało się morze jedyne, które pokrywało całą deszczową planetę morze jedyne, zalegające, blade wybrzeże, prawie nieruchome. Wizja Raya Bradbury'ego w jego deszczu bez końca jest tak sugestywna, że można by w nią uwierzyć, gdyby się nie wiedziało, że jest to tylko pięknie napisane opowiadanie fantastyczno-naukowe. Woda pozostaje jednak w pamięci i odruchowo Wenus zaczyna kojarzyć się z nią. Szukamy tam, jeśli już nie wszechmorza, wielkich zbiorników wodnych, to przynajmniej rozlewisk, bagien, moczarów, choćby takich, jakich widok roztacza przed nami Malcolm James, w liliach wodnych. Tombow miał groteskowo kształtny wygląd, bardziej groteskowy niż wielkie małpy na ziemi. Różnica zaznaczała się przede wszystkim w stopach, mających postać ogromnych, rozpłaszczonych łap. Umożliwiały chodzenie po bagnach, gdyż rozkładały ciężar ciała na dużą przestrzeń, dzięki czemu Tombow mogło bezpiecznie poruszać się po wątłej skorupie pokrywającej gęstym błoto trzęsawisk. Łapy te, jak u kaczki, miały długie, zwężające się ku końcowi palce, zrośnięte błonami. Mimo złej widoczności, droga sportu okazała się bardzo ciekawa. Maxwell doznał dziwnego uczucia, gdy sześciu drżących niewolników niosło go na ramionach przez nieprzebyte bagniska. Równocześnie zdumiewała go szaleńcza roślinność, otaczająca zewsząd. Różnorodność nieznanych mu wcale gatunków była nieskończona, a więc i nieskończone pole do naukowych badań. Z uwagi jednak na niebywale wysoką śmiertelność, trudno się było spodziewać, by człowiek kiedykolwiek poznał dokładniej wszystkie formy życia na Wenus. Od czasu do czasu pokazywały się jakieś zwierzęta. Jeśli to w ogóle były zwierzęta, tak samo dziwaczne i niesamowite, jak fantastycznie kwitnące liany, dymiące krzewy i drzewa wydające głuchy, metaliczny, zgrzytliwy dźwięk pękniętego dzwonu. Człowiek przenosząc się w wyobraźni na inną planetę, zabiera z sobą cząstkę własnego świata. Szukając tam egzotyki i niecodziennych przeżyć, nadaje im odblask rzeczy oraz zjawisk znajomych i często widzi, nie poznając tego lub nie przyznając się do tego wobec siebie samego, fragment Ziemi odbity w krzywym zwierciadle. Jest deszcz. Deszcz odmienny niby od naszego, przekształcający wszystko w jedną ciekłą masę, ale jeszcze deszcz. Które mógłby padać gdzieś w podzwrotnikowej dżungli, podmokłej i podmywanej wezbranymi nurtami rzek. Jest morze bez brzegów, bez krańców odbijające dziwne światła nieba i ukazujące w podniesionych skłonach fal tajemnicze barwy swej głębi, ale nikt jeszcze nie powie, że nigdy takiego morza nie znajdzie na ziemi. Dla nadania wizji wiarygodności pisarz wprowadza więc egzotyczne szczegóły. Potwornie wielką falę, w której czai się nieznane, rzeki jakby spływające rtęcią i srebrem i mlekiem, dymiące krzewy na bagnach i drzewa dźwięczące metalicznie jak pęknięty dzwon. A potem, gdy dojrzeje technika, opancerzone sondy i lądowniki wdzierają się w gęstą, zasnutą nieprzeniknionymi warstwami obłoków atmosferę planety i sztucznymi zmysłami swych elektronicznych przyrządów patrzą, słuchają, węszą, przekazują za pośrednictwem fal radiowych lakoniczne, rzeczowe informacje. Wyłaniają się z nich fragmenty obrazu, które częściowo są rozmyte. Składamy je cierpliwie, ponawiamy próby. I ukazuje się nam świat, jakże odmienny od świata naszych oczekiwań, wyobrażeń, pragnień. Zanim dotarliśmy do Wenus, napisano na jej temat wiele tomów. Chociaż mnóstwo badaczy i literatów wiedziało w niej świat tropikalny, uciekający wodą, a dawniejsi skłaniali się nawet do przekonania, iż tamtejsze warunki przypominają raczej panujące u nas w epoce węglowej, z całym bogactwem rozrośniętej, paprotnikowej flory i olbrzymich zwierząt przywodzących na myśl dinozaury byli i inni. St. John i Nicholson, Amerykańscy astrofizycy, nie sugerując się występowaniem bardzo zbitej powłoki chmur, lecz biorąc pod uwagę fakt, że mimo usilnych zabiegów nie udawało się w atmosferze Wenus wykryć na drodze szczegółowych obserwacji spektroskopowych, nawet śladów pary wodnej, zdecydowali się na zupełną zmianę scenarii. W roku 1922 pokazali obraz planety jako Jałowej pustyni, przesłoniętej tumanami piasku i pyłu który pędziły gwałtowne wiatry. Obraz ten zyskał oparcie w odkryciu znacznych ilości dwutlenku węgla w atmosferze globu. Gdyby na Wenus istniały obfite źródła wody i jej zbiorniki, gaz ten uległby tam skutecznemu pochłonięciu, podobnie jak to jest na Ziemi. Fred Hoyle, wybitny astronom brytyjski, znany ze śmiałych pomysłów, autor bardzo głośnych książek fantastyczno-naukowych, odznaczających się zaskakującą fabułą, takich jak chociażby czarny obłok, posunął się jeszcze dalej. Obecny brak wody na Wenus tłumaczył on występowaniem na jej powierzchni wielkich ilości węglowodorów, czegoś w rodzaju ropy naftowej. Jako lżejsze miały one pływać na warstwie wody istniejącej pierwotnie, a utleniając się jej kosztem spowodować w końcu jej zanik. W procesie tym zaś powstawał dwutlenek węgla, który stopniowo wypełnił atmosferę. W gorącym klimacie Wenus znajduje się przecież znacznie bliżej słońca niż Ziemia. Węglowodory parowały. Nad ich morzami i jeziorami tworzyły się mgły i chmury, które zbiły się w szczerną powłokę, odcinając skutecznie widok powierzchni planety przed naszym wzrokiem. Hipotezy skąpanego w wodzie globu upadły zupełnie, kiedy odkryto, że występuje tam intensywne zjawisko cieplarniane. Badania promieniowania podczerwonego i radiowego wykazały, iż powierzchnia planety jest znacznie cieplejsza, niż wynikało to z jej aktualnej odległości od słońca. Atmosfera Wenus spełnia tam więc taką funkcję jak dach cieplarni, umożliwiając docieranie części promieniowania gwiazdy centralnej naszego układu poniżej poziomu obłoków. Promieniowanie pochłonięte przez grunt wenusyński emitowane jest następnie głównie w postaci podczerwieni, dla której chmury stanowią pewną przeszkodę. Dlatego w obszarze między gruntem a obłokami temperatura jest wyższa niż w przypadku gdyby chmur nie było. Oczywiście część ciepła ucieka w przestrzeń międzyplanetarną, gdyż warstwa obłoków nie stanowi hermetycznego zamknięcia. Ustala się pewien stan równowagi, dzięki któremu temperatura przy powierzchni Wenus jest aż o prawie 150 stopni wyższa niż punkt topnienia ołowiu na Ziemi, wynosząc około 470 stopni Celsjusza. Jednocześnie, jak wykazały to również pomiary wykonane przy wykorzystaniu aparatury radzieckich próbników serii Wieniera, Ciśnienie atmosfery, złożonej prawie wyłącznie z dwutlenku węgla, wynosi aż 9 MPa, jest 90 razy większe niż u nas na poziomie morza. Domniemanie o istnieniu na Wenus jakiegoś już nie może, ale nawet stromeczków czy podmokłych gruntów są zupełnie bezprzedmiotowe. I znów szczególny stan rzeczy wyjaśnia nam Hart, który w swych doświadczeniach symulacyjnych w komputerze nie tylko próbował przesunąć Ziemię nieco w kierunku Marsa, ale również trochę zbliżyć się do Słońca. W tym ostatnim przypadku okazało się, że wystarczy naszą planetę umieścić na orbicie o promieniu krótszym tylko o kilka procent od obecnego, a już wkrótce musi się rozwinąć zjawisko cieplarniane i to o przebiegu lawinowym. Nieznaczne tylko zwiększenie strumienia promieniowania słonecznego powoduje takie podwyższenie ciepłoty powierzchni globu, że znajdująca się na niej woda przechodzi stopniowo, lecz całkowicie do atmosfery tworząc grubą powłokę chmur potęgującą zjawisko cieplarniane i wznosząc się wysoko ponad tę powłokę. Tam para wodna musi ulegać nieodwracalnemu rozkładowi pod wpływem słonecznego promieniowania nadfioletowego na wodór i tlen. Pierwszy z nich, jako bardzo lotny, uchodzi bezpowrotnie w przestrzeń międzyplanetarną, a tlen wraca ku powierzchni i ulega związaniu ze składnikami materiałów skalnych. Cały proces rozkładu wody przebiega szybko, tak że już w dość wczesnej fazie istnienia na orbicie bliższej Słońca planeta pozbywa się tej substancji, staje się sucha i gorąca szczęśliwa ziemia, która znalazła się we właściwej odległości od swojej gwiazdy. W przeciwnym wypadku stałaby się zlodowaciałą pustynią albo rozpalonym piekłem. Spróbujmy jednak przyjrzeć się Wenus z bliska, nie kierując się emocjami ani uprzedzeniami. Podejmijmy na nią podróż, tak jakbyśmy już dziś dysponowali statkiem załogowym, mogącym nie tylko dowieść nas w bezpośrednie sąsiedztwo planety, ale przeniknąć w jej atmosferę, przebić się przez powłokę chmur. Statkiem, z którego pokładu moglibyśmy zobaczyć powierzchnię globu. A następnie wylądować na nim. Wspaniały jest widok Wenus nawet z odległości orbity około słonecznej ziemi. Planeta świeci silnie w pewnych porach o zmierzchu jako Hesperus, gwiazda wieczorna, a kiedy indziej o świcie jako Fosforus, gwiazda poranna, czasami tak jasno, że przedmioty rzucają cienie. Jej blask nie jest jednak biały, lecz wyraźnie żółtawy, także wypada nazywać ją złotą planetą kiedy wzlatujemy ku niej, wydaje się najjaśniejszą z gwiazd. Potem stopniowo złote światło przekształca się w maleńką tarczkę, która zwolna rośnie w oczach, lecz w miarę zbliżania się pozostaje jednolitym, matowym zwierciadłem promieniowania słonecznego, pozbawionym jakichkolwiek szczegółów. Gdybyśmy mieli oczy czułe na nadfiolet, Ujrzelibyśmy ciemne przestrzenie, przezierające poprzez grube, jasne smugi wysokich mgieł, nawinięte wokół Wenus jak pasma włóczki. Lecz próżno by szukać tam w głębi widoków powierzchni, schowanej w istocie za gęstymi warstwami mas obłocznych. Nasz statek zbliża się do złotej planety, odbijającej teraz światło słońca tak silnie, że nie sposób spoglądać na nią bez szkieł ochronnych. Zaczynamy spadać w dół, a kiedy znajdujemy się już na poziomie owych ponatobocznych mgieł, z bliska okazują się one bardzo rzadkie i nie utrudniają widoczności. W najwyższą strefę chmur zanurzamy się na wysokości 70 km nad poziomem powierzchni globu. Różnią się tu one wyraźnie od ziemskich. Bloków przypominają raczej mgłę. Warstwa ich ma grubość około 5 km, nic więc dziwnego, że nie dostrzega się już przez nie słońca w postaci tarczy. Widoczność jest jednak znacznie lepsza niż podczas jazdy po powierzchni ziemi w mglisty poranek. Chmury są osobliwe tworzą je pylinki nie wody, ale stężonego 80% kwasu siarkowego o temperaturze zaledwie o kilka stopni powyżej zera. Lecz już wpadamy w kolejną warstwę obłoków, gęstszą i cieplejszą. Wciąż otaczają nas drobne kropelki kwasu siarkowego, o temperaturze jednak plus 40 stopni Celsjusza. Chmury są gęstsze, wzrok sięga tu na odległość gdzieś półtora kilometra. Warstwa kończy się, mijamy szczelinę i wnikamy w zwarte obłoki, przypominające wreszcie wyglądem takie, jakie widzimy na Ziemi. Wciąż jest to kwas siarkowy, a oprócz niego również kropelki siarki i zastalone jej cząstki. Woda rezyduje w kwasie pochłonięta przez niego, gdyż jest on przecież silnie higroskopijny. Rzut oka na przyrządy informuje, że ciśnienie zewnętrzne jest tu mniej więcej takie jak u nas na poziomie morza, a temperatura wzrosła do plus 80 stopni Celsjusza. Robi się coraz mroczniej, tak właśnie jak wtedy, gdy ziemskie niebo zaciągają ławice obłoków. Opadamy teraz w mgle, która kończy się dopiero na wysokości 32 km nad powierzchnią Wenus. Odtąd atmosfera staje się bardzo przeźroczysta. Widać na odległość aż 80 km. Lecz w miarę obniżania się światło wyraźnie czerwienieje. Wpierw jest to jakby lekkie różowinie przestrzeni, a potem stopniowo zapada coraz bardziej czerwony zmierzch. Atmosfera wyraźnie gęstnieje i sprawia wrażenie zapylonej. Przez iluminatory sączy się krwawy blask. Z odległości 7 km zaczyna się dostrzegać szczegóły powierzchni planetarnej pogrążone w czerwonym mroku. Jakby się opadało w piekło. Na zewnątrz jest też niezwykle gorąco. Prawdziwie jak w jakimś piecu. Kiedy statek nasz osiada na twardym gruncie, wszystko tonie w ponurej poświacie. Lecz źródła jej nie widać. Spoglądając ku górze, nie sposób określić, gdzie tu na niebie, poza zwartymi warstwami obłoków, znajduje się słońce. Przez iluminator statku widać teren bardzo pofalowany, wysycony skąpym, przegasającym blaskiem i zatracający się w nieokreślonej dali. Wiadomo jednak, że horyzont w najlepszym przypadku znajduje się w odległości gdzieś 3 km. Na zewnątrz żar sięgający 500 stopni Celsjusza. W tej temperaturze parują nawet skały, tracąc związki siarki, chloru i fluoru, które przenikają do atmosfery. Zrozumiałe jest więc, że chmury wysoko nad powierzchnią planety zawierają kwas siarkowy, a sam jej płaszcz gazowy, duszący dwutlenek siarki, żrący chlorowodór i tak silnie trujący fluorowodór. Lecz na tym nie wyczerpują się osobliwości Wenus. Kiedy w roku 1975 na jej powierzchni osiadły radzieckie lądowniki Winiera 9 i Winiera 10, mogliśmy po raz pierwszy dzięki ich kamerom telewizyjnym zobaczyć, jak ona wygląda. Wieniera 9 spoczęła na bardzo pochyłym zboczu, którego powierzchnia musiała zostać ukształtowana stosunkowo nie tak dawno temu. Znajdują się tam wielkie głazy, niektóre o ponad metrowych rozmiarach, ale są też drobniejsze fragmenty o średnicach dziesiątków centymetrów. Krawędzie wielu z nich mają ostre kształty, co wskazuje na ich niedawne powstanie. Gdyby były starsze, musiałyby ulec zniszczeniu przez erozję lub przynajmniej ich brzegi uległyby zaokrągleniu. Można sądzić, że głazy oderwały się w skutek jakichś wstrząsów tektonicznych z korupy planetarnej. Zupełnie odmienny charakter ma teren lądowania Wieniery 10 znajdujący się o ponad 2000 km na południe od miejsca spadku Wieniery 9. Sprawia on wrażenie równiny lub płaskowyżu o dość wyrównanej powierzchni usianej nieznacznie wystającymi gładkimi blokami kamiennymi. Kształtem przypominają one ogromne naleśniki. Między nimi nieco bliżej znajduje się drobnoziarnisty grunt. Bloki noszą wyraźne ślady erozji, są centkowane i mają wygładzone krawędzie co świadczy o przebiegu procesów zmieniających minerały na powierzchni Wenus i starszym wieku krajobrazu niż w okolicach, gdzie osiadł lądownik Winiera 9. Oprócz obrazów uzyskano też inne informacje, badając słabe promieniowanie naturalnych izotopów radioaktywnych zawartych w skałach. Okazało się, że skały te przypominają materiały magmowe na Ziemi. Jedne są podobne do granitów, inne do bazaltów. Można więc było sądzić, że na Wenus rozwijała się aktywność wulkaniczna. Można więc było sądzić, że na Wenus rozwijała się aktywność wulkaniczna. Nie stanowiło to niespodzianki. Złoty Glob należy do grupy planet ziemskich. Jest bezpośrednim sąsiadem kosmicznym naszego własnego, a oba mają zbliżone rozmiary i masy. Jednakże losy ich potoczyły się odmiennie. Nie tylko ze względu na różne nasłonecznienie. Na Wenus, gdzieś w zamierzchłej przeszłości, jak można sądzić, rozegrał się dramat. Jej bohaterem był domniemany księżyc planety, a jeśli go nigdy nie miała, to niewykluczone jakaś zabłąkana asteroida. W każdym razie, wielkie ciało kosmiczne, które runęło na powierzchni globu. Wydarzenie to było brzemienne w skutki nie tylko ze względu na potworny wstrząs, który musiał ogromnie zdewastować skorupę planetarną. Wenus obracała się kiedyś podobnie szybko wokół swojej osi jak Ziemia. Później jednak, wskutek oddziaływania sił pływowych związanych z bliskością Słońca i jego grawitacją, Złoty Glob uległ zahamowaniu, jego ruch obrotowy stał się powolny. I właśnie potem, jak sugeruje Ward, miało spaść na Wenus owo kosmiczne, uderzając więc korupę w takim kierunku, że planeta zaczęła kręcić się wokół osi w stronę przeciwną niż poprzednio, niż prawie wszystkie inne. Ruch ten jest bardzo powolny, pełny jego okres względem gwiazd wynosi aż 243 dni. Stanowi jednak coś nienaturalnego w uporządkowanym świecie układu Słonecznego, świadectwo niezwykłego wydarzenia, którego skutki odzwierciedlają się też we współczesnym klimacie Wenus, a być może również w dynamice wnętrza jej globu. Tak, złota planeta jest inna niż Ziemia i przekonano się o tym również, gdy zaczęto zdobywać wiadomości o rzeczywistym wyglądzie powierzchni Wenus. Ponieważ nie było to możliwe ze względu na grubą, zwartą powłokę chmur na drodze obserwacji w świetle wykorzystano do tego celu fale radiowe, które przenikają swobodnie przez najgęstsze nawet obłoki. Jednym słowem, zastosowano radiolokację, znaną powszechniej pod nazwą radaru. Wykorzystując ogromne anteny radioteleskopów naziemnych, wysyłano w stronę Wenus potężne wiązki fal, a po odbiciu ich od jej powierzchni i odbiorze uzyskiwano na ekranach aparatury obrazy nierówności terenu. Dane te uzupełniono widokami planety otrzymanymi za pośrednictwem radiowych oczu sztucznego satelity złotego globu Pionier Venus 1 oraz specjalnego urządzenia tego próbnika wysokościomierza radiolokacyjnego mierzącego różnice wzniesień. I na podstawie wszystkich tych wiadomości narysowano pierwsze mapy prawie całej powierzchni Wenus. Naniesiono poziomice i dla większej jasności nałożono odpowiednie kolory. I oto oczom naszym ukazała się planeta mająca góry i doliny, równiny i płaskowyże, ale przecież tak inna, tak zupełnie odmienna od Ziemi, od Marsa, od Merkurego, od Księżyca. Na Wenus nie ma żadnych mórz ani innych otwartych zbiorników cieczy. Nie myślę o wodzie, bo przecież temperatury są tam, jak wiemy, nadzwyczaj wysokie, lecz o różnych odpowiednich substancjach, takich jak smoły czy niskotopliwe metale. Pomimo istnienia jakiejś rzeźby terenowej, miejscami nawet bardzo dobitnej, powierzchnia planety, generalnie rzecz biorąc, jest nadzwyczaj wyrównana. Aż około 60% tej powierzchni odchyla się nie bardziej niż o pół kilometra w górę lub w dół od średniego jej poziomu. Prawie jedna jej piąta wznosi się na pół do półtora kilometra ponad ten przeciętny poziom. W ogóle jednak powierzchnia złotej planety ma niewiele zagłębień, a średnie jej wzniesienie jest nieduże. Ziemia natomiast wyraźnie odznacza się podwójną naturą. Jedna trzecia jej powierzchni to masywy lądowe z licznymi górami, a dwie trzecie znajduje się poza szalewem kontynentalnym, przypada na oceany i ma dużą średnią głębokość wynoszącą około 5 km. Kiedy spojrzymy na mapę Wenus, to możemy dostrzec na niej zaledwie 3-4 kontynenty, ziemi isztar na północy, prowincję Beta w strefie, którą na naszej planecie nazwalibyśmy podzwrotnikową, choć tu takie określenie nie ma właściwie sensu. Ziemię Afrodyty, przy równiku największą prawie o rozmiarach Afryki i ewentualnie bardzo małą prowincję Alfa. Najbardziej interesująca jest Ziemia Ishtar, nazwana tak od imienia pogańskiej, babilońsko-asyryjskiej bogini miłości, utożsamianej później z Wenus. Kiedy do tego kontynentu, którego nie obmywa żadne morze, który po prostu wyrasta z otaczających nizin, zbliżyć się od strony zachodniej, dostrzega się wielki płaskowyż Lakshmi o wyjątkowo równej powierzchni. Wznosi się on ponad otaczające tereny aż na 2,5 do 3 km, do pewnego stopnia podobnie jak Tybet na Ziemi, lecz ma dwukrotnie większą powierzchnię niż jego azjatycki odpowiednik. Płaskowyż Lakshmi opada ku południowi stromą skarpą, która ma charakter obrywą. Z pozostałych stron okolony jest wysokimi murami skalnymi. Od zachodu są to góry Akne, od północy wielki łańcuch Freji. Na wschodzie natomiast wznosi się najwyższy masyw wenusyjski Góry Maxwella, którego wierzchołek znajduje się na wysokości 12 km ponad średnim poziomem powierzchni planety. O przeszło 3 km wyżej niż szczyt Czomolungmy, zwany przez Anglików Mount Everest na naszym globie. Poniżej głównego wierzchołka Maxwell'a otwiera się olbrzymia kaldera o średnicy 100 km, a głęboka na kilometr. Nasuwa się przypuszczenie, że góra jest wielkim wulkanem. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy na pewno. A jeśli tak, to czy aktywnym, czy też nieczynnym już od dawna. Ziemia Afrodyty, czyli rzymskiej bogini Wenus, rozciąga się w kierunku równoleżnikowym na około 10 tysięcy kilometrów, a południkowym tylko na 3 tysiące kilometrów. Są tu też góry, ale znacznie niższe od masywu Maxwell'a. Na południe od kontynentu widać dość wyraźnie wielką kolistą strukturę, przywodzącą na myśl ogromny krater uderzeniowy. Jest ona jednak zatarta, jakby pozbawiona ścian, co zdaje się świadczyć o bardzo dawnym pogodzeniu i o silnym działaniu erozji. Nie wiemy jak proces ten przebiega na Wenus, z pewnością jednak zupełnie inaczej niż na Ziemi czy na Marsie. Obok parowania skał w nadzwyczaj wysokiej temperaturze otoczenia i pewnej ich elastyczności, płynięcia wskutek jednoczesnego oddziaływania pola grawitacyjnego planety, o podobnym natężeniu jak na naszym globie, występuje prawdopodobnie aktywność tektoniczna, a być może również współcześnie wulkaniczna. Jest wszakże jeszcze inny czynnik, który niewykluczone, odgrywa istotną rolę w przebiegu kształtowania rzeźby terenowej, a który tak nie rzuca się w oczy. Trzeba oprzytomnić sobie, że płaszcz atmosferyczny Wenus ciśnie na jej powierzchnię z taką siłą jak woda na dno morskie na głębokości prawie kilometra. Nie jest on jednak nieruchomy, wieją tam wiatry, bardzo słabe wprawdzie, ich prędkości nie przekraczają 2-3 metrów na sekundę ale ośrodek jest bardzo gęsty i warunki mechaniczne są podobne jak głęboko w morzu, gdzie prądy wodne mają również prędkości 2-3 metrów na sekundę. Taki powolny ruch wody, lecz pod dużym ciśnieniem, powoduje dostrzegalną i niemałą erozję dna. W głębi Ziemi Afrodyty, w centralnej jej części, powierzchnia skorupy planetarnej jest rozszczepiona. Otwiera się tam ku południowemu wschodowi wielką rozpadliną, kanionem Dajany. Ściany jego są strome, dno opada, a z jego zakończeniem łączy się biegnący na wschód następny, kanion Dali. Głębokość tych pęknięć, których powstanie wiąże się, jak można sądzić, z aktywnością tektoniczną, podobnie jak to jest z afrykańską doliną Wielkiego Rowu, dochodzi do 5 km. Długość całego systemu wynosi przeszło 2000 km, jest więc wyraźnie mniejsza niż Dolin Marynera na Marsie. Zawróćmy teraz daleko na zachód, gdzie wypiętrza się prowincja Beta. Trzon jej stanowią dwa wielkie wzniesienia, uważane za wulkany tarczowe, analogiczne do hawajskich na Ziemi czy wysokich gór Pasma Tarzis na Marsie. Typowym kształtem odznacza się południowy Góra Teja o średnicy tysiąca kilometrów. Na ekranie radiolokacyjnym dostrzegany jako duży, kolisty twór z rozchodzącymi się promieniście dookoła smugami i ciemną, okrągłą centralną plamką, wyglądającą na kalderę. Północna góra Rea jest zniekształcona, przecinającą ją przez środek wielką bruzdą, może pęknięciem skutek aktywności tektonicznej. I tak z lotu ptaka, a właściwie z pokładu sztucznych satelitów w sondach atmosferycznych i lądownikach, zwiedziliśmy Wenus, mogąc zaledwie rozpoznać z grubsze, znaczniejsze szczegóły jej powierzchni. Niewiele to, jak na tak duże w skali ludzkich wyobrażeń ciało niebieskie, choć na podstawie tego, co zobaczyliśmy, można już sobie wyrobić pewne stanie. Rozwój złotej planety już w początkowym okresie doprowadził do wytworzenia warunków praktycznie uniemożliwiających rozkwit życia opartego na białkach i kwasach nukleinowych, a więc takiego rodzaju, jaki tak wspaniale owocował na Ziemi. Z punktu widzenia ludzi, Wenus szybko stała się światem piekielnym, pogrążonym w czerwonym półmroku, zgniatanym przez gruby płaszcz atmosferyczny, absolutnie nie nadający się do oddychania, rozgrzanym do nadzwyczaj wysokiej temperatury i całkowicie suchym, a infernalny ten klimat jednocześnie zalega całą powierzchnię planety. Arcypowolny jej ruch obrotowy i być może brak większego księżyca uniemożliwił ewolucję globu do stadium tektoniki płyt. Rezultatem tych mankamentów jest nadmiernie wyrównana na zewnątrz i usztywniona skorupa z kilku zaledwie cokołami kontynentów. Jeśli istnieje tam jeszcze jakaś aktywność tektoniczna i wulkaniczna, nie może być ona ani silna, ani rozległa. Oto mamy przed sobą bliźniaczą siostrę Ziemi, gwiazdę wieczorną, gwiazdę poranną, błyszczącą cudownie na firmamencie, budzącą nasze marzenia i wyzwalającą pragnienia. Skrajnie nowoczesnymi narzędziami nauki przeniknęliśmy przez niezwykłe osłonę, spowijające szczelnie oblicze złotej planety. Zobaczyliśmy glob buchający żarem, w którym nawet skały się pocą. Nie poznaliśmy całej prawdy o Wenus, ani nawet większej jej części. Wiemy przecież, że dzięki postępowi wiedzy nieoczekiwanemu, bo zawsze natrafimy na niespodzianki i niezwykłemu, w zaledwie kilkuletnich odstępach czasu stwarzany przez nas obraz planet zmienia się gwałtownie, a niekiedy radykalnie, choć pewne ogólne zarysy pozostają. Kiedy w roku 1965 aparatura telewizyjna Marinera 4 ukazała nam powierzchnię Marsa, zrytą kraterami uderzeniowymi, zaczął kształtować się mit drugiego księżyca. Później ze zdjęć wykonanych dzięki próbnikom Marinera 6 i Mariner 7 dowiedzieliśmy się, że krajobrazy czerwonej planety bardziej są zróżnicowane ujrzeliśmy wnętrze nieckiej Hellas wygładzone, jakby absolutnie pozbawione rzeźby terenowej i po raz pierwszy uświadomiliśmy sobie istnienie na Marsie osobliwych terenów chaotycznych, jakich odpowiednika próżno by szukać na Ziemi i gdzie indziej. A potem przyszło objawienie. Pierwszy sztuczny satelita czerwonej planety, Mariner 9, umożliwił przyglądanie się jej powierzchni przez miesiące i lata. Pamiętam... Przebywałem wtedy na kongresie Komitetu Badań Kosmicznych Międzynarodowej Unii Unii Naukowych Kospar w Madrycie. Za oknem był Maj, a ja w sali, na wielkich, jasno-oświetlonych planszach, wewnętrznie poruszony, oglądałem po raz pierwszy wielkie wulkany tarczowe Marsa. Osobliwe kaniony dolin marinera o ścianach wygrozionych drzewkowato rozgałęziającymi się szczelinami i brzegi północnej czapy biegunowej spiralnie skręcone i ukazujące swą wielowarstwową strukturę. I znów minęło kilka lat. Na czerwonym globie wylądowały wikingi, a ich człony satelitarne zaczęły masowo dostarczać zdjęcia planety ze zdolnością rozdzielczą 100 metrów, 40 metrów, w końcu niekiedy zaledwie 8 metrów. Nowe odkrycia, nowe sensacje. Jesteśmy dopiero w początkowej fazie poznawania Wenus. Ujrzeliśmy zaledwie z grubsza zarys jej prawdziwego oblicza, które kryje niejedną niespodziankę. Czegokolwiek się jednak dowiemy, możemy być pewni, że nie zmieni to istoty tego tak obcego nam świata. Rozpalonego globu skąpanego w ponurem, czerwonawym świetle, który kryje się pod jaskrawą powłoką chmur z kwasu siarkowego, szarpaną w dolnej swojej części wichrami. Ten świat prawdopodobnie stawał się już taki, kiedy na młodej Ziemi rodziły się zalążki życia. Nie otwierał się na jego powstanie, lecz zanurzał w obezwadniający żar, na zawsze jałowy i próżny. Nie było wszech oceanu, ani tropikalnych bagien wenusyńskich, śpiewających roślin, ani wielkich gadów. Nie było też wenusjan, naszych słonecznych braci z siostrzanej planety. Jeśli kiedykolwiek znajdą się tam istoty inteligentne i zaczną przemierzać monotonnie ukształtowane niziny, wspinać się na płaskowyż Lakshmi, zaglądać do podszczytowego kotła Wielkiego Maxwella, czy zapuszczać się w głąb potężnej rozpadliny Dali, będą nimi ludzie stery, znanej jaką Ziemia. Inne ziemie. Pamiętam. Byłem wtedy bardzo chory. Zakażenie powędrowało powyżej kolana. Gorączka oddzielała mnie swoistą barierą od niepokojącej ziemskiej rzeczywistości. Ojciec nie mówił mi o grożącej amputacji nogi. Przyniósł stos książek, a wśród nich była ta jedna, która odtąd towarzyszy mi wiernie i od czasu do czasu ukazuje dziwny świat nierealny, gdy się zaś poważnie zastanowić nawet bardzo naiwny, a przecież swoiście piękny i romantyczny. Pod Oceanem Spokojnym tkwi wielki fragment Merkurego. Planety radioaktywności, odpychających i przyciągających minerałów, koloidalnej wody, która samoistnie wędruje po podłożu jakby obtaszona życiem. 30 dni pod oceanem nazywała się ta przedziwna epopeja. Autor jej, Francuz Tancred Valery, nie wyszedł poza schematy tak dobrze później przeze mnie poznane przy okazji lektury niezliczonych utworów fantastyczno-naukowych. Wówczas jednak tego nie wiedziałem, a dziś, wiedząc, że to nieprawda, której grzechem jest jeszcze brak logiki i nieprawdopodobieństwo, odczuwam, wracając do kart powieści, swoisty jej urok. Cenię sugestywność wizji wyczarowanej przez talent autora. W owym odłamku Merkurego, o którym pisał Waleryj, uwięzłem skutek dawnej katastrofy kosmicznej pod dnem Pacyfiku, nie tylko jednak występowały zadziwiające zjawiska przyrody. Znajdowały się tam również żywe organizmy, istoty wyglądające jak wielkie owaty, o kulistym, lekko spłaszczonym ciele, oczach olbrzymich i trzech parach macek pełniących rolę kończyn. Cytat. Wszystkie zakończone były rodzajem szczypiec o trzech rozgałęzieniach, które dzięki swej giętkości przypominały zwykłe palce czwororękich. Ciało, macki i głowę pokrywała skorupa, połączona za pomocą stawów jak u skorupiaków, ale jedno ogniwo było oddzielone od drugiego sąsiedniego kępką sierści gęstej i krótkiej. Skorupa, która według mnie musiała zawierać chitynę, przypominała skrzydełka chrząszczy, była matowa, prawie wszędzie jednakowej barwy, o szarym odcieniu, jakby przyćmionym i wpadającym w fiolet. Istoty te siedziały przytopnięte i widzieliśmy z daleka, jak palce ich czterech przednich kończyn poruszały się, zajęte jakąś pracą przy długich, prostokątnych płytach rozłożonych na ziemi, pracą, której nie rozumieliśmy. Co za potwory, szepnęła Odila. Tak, są to naprawdę potwory, bo zwierzęta te nie należą do żadnego ze znanych gatunków. Podobne są jednocześnie do owadów, mięczaków, skorupiaków i ssaków. Niech będą czym chcą, zawołał Hewitt. Zbliżmy się. Zaledwie wymówił te słowa, gdy trzy potwory jednocześnie się wyprostowały. Stojąc na swoich sześciu łapach, miały zaledwie metr wysokości i dwa metry długości. Ciało ich wydawało się ciężkie i masywne. Tymczasem, gdy tylko wzrok ich spoczął na nas, natychmiast rzuciły się do ucieczki i zniknęły w okrągłym otworze znajdującym się z tyłu. Co te zwierzęta robiły? – spytała Utila. Dlaczego drapały szczypcami te metalowe płyty, popstrzone rysunkami? Teodor Randall przeglądał się w milczeniu różnym przedmiotom rozsypanym na ziemi. Błysk radości świecił w jego spojrzeniu. Pani pyta, odrzekł, co robiły te legendarne istoty. To bardzo proste. Pisały. Co? Takie potwory! zawołałem. Czy widziano kiedyś coś podobnego na kuli ziemskiej? Ale czy pan jest tak zupełnie pewny, że znajdujemy się jeszcze na kuli ziemskiej? Odrzekł chłodno pan Randall. Zarówno autor, jak i uczony pan Randall przeszli do porządku dziennego nad zasadniczym faktem, że żadna żywa istota nie byłaby w stanie przetrwać potwornych wstrząsów mechanicznych i termicznych jakie musiałyby nastąpić w wyniku zajścia katastrofy kosmicznej. Wyobrażam sobie też reakcje i miny moich kolegów biologów, którym chciano by wmówić, że mogły gdzieś tam powstać istoty inteligentne o ciałach owadów i mózgach umożliwiających rozumowanie naukowe. Jest to taką samą fantazją, jak istnienie ludzi ze skrzydłami poruszanymi siłą ich własnych mięśni i pozwalającymi na wzbijanie się w powietrze, na swobodne latanie. Takie mają kości pneumatyczne i wielkie worki wewnętrzne wypełnione powietrzem. Odpowiednie mięśnie tych zwierząt są nadzwyczaj rozwinięte, gdyż do wznoszenia się w atmosferze potrzebna jest wielka siła, natomiast ich mózgi są przysłowiowo małe. Dajmy jednak spokój baśniowym Merkurianom z 30 dni pod oceanem i spróbujmy spojrzeć na ich planetę z perspektywy astronomów w okresie, kiedy nie korzystaliśmy jeszcze z nadzwyczajnych środków w postaci próbników kosmicznych. Oto obraz Merkurego z okresu sprzed ostatniej wojny światowej przekazany nam za pośrednictwem plastyka Lucien Rudo. Ogromne słońce prześwieca przez mgły wznoszące się z nadgórskiego jeziora. Skały są spękane. U ich stóp piętrzą się rumowiska, ale wbrew pozorom nie jest to kopia wierzchołków karkonoszy czy gorganów. Powierzchnia planetarna ma tu temperaturę kilkuset stopni Celsjusza, a jeziora w dolinie, których lustrzane powierzchnie przezierają przez opary, wypełnione są ciekłym metalem, ołowiem czy rtęcią. W tym infernalnym żarze nie zachował się ślad wody. Dawno, bardzo dawno, przed miliardami lat uszła uległa rozkładowi i ślad po niej zaginął. To tu zaiste powinno się mieścić dantejskie piekło, gdzie szatani topią i męczą potępionych nie w roztopionej smole i siarce, lecz w wielkich zbiornikach bulgocących metali. Żywe istoty w ich naturalnych powłokach organicznych nie mogłyby się tu zachować nawet przez chwilę. Po ostatniej wojnie do takiego krajobrazu Merkurego wniesiono istotne poprawki. Uczonym nasuwała się coraz usilniej analogia z Księżycem. Oczyma wyobraźni wspartej rozumowaniem naukowym widzieli powierzchnię Merkurego porytą większymi i mniejszymi kraterami uderzeniowymi, niektórymi o rozmiarach cyrków z poszarpanymi obrzeżami. Powierzchnię skąpaną w słonecznym żarze absolutnie wyschniętą i spękaną. Tak też przedstawił ją głośny malarz krajobrazów planetarnych, Chesley Bonestell, w książce Willie Leia „Płonobójnej Przestrzeni Kosmicznej. Złoto-pomarańczową krainę, pokraterowaną, pociętą szczelinami, ozdobioną malowniczymi, rozsypującymi się girlandami skalnych morów. Nad nią czerniało charakterystyczne niebo, na którym wśród mrowia świetlnych gwiazd jaśniała oślepiająco najbliższa z nich, otoczona srebrną koroną. Słońce. Ta wizja okazała się też najbliższa rzeczywistości. Nad rozpalonymi skalnymi pustyniami Merkurego nie ma powietrza. Ciśnienie niesłychanie rozrzedzonego otoku gazowego, jeśli w ogóle można traktować to jako taki otok, jest prawie 10 bilionów razy mniejsze niż przy powierzchni Ziemi. Stosunkowo więc niewiele przewyższa panujące w otaczającej przestrzeni międzyplanetarnej. Kiedy wszakże Merkury powstawał z materii około słonecznej mniej więcej 4,5 miliarda lat temu, Otulony był gęstą atmosferą, zawierającą głównie wodór. Czego jednak można się spodziewać po małej planecie, obdarzonej z natury rzeczy bardzo słabym polem grawitacyjnym. Nie była ona w stanie utrzymać normalnego płaszcza gazowego, zwłaszcza, że zdmuchiwał go skutecznie znacznie kiedyś potężniejszy niż obecnie wiatr słoneczny. Powierzchnia planetarna silnie się rozgrzewała. Merkury znajduje się przecież znacznie bliżej gwiazdy centralnej naszego układu niż Ziemia. Z wnętrza planety starożytnego boga kupców i złodziei wydobywały się nowe gazy, wśród nich znacznej ilości pary wodnej, a zjawisko to potęgowała intensywna w pradawnych czasach aktywność wulkaniczna. Nie było jednak szans na zatrzymanie tych gazów, a tym bardziej na skroplenie wody. Na Merkurem nigdy nie padały deszcze, nie utworzyły się najmniejsze zbiorniki wodne. Trzeba było zobaczyć ten świat w chwili poczęcia, a potem młodzieńczego rozwoju, by sobie uświadomić niemożliwość narodzin na nim życia, a tym bardziej powstania jakichkolwiek Merkurian. Wielki, silnie porowaty glob, złożony w dwóch trzecich z żelaza i niklu, wypełniony był w swoich szczelinach głównie wodorem, który tworzył też ogromny otok okołoplanetarny. Lecz siły natury rychło w kosmicznej skali czasu jeły przekształcać tę poczwarkę, z której miała powstać właściwa planeta. We wnętrzu protomerkurego następował rozpad substancji radioaktywnych. Temperatura rosła i wzmagała się jeszcze skutkiem skurczu grawitacyjnego. W końcu materia poczęła się topić i ulegać segregacji w polu siły ciążenia planety. Cięższe substancje, przede wszystkim żelazo z niklem, przesuwały się w kierunku jej środka, wpierw wolno, potem z rosnącą prędkością. By w końcu w lawinowym procesie zwanym katastrofą żelazną utworzyć ogromne jak na rozmiarę globu metaliczne jądro. Z lżejszych glikokrzemianów uformowała się pierwotna skorupa planetarna. Od spodu przebijały ją wybuchy wulkaniczne, od góry spadały większe i mniejsze fragmenty materii kosmicznej, niezużyty budulec planetarny występujący wówczas obficie w przestrzeni okołosłonecznej. Gorąco było wtedy na Merkurym, a czas biegł szybko. Po może tylko ośmiogodzinnym dniu następowała równie krótka noc. Skorupa globu drgała i pękała. Tu wypływała rozpalona magma i rozlewała się szerokimi językami na otaczające niziny. Tam uderzenia kosmicznych pocisków rozorywały skały, wybijały kratery, a szczątki opadały, zasiawając powierzchnię rumowiskiem, na którym osiadał pył. Tak powstał krajobraz, pomimo pewnych różnic przypominający księżycowy, a raczej wyżynny srebrnego globu. Na Merkurym nie ma wielkich niecek Mary, czyli mórz, tak dobrze nam znanych. Oglądamy je przecież od dziecka na miesięcznej tarczy. Jedyny może wyjątek stanowi równina żaru. Wielki basen uderzeniowy o średnicy gdzieś 1300 km i koncentrycznej strukturze, przypominający do pewnego stopnia księżycowe Morze Wschodnie. A tak tylko kratery większe i mniejsze. Niektóre z wyraźnymi, promieniście przebiegającymi smogami ejektów, kratery, kratery, a między nimi niewielkie, stare równiny, których materiał musiał być kiedyś w stanie ciekłym, albo stopiony każdym uderzeniem kosmicznego przebłędy, albo wyrzucony z wnętrza globu w postaci magmy. Od czasu do czasu natrafia się na Merkurym na dziwne, łukowato przebiegające skarpy, ciągnące się na odległość setek, wysokie do 3 kilometrów. Mówią, że kiedyś w stygnącym wielkim jądrze planety nastąpiła przemiana fazowa. Jedna postać żelaza przekształciła się w drugą i pociągnęło to za sobą znaczne zmniejszenie objętości, a sztywna już skorupa globu nie mogła się skurczyć i popękała. Wszystko to działo się pod kosmicznym niebem pozbawionym atmosfery, chmur i opadów na progu międzyplanetarnej pustki. Po kamiennej, potrzaskanej powoce planetarnej, zrytej niezliczonymi kraterami, nie ciekły nigdzie inne strumienie niż upłynionej skały, szybko krzepnące, a gdy się już zastaliły, uległy przemieleniu przez uderzenia kosmicznych pocisków. Gdzie to miejsce na życie? Czy mogło tu ono kiedykolwiek powstać? Takie jak na Ziemi, wykorzystujące skomplikowane połączenie chemiczne węgla, Wymagające obecności i oddziaływania wody z pewnością nigdy na Merkurem się nie wyłowiło z nieożywionej materii. Nawet jeśli się zgodzimy, że są tam miejsca, są obszary, gdzie panuje całkiem znośna temperatura. Bo takie miejsca rzeczywiście istnieją. Jak to możliwe? Przecież Merkury od kilku miliardów lat prawie od samego początku pozbawiony jest atmosfery. Dzienna jego strona rozgrzewa się więc w promieniach słonecznych do bardzo wysokich temperatur, a po pogrążeniu w nocy stygnie niesłychanie prędko i tak znacznie, że termometr wskazywałby tam wartości znacznie niższe od minus 100 stopni Celsjusza. Początkowo cykl nagrzewania i stygnięcia był szybki. Doba na Merkurym trwała przecież może tylko 8 godzin. Na planetę oddziaływały jednak potężne siły pływowe słońca i hamowały jej obrót. Dziś następuje ono w ciągu aż ponad 58 dób ziemskich, ale w tym czasie Merkury przesuwa się znacznie po swojej orbicie około słonecznej, dlatego też jego doba słoneczna trwa wydatnie dłużej, pełne dwa jego lata. Po 88 dniach pławienia się w słońcu następuje równie długa noc. Lecz strona nasłoneczniona nie nagrzewa się równomiernie. Są na niej obszary w pobliżu południków 0 i 180 stopni przy równiku, gdzie temperatura wzrasta najbardziej, osiągając w peryhelium wartości około 425 stopni Celsjusza. To bieguny gorąca. Są jednak również rejony w okolicach szerokości 25 stopni, gdzie, jak można sądzić, w ciągu dnia utrzymuje się całkiem znośna temperatura około 40 stopni. Co więcej, ciepłota podpowierzchniowej warstwy planety w okolicach równikowych jest zawsze wyższa od zera, a na obszarach biegunowych niższa. A zatem istnieje na Merkurym miejsce, gdzie mogłaby się utrzymywać woda w postaci lodu, gdyby się tam zachowała. To jednak ze względu na burzliwą i gorącą przeszłość nie było możliwe. Znajdą się jednak zawsze tacy, którzy będą wytykać jednostronność spojrzenia. Powiedzą, że przecież nie wiemy wszystkiego o życiu, o możliwości jego rozwoju. Będą chcieli wyczarować ze skał nie tylko organizmy zdolne do obytowania w piekielnych warunkach Merkurego, ale nawet istoty rozumne w postaci jakichś myślących kryształów. Wszystko to wygląda pięknie w filmie fantastycznym, działa podniecająco na wyobraźnie, ale nie ma żadnego związku z materialną rzeczywistością. Życie to ruch. A istota inteligentna to nie superkomputer wyposażony w pojemną pamięć i zdolny do przeprowadzania skomplikowanych operacji logicznych. Przyjrzyjmy się człowiekowi, jego niesłychanie długiej i złożonej ewolucji, która w istocie trwała aż około 4 miliardów lat. O jego pozycji i sukcesie decyduje nie tylko mózg, ale również ręka, jego ręce wyposażone w niesłychanie zręczne palce, jakich nie sposób znaleźć u jakiegokolwiek zwierzęcia. Bez tych rąk, a także bez nóg nie byłoby cywilizacji ani kultury, nie byłoby poznania, opanowania i wykorzystania materii Ziemi, nie byłoby odkryć geograficznych i podróży w daleki kosmos. Bez przedziwnie utkanych struktur kwasów nukleinowych, jedynych w swoim rodzaju związków organicznych, nie byłoby przepisu na żywe organizmy, umożliwiającego ich odtwarzanie i w ogóle kontynuację życia. Bez przemian w tych strukturach nie powstaliby ludzie o najrozmaitszych temperamentach, charakterach, uzdolnieniach, nie rodziliby się sumienni i zręczni wykonawcy, twórcy i niekiedy geniusze. Trzeba zobaczyć Pietę Michała Oniała w Bazylice Świętego Piotra, cudowny fronton katedry w Orvieto, baśniowy pałac Alhambra w Granadzie czy chociażby koronkowy Drezdyński zwinger z jego wieżą koronną. Trzeba zajrzeć do wnętrza sterowni atomowej elektrowni lub zerknąć przez mikroskop na kompleksowy układ scalony. Przypatrzyć się przebiegowi operacji przeszczepu serca w nowoczesnym szpitalu, by sobie uświadomić istotę i znaczenie inteligencji, rodzaj i charakter działań, które muszą towarzyszyć myśli, by wcielić ją w materię. Dlatego też na żadnej z planet ziemskich z wyjątkiem naszej własnej, ani też na żadnym z ich księżyców nie powstały organizmy rozumne. Co więcej, nie pojawiło się tam życie nawet w zalążku. Jest ono darem natury, która wywodzi je z nieożywionej materii, skoro tylko dopełnione zostaną warunki. Są one jednak tak specyficzne, wymagające współdziałania sił lokalnych i kosmicznych, osiągnięcia przez planetę pełnej dojrzałości, najwyższego stopnia rozwoju i dlatego zrealizowane zostały w tej części układu słonecznego, bliżej gwiazdy centralnej, jedynie na Ziemi. Spróbujmy jednak przerzucić się przez przestrzeń w dalsze jego rejony, gdzie leniwszym ruchem toczą się po swych ogromnych orbitach planety olbrzymy Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Kiedy jawiły się one oczom ludzkim jako to najwyżej drobne obrazy teleskopowe, na których nie sposób było dostrzec szczegółów o wytłumaczalnym pochodzeniu i znaczeniu, Snuto na ich temat najbardziej fantastyczne przypuszczenia. Nie ustrzegł się ich uczony i filozof nawet tej miary jak Immanuel Kant. Wyznawał on pogląd, że istoty rozumne znajdują się na wszystkich planetach naszego systemu i co więcej, że ich doskonałość fizyczna i moralna wzrasta w miarę zwiększania się odległości od Słońca. Tak więc powierzchnie Jowisza i innych olbrzymów zamieszkują według Kanta ludzie, obdarzeni szczególną subtelnością, zażywający stanu doskonałości i wyższego szczęścia. Łączy się to, zdaniem wielkiego filozofa, wybornie z naturą ich planet. Długość dnia, pisze on, przeciąg dziesięciu godzin, które stanowi dobę jabiszową, byłby dla nas zaledwie wystarczający do spoczynku i snu. Kiedy byśmy znaleźli na tym globie czas do zajęcia się interesami, naszym ubraniem i pożywieniem? Co by się stało z naszą istotą, gdybyśmy byli zmuszeni zajmować się nieustannie pracą przez pewien okres? Całe nasze usiłowania nie przyniosłyby pożądanego skutku. Pracując przez pięć godzin zostalibyśmy nagle zaskoczeni nocą o równej długości. Jeśli przeciwnie Jowisz zamieszkały jest przez istoty doskonalsze od nas, łączące z wyborną organizacją większą giętkość i działalność w życiu codziennym, można sądzić, iż ich dzień pięciogodzinny tyle im przynosi korzyści, a może i więcej, jak dwanaście godzin nam, biednym mieszkańcom Ziemi. Koniec cytatu. Ten naiwny antropomorfizm prześladuje dosłownie wszystkich, którzy interesowali się poważnie problemem domniemanych mieszkańców planet Układu Słonecznego. Nie uniknął go też słynny szwedzki myśliciel religijny i mistyk Emanuel Swedenborg, o którym można było sądzić, że oddala się najbardziej od ziemskich wyobrażeń. O istotach rozumnych z Jowisza pisze on między innymi cytat. Duchy będące na tej ziemi zawiadomiły mnie o różnych rzeczach dotyczących mieszkańców, na przykład o ich chodzie, ich pożywieniu i mieszkaniach. Co się tyczy sposobu chodzenia, nie idą wyprostowani tak jak mieszkańcy naszej i wielu innych planet, ani nie czołgają się na wzór zwierząt, lecz pomagają sobie dłońmi. Podnoszą się na do połowy na nogach i co więcej, za każdym trzecim krokiem oglądają się na bok i za siebie i wtedy nawet pochylają cokolwiek swe ciało, robiąc to szybko, gdyż za rzecz nieprzyzwoitą uchodzi u nich oglądanie ich inaczej niż od przodu. Idąc tak, utrzymują twarz zawsze wzniesioną ku górze, tak jak my, a to w tym celu, by spoglądać w niebo, a nie schylać oblicza ku ziemi. Ci, co robią inaczej, są nazywani przez nich potępieńcami. Czynią tak najpodlejsi z nich, którzy jeśli nie przyzwyczają się do podnoszenia twarzy, zostają wypędzeni. Koniec cytatu. W naszym rozumowym, choćby najmniej nierozumnym wieku, takie dziwne enuncjacje odbieramy co najwyżej ze stumieniem. Dawno też, korzystając jeszcze z obserwacji jedynie teleskopowych, przestaliśmy uważać Jowisza za siedzibę istot inteligentnych. Nasze domysły na temat szczególnej nieprzydatności tej planety do rozwoju biosfery zyskały silne wsparcie w wynikach najnowszych, prawie bezpośrednich badań przeprowadzonych przy użyciu próbników Voyager. Prawdziwym olbrzymem jest Jowisz. Potęga sił, jakie na nim działają, wiąże się jednak nie tylko z wielkimi rozmiarami globu, lecz także z jego szczególną dynamiką, objawiającą się m.in. w szybkim ruchu obrotowym. Chociaż Jowisz ma średnicę jedenastokrotnie większą niż Ziemia, doba słoneczna trwa na nim prawie dwa i pół razy krócej. Swoisty paradoks, mający nadzwyczaj poważne konsekwencje praktyczne, wzmożone jeszcze przez oddziaływanie wewnątrzplanetarne. Z głębi globu Jowiszowego płynie nieustannie strumień ciepła, niosący prawie dwukrotnie więcej energii niż Jowisz otrzymuje jej z promieniowaniem słonecznym. Tak więc nie Słońce, lecz wnętrze tej planety jest źródłem jej dynamiki. Co za dziwny świat. Składa się w ogromnej masie z wodoru, z domieszką około 20% wagowych helu. Czy może więc on być podobny do normalnych planet, takich jak Ziemia, Mars czy Wenus? Nie chodzi oczywiście o skład atmosfery, temperaturę czy klimat, lecz o tak podstawowe sprawy jak istnienie powierzchni planetarnej. Chesley Bolestel malował mroczne krajobrazy jowiszowe pod niebem wiecznie zakrytym nieprzeniknioną dla światła powłoką chmur. Urwiste skały, z których ściekają wodorowe wodospady, wzbijając strumienie rozbryzgów i skłębione obłoki mgły na jeziorach amoniaku. W otworach fantastyczno-naukowych obserwowaliśmy arcydzielnych kapitanów kosmicznych statków lądujących na Jowiszu i niezwykłym wysiłkiem woli, przezwyciężających opór swych ciał, ważących tu prawie trzykrotnie więcej niż na Ziemi. Prawda jest inna. Jeśli na Jowiszu jest gdziekolwiek materiał skalny, to jedynie w samym jego środku, tworząc tam stosunkowo drobne jądro. Prawie cała masa planety jest płynna, chociaż w naszych warunkach wodór skrapla się w temperaturze dopiero minus 253 stopni Celsjusza. W silnym polu grawitacyjnym Jowisza i pod ogromnym ciśnieniem jego płaszcza gazowego, wynoszącym tam około 1000 atmosfer, stanowi płyn. Nie mylić z cieczą. Płyny w znaczeniu fizycznym to zarówno ciecze, jak i gazy, i to bardzo gorący. Tworzy więc wszechmorze planetarne, lecz daremnie by szukać analogii z naszymi oceanami. Z pewnością burzy się on i kołysze, są w nim prądy i ogromne wiry, ale nie ma powierzchni. Płyn o temperaturze ocenionej na 2000 stopni Celsjusza przechodzi w sposób ciągły poprzez mgłę w atmosferę wodorową. Wysoką kłębią się chmury, złożone najprawdopodobniej z kropelek wody. Nad nimi następny pokład obłoków z kryształków lodu, wyżej jeszcze jeden, z cząstek kwaśnego siarczku amonu, a na zewnątrz kolejna warstwa skropelek amoniaku. Chmury są tak gęste i grube, że nad wszechmorzem wodorowym zalegają ciemności, rozświetlane jednak częstymi wyładowaniami elektrycznymi. Grzmoty, jaskrawe, lecz łagodzone przez wieczną mgłę błyski świetlne, huk kłębiącego się ciołkiego żywiołu. Oto świat Jowisza, istniejący w takiej postaci od miliardów lat. Z wnętrza globu płynie ciągle strumień ciepła napędzający planetarną machinę. On to miesza nieustannie ciekłe masy wodoru morskiego, powoduje wznoszenie się ogrzanych od dołu gazów aż po szczyty najbardziej zewnętrznej warstwy obłoków, gdzie oziębione zaczynają spływać w dół. Jednocześnie bardzo szybki ruch obrotowy Jowisza nadaje atmosferze pęd w kierunku równoleżnikowym. Rezultatem tego podwójnego oddziaływania jest osobliwy jej podział na jasne strefy i ciemne pasy równoległe do równika. Poruszają się one względem siebie w przeciwnych kierunkach, a prędkości ich dochodzą do ponad 500 km na godzinę. Żaden huragan na Ziemi nie wieje z taką potęgą. Wskutek tak wielkiego pędu ruch mas atmosferycznych często staje się bożliwy. Powstają wiry, im większe, tym bardziej trwałe. Jeden z nich został zaobserwowany po raz pierwszy już z górą 300 lat temu, w roku 1665 przez Giovanni'ego Dominika Cassiniego. Utrzymuje się po dziś dzień i nic nie wskazuje na to, by miał zaniknąć w przyszłości. To wielka plama czerwona. O rozmiarach znacznie większych niż Ziemia. Bezsenne, krwawe oko, w którego wnętrzu kłębi się materia obłoczna i zwija w podwójną spiralę. Wenus, dzięki atmosferycznej siarce, jest złotowa. Mars, pokryty żelazistym pyłem, w blasku Słońca zyskuje swój wojenny, krwawy kolor. Jowisz mieni się barwami. Jego obłoki przybierają odcienie brunatne i cieliste: czerwone, różowe, łososiowe, niebieskawe. Przypisuje się je powstawaniu i obecności bardziej złożonych związków chemicznych, które powinny się tam tworzyć z prostych połączeń węgla, takich jak metan, etan, etylen, acetylen, pod działaniem wyładowań elektrycznych, fan uderzeniowych, strumieni cząstek namodowanych. O występowaniu takich polimerów organicznych na Jowiszu mówiono już od dawna. Było to źródłem spekulacji co do możliwości powstania i rozwoju organizmów na tej planecie, przynajmniej na poziomie drobnoustroju. Wypowiadał się na ten temat nawet uczony te miary jak cejlończyk Cyril Ponamperuma, ciemnoskóry badacz pierwocień życia poszukujący ich w najstarszych skałach Ziemi, i w meteorytach węglowych spadających na naszą planetę z dalekiej przestrzeni kosmicznej. W tamtych odłamkach pochodzących bądź z jąder kometarnych bądź z pierścienia asteroid, Znajdował on mnóstwo cegiełek podstawowych materiałów żywych ustrojów, aminokwasów wchodzących w skład białek i pierścieniowych związków azotu, tak wielką rolę odgrywających w kwasach nukleinowych. Wszystkie te proste połączenia powstały jednak w macierzystych ciałach meteorytów bez udziału takich organizmów. Fakt godny uwagi, wskazujący, że natura zdolna jest do dostarczenia fundamentalnych fabrykatów. Trzeba je tylko skoncentrować w odpowiednim środowisku i stworzyć zespół właściwych warunków. Właśnie. To środowisko i ten zespół muszą być jedyne w swoim rodzaju. Tak jak to się zdarzyło na Ziemi. Wzburzona, rwana huraganami, gęsta, wiecznie chmurna atmosfera Jowiszowa i jego niesłychanie gorące, kotłujące się morze wodorowe nie są. Nigdy nie były ośrodkiem, w którym mogło począć się życie. Gdzie więc się podzieli Jowiszanie? Lecz olbrzymia planeta ma jeszcze co najmniej 15 księżyców. Cztery z nich są bardzo duże, odkrył je już Galileusz. Dlatego po dziś dzień nazywa się je galileuszowymi. Io i Europa posiadają rozmiary porównalne z rozmiarami księżyca. Ganimed jest nawet nieco większy od Merkurego, a Kalisto też nie ustępuje mu wielkością. Twórca interesujących powieści młodzieżowych o podróżach kosmicznych Robert Hanlein uznał więc, iż zwłaszcza Ganymedy będzie się w przyszłości nadawał do zamieszkania przez ludzi, pod warunkiem, że stworzy się na nim sztucznie atmosferę której mu obecnie ze względu na zbyt słabe ciążenie brakuje i której zresztą nigdy tam nie było. Oczywiście nawet w przypadku takiego sukcesu inżynierii planetarnej warunki pobytu na Ganimadzie nie mogłyby być gościnne. Chłód i niskie ciśnienia atmosferyczne dawałyby się porządnie bez znaki, jak to obrazowo przedstawia w swojej powieści w farmerzy w przestrzeni amerykańskich literat. Cytat. Kiedyśmy się wreszcie wygrzebali, poczuliśmy się niewypowiedzianie nędznie, a peggy puściła się krew z nosa. Nie było żadnych wind, musieliśmy więc opuszczać się po drabinie sznurowej. I było zimno. Padał śnieg. Wiatr wył wokół nas, a drabinka kołysała się. Małe dzieci musiało więc spuszczać na linię. Powierzchnia gruntu pokryta była parocentymetrową warstwą śniegu, który unikł wytopieniu tylko tam, gdzie bił strumień ognia z silników Jitterbuga. Koniec cytatu. W istocie stworzenie sztucznej atmosfery na Ganimedzie i warunków, chociażby takich jak w wysokogórskich dolinach Tatry zimą, to problem nieporównanie trudniejszy niż sobie wyobrażają twórcy fantastyczno-naukowych powieści. Księżyce Galileuszowe Jowisza otrzymują ponad 25 razy mniej ciepła słonecznego niż Ziemia. Są to też światy zbudowane z innego tworzywa niż nasz glob. Ganimet ma skalno-lodową czy lodowo-skalną skorupę zrytą niezliczonymi kraterami uderzeniowymi, a na dużych przestrzeniach pooraną pasmami wielu równoległych brust szerokich na 5 do 15 km. Pasma te przebiegają faliście, urywają się często w miejscu, gdzie ugośnie względem nich przebiegają inne, Albo też przecinają się wzajemnie. Można sądzić, że obserwujemy tu wynik oddziaływania sił tektonicznych i pseudowulkanicznych. Pierwsze z nich powodowały powstanie serii równoległych uskoków, drugie zamiast magmy, jak na Ziemi, wstrzykiwały w pęknięcia wodę, która krzepła, zachowując się tu niby daleka analogia lawy. A zatem lodowy świat, na którego powierzchni za dnie utrzymuje się gdzieś temperatura minus 130 stopni Celsjusza, a nocą spada do minus 190. W takich warunkach na Ziemi skrapla się już powietrze. Nie inaczej jest na Kalisto, który budową i ukształtowaniem zewnętrznym przypomina Ganimeda, choć powierzchnię ma zdecydowanie ciemniejszą. Odbija światło przecież dwa i pół raza słabiej. Laurence Soderblom, znany autorytet w dziedzinie planetologii, uważa jednak, iż jest to sprawa wtórna, wynik nieco odmiennego przebiegu procesu zestalania powierzchni. Również skorupa Europy to zakrzepła woda. Kiedy po raz pierwszy ujrzałem jej barwne zdjęcie dostarczone przez kamerę Voyagera 1, przyszedł mi na myśl Mars, taki właśnie czerwony glob, Pocięte geometryczną siatką linii przypominających osłabione kanały Schiaparelliego. Lecz jest to podobieństwo tylko zewnętrzne. Jakieś skojarzenie, które traci sens, gdy się zobaczy obrazy o większej rozdzielności szczegółów. W istocie powierzchnia Europy to wielka lodowa pustynia, na której można dostrzec tylko nieliczne i stosunkowo niedawno w kosmicznej skali czasu powstałe kratery uderzeniowe. Kiedyś musiało ich być znacznie więcej, ale uległy zapewne zatarciu dzięki plastyczności lodu albo wypełniły się wodą, która potem zastygła w skrajnie mroźnym klimacie księżyca. Pozostały liniowe spękania skorupy, wywołane być może działaniem sił pływowych pobliskich wielkich księżyców Ganymeda i Io. Niewykluczone jednak, że po prostu lód potrzaskał, kiedy tworzył się przed miliardami lat z ciekłej wody i rozszerzał w spadającej temperaturze. Lodowe pustkowia księżyców jowiszowych, zanurzone w międzyplanetarnej pustce, nigdy z pewnością nie mogły być kolebką ani gniazdem życia. Nawet wtedy, kiedy w początkowym okresie ich istnienia ciała te uległy przejściowemu przetopieniu i pokryte były wszechmorzami. Lecz przecież wspominaliśmy dotychczas tylko o trzech globach galileuszowych, jakby zaniedbując zupełnie czwarty. Ten jednak zasługuje na oddzielne potraktowanie, gdyż nie tylko różni się od pozostałych, ale stanowi unikat w całym układzie słonecznym. Joł, bo o nim mowa, to księżyc bardzo kolorowy, pomarańczowy, czerwony i brunatny, usiany czarnymi plamami, pokryte w wielu miejscach jasnym materiałem silnie odbijającym światło. To świat dynamiczny o gorącym wnętrzu. Zadziwiający jedynym swoim rodzajem wulkanizmem wyzwalanym przez siły pływowe Europy i Ganymeda. Raz po raz z ciemnej głębi wielkich kalder wyraz ten pochodzi z języka portugalskiego i oznacza kocioł. Wytryskują wysoko strumienie nie lawy jednak, lecz głównie dwutlenku siarki biją na odległość gdzieś 200 km od powierzchni księżycowej i rozpościerają się w parasolowaty twór o wielkich rozmiarach. Tak właśnie wygląda wybuch wulkaniczny na ciele obdarzonym małą tylko siłą ciążenia i jednocześnie pozbawionym atmosfery. Ze szczelin w skorupie ją wydobywa się też siarka i jej związki, nadając powierzchni księżyca owe stumiewające barwy. To ona, albo bardzo mało lepka magma, silnie wzbogacona w ten pierwiastek i jego związki, tworzy tam wielkie wulkany tarczowe, takie jak Masow, zajmujące większą powierzchnię niż sycylijska etna. Oglądano od góry przypomina rozpłaszczoną meduzę, której nieregularnie rozrzucone ramiona sięgałyby na odległość ponad 100 km. W wydłużonej kalderze o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów widać wielką studnię, której dno znajduje się o ponad dwa kilometry poniżej krawędzi krateru. Jakie niezwykłe krajobrazy. Wulkany tarczowe i zwykłe stożki wulkaniczne, skalne góry wznoszące się na dziewięć kilometrów ponad średni poziom powierzchni księżycowej, tereny o zmienionej rzeźbie, równiny pokryte bardzo gładkim materiałem, szczeliny i łuskoki. Tarej, Tutaj wszystko się zmienia. Na małych obszarach z dnia na dzień, na bardzo dużych w ciągu zaledwie milionów lat. Lecz w tym świecie siarki, wulkanicznych wybuchów i wstrząsów tektonicznych, świecie otwartym na międzyplanetarną pustkę, wewnątrz gorącym, lecz na powierzchni stygnącym szybko do minus 140 stopni Celsjusza, nie ma miejsca na życie. Z małą tedy nadzieją w sercu wędrujemy dalej ku sąsiedniej plenacie obiegającej słońce w odległości dziesięciokrotnie większej niż nasz glob. Pisał o niej Wiktor Igo Saturnie, gwiazdo smutna choć błyszcząca. Czemu się tak straszno twój promień śni, że się być zdajesz jak piekłem ziejąca lub światem z wichrów płomieni im gły? Zła tego ciała wywodziła się z czasów starożytnych, a potem uczyniono z niego piekło, miejsce strasznego pobytu, symbol nieszczęścia. W istocie Saturn jest czymś w rodzaju nieco zmniejszonej kopii Jowisza, obok pewnych różnic, wykazującej jednak wiele podobieństw. Płodniejsze odznacza się słabszą dynamiką. Jego pasy i strefy nie są tak burzliwe i poruszają się jednolicie w tym samym kierunku wschodnim, choć miejscami prędkości ruchu ich materii przekraczają 1600 km na godzinę. Trafiają się też wiry w postaci czerwonych plam, znacznie jednak mniej okazałych niż ich pierwowzór na Jowiszu. Osobliwością Saturna są jego pierścienie, których skomplikowaną i bogatą strukturę mieliśmy okazję ujrzeć w całej okazałości na zdjęciach dostarczonych przez aparaturę próbników Voyager. Złożone z nieprzeliczonych brą i odłamków lodowych lub pokrytych lodem wspaniale błyszczą odbijanym światłem słonecznym, lecz mogłyby być co najwyżej siedliskiem duchów, a nie żywych organizmów, nawet na poziomie bakterii. Jest jednak glob w układzie Saturna, który od lat budził pewne nadzieje i stał się natchnieniem niejednego literata obdarzonego wyobraźnią. Tytan jest jednym z największych księżyców planetarnych o rozmiarach porównywalnych z wielkością Ganymeta, a przy tym jedynym obdarzonym atmosferą, i to gęstą. Przed laty odkryto w niej metan. Stwierdzono też występowanie jakichś czerwonowych substancji, które zaczęto uważać za złożone polimery organiczne powstałe w otoku gazowym globu. Domniemywano stosunkowo wysokiej temperatury powierzchniowej tytana utrzymującej się pod jego płaszczem gazowym. Spekulowano też na temat możliwości powstania tam życia. Jeśli gdziekolwiek w świecie planet olbrzymów mogło się ono rozwinąć... Tytan wydawał się miejscem do tego predestynowanym. Wybrał go też Robert Heinlein, umieszczając tam aż dwa tak ze sobą kontrastujące rodzaje istot inteligentnych. Cytat: Powierzchownie rzecz biorąc, jak myślę, wnętrze dysku nie było bardzo zaskakujące, lecz robiło dziwne wrażenie. Wymyślone zostało przez nieludzkie mózgi, nieuzależnione od ludzkich pomysłów. Mózgi, które nigdy nie przyswoiły sobie idei kąta prostego czy linii prostej, lub które uznawały je za niepotrzebne czy niepożądane. Znaleźliśmy się w małej, spłaszczonej komorze, a z niej przeczołgaliśmy się przez tunel, który zdawał się zwijać w dół do wnętrza statku i który jarzył się czerwono całą swoją powierzchnią. Unosił się w nim dziwny i do pewnego stopnia przygnębiający zapach, przypominający woń gazu błotnego i zawierający nieznaczną domieszkę odoru martwych mięczaków. To, czerwona poświata i całkowity brak cieplnej reakcji ściany tunelu, pod dotykiem moich palców wywoływały u mnie niemiłe wrażenie, że raczej pełznę przez wnętrzności jakiegoś nieziemskiego potwora, niż badam nieznaną machinę. Tunel rozgałęział się jak tętnica, i tu natrafiliśmy na pierwszego obojnaka z tytana. Leżał rozciągnięty na plecach niby śpiące dziecko, z głową opartą na swoim bienczaku, jak na poduszce. Na maleńkim pączku ust można było dostrzec jakby zwiastun uśmiechu. Początkowo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że już nie żyje. Na pierwszy rzut oka podobieństwa między istotami z tytana a nami bardziej są widoczne niż różnice. Na to, co widzimy, nakładamy to, co spodziewamy się ujrzeć. Weźmy pod uwagę na przykład bardzo małe usta. Skąd wiedziałem, że służyły jedynie do dychania? Lecz pomimo przypadkowej analogii czterech kończyn i wypiętrzenia przypominającego głowę, jesteśmy mniej do nich podobni niż żaba Bawola do Bawolego cielęcia. Ogólne wrażenie jest jednak miłe i odczuwa się obecność czegoś w nieznacznym stopniu ludzkiego. Koniec cytatu. Obojnaki z tytana i zniewalająca je inteligentne, straszne mięczaki to oczywiście twory wybojałej wyobraźni autora, którego zresztą książka Mistrzowie Marionetek, traktująca o ich inwazji na Ziemię, jest doskonale napisana i wręcz pasjonująca. Badania wykonane z pokładu obu próbników Voyager nie tylko pozbawiły złudzeń zwolenników istnienia wyższych organizmów na Saturnowym Księżycu, ale wręcz przekreśliły możliwość występowania tam jakichkolwiek postaci życia. Tytanas powija gęsta atmosfera azotowa, której ciśnienie u samego spodu jest półtora raza większe niż na Ziemi przy poziomie morza, metan zaś stanowi zaledwie drobną domieszkę. Temperatura bliska punktu skraplania azotu uniemożliwia powstawanie, a tym bardziej rozwój jakichkolwiek form żywych. W skrajnie zimnej atmosferze księżycowej metan pełni prawdopodobnie analogiczną rolę jak woda w ziemskiej. Kondensuje tam, tworzy chmury i opada na wzór deszczu i śniegu. Na powierzchni tytana pokrytej złogami czerwonowych polimerów być może płyną metanowe i azotowe rzeki, występują jeziora, z których sterczą wyspy z zestalonego amoniaku. Oto świat godny pędzla Salwadora Dali. Czy jest sens dalszej wędrówki ku perferium układu słonecznego? W coraz bardziej pozbawionej słonecznego światła przestrzeni krążą coraz bardziej opieszale wielkie mroczne globy Urana i Neptuna, chłodniejsze i mniej dynamiczne od Saturna. Jeszcze dalej po swej ekscentrycznej i zwichrowanej orbicie toczy się Pluton, chyba dawny księżyc Neptuna, oderwany od niego w katastrofie kosmicznej i rozszczepiony na pseudoplanetę i jej nienaturalnie wielkiego satelity. Nie tu szukać życia lub chociażby jego zalążków, nie tu oglądać się za śladami nieziemskich istot inteligentnych. Układ Słoneczny pozostanie domeną jedynej rasy rozumnej, jaką wydał ludzi z błękitnej planety zwanej Ziemią. Kosmiczni Wędrowcy. Na wyspie Rodos wznosiła się kiedyś ogromna statua boga słońca Heliosa, słynny kolos rodyjski, jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Heliosowi składano tam też szczególną ofiarę wóz z czterokonnym zaprzęgiem, strącając w morze. Opamiętniono tak upadek Fetona, Heliosowego syna. A tymczasem w mirabiliach Arystotelesa opisywane są wyspy bursztynowe które miały się znajdować w odległym wewnętrznym zakątku Adriatyku, tam gdzie obecnie znajduje się ujście padu. Wyspy zostały później podobno zalane przez wzburzone wody rzeki. Było też ciepłe jezioro. Bił z niego nieznośny odór, tak iż żadne zwierzę nie pojęło się w tych wodach. Obijały je również ptaki, wyczuwając groźbę zatrutego powietrza. Średnica jeziora oceniona na 10 stadiów, to jest około 2 km, obwód na 200. Okoliczni mieszkańcy twierdzili, że to tu właśnie spadł kiedyś Feton, rażony piornem przez Zeusa. Bogowie bogami, lecz już starożytni mędrcy, wiedzieli w tym i innych wielkich wydarzeniach działanie naturalnych sił przyrody. Niedarmo pisze Platon w swym słynnym dziele Timaeus, które zapoczątkowało nierozstrzygnięty dotychczas spór o istnienie legendarnej Atlantydy, jak kapłani egipscy zwracali uwagę Salonowi na często dziecinne rozumowanie Greków. W istocie ludzkość wielokrotnie doznawała zagłady z różnorakich przyczyn, które występowały dawniej i pojawią się również w przyszłości. Najgwałtowniejsze zniszczenia spowodowane zostały przez ogień i wodę, jak świadczy o tym właśnie historia Fetona. Cytat. Jeśli mianowicie mówi się u Was, że Feton, syn Heliosa, zaprzągł kiedyś wóz ojcowski, lecz nie potrafił utrzymać go na ojcowskim dorze, tak, że spalił wszystko na Ziemi, a sam trafiony pioronem zginął, opowiada się to tak, jakby chodziło o bajkę. Naprawdę jednak nastąpiło odchylenie gwiazdy wędrującej po niebie koło Ziemi i zniszczenie po długim czasie wszystkiego na Ziemi przez gwałtowny ogień. Koniec cytatu. Dziś tym bardziej, kiedy coraz wyraźniej dostrzegamy sprzężenie naszej planety z otaczającym kosmosem, kiedy wiemy na pewno, że była ona niejednokrotnie bombardowana przez jądra komet i planetoidy, mit Fetona słusznie może być traktowany jako odzwierciedlenie rzeczywistego wydarzenia. Można nawet się domyślić, dlaczego katastrofa Fetona skojarzyła się w umysłach Greków z wozem słonecznym. W dniu kataklizmu wkrótce przed jego rozpętaniem się słońce musiało być wysoko na niebie. U ujścia padu jest ono ogromne, płaski krajobraz ulega ścieśnieniu bliską linią horyzontu, a resztę świata wypełnia przestrzeń powietrzna bez granic. Zawieszone w niej słońce nagle zaczęło świecić jaśniej niż zwykle. To na jego tle pojawiło się ciało kosmiczne, które właśnie wtargnęło w atmosferę i rozżarzyło się skutkiem oporu aerodynamicznego. Jasność kosmicznego przebłędy wkrótce przewyższyła jasność słońca. Z daleka zwiastował swe zbliżanie szumem i gwizdem, ale rychło zaczął grzmieć, a całe niebo wstrząsnęło się od potwornego huku. Płonąca kula łuszczyła się, sypała spadającymi gwiazdami, i eksplodowała. Feton, rażony zeosowym piorunem, wypadł z wozu. Ogniste romaki zerwały się i rozbiegły w oszalałym pędzie. Na ziemię spadła główna masa kosmicznego ciała i jej odpryski. Runęła u ujścia padu w miękki materiał rzecznych osadów. Buchnęły masy pary, jak z gigantycznego gejzeru. Gwałtownie wzniosły się wraz z rozbitym i rozpylonym materiałem dna i zalegających pod nim skał. Niebo zczerniało, ziemię spowił ciemności. Zaczął padać brudny, mazisty deszcz, rychło przekształcając się w ulewę. Zburzone wody wylewały się na okolice, fala powodziowa pobiegła pod prąd w górę rzeki. Udarzenie żywiołów ścierało rośliny, zwierzęta, ludzi, całe osiedla i pałacie kraju. A gdy po długim czasie chmury jęły się rozpraszać i wreszcie wychynęło z nich słońce, rzeka, uspokojona już i zmalała, zaczęła zwolna rozmywać i usuwać ślady kataklizmu. Na wyspy wyniesione z dna i brzegi wód wypełzła roślinność, wyrastały drzewa, wśród nich to pole roniące złoty, szybko wysychający i twardniejący sok. Nie pozostało śladu po wytworzonym przez fetona kraterze, który mógł zostać wybity bardzo głośnym uderzeniem i wskutek tego był płytki. Lecz mityczna postać syna Boga Słońca jeszcze pokutuje na łamach czasopism naukowych i w dalekiej przestrzeni międzyplanetarnej. Kiedy na początku XIX wieku odkryto planetoidy, zaczęto kojarzyć ich występowanie z katastrofą kosmiczną, rozerwaniem hipotetycznej planety nazwanej właśnie Fetonem, a mającej kiedyś krążyć wokół naszej gwiazdy, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Dziś przeważa pogląd, że masa wszystkich znanych i nieodkrytych jeszcze planetoid jest o całe rzędy mniejsza od masy globu, który by można było uznać za planetę. W czasie tworzenia się ciał naszego układu z mgławicy okołosłonecznej zaburzające oddziaływanie wielkiej siły ciążenia pobliskiego Jowisza musiały być tak znaczne, że ów hipotetyczny feton w istocie nie mógł się utworzyć. Większą część materii, która powinna była wejść w jego skład, zrabowała narastająca planeta Olbrzym. Pozostały kosmiczne fragmenty, tylko nieliczne tak wielkie jak Ceres, której średnicę ocenia się na około 1000 km. Kiedyś, jako 11 czy dwunastoletni chłopiec, szperałem w zasobnej bibliotece mojego ojca, poszukując egzotycznych książek. Zawsze mnie pasjonowały, a ich lektura stanowiła przeżycie, którego żywe ślady pozostały w mojej pamięci do dziś dnia. Natrafiłem wówczas na broszorowy tomik w barwnej okładce. Przypominam sobie, był tam jakiś balon unoszący otwartą gondolę z ludźmi i nic nie zdradzało niezwykłej treści książki. W istocie stanowiła ona skróconą wersję interesującej powieści Julia Verna Hector Servadak o osobliwej wyprawie na Planetoidzie. Po prostu ciało takie, któremu patriotycznie nastawieni bohaterowie przygód nadali oczywiście nazwę Galia, zbliżyło się do Ziemi i zagarnęło jej fragment wraz z ludźmi. Płynęli statkiem po Morzu Śródziemnym, a potem, nieoczekiwanie, początkowo w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, kontynuowali swą podróż po wodach planetoidy. Pominmy sprawę niemożności przetrwania podobnej katastrofy, która nawet przy muśnięciu Ziemi przez inne ciało musiałaby doprowadzić do zagłady życia na znacznej połaci planety. W oczach Werna duża planetoida mogłaby być obdarzona morzem, atmosferą nadającą się do oddychania, utrzymywać na swojej powierzchni różne postaci życia, nie wyłączając istot inteligentnych, ludzi. Istocie największa stana planetoida, Ceres, ma rozmiary wielokrotnie mniejsze od księżyca. Nie mogłaby więc nigdy zachować atmosfery, ciekłej wody, a tym bardziej otwartych inspiorników. Nie jest też ciałem, które by przypominało planety. Badacze są zgodni co do tego, że Ceres sprawia wrażenie globu niezróżnicowanego, który nie przeszedł wewnętrznych przemian, nie rozwijał się. Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że był na to zbyt mały. Lecz fakty zdają się przeczyć takiej interpretacji, bo taka np. westa o średnicy aż dwukrotnie mniejszej posiada, jak na to wskazują wyniki badań, bazaltową skorupę, co świadczy o przejściu złożonego cyklu przemian wewnętrznych i przetopieniu. Nasze zdalne obserwacje nie pozwalają na jasną i jednoznaczną ocenę ale jest pewne, że planetoidy, czy jak mówią inni, asteroidy, nie stanowią jednolitej populacji, różniąc się między sobą nie tylko wielkością, ale i składem. Wydaje się, że większość z nich jest ciemna, słabo odbija światło, bo składa się z materiału przypominającego bardzo prymitywne meteoryty, chondryty węglowe. Przy czym procentowa zawartość tych planetoid wzrasta w ich pierścieniu w miarę oddalania się od Słońca. Większa część pozostałych prawdopodobnie obdarzona jest krzemianową, a więc skalną skorupą. Wśród reszty znajdują się ciała metaliczne, złożone, jak sądzimy, z żelaza ze znaczną domieszką niklu. Czy wszystkie one były takie od początku ich istnienia? Odpowiedź nie może być jednoznaczna. Niewątpliwie w pierwotnej materii komosłonecznej, słonecznej, gdy dopiero tworzyły się planety, następowało jej różnicowanie się i segregacja. Substancje trudnotopliwe o większej gęstości gromadziły się i kondensowały najbliżej Słońca. Węgiel i jego połączenia dalej, właśnie w odległości pierścienia planetoid. A związki lotne, takie jak woda, przesunęły się w obszar planet Olbrzymów i ku peryferium układu. Lecz rozdział substancji nie był absolutny, czego dowodem są m.in. powierzchnie księżyców jowiszowych i saturnowych. Ją kipi i jej związkami. Lodowe satelity planet Olbrzymów zawierają materiał skalny. Część planetoid uległa wewnętrznemu zróżnicowaniu, przetopieniu, i najprawdopodobniej potworzyły się w nich metaliczne jądra. Ciała te były zbyt małe, by przemiany takie przypisać wyłącznie czy głównie ich własnemu polu grawitacyjnemu. Być może istotną rolę w tym procesie odegrało ciepło zawartych w nich substancji promieniotwórczych. Jakkolwiek by nie było, stosunkowo duże zagęszczenie asteroidów w ich pierścieniu, plątanina ich orbit i wzajemne perturbacje w ciągu miliardów lat sprzyjały zdarzeniom. Następowała fragmentacja, powstawały liczne odpryski, a nawet zachodził całkowity rozpad niektórych ciał. Meteoryty spadające na powierzchnię Ziemi odzwierciedlają w pełni skutki tych procesów złuszczania kamiennych skorup i wyłuskiwania metalicznych wnętrz. Lecz jednocześnie znaczna część tych meteorytów w postaci chondrytów węglowych. Zdaje się stanowić najstarszy zachowany materiał układu słonecznego, na pewno w jakimś stopniu zmieniony, ale który jako całość nie uległ gwałtownym przemianom, ogólnemu przetopieniu, działaniu wielkich ciśnień i temperatur. W chondrytach węglowych, spadających na Ziemię, znajduje się dziś mnóstwo połączeń organicznych nie tylko węglowodorów czy kwasów tłuszczowych ale wiele różnych aminokwasów zasady piramidynowej a nawet porfiryny, tak blisko, przecież spokrewnione z fundamentalnymi związkami żywych organizmów chlorofilem roślinnym i hemoglobiną krwi zwierzęcej i ludzkiej. Wszystkie one powstały poza takimi ustrojami. Są na to przekonujące dowody. Co więcej, znamy pojedynczy taki przypadek, kiedy natura w nieobecności organizmów żywych dokonała jeszcze jednego zasadniczego kroku, i pozostawiła jego ślad w meteorycie Migei, który spadł na Ukrainie w ubiegłym stuleciu. Profesor Winogradow i jego współpracownik Wdowikin odkryli w tym chondrycie węglowym polinukleotyd, związek analogiczny do nośników informacji genetycznej, kwasów nukleinowych. Jego zupełnie symetryczna struktura wskazuje jednak dość wyraźnie na powstanie na drodze syntezy poza żywym ustrojem. Nie możemy twierdzić, że wszystko wiemy, że nasze metody analizy pozwalają na zawsze niezawodne zidentyfikowanie wszystkich postaci materii, jakie zawarte są w meteorytach. Ich ciała macierzyste, planetoidy, pozostają zaś niedostępne. Nieprędko będziemy w stanie badać bezpośrednio materię na ich powierzchni, a tym bardziej sprowadzać ją do naszych laboratoriów. A przecież nawet obecnie wiemy, że przybiera ona niekiedy zaskakujące postacie. W roku 1961 Klaus i Nagi stwierdzili występowanie w chondrytach węglowych szczególnych struktur, na pierwszy rzut oka przypominających szczątki żywych organizmów. Odkrycie wywołało wiele zamieszania, w prasie codziennej pojawiły się sensacyjne nagłówki. Dokładne badania nie potwierdziły jednak rodzących się nadziei i choć sprawa nie została w pełni wyjaśniona, sam nagi coraz bardziej krytycznie podchodzi do swojego odkrycia. Regularne struktury często są wytworem naturalnych zjawisk, nic nie mających wspólnego z życiem i jego przejawami, a znalezione w chondrytach nie wykazują żadnych specyficznych cech, które wiązałyby ich występowanie z jakimikolwiek organizmami. Możemy być natomiast pewni, że na planetoidach nigdy nie istniały warunki, które na naszej własnej planecie przyczyniły się do powstania zarążków życia, a potem do jego rozwoju. Lecz Itek uparł się. Wybrał tę jedną asteroidę spośród tysięcy. Tę właśnie jedną, która w jego wyobraźni przybierała kształt skalnej strzały, wyrzuconej z niestannych głębokości kosmosu z posłaniem i świadectwem. Ile setek tysięcy, milionów lat, musiała ona wędrować przez prawie pustą przestrzeń, by dotrzeć i zostać skwytana właśnie przez słońce w jego układzie, gdzie mieszkali ludzie? Kamienny pocisk. Jakie siły! Jakie umiejętności były potrzebne, by wyrwać ten niemały glob ze sfery przewagi grawitacyjnej jednej gwiazdy, nadać mu odpowiedni kierunek i prędkość, przewidzieć, że wpadnie w sieć pola ciążenia innego i właściwego Słońca? Kosmici, jeśli istnieli, mogli osiągnąć potęgę bogów, ale to zadanie było niezwyczajnie ambitne i nawet bogowie mogli mu nie sprostać. Kanciasta asteroida traciła w oczach wygląd strzały. Przypominała teraz raczej olbrzymi odłamek, fragment rozbitego świata, który przestał istnieć w nagłym uderzeniu kosmicznego kataklizmu. Koniec cytatu. Można i tak. Wersja Gita Ćiaremskiego w jego przegazie jest zupełnie fantastyczna, ale teoretycznie niewykluczona. Cudza cywilizacja mogłaby nam przekazać ślady czy świadectwa obcego życia na kosmicznym ciele, pochodzącym z jej układu gwiazdowego, które, wniknąwszy do naszego własnego, stałoby się na liczbową planetoidą o specyficznej orbicie i dzięki temu szczególnie zwracającą uwagę na siebie. Lecz wysyłka takiego globu wymagałaby nieprawdopodobnie wielkiego nakładu energii i wręcz baśniowych umiejętności z zakresu inżynierii planetarnej. Odległa to możliwość, niesłychanie wręcz odległa. Sygnalizując ją, chciałem ukazać nieograniczone horyzonty myśli ludzkiej, rodzącej się w drobnych skupiskach miękkiej i łatwo zniszczalnej substancji, a żonglującej kosmiczną materią, jakby to była ping-pongowa piłeczka. Znacznie prościej, wygodniej, taniej wysłać wiele nawet statków bez załogi czy próbników z odpowiednio zabezpieczoną informacją. Zanim, jeśli kiedykolwiek na nie trafimy, sami wyślemy nasze własne obiekty ku wybranym planetoidom i zobaczymy zapewne coś zupełnie podobnego jak telewizyjne oczy Wikingów skierowane na marsyjskie księżyce. Nieregularnie kształtowane, pokraterowane, spękane globy, powleczone złogami pyłu, pod którym kryje się strzaskana warstwa skorupy zwana powszechnie regolitem. Jeśli gdzieś tam znajdziemy ślady życia, możemy być przekonani, że przynieśliśmy je ze sobą z Ziemi. Lecz planetoidy to nie jedyne drobniejsze, jeśli chodzi o ilość materii, ciała układu słonecznego. Na jego dalekich peryferiach rezydują jeszcze lodowe bryły, które zbliżając się do Słońca stroją się w jasne, wspaniałe pióropusze, przeciągając przez nasze niebo jako zwiastuny tajemniczych zjawisk. Niekiedy przelatują tak blisko Ziemi, że ich warkocze zawadzają o jej atmosferę. Tak było w roku 1910. Kiedy nastąpiły kolejne okresowe odwiedziny słynnej komety Haleja, Arthur Conan Doyle wykorzystał ten niecodzienny fakt do stworzenia jeszcze jednej zadziwiającej historii o profesorze Challengerze, bohaterze niezapomnianego świata zaginionego. Tym razem zatrute tchnienie warkocza kometarnego miało spowodować zagładę człowieka na Ziemi, lecz wszystko skończyło się dobrze. Ludzie zapadli jedynie w narkotyczny sen, z którego obudzili się cali i zdrowi. Do mniemania Conan Doyle'a miały swoje źródła w wynikach analizy widmowej światła komet. Badania te wskazywały, że ich warkocze zawierają m.in. cyjan, śmiertelną truciznę dla żywych organizmów naszej planety. Gęstość materii w warkoczach jest jednak znikoma, a ilości niebezpiecznych związków jeszcze znacznie mniejsze. Nie są one też w stanie wniknąć głębiej w atmosferę Ziemi. W istocie w ciągu miliardów lat swego istnienia przeszła ona przez wiele komentarnych ogonów i nie wywarło to najmniejszego wpływu ani na nią, ani na losy życia na niej. Lecz przez tysiąclecia owe niebieskie mietlice były uważane za wielkie zagrożenie, zwiastuny nieszczęść i ich przyczyny. Można sobie wyobrazić przerażenie ludzi nieświadomych pochodzenia ani natury tych ciał, kiedy ukazywały się one na niebie, zwłaszcza jeśli uporczywie utrzymywały się na nim, a ich warkocze rozciągały na połowę firmamentu. Niejednokrotnie też ich pojawienie przez przypadek nieznacznie wyprzedzało w czasie wybuch wojny lub wielkiej epidemii. Tak było na przykład w roku 1811, a trzeba podkreślić, że głowa tej komety osiągnęła rozmiary aż około 1,5 miliona kilometrów, nic dziwnego, nie mógł jej pominąć milczeniem w panu Tadeuszu Adam Mickiewicz. Dziś oczy i myśli wszystkich pociąga do siebie Nowy gość dostrzeżony niedawno na niebie Był to kometa pierwszej wielkości i mocy Zjawił się na zachodzie, leciał ku północy Krwawym okiem słokosa naredwan spoziera Jakby chciał zająć puste miejsce Lucypera Warkocz długi w tym rzucił i część nieba trzecią Obwinął nim, gwiazd krocie zagarnął jak siecią i ciągnie je za sobą, a sam wyżej głową mierzy na północ, prosto w gwiazdę biegunową. Z niewymownym przeczuciem cały lud litewski poglądał każdej nocy na ten cud niebieski, biorąc złą wróżbę z niego, tudzież z innych znaków. Nie sądźmy jednak, że przekonanie o wpływie komet na losy, jeśli nie ludzkości, to wielkich mas społeczeństwa upadło z chwilą zrozumienia prawdziwej ich natury. Fred Hoyle, wybitny angielski astronom i Chandra Wickera Menzinge niedawniej, jak w roku 1977, opublikowali pracę, w której dowodzili, że komety są źródłem wirusów chorobotwórczych. Zdaniem obołoczonych w jądrach komet przebiega synteza tych drobnostrojów o wyjątkowo prostym składzie i Budowie stanowiących pojedynczy kwas nukleinowy związany z białkiem. Przy okazji wtargnięcia takich jąder w atmosferę Ziemi, a w kosmicznej skali czasu nie jest to zjawisko rzadkie, następowałoby rozpylenie wirusów, które badacze brytyjscy obarczają odpowiedzialnością za wywoływanie wielkich epidemii i pandemii. W taki to sposób nie samo wprawdzie pojawienie się komet na niebie, lecz ich wniknięcie w strefę Ziemi, rozpad i rozprzestrzenienie byłyby zwiastunami nieszczęścia i śmierci. Fantastyczność hipotezy Hoyla i Wykramanzingę, przemawiającej do wyobraźni i stanowiącej śmiałą próbę wyjaśnienia niezwykłych i niejednokrotnie trudnych do wytłumaczenia zjawisk, dotyczy kilku jej ogniw. A biogenna synteza wirusów, a więc przebiegająca poza żywymi organizmami, wydaje się trudna do przyjęcia. Wirusy nie mogą się rozmnażać poza komórkami takich organizmów. W istocie to gospodarze, sterowani przez aparat genetyczny drobnoustrojów, wytwarzają nowe ich kopie. Jest to dość powszechne przekonanie, że wirusy powstały dopiero wtórnie w istniejących żywych ustrojach jako przypadkowy, uboczny produkt w wyniku ich rozwoju. Poza tym, synteza nawet nieskomplikowanego kwasu nukleinowego w lodowym jądrze komety wydaje się czymś nieprawdopodobnym. A przecież wirus to połączenie odpowiedniego takiego kwasu z białkiem. Chorobotwórczość jest wtedy możliwa, jeśli drobny ustrój jest dopasowany do substratu, który nie sposób sobie wyobrazić otwierania zamka obcym kluczem. Prócz tego potrzebne jest też dostateczne stężenie szkodliwego czynnika, a w przypadku rozpylenia jądra komety w atmosferze stałoby się ono tak znikome, że możliwość zakażenia organizmów na powierzchni ziemi byłaby iluzoryczna. Komety mogą być groźne dla istot żywych, ale nie przez swoją zawartość, lecz dzięki energii ruchu i masie, którą w przypadku przeciętnych ich jąder można ocenić na miliardy ton. Świadczy o tym przykład słynnego meteorytu tunguskiego, który eksplodował przy naszej planecie 30 czerwca 1908 roku o godzinie 7.14 rano. Korespondent gazety Sibir, wydawanej w Irkucku, przebywający w Niżne Karalińsku, oddalonym o mniej więcej 1000 km od miejsca eksplozji meteorytu tunguskiego, był odległym, ale naucznym świadkiem tego niezwykłego wydarzenia. Porównał je do spadku upomiennego walca, zbyt jaskrawo świecącego, by można było patrzeć na niego bezpośrednio. Cytat. Wydawało się, że uległ on rozpeleniu, a w jego miejscu utworzyła się wielka chmura czarnego dymu, i słychać było głośny huk, niepodobny jednak do grzmotu, lecz przypominający spadek wielkich kamieni lub kanonadę artylerii. Wszystkie budynki zostały wstrząśnięte, a rozgałęziony jęzor płomieni przebił się przez ową chmurę. Koniec cytatu. Znacznie dotkliwiej przeżył katastrofę niejaki Siemonow, rolnik z Wanawary, podówczas stacji handlowej nad podkamienną tonguską, znajdującej się w odległości 65 km od epicentrum wybuchu. Cytat. Siedziałem na ganku, od strony północy, gdy na północnym zachodzie błysnął na chwilę ognisty płomień, Promieniujący tak wielkim ciepłem, że niemożliwe było pozostać na miejscu. Dosłownie koszula się na mnie prawie spaliła. Lecz płomień trwał bardzo krótko, mogłem tylko go dostrzec i zobaczyć, jak był wielki, a już po chwili zniknął. Potem zapadła ciemność i usłyszałem eksplozję, która zrzuciła mnie z ganku. Nie byłem długo nieprzytomny. Otknąłem się i wtedy dobiegł dźwięk, który wstrząsnął całym domem i prawie ruszył go z fundamentów. Połamał szyby i futryny w domach, a pośrodku miejsca, gdzie stały chałupy, zerwał szmaty ziemi. Koniec cytatu. Zniszczenia bliżej epicentrum były ogromne, Podmuch eksplozji powalił tajgę na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, a w promieniu dwudziestu gorąco zwęgliłą powierzchnię Ziemi. Wstrząs obiegł całą planetę. Był tak silny, że nawet w rejonach między San Francisco a Orzem w Oregonie konie nie mogły ustać na nogach. Wielka odległość rejonu kosmicznego kataklizmu od cywilizowanych okolic była niezwykle szczęśliwą okolicznością, lecz przyczyniła się zasadniczo do braku zainteresowania ze strony szerszej społeczności naukowej. Sprzyjało to zatarciu pewnych śladów i powstaniu zupełnie fantastycznych domysłów. Pomimo uzyskania racjonalnych informacji przez późniejsze ekspedycje badawcze, z których pierwsza nastąpiła jednak dopiero prawie w 20 lat po wydarzeniu, w latach 50. zaczęto mówić nawet o katastrofie obcego statku kosmicznego, wyposażonego w napęd jądrowy, o eksplozji silnika tego statku, a w latach 70. przebąkiwać o spotkaniu z małą czarną dziurą, która przypadkiem przewędrowała z niestonych głębin wszechświata. Wszystko wskazuje jednak na to, że meteoryt tunguski był jądrem komety, które, wtargnąwszy w atmosferę Ziemi, wskutek niebywałych naprężeń mechanicznych, eksplodowało na wysokości kilku, może dziesięciu kilometrów nad powierzchnią globu. Miliardy ton lodu gwałtownie przekształciły się w parę wodną i zniknęły bez śladu, a znajdująca się w nim zastalona materia, zawierająca związki węgla i innych pierwiastków, uległa rozpyleniu wysoko w powietrzu. To ona, rozpraszając światło słoneczne, odpowiedzialna była za dziwnie jasne noce i wspaniałe, krwawe zachody słońca przez lata całe. Lecz ani w komecie tunguskiej, ani w jakiejkolwiek innej próżno by doszukiwać się śladów jakichś organizmów. I wiedziano o tym na długo przed syberyjską katastrofą. Już Camille Flammarion w swoim głośnym dziele Wielość Światów Zamieszkałych, wydanym w połowie ubiegłego stulecia, pisał. Cytat. Do ciał niebieskich, które nie zdają się być przeznaczone na mieszkanie życia i inteligencji, i których owszem stan kosmiczny jest całkiem przeciwny fenomenom istnienia, zaliczymy owe gwiazdy o długich płomiennych ciągach, czyli warkoczach, których ukazanie się na sklepieniu niebios przejmowało niegdyś wszystkich strachem, a dziś jest rozrywką ciekawych i przedmiotem badań astronomów. W istocie komety nie mogą zajmować miejsca w uwagach naszych nad wielością światów. Ich pochodzenie i natura, ich rola w ogólnej harmonii systemu, a także ich ostateczne znaczenie są całkiem nieznane. Derham wygłosił pogląd, że ze względu na nieustanne zmiany ich temperatury, począwszy od skwarnego upału aż do lodowatego zimna, skutkiem czego pobyt na nich byłby przykry, mogą one być prawdopodobnie miejscem katuszy i męki dla potępieńców. Lecz nie pójdziemy za słynnym rektorem w jego domniemaniach. Koniec cytatu. My również. Podróże przez otchłanie. Uwaga. Zawołał Blaine. Gwiazdy biegły i zbijały się w jednym punkcie, jak zwykle w ostatnich chwilach przed przejściem. Podczas gdy Max obserwował to zjawisko, kapitan Blaine widocznie szarpnął w dół drugą dźwignię, tę, która wpędzała ich w tunel, gdyż gwiazdy nagle zgasły, a potem zastąpił je inny, normalnie świecący firmament kwiestny. Koniec cytatu. Niewyobrażalnie wielkie odległości, dzielące nas od najbliższych nawet gwiazd, pobudzają fantazję twórców opowiadań i powieści o lotach w daleką przestrzeń, każą szukać nowych, nieznanych dotychczas rozwiązań. Robert Heinlein w swoich interesujących książkach poświęconych lotom transgalaktycznym, takich jak właśnie astronauta Jones, zaproponował wykorzystanie pewnych teoretycznie do pomyślenia, ale nie stwierdzonych dotychczas doświadczalnie, osobliwości czasoprzestrzeni wszechświata, dzięki którym możliwe by było przeskoczenie w bardzo krótkim okresie kilkudziesięciu sekund z jednej części kosmosu do drugiej, oddalonej faktycznie o dziesiątki czy nawet setki lat świetlnych. W tej chwili jest to oczywiście fantazja i być może zawsze nią pozostanie. Kiedy jednak uzmysłowimy sobie, że stosując współczesny chemiczny napęd rakietowy i dysponując doskonałym systemem nawigacji, dotarlibyśmy do naszego najbliższego sąsiada gwiazdnego, Proksimy Centaura, dopiero po mniej więcej 100 tysiącach lat, widzimy, że trzeba sięgnąć po nadzwyczajne środki. Heinlein w swoich fantastycznych koncepcjach posunął się nawet jeszcze dalej, niż przedstawił to w opowieści astronauta Jones. W swoim tunelu do gwiazd pisze na przykład cytat: 3, 2, 1, precz. Wartownik wyrwał rodowi papier z dłoni, skrzydła bramy rozwarły się, a on sam został wypchnięty przez powstały otwór. Upadł na ręce i nogi. Ciążenie było prawie takie jak na ziemi, lecz zmiana nastąpiła zbyt szybko. Początkowo więc pozostawał w pozycji leżącej, zachowywał się bardzo cicho i kiedy się rozglądał, nie wydał najmniejszego szmeru. Znajdował się na rozległej polanie, porośniętej trawą, z której tu i tam wyrastały drzewa i krzewy. Dalej ciągnął się gęsty las. Prawie wykręcił szyję, chcąc szybko przyjrzeć się okolicy. Cóż odkrył? Planetę typu Ziemi, prawie normalne ciążenie, a zatem prawdopodobnie również słońce typu G, z bujną wegetacją. Nie zauważył żadnych zwierząt, lecz na razie nie świadczyło to o niczym. W zasięgu suchu mogły się znajdować setki stworzeń, nawet stobory, czymkolwiek one były. Brama znajdowała się za nim. Wielkie ciemnozielone skrzydła, które w rzeczywistości były dość oddalone. A jednocześnie sterczały ponad trawą, pozbawione fundamentów, anomalia nie mająca najmniejszego związku z otaczającą naturą. Koniec cytatu. A więc technika wykorzystująca nieznane nam obecnie tajemnice natury. Udoskonalono do tego stopnia, że bramy do gwiazd ustawia się na powierzchni Ziemi i przez manipulowanie czasoprzestrzenią wszechświata, przy bardzo krótkotrwałym wprawdzie, lecz niezwykłym nakładzie energetycznym, umożliwia się przeskoczenie na wybraną planetę wybranej gwiazdy. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek się to ziści. W świetle współczesnych wiadomości naukowych wydaje się to zupełnie nawet wątpliwe, wręcz nieprawdopodobne, lecz nigdy nie możemy być pewni. Nauka to nie sztywny, raz na zawsze ustalony zbiór informacji i formuł pozwalających na manipulowanie nimi. Wiedza nasza nie jest, w żadnym czasie nie będzie, bo nie może być pełna ani ostateczna. Atom nie tak dawno jeszcze był uważany za niepodzielny, a wszystkie przebiegi w naturze za ciągłe. Zaledwie 40 lat temu nie wierzono w jakąkolwiek możliwość praktycznego wykorzystania energii jądrowej, a przed 30 laty loty międzyplanetarne wydawały się mrzonką. Dopiero w naszych czasach przekonano się o istnieniu tak szczególnych tworów jak antyprotony czy gwiazdy neutronowe. Co nie oznacza, że ziszczą się kiedyś rzeczy niemożliwe, takie jak perpetuum mobile. Lecz człowiek, poznając lepiej, głębiej naturę, znajduje sposób obejścia niepokonalnych, zdawałoby się, barier. Sama przyroda uczy go chytrości. Dzięki zjawisku tunelowemu, do jądra atomowych mogą wnikać cząstki naładowane o stosunkowo niskich energiach. Pomimo istnienia tam bariery potencjału, której normalne przekroczenie wymaga energii większej. Prąd elektryczny, płynąc nawet w dobrych jego przewodnikach, natrafia na opór, lecz gdy oziębić takie przewodniki do dostatecznie niskiej temperatury, następuje cudowna ich przemiana, pojawia się nadprzewodnictwo. Wykorzystując właściwe pociski, neutrony, Człowiek zaczął bez trudu rozszczepiać jądra izotopów pierwiastków o największych masach, takich jak uran, a stosując odpowiednie układy właściwych materiałów w specjalnych urządzeniach, zwanych reaktorami jądrowymi, ją wyzwalać nieporównywalnie większej ilości energii niż potrzebne do uruchomienia i działania tych urządzeń. Barierę dźwięku, uniemożliwiającą osiągnięcie większych prędkości przez samoloty śmigłowe, pokonał wprowadzając napęd odrzutowy, a barierę grawitacyjną zamykającą nas na Ziemi stosując rakiety. Obserwując oszałamiający postęp nauki i techniki w XX stuleciu, a w szczególności w drugiej jego połowie, możemy być pewni, że przyszłość wyprzedzi nasze pomysły i przewidywania. Być może więc ziści się kiedyś jakiś zadziwiający sposób realizacji dalekich podróży kosmicznych, w pewien sposób analogiczny do tego, które proponuje Arthur Clarke w swojej epopei 2001 Odyseja Kosmiczna, choć w swojej przebiegłości nie sprecyzował on na czym owa metoda polega. Cytat. Zawisł nad wielkim płaskim czworokątem, długim na 250 metrów, szerokim na 60, wykonanym z czegoś równie solidnego jak skała. Lecz teraz odnosił wrażenie, że się to oddalało od niego. Dokładnie przypominało jedno z tych złudzeń optycznych, kiedy dzięki aktowi woli może się wydawać, że trójwymiarowy przedmiot ulega odwróceniu do wnętrza, jego bliskie i dalsze części zamieniają się położeniem. To właśnie stało się z tą ogromną, wyraźnie litą strukturą. Rzecz niemożliwa, nie do wiary, nie był to już dłużej monolit wznoszący się wysoko ponad płaską równiną. Odnosiło się wrażenie, że jego dach zapadł się w nieskończoną głębię. Przez oszołamiającą chwilę Bowmanowi zdawało się, że spogląda w dół pionowego szybu, prostokątnego kanału, który przeczuł prawą perspektywy, gdyż jego przekrój nie zmniejszał się ze wzrostem odległości. Oko Japeta mrugnęło, jakby chcąc usunąć drażniącą kruszynę pyłu. David Bauman miał czas na wymówienie tylko jednego przerywanego zdania, którego ludzie oczekujący w ośrodku kontroli misji, oddaleni o 1400 milionów kilometrów i 90 minut w przyszłości, mieli nigdy nie zapomnieć. To jest puste. To się ciągnie bez końca. I, o mój Boże, to jest pełne gwiazd. Brama gwiezdna otwarła się. Brama gwiezdna się zamknęła. Przez chwilę, zbyt krótką do zmierzenia, przestrzeń wywinęła się i okręciła wokół siebie. Nie odczuwał ruchu, lecz jednak spadał ku tym niemożliwym gwiazdom, świecącym tam w ciemnym sercu księżyca. Koniec cytatu. My natomiast musimy na razie powrócić na Ziemię, do współczesnych koncepcji naukowych i technicznych, spróbować projektowania przyszłych podróży międzygwiazdowych, korzystając z tego, na co pozwala nam nasza dotychczasowa wiedza. Są wprawdzie sceptycy, niemała ich liczba uważa, że człowiek nigdy nie poleci do gwiazd. W nauce i technice należy jednak wykreślić termin nigdy. Człowiek przecież miał nigdy nie opuścić Ziemi, a jeśli by to już nastąpiło, nie widziano dla niego szans przeżycia ani powrotu z przestrzeni. A tymczasem już w dwunastym roku ery kosmicznej zaczął chodzić po Księżycu. W ciągu zaledwie trzech i pół roku aż dwudziestu czterech astronautów wyprawiło się ku niemu, a dwunastu z nich dotarło na zapyloną jego skanną powierzchnię. A tymczasem nasze próbniki dotarły w najbliższe sąsiedztwo i rozpalonego Merkurego, a potem odległego, upierścionionego Saturna i jego lodowych księżyców, a niektóre obiekty znajdują się już na drodze poza układ słoneczny, w przestrzeń międzygwiezdną. Oczywiście te pierwsze próby wyjścia z naszego systemu są raczej symboliczne. Próbniki lecą bezwładnie i rychło, wskutek zaniku łączności, staną się dla nas stracone. Musimy się nauczyć budować nadajniki, których sygnały radiowe będziemy potrafili odbierać z odległości już nie kilku miliardów, lecz wielu bilionów kilometrów, a to wiąże się równocześnie z koniecznością wyposażenia obiektów w potężne, niezawodne, jądrowe źródła energii. Kluczowymi zagadnieniami są jednak napęd i nawigacja. Co może biec przez przestrzeń z szybkościami umożliwiającymi pokonanie odległości międzygwiazdowych? Osiągnięcie przynajmniej stosunkowo bliskich gwiazd w ciągu kilku czy co najwyżej kilkunastu lat. Natura ujawniła nam dwóch takich niezwykłych końców. Są nimi cząstki naładowane, takie jak elektrony czy jądra atomowe oraz promienie światła. Sądzimy, że można je wszystkie zaprząc do naszych rydwanów kosmicznych. Wykorzystać w silnikach rakietowych szczególnych rodzajów. Jeśli chodzi o pierwsze z tych pocisków, zyskaliśmy nawet pewność, stworzyliśmy silniki specjalnego typu, wyrzucające wiązkę elektronów. Rodzaj prądu elektrycznego, który pełni tu taką samą rolę, jak gazy spalinowe w zwykłych rakietach. No cóż, szczegóły techniczne pozostawmy specjalistom, nam niech wystarczy, że koncepcja została sprawdzona na małych egzemplarzach i to nie tylko w laboratorium, ale również w latających obiektach w przestrzeni poza Ziemią. Olbrzymie prędkości elektronów, jakie się spodziewamy osiągnąć w przyszłych silnikach, zwanych jonowymi, powinny umożliwić uzyskanie tych szybkości, które będą potrzebne do dotarcia w pobliżu obcych słońc. Oczywiście, do zasilenia takich urządzeń potrzebne będzie znów niesłychanie potężne źródło energii w postaci nieistniejącego dotąd szczególnego reaktora jądrowego. Lata. Wiele lat musi niestety upłynąć, zanim stworzymy dobrze działające silniki jonowe, niezawodne na międzyplanetarnych trasach, a więc jeszcze w obrębie Układu Słonecznego. Dopiero potem przyjdzie pora na budowanie potężniejszych układów, nieodzownych do wyprawienia się ku tak przecież odległym gwiazdom. Trzeba tu sobie jeszcze uzmysłowić jedną z istotnych różnic między takimi urządzeniami a współczesnymi chemicznymi silnikami rakietowymi. Otóż, jeśli nawet skonstruujemy giganty umożliwiające podróże międzygwiazdowe, masa strumieniem wyrzucanych elektronów będzie nadzwyczaj mała w porównaniu z masą gazów spalinowych z wielkiej rakiety. Otóż, jeśli nawet skonstruujemy giganty umożliwiające podróże międzygwiazdowe, masa strumieniem wyrzucanych elektronów będzie nadzwyczaj mała w porównaniu z masą gazów spalinowych z wielkiej rakiety, a zatem ciąg niewielki. Silniki jonowe będą więc musiały nadrabiać ten niedostatek długotrwałą pracą, przez lata. Czy jest to wykonalne? Z pewnością tak. Przecież małe wprawdzie egzemplarze działały na Ziemi bez przerwy przez okrągły rok, a urządzenia wysłane na orbity okołoziemskie wiele już lat temu, przez kilka miesięcy. Jest to zresztą dodatkowa zaleta. Mały ciąg to małe, wręcz nieodczuwalne przeciążenie. Jakie to ma znaczenie dla żywych organizmów, nie trzeba chyba uzasadniać. Stworzenie sprawnie działających silników jonowych, chociażby tylko w postaci prototypów naziemnych, nie jest łatwe, a we współczesnych urządzeniach tego rodzaju uzyskuje się prądy jonowe, a więc natężenia wiązek wyrzucanych elektronów rzędu co najwyżej dziesiątków amperów. W podróżach międzygwiazdowych natężenia te będą musiały wzrosnąć do miliardów amperów. A może jeszcze bardziej, prędkości cząstek, elektronów, a nie wykluczone znacznie od nich masywniejszych protonów, jąder atomowych wodoru, trzeba będzie zwiększyć mniej więcej dziesięciokrotnie do dziesiątków tysięcy kilometrów na sekundę. Niech sobie jednak łamią nad tym głowę technicy. Jeśli potrafili wymyślić i zrealizować mikroskopijne, kompleksowe układy scalone czy precyzyjnie działające elektrownie jądrowe, z pewnością opanują i ten problem. Silniki jonowe to nie jedyny rodzaj napędu obiektów międzygwiazdowych. Myśli się o czymś znacznie doskonalszym, choć jednocześnie niepomiernie trudniejszym do wykonania. Chodzi o, mówiąc poetycznie, lot na promieniach światła. Już Isaac Newton, który i dokonał niezwykłego wkładu w rozwój fizyki i był wielkim organizatorem badań naukowych, a także przez pewien czas dyrektorem mennicy, takie już jest życie, zaczął traktować światło jako strumień nadzwyczaj małych cząstek. Własnością tą obdarzone jest promieniowanie elektromagnetyczne wszelkiego rodzaju, a więc rentgenowskie i gamma, nadfiolet i podczerwień oraz fale radiowe. Dlatego też jest do pomyślenia użycie w silnikach rakietowych, zamiast robin gazów spalinowych, takich właśnie cząstek zwanych fotonami. Potrzebne jest oczywiście potężne źródło fotonów i do niedawna wielu ludziom biegłym w zagadnieniach współczesnej nauki i techniki wydawało się wątpliwe, czy kiedykolwiek źródło takie zostanie stworzone. Lecz często postęp wiedzy i jej zastosowań jest zaskakujący. Zbudowano lasery i rozwijano je w tak niezwykłym tempie, że dziś dysponujemy urządzeniami o mocach wynoszących nawet terawaty, czyli miliony megawatów. Lecz laser to nie silnik rakietowy fotonowy, to dopiero lampa, źródło światła. W urządzeniach do napędu statków międzygwiazdowych będzie ono musiało działać nie przez sekundy czy minuty, ale lata. Do zasilania owej lampy, podobnie jak w silnikach jonowych, potrzebny będzie wyjątkowy z punktu widzenia współczesnej techniki generator jądrowy. Najprawdopodobniej źródłem energii będą w nim reakcje anihilacji materii. Nazwa ta jest bardzo myląca, bo faktycznie nie chodzi tu o unicestwienie materii, lecz o przekształcenie jej postaci substancjalnej w promieniowanie elektromagnetyczne. W tym przypadku ostatecznie w światło. Niezwykły strumień światła lampy jądrowej. Antymaterię w postaci np. antyprotonów trzeba jednak wpierw wytworzyć, a taki proces produkcyjny wymaga astronomicznej czy kosmicznej ilości energii. Wszystko to wygląda więc bardzo zachęcająco na papierze, lecz praktyczna realizacja stanie się drogą przez mękę. Konieczny będzie nadzwyczajny postęp techniki i można być przekonanym, że w tym stuleciu to na pewno jeszcze nie nastąpi. Nie należy się temu dziwić. Przecież dopiero w drugiej połowie lat 50. udało się nam wysłać w przestrzeń pierwszy w ogóle obiekt kosmiczny. Zaledwie na przełomie trzeciego i czwartego ćwierćwiecza obecnego stulecia pierwszy nasz próbnik, Pionier 10, zbliżył się do Jowisza. Jeśli nie będzie niespodzianek, Voyager 2 przeleci w sąsiedztwie Urana w roku 1986, a Neptuna w 1989. W tym samym okresie zaczniemy też po raz pierwszy badać z bliska komety, poznanie planetoid i ich natury, przekładając na lata 90. Misje do gwiazd, urządzenia potrzebne do ich realizacji muszą dojrzeć. Lot przez otchwań lat świetlnych nie jest po prostu podróżą na trasie co najmniej dziesiątki tysięcy razy dłuższej. To skok przez nowe nieznane dotychczas bariery zapewne możliwe do pokonania, tak jak bariera dźwięku czy bariery pierwszej, drugiej i trzeciej prędkości kosmicznej, ale dotychczas przez nas nie przebyte. Jedną z nich jest materia rozproszona w przestrzeni. Dopóki w kosmicznej skali prędkości poruszamy się powoli, z szybkością kilku czy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów na sekundę, sprawa jest raczej bezprzedmiotowa. Pył i plazma, mieszanina dodatnio naładowanych cząstek i ujemnych elektronów, znajdujące się w przestrzeni kosmicznej, w znikomych jednak ilościach nie są wtedy groźne. Uderzają w ściany obiektu kosmicznego wybijają mikroskopijne kraterki, a spotkanie z większym, niebezpiecznym fragmentem materii jest tak bardzo mało prawdopodobne. Skoro jednak prędkość lotu wzrośnie do dziesiątków lub stu dwustu tysięcy km na sekundę, w huraganach czerwonego kurzu ujrzała i zapamiętała na całe życie pierwsze ukrutne uderzenie fenów w las. Fen jednym podmuchem zerwał z drzew jak mydlaną pianę obłok białych kwiatów i cisnął je w ślepe niebo. Wiatr pędził z taką gwałtownością, że zdawało się, iż zostawia w powietrzu próżnię. W tę próżnię wsysał się ze świstem i szelestem gorący kurz. Leje, pędziły, goniąc się nawzajem. Koniec cytatu. Obraz, nakreślony ręką Konstantego Pałstowskiego w jego Kolchidzie, przedstawiający atak wiatruchalnego spadającego z Małego Kaukazu w dolinę, może być potraktowany jako bardzo daleki, poetyczny analog kosmicznego wichru cząstek bijącego w burty próbnika czy statku. Przy niezwykłych prędkościach lotu międzygwiazdowego uderzające stromienie materii to grad pocisków, które mogą uszkodzić, nawet podziurawić grube ściany. Ostrzał nie jest chwilowy, trwać musi przez miesiące i lata. Dlaczego jednak nie otoczyć międzygwiazdowych ekspresów odsuniętymi osłonami, przyjmującymi jak tarcze uderzenie kosmicznych cząstek i okruchów? Dlaczego nie wyposażyć próbników i statków w ostrzegawcze urządzenia radiolokacyjne, wykrywające z dużej odległości większe fragmenty materii i sprzężone z działami laserowymi do ich zniszczenia? Nie wiemy, jak nasi potomkowie rozwiążą ten problem, lecz rozwiązać go muszą. A zagadnienie jest o wiele bardziej złożone niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Materia ma tę dziwną właściwość, że poruszając się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła, w nauce mówi się w tym przypadku o prędkościach relatywistycznych, przybiera na masie. Nie na ciężarze, bo ciężar jest wielkością uzależnioną np. od pola grawitacyjnego. Im silniejsze ciążenie, tym jest on większy. Nawet przy bardzo dużych prędkościach relatywistycznych przyrost masy nie jest jakiś ogromny. Gdy ciało porusza się z szybkością powiedzmy 150 000 km na godzinę, przybór ten wynosi tylko 15%, lecz kiedy prędkość wzrośnie do 99,5% prędkości światła w próżni, do 298 500 km na sekundę, masa ciała zwiększy się już dziesięciokrotnie, a jeśli ów ułamek stanie się równy 99,99%, ,99 przyrost masy będzie 100 -krotny. Oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę czas trwania podróży międzygwiazdowej, nie jest to już tak istotne, czy statek porusza się z prędkością 275 czy 299 000 km na sekundę. Przy mniejszej z tych prędkości masa wzrośnie tylko 2,5 razy, a wtedy nie ma to już większego znaczenia, jeśli chodzi o skutki bombardowania przez pył kosmiczny czy drobną kruchę materii. Co się jednak dzieje w samym obiekcie kosmicznym? W jego własnym układzie nie ma przyboru masy. Przybór jest obserwowany tylko z zewnątrz, istnieje względem Ziemi czy nadlatujących cząstek materii kosmicznej. Lecz próbnik czy statek nie pędzi z jednostajną prędkością. Jego silniki działają nieustannie, przyspieszają lot w czasie pierwszej połowy podróży, a potem muszą go hamować. Szybkie rozpędzanie, a potem tracenie prędkości ani technicznie nie będzie wykonalne, ani też obiekt nie zniósłby działania powstających olbrzymich przeciążeń. Nie wiemy, jakie mogą być, jakie będą skutki owego przyspieszania czy opóźniania przy prędkościach relatywistycznych. Co się będzie działo z materią nieożywioną, a tym bardziej żywą. Gdy włączyłem przyspieszenie, Pisze Stanisław Lem w swoim obłoku Magellana o locie astronauty Amety, zaczęło się to wszystko, co nazywają migotaniem świadomości, wiesz. Walczyłem z tym, jak długo mogłem. Potem zamroczenie zaczęło się zwiększać, i nie wiedziałem, co robić, żeby się to nie skończyło. Już nie wiedziałem, i czułem, że zaraz stracę przytomność. Nie chciałem umrzeć. Ale jeszcze więcej, nie chciałem, żeby się to skończyło. Dlatego zacząłem się śmiać. I tak zemdlałem. Ameta przekroczył prędkość 190 000 km na sekundę, daleko jeszcze od prędkości światła w próżni. Lecz pisarz w przebłysku intuicji już kazał mu doznawać niezwykłych efektów. Być może jest to tylko fantazja. Być może drobne przyspieszenie towarzyszące nieustanemu wzrostowi szybkości, nawet przy prędkościach relatywistycznych, pozostanie bez wpływu na żywe organizmy. W głębi umysłu jednak czai się podejrzenie, że przy zbliżeniu się do progu, zwłaszcza tak szczególnego jak bariera prędkości światła, muszą pojawić się efekty, których wpływ właśnie na żywe ustroje, a tym bardziej tak wysoce uorganizowane jak ludzie, nie może być bez znaczenia. Wiemy z punktu widzenia fizyki, co się dzieje w obszarze relatywistycznym z pojedynczymi cząstkami materii. Nie potrafimy jednak, na podstawie znanych nam przesłanek teoretycznych, przewidzieć losów zespołów cząstek, np. w postaci urządzeń pomiarowych, silników, a tym bardziej żywych komórek, tkanek, narządów całych organizmów. Cokolwiek chcielibyśmy powiedzieć na ten temat, musimy wpierw wykonać eksperymenty. A przy współczesnym stanie nauki i techniki, nawet to nie jest wykonalne. Entuzjaści jednak jednym skokiem myśli pokonują wszystkie te przeszkody, każą lecieć ludziom do gwiazd w stanie głębokiego uśpienia, a nad przebiegiem wyprawy czuwać automatom sterowanym przez niezawodne, wprost cudowne maszyny cyfrowe. Nie chodzi tu o jakiś sen przedłużony sztucznie stosowaniem głównie środków farmakologicznych czy pod wpływem oddziaływania hipnotycznego. Myśli się o tak zwanej hibernacji, hipotermii, czym się wrodzają bardzo długotrwałego snu zimowego. Wiadomo, zwierzęta takie jak susły, chomiki, a nawet niedźwiedzie jesienią gromadzą w swym organizmie znaczne zapasy surowców energetycznych w postaci przede wszystkim tłuszczu, a potem niejako automatycznie pod wpływem czynników wewnętrznych, hormonalnych zasypiają w swoich norach czy jamach, aby przetrwać zimę. Gdy pokarmu praktycznie brak. Istotną rolę odgrywa tu też obniżenie temperatury ciała. U ludzi też próbowano sztucznie wywoływać podobny rodzaj snu przez takie oziębienie. Chodziło tu m.in. o wykorzystanie tego zjawiska w czasie zabiegów chirurgicznych częściowe czy całkowite zastąpienie narkozy, która nie jest dla organizmu obojętna, a niejednokrotnie może się stać niebezpieczna. I oto już literaci parają się pisaniem opowiadań czy powieści fantastyczno-naukowych. Twórcy filmów przyszłościowych zaczęli stosować hipotermię w dalekich lotach transkalektycznych. Tak było m.in. w słynnym dziele 2001 Odyseja Kosmiczna Artura Clarka i w planecie Maup. W obu przypadkach ów sen zakończył się tragicznie. W istocie nie chodzi jednak o zawodność aparatury. Zwielokrotnienie obwodów i zastosowanie kilku sterujących nią komputerów, kontrolujących się nawzajem, zmniejsza szansę nastąpienia katastrofalnej omyłki do znikomych wartości. Człowiek to nie chomik, którego można zamrozić bez szkody. W przypadku ludzi, przynajmniej na razie, nie potrafimy bezkarnie obniżać temperatury ciała do niewielu stopni powyżej zera, a potem przetrzymywać ich w tym stanie nawet przez tylko tygodnie, nie mówiąc o wielu latach, nieodzownych przecież przy realizacji podróży międzygwiazdowych. Jeśli słyszy się, że bogaci Amerykanie, chcący dożyć odległych czasów, które mają ponoć być szczęśliwsze od obecnych, każą się poddać zabiegowi hibernacji. To można być pewnym, że niestety już nigdy nie obudzą się do życia. Zbyt mało wiemy o tym zjawisku, byśmy mogli dziś praktycznie wykorzystywać je do przedsiębrania swoistych podróży w czasie. Przypuśćmy jednak, że w miarę doskonalenia naszej wiedzy i naszych umiejętności uda się nam przekroczyć istniejące obecnie bariery. Zmniejszyć tempo przemiany materii stukrotnie czy nawet tysiąckrotnie, zabezpieczyć organizm przed procesami rozkładu i starzenia, zapewnić nieodzowną odnowę komórek, dostarczać niezakłócenie substancje nieodzowne do funkcjonowania uśpionego ciała. Podtrzymać procesy życiowe na owym minimalnym poziomie, z którego nawet po 10, 20 czy 30 latach możliwy jest powrót do normalnego życia. Lecz wszystko to musi przebiegać we wnętrzu statku międzygwiazdowego osiągającego prędkości relatywistyczne. Nie znamy oddziaływania efektów relatywistycznych na żywy organizm, a tym bardziej na ustrój pogrążony w sen hipotermiczny. Być może efekty te w takim spoczywającym ciele będą słabsze, ale czy nie będą prowadzić do zmian nieodwracalnych? Do zagłady? Człowiek jest i pozostanie najważniejszym, ale i najsłabszym ogniwem ekspedycji kosmicznych. I chociaż niewykluczone, że kiedyś przekroczy barierę hibernacyjną, jak pokonał barierę dźwięku i bariery trzech prędkości kosmicznych, nie może zdać się jedynie na pracę i nadzór najbardziej nawet sprawnych i niezawodnych automatów. Jeśli nawet część załogi pozostanie na długo pogrążona we śnie, pozostali jej członkowie będą musieli czuwać, a właśnie im trzeba będzie zapewnić właściwe warunki życiowe, nie jakiś luksus w postaci np. miniogrodów rozkoszy czy urządzeń wprawiających ich okresowo w stan euforii. A przynajmniej dużego zadowolenia. Organizmy, które w ciągu miliardów lat rozwijały się poddane ciążeniu ziemskiemu i rytmom naturalnym, przede wszystkim okołodobowym, nie mogą przez długi czas liczony już nawet nie miesiącami, a latami, przebywać bezkarnie poza takimi warunkami. Jest to nie tylko wbrew naturze, a więc niezdrowe. Nie tylko zmniejsza sprawność i zdolność do wykonywania różnych prac i zadań wyprawy. Jeśli nawet zapewnilibyśmy ludziom pozostałe nieodzowne warunki biologiczne i socjalne, pod wzrastającym naciskiem zupełnie obcych organizmowi warunków, zarówno jeśli chodzi o grawitację, jak i rytmy biologiczne, musiałoby występować powolne, potem przyspieszone jego odchylanie od położenia równowagi i stabilizacji. Jego naturalne zabezpieczenia stopniowo ulegałyby przełamaniu aż do przekroczenia bariery wytrzymałości, a potem zniszczenia. Zatem nie do obejścia jest konieczność zabezpieczenia astronautom odbywającym loty transgalaktyczne warunków możliwie dobrze naśladujących ziemskie. Na pierwsze miejsce wysuwa się nieodzowność stworzenia namiastki siły ciążenia w postaci zapewne siły odśrodkowej. Wprawienia części statku w ruch obrotowy, umożliwiający powstanie sztucznej grawitacji równoważnej niepełnej, a powiedzmy jednej trzeciej typowej wartości ziemskiej. W książkach fantastyczno-naukowych znajdujemy wprawdzie opis jakichś grawitonów czy grawitorów wytwarzających syntetyczne pole grawitacyjne. Jeśli jednak kiedykolwiek uda się nam opanować tajemnicę ciążenia, sztuczne jego wywołanie na takiej drodze i o takim natężeniu, jakie występuje na naszej planecie lub chociażby na Księżycu, wymagałoby tak znacznej energii, że wydaje się to nie do zrealizowania na pokładzie nawet bardzo wielkiego statku międzygwiazdowego. Stworzenie innych warunków życiowych wydaje się znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia. Zabezpieczenie wymiany materii substancjalnej i energii z otoczeniem a więc mówiąc bardziej zrozumiale, dostarczanie atmosfery o odpowiednim składzie, wilgotności, ciśnieniu i temperaturze, zwłaszcza zaś zaopatrzenie w żywność i wodę, wymagać będzie pojemnych pomieszczeń magazynowych. Ze sprawami tymi łączy się zapewnienie środków higieny osobistej, rzecz niebanalna na pokładzie obiektu kosmicznego, zwłaszcza jeśli ma on być wykorzystany do ekspedycji wieloosobowej załogi przez okres wielu lat. Tu należałoby słów kilka poświęcić problemom zdrowia. Astronauci, zwłaszcza ci, którzy polecą do gwiazd, będą wprawdzie ludźmi o wyjątkowej kondycji fizycznej i psychicznej, ale to nie daje patentu na zachowanie zdrowia zawsze i wszędzie, w każdych warunkach, a tym bardziej na nieśmiertelność. Należy się liczyć poważnie z możliwością występowania u przyszłych podróżników na trasach międzygwiazdowych infekcji, zaburzeń hormonalnych, zmniejszenia odporności i także zakłóceń w sferze psychicznej. Obecność jednego czy dwóch lekarzy i wyposażenie w bogatą kolekcję środków farmakologicznych nie usuną wszystkich kłopotów. Należy liczyć się z wystąpieniem nowych, nieznanych w warunkach ziemskich chorób, ze zmianami typowych obrazów chorobowych, wywołanymi szczególnym środowiskiem i nieprzewidzianymi czynnikami, z trudnościami leczenia na pokładzie statku transgalaktycznego, przeznaczonego przecież dla ludzi zdrowych. Specyficznych kłopotów trzeba oczekiwać w sferze psychicznej. Choć nasze współczesne podróże poza Ziemię odbywają się z reguły na bliskich jej orbitach satelitarnych, a loty na dalszych trasach ograniczone zostały do krótkotrwałej eksploracji Księżyca, możemy dziś w niedoskonały sposób przewidzieć dwa istotne czynniki spośród tych, które odegrają wielką rolę w realizacji przyszłych ekspedycji międzygwiazdowych, a które krótko określa się jako odosobnienie oraz współżycie w grupie. Obu tym sprawom poświęcono niejedną piękną i interesującą kartę w opowiadaniach i powieściach fantastyczno-naukowych. Wszystko to są wszakże tylko domysły. Wiemy jednak, że oba czynniki były przyczyną niejednego kłopotu już w czasie długotrwałych lotów po orbitach okołoziemskich. Izolacja prowadzi, jak wiemy, do głodu informacyjnego, równie niebezpiecznego jak niedostatek żywności. Umysł pozbawiony naturalnych bodźców poszukuje ich, domaga się, zaczyna w końcu wytwarzać ich namiastki, człowiek ma przywidzenia, marzenia stają się prawie dotykalne, z przestrzeni wyłaniają się zjawy. Jednocześnie wzmaga się tęsknota za ziemią, za bliskimi, za czymś co potrafi skupić nasze zainteresowanie jak w mocnej soczewce, za silnymi wrażeniami, pełnymi ruchu, wibrującym dźwiękiem. Astronauci z amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab, którzy przebywali na jej pokładzie przez prawie 3 miesiące, niebywale pragnęli widoku Ziemi. Wprost obsesyjnie zatrzymywali się przy iluminatorach i patrzyli na jej powierzchnię, przesuwającą się zwolna poza ławicami obłoków. Ostatnią załogę Skylaba zaopatrzono nawet w bardzo dokładne mapy, aby jej członkowie mogli identyfikować szczegóły dostrzegane przez okienko z wysokości orbity satelitarnej. Ludziom przebywającym poza Ziemią umożliwia się kontakty radiotelefoniczne i telewizyjne z rodzinami, z bliskimi. Na dłuższe wyprawy wyposaża się astronautów w kasety z nagraniami ulubionych piosenkarzy, aktorów, mogą zabrać ze sobą książki, które ich interesują, gry, a gdy pobyt się przedłuża, schlebia się nawet ich gustom na ich życzenie. Jak to się zdarzało, przekazuje kanałem telewizyjnym pełne napięć emocjonalnych filmy, na przykład z Dzikiego Zachodu. W lotach międzygwiazdowych sytuacja będzie znacznie bardziej złożona. Ziemia stanie się niedostrzegalna, kontakty z bliskimi ograniczą się do biernych przekazów, sygnały radiowe biec będą przecież lata. Duża nawet biblioteka i zapas nagrań, kaset nie zastąpi osobistego doświadczenia. Możliwość spełnienia życzeń na ekranie telewizyjnym będzie ilusoryczna. Co dzień, bo rytm dobowy trzeba będzie utrzymać sterując m.in. cyklem światła i ciemności na statku, te same twarze kolegów, co dzień to samo otoczenie, ten sam widok przez iluminatory. Obraz czarnej pustki poprzebijanej światłami gwiazd. Mimo starannego doboru członków załogi, również pod względem temperamentów i charakterów trudno będzie uniknąć konfliktów. Z upływem czasu podróży różnice usposobień będą się powiększać jak szczeliny w pękającym lodzie, a u niektórych astronautów być może pojawią się oznaki znużenia psychicznego, apatii. Jak przeciwdziałać tym przewidywanym przez nas skutkom, które mogłyby się stać nawet groźne dla całej załogi, uniemożliwić realizację celów misji? W czasach kiedy zaczniemy latać do gwiazd, Astronautyka stanie się czymś dość powszechnym. Wokół Ziemi krążyć będą wielkie stacje orbitalne, czynne będą stałe bazy załogowe na Księżycu. Ludzie wyprawiać się będą na Marsa, lądować na Merkurym i na naturalnych satelitach Jowisza. Przedsięwzmą próby dotarcia na rozpaloną powierzchnię Wenus, zgniataną gęstym odłokiem atmosfery. Budowa dużych obiektów kosmicznych na okołoziemskich orbitach nie będzie stanowić problemu. A takie właśnie znaczne rozmiary mieć powinny przyszłe statki międzygwiazdowe, przestronne, umożliwiające swobodę poruszania się w ich wnętrzu dzięki bogatemu kształtowaniu wewnętrznemu, pozbawione monotonii współczesnych, tak bardzo pierwotnych konstrukcji, cieszące wzrok astronautów swymi barwami i światłami. Jakże inaczej, lepiej czuć się będzie człowiek nieograniczony do ciasnej kabiny i wypełnionych dość szczelnie aparaturą, pomieszczeń roboczych. Oprócz przestrzeni, użytkowanych wspólnie z kolegami, do jego dyspozycji oddany zostanie oddzielny pokoik. Taki własny kącik, którego każdy z nas potrzebuje nawet na Ziemi, a co dopiero w kosmicznej pustce. Miejsca, jakie można dostosować do siebie. Urządzić zgodnie z osobistymi upodobaniami. Załoga nie będzie ograniczona do dwóch, trzech osób. Doświadczenie i rozsądek przemawiają za liczniejszymi załogami. Niewykluczone, że będzie trzeba zdecydować się na wysłanie załóg mieszanych, złożonych w równej liczbie z mężczyzn i kobiet. Najlepiej, jak przemawiają za tym wyniki prac studialnych zgranych ze sobą małżeństw. Wiek. Podobnie jak współcześni astronauci, nie mogą to być ludzie bardzo młodzi, mało doświadczeni i niezbyt jeszcze ustabilizowani. Lecz czas trwania ekspedycji międzygwiazdowych będzie bardzo znaczny, wydatnie dłuższy niż jakichkolwiek współczesnych lotów kosmicznych. Astronauci będą w podróży przez 10, 15, a może i 20 lat. Nie sposób sobie wyobrazić, jak będą oni mogli znieść tak długotrwałe wyprawy. Powracając na Ziemię, nie powinni mieć więcej niż 45-48 lat. Wynika stąd, że w chwili odlotu ku gwiazdom wiek ich powinien być raczej bliski trzydziestki. Widać wyraźnie, że w doborze załogi doniosłą rolę odgrywać będzie wnętrze człowieka, jego nastawienie i siła woli. Astronauci wyprawiający się do gwiazd będą musieli przede wszystkim odznaczać się altruizmem, wyjątkowo daleko posuniętą umiejętnością poświęcania się za innych, a jednocześnie zdecydowaniem połączonym z osobistą uczciwością. Bogate życie wewnętrzne i umiejętność kontemplacji, przy jednoczesnym liczeniu się ze współtowarzyszami i niestronieniu od ich obecności oto cechy, które ogromnie ułatwią pobyt w samotnym statku. Mknącym przez kosmiczną otchłań latami. Wypada podkreślić, że w świetle tych informacji, predysponowani do ekspedycji transgalaktycznej, wydają się ludzie bardzo ideowi, prawdziwie oddani wielkiej sprawie. Być może chęć dotarcia do miejsca, którego dotąd nie osiągnął żaden inny człowiek w przypadku lotów międzygwiazdowych trwających tak niepomiernie długo, okaże się niewystarczająca. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku zdobywania alpeńskich czy himalajskich olbrzymów lub historycznych już wypraw do biegunów Ziemi. Konieczna będzie motywacja nadrzędna, zrozumienie potrzeby heroicznego działania nie celem tylko dotarcia w okolicę określonej gwiazdy czy do nieznanej planety, lecz dla dobra ludzkości, rozsławienia imienia swojej ojczyzny, narodu, zrealizowania misji życiowej z nakazu sumienia, wypełnienia posłannictwa Bożego. Kimkolwiek będą ci ludzie wyprawiający się na galaktyczne szlaki, wierzący w Boga czy niewierzący, muszą mieć gorące serca, dyktujące im działanie w imię czegoś znacznie większego niż osiągnięcie materialnego punktu w nieskończonej przestrzeni, niż wzbogacenie się za wszelką cenę, zaspokojenie własnej ciekawości, ambicji, chęci przeżywania niezwykłych przygód, sprawdzenia siebie w arcy trudnych warunkach. Gwiazdy nie rodzą się samotnie. W wielkich obłokach materii pyłowej powstają grupowo, w niemałych odległościach od siebie, tworząc stosunkowo luźne skupiska zwane asocjacjami. Dość znaczna liczba tych słońc, oceniona na co najmniej 30%, a być może dwukrotnie nawet większa, stanowi układy wielokrotne, głównie podwójne, choć trafiają się potrójne, a nawet poczwórne. Właśnie najbliższe nam gwiazdy występujące w konstelacji Centaura, Alfa A i Alfa B oraz Proxima tworzą taki system potrójny. Obie pierwsze są oddalone od siebie nieco bardziej niż Uran od Słońca i obiegają się wzajemnie w czasie 80 lat, podczas gdy Proxima krąży wokół nich w odległości prawie 420 razy większej. Różne są oceny dotyczące możliwości występowania układów planetarnych. Wbrew pesymizmowi dawniejszych ocen jest jednak prawdopodobne, że systemy takie mogły się otworzyć nie tylko wokół gwiazd pojedynczych, lecz również w otoczeniu gwiazd podwójnych, a nawet potrójnych, pod warunkiem, że w przypadku pary oba składniki znajdują się bardzo blisko albo bardzo daleko od siebie. A jeśli jest jeszcze trzecie Słońce, to krąży w znacznej odległości od ciasnego układu podwójnego. Apt, analizując problem, wyraził przypuszczenie, iż spośród 123 gwiazd podobnych do Słońca, a takie nas ze względu na duże prawdopodobieństwo powstania życia w ich systemie szczególnie interesują i dostrzegalnych z powierzchni Ziemi okiem nieuzbrojonym, aż 20% może mieć planety. Nie jest to oczywiście pewnik, lecz kierując się rozsądkiem i nie rezygnując z ostrożnego podejścia do zagadnienia, co jest tak istotne we wszelkich dociekaniach naukowych, możemy zaryzykować stwierdzenie, że występowanie układów planetarnych nie jest czymś wyjątkowym ani rzadkim. Wybierając średnie wartości między oceną skrajnie pesymistyczną a skrajnie optymistyczną, tak jak to zrobił w roku 1981 J. Billingham w czasie 32. Kongresu Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Rzymie, dochodzi się do wniosku, iż co setna lub co najmniej co tysięczna gwiazda ma swój orszak planet. A jeśli tak, to w naszej galaktyce znajduje się od 200 milionów do 2 miliardów układów planetarnych w innych galaktykach, które kiedyś tak poetycznie nazywano wszechświatami wyspami? Zgodzimy się więc, że jest znaczne prawdopodobieństwo istnienia mnogich planet, lecz z pewnością nie wszystkie nadają się na kolebki i siedliska życia. Doświadczenie z Układem Słonecznym uczy, że w systemach ogągwiazdowych mogą występować ciała co najmniej dwóch typów, które ze względu na czołowych ich przedstawicieli zwykło się nazywać ziemskimi i jowiszowymi. Ich istnienie wiąże się z początkami ich egzystencji, z warunkami, których należy się doszukiwać w mgławicy pierwotnej otaczającej rodzącą się gwiazdę. W tej zagęszczającej się materii gazowo-pyłowej musiała nastąpić segregacja materii, wywołana różnicami temperatur i ciśnień, a być może również wpływem pola magnetycznego rozwijającego się Słońca. W bliskiej, otaczającej go przestrzeni narastały ciała zawierające materiały o stosunkowo wysokich temperaturach topnienia, glinokrzemiany, krzemiany czy żelazo, silnie się również magnesujące globy ziemiopodobne, na których po wstępnym odgazowaniu i utracie wodoru po wczesnym przetopieniu pojawiły się skalne skorupy. W obszarach bardziej oddalonych od gwiazdy centralnej kondensuje głównie wodór z domieszką helu. Tworzą się planety olbrzymie, a o małej gęstości, przypominające Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna, ciała silnie rozgrzane wewnętrznym ciepłem pochodzącym ze skurczą grawitacyjnego, o wzburzonych atmosferach, obdarzone całymi światami księżyców. Jeśli by się kierować rozkładem materii obserwowanym w okładzie słonecznym, można dopuścić myśl o powstaniu w pewnych warunkach między jednym a drugim globem, kiedy nie ma bliskiego giganta żarłocznie wymiatającego przestrzeń z materii, choć jednego ciała planetarnego zawierającego stosunkowo znaczne ilości związków węgla oraz wody. Przypominałoby ono w pewnym stopniu Ziemię, lecz w przeciwieństwie do niej zawierałoby tylko niewiele żelaza. Takim właśnie ciałem byłby zapewne mityczny feton, gdyby narodził się w luce między Marsem a Jowiszem, jeśliby ten nie był tak zachłanny. Nie jest też wykluczone, że w dużych odległościach od centralnego Słońca mogą wyłaniać się planety lodowe, w jakim stopniu przypominające Jowiszowego Ganymeda czy Callisto, albo Saturnowe Księżyce zdominowane przez zakrzepłą wodę. Lecz trudno coś konkretnego na ten temat powiedzieć. W naszym systemie, jeżeli nie istnieje owa poza Plutonowa, tak poszukiwana, a wciąż hipotetyczna X planeta i ewentualne dalsze nie ma takich zlotowaciałych globów. Być może nigdy nie mogły się one narodzić, a zamiast nich utworzyły się owe nieprzeliczone liczby komet. Niby wielkie, sferyczne kryształy wody, silnie wewnątrz zapylone, skupiające się, postulował to kiedyś Oort, w jakimś gigantycznym obłoku na peryferiach układu słonecznego. Przykład tego systemu uczy, że życie, jeśli nie damy wiary nader słabo uzasadnionym hipotezom, może powstawać i rozwijać się na ciałach nieodbiegających wiele składem, budową i warunkami od ziemi. Nie jest to pewnik absolutny. Ale wszystko wskazuje, że gdzie indziej materia raczej nie ma szans na wzniesienie się na dostatecznie wysoki szczebel ewolucyjny. Dodatkowe, bardzo istotne ograniczenie narzuca czas. Proces rozwoju życia aż do powstania wyższych, bardziej złożonych organizmów nie jest w kosmicznej skali szybki. Mówi o tym historia Ziemi, gdzie od wytworzenia się pierwszych, najprymitywniejszych żywych ustrojów do pojawienia się istot inteligentnych musiały upłynąć aż 4 miliardy lat. Być może, nie zawsze musi to trwać tak długo, być może szczęśliwy traf odpowiedniego oddziaływania czynników kosmicznych i wewnątrzplanetarnych nastąpił u nas późno, lecz o jakimś radykalnym skróceniu terminowania życia na bardzo niskich szczeblach nie ma chyba mowy. Przyroda jest jak jakaś ogromna pracownia rzeźbiarska, w której proces kreacji wymaga wprost niezwykłego nakładu materiałów, w nadmiarze tworzywa powstają wciąż nowe formy, lecz długo, bardzo długo nie można wyjść poza stadium nieskomplikowanych ustrojów, ulepszając jedynie ich szczegóły, procesy i funkcje, aż wypracuje się rysy rozwojowe nieodzowne dla egzystencji wyższych organizmów. Na Ziemi układy wielokomórkowe pojawiły się dopiero 3,3 miliarda lat po pierwszym błysku życia. Gwałtowna jego ewolucja nastąpiła aż gdzieś 600 milionów lat temu. Wyszło ono na ląd zaledwie przed 400 milionami lat, kiedy organizmy fotosyntezujące zdołały wytworzyć dostateczną ilość tlenu. Także jego stężenie w atmosferze wzrosło do około 2% i mogła powstać bariera ozonosforyczna. Skutecznie odcinająca dopływ niebezpiecznego nadfioletowego promieniowania Słońca. Stąd też panuje dość powszechna zgoda co do tego, że bardziej złożone żywe ustroje, a tym bardziej istoty inteligentne mogły pojawić się na planetach gwiazd, które gwarantują dostatecznie długi okres ewolucji. Wypada tu zaznaczyć, że gwiazdy klasyfikujemy w zależności od ich temperatury i składu, uwzględniając potem inne ich cechy, takie jak jasność bezwzględna czy masa. Najgorętsze jeśli pominiemy dość osobliwe twory Wolfa Rajeta należą do klasy O, potem kolejno następują coraz chłodniejsze słońca zaliczane do kategorii B, A, F, G, K i M. Nasze słońce to gwiazda karłowata G2, w obrębie każdego typu istnieje jeszcze podział na podtypy od 0 do 9. Jest więc ciałem niezbyt rozgrzanym. Te, które należą do wczesnych klas, żyją i przekształcają się w przyspieszonym tempie. Natomiast przewidywany czas istnienia Słońca określa się na kilkanaście miliardów lat. Przy czym stabilny okres jego rozwoju, tak ważny dla ewolucji życia, wyniesie około 10 miliardów lat, a obecnie znajdujemy się gdzieś w jego połowie. Nic więc dziwnego, że ogólnie przyjmuje się, iż najwyżej uorganizowane twory żywe, a w szczególności istoty rozumne, mogły pojawić się na planetach gwiazd należących do klas od późnych F do co najwyżej wczesnych M, odznaczających się długim czasem utemperowanego żywota, niezasilną emisją nadfioletu i innych promieniowań krótkofalowych, umiarkowaną, lecz nie za niską temperaturą. Ponieważ, jak wiadomo, nie możemy na razie zaobserwować innych układów planetarnych, prowadzi się przemyślne doświadczenia w komputerach, dostarczając im nieodzownych informacji otrzymując symulowane obrazy rozmaitych możliwych systemów okągwiazdowych. Wyników tych eksperymentów nie możemy traktować jako na pewno i całkowicie prawdziwe. Umożliwiają one jednak wyrobienie sobie rozsądnego i do pewnego stopnia naukowo uzasadnionego poglądu na temat możliwych ilości planet obiegających jedno Słońce, ich wzajemnych odległości, ich wielkości, rozkładu mas, a także w jakiejś mierze ich rodzaju. Zgodnie z rezultatami takiej symulacji, planety wodorowo-helowe nie powinny pojawiać się nigdy bliżej gwiazdy centralnej układu niż w odległości prawie dwóch jednostek astronomicznych, nieco dalej niż położenie orbity Marsa względem Słońca. Inaczej jest z planetami Ziemi podobnymi, gdyż kierując się rozmaitymi, nie zawsze zresztą realistycznymi założeniami, stwierdza się w komputerze, iż mogą one występować w znacznym oddaleniu od ich gwiazdy macierzystej. Nas jednak to nie interesuje, gdyż zachowując także pewną rezerwę do znanych eksperymentów symulacyjnych Harta, trzeba uznać szczególnie korzystne położenie około słonecznej orbity Ziemi. Nawet intuicyjnie wyczuwa się realność groźby pełnego zlodowacenia globu w przypadku stosunkowo nie tak znacznego odsunięcia go od Słońca, a wystąpienia lawinowego zjawiska cieplarnianego, gdyby nastąpiło tylko niewielkie przybliżenie do gwiazdy. Przykłady Marsa i Wenus są bardzo pouczające, dlatego można się zgodzić z poglądem, że życie powinno się w pełni rozwijać albo na planecie ziemskiej, krążącej po orbicie równoważnej torowi Słonecznemu naszego globu, albo też na wielkim ziemiopodobnym księżycu obiegającym planetę wodorowo-helową, okrążającą gwiazdę centralną w odległości analogicznej do oddalenia Marsa od Słońca. Stosowanie znaku równoważności zamiast równości ma swe uzasadnienie. Jeśli gwiazda należy do klasy nie G2, lecz wcześniejszej, np. G0 czy tym bardziej F6, jest gorętsza i orbity planet rozwijających życie muszą być nieco bardziej odsunięte. W grę wchodzi dodatkowo wielkość centralnego Słońca lub Słońc. Generalnie jednak, rzecz biorąc, różnice faktycznie nie są wielkie i dlatego położenie orbity Ziemi i jej odległość od gwiazdy Układu należy uznać za dość typową. Mamy więc pełne prawo sądzić, że tylko świat niezbyt odmienny od naszego własnego gwarantuje rozwój życia w jego wyższych sferach, a nawet stwarza szansę dla pojawienia się istot inteligentnych. Jak taka planeta czy Wielki Księżyc globą Wodorowo-Helowego może wyglądać? Jak przedstawia się powierzchnia tego ciała? Jakie krajobrazy ujrzelibyśmy na niej, gdybyśmy się tam znaleźli? Bracia strugaccy w swoim małyszu, znanym w polskim przekładzie pod tytułem Koniec akcji Arka, piszą, cytat Słońce już zaszło, szybko zapadał zmierzch. Dziwnie tu jest zmierzch. Ciemnofioletowy, jak rozwodniony tusz. Księżyca nie ma, ale za to zorza polarna w dowolnych ilościach, i to jaka? Gigantyczny wodospad różnobarwnego blasku bezszelestnie rozwiewa się nad czarnym oceanem. Strumienie światła zwijają się, rozwijają, falują i drżą, jakby targane wiatrem, mienią się biało, zielono, różowo i nagle gasną w ciągu sekundy. I tylko przed oczami jeszcze przepływają niewyraźne, kolorowe plamy. Potem zorza znowu się rozpala i wtedy znikają gwiazdy, znika zmierzch. Wszystko wokół nabiera nienaturalnych, ale czystych barw. Mgła nad trzęsabiskiem robi się czerwonogranatowa, lodowiec z oddali błyszczy jak bryły bursztynu, a po plaży przebiegają zielonkawe cienie. Koniec cytatu. Bardziej dramatyczny opis obcej planety znajdujemy u Lema w jego Niezwyciężonym. Cytat. Poza strefą krętych, głębokim cieniem wypełnionych wąwozów, otwierała się pustynia z jej niekończącymi się szeregami wydm, pręgowanymi teraz czernio, gdyż słońce miało się właśnie ku zachodowi. W tym skośnym oświetleniu nadającym krajobrazowi wygląd szczególnie ponury z rzadka przepływały podsunącą niską maszyną niewielkie kratery, po brzegi wypełnione piaskiem. Niektóre widoczne były tylko dzięki centralnemu stożkowi od wieków wygasłego wulkanu. Teren zwolna się podnosił i stawał coraz bardziej urozmaicony. Spod fal piasku wyłaniały się wysokie grzędy skalne, tworząc system łańcuchów dziwacznie wyszczerbionych. Samotne maczugi skalne przypominały kadłuby skruchotanych kruchotanych statków lub olbrzymie figury. Zbocza znaczyły ostre linie źlebów, wypełnionych stożkami osypowymi. Wreszcie piaski zginęły na dobre, ustępując miejsca dzikiej krainie stromych skał i rumowisk. gdzie Gdzieniegdzie wiły się z dala podobne do rzek rowy tektonicznych pęknięć planetarnej skorupy. Krajobraz stawał się księżycowy. Skały, dotąd o barwie białawej, przechodziły w coraz ciemniejsze. Spiętrzone granie, uciekające z pola widzenia, miały odcień brunatny, z jadowitym, metalicznym połyskiem. Tu i ówdzie można było dostrzec plamy aksamitnej czerni, jakby tam, na nagim kamieniu, rosły gęste, lecz martwe zarośla. Koniec cytatu. Jakże kontrastuje z tym łagodny obraz lemowskiego Edenu. Cytat. Zalana słońcem równina biegła we wszystkie strony jednakowo, gładka, płowa, daleko wznosiły się smukłe, dostrzeżone poprzedniego dnia sylwetki, ale w mocnym świetle widać było, że nie są to drzewa. Niebo nad głowami niebieskie jak na Ziemi, u horyzontów nabierało wyraźnie zielonkawego odcienia. Nikłe pierzaste obłoczki sunęły prawie niedostrzegalnie na północ. Koniec cytatu. Trzy planety, trzy odmienne krajobrazy, a faktycznie wszystkie podobne do ziemskich, miejscami tylko nieco udziwnione, by sprawić wrażenie obcości. Jest naturalnie jakieś uzasadnienie takiego stanowiska, bo i my doszliśmy do przekonania, że obcy świat, interesujący nas pod kątem występowania wysoce rozwiniętego życia, ma być nie kopią w prawdzie, ale dość bliskim analogiem Ziemi. Nasze doświadczenie z własnej planety, z Marsa, Wenus, Merkurego i Księżyca, uczą, że oczywiście muszą występować pewne ogólne prawidłowości. Działalność tektoniczna i wulkaniczna, prowadząca do powstawania spękań, uskoków, wielkich rowów o długościach niekiedy i tysięcy kilometrów, gór i wulkanów, wylewów magmy, która staje się potem zastygłą lawą i do wysiewów tefry, znanej pod bardziej pospolitą nazwą popium wulkanicznego na przestrzeniach nawet milionów kilometrów kwadratowych. W przypadkach daleko posuniętego rozwoju skorupy planetarnej pojawia się tektonika płyt litosferycznych, i związana z nią wędrówka kontynentów, która w układzie słonecznym zachodzi tylko na Ziemi. Być może, oprócz odpowiednich rozmiarów ciała i jego składu, potrzebny jest jeszcze niezbyt mały księżyc, działający jako siła napędowa lub czynnik w pewien sposób porządkujący ruch plastycznego materiału płaszcza planetarnego. Na powierzchni globu zachowują się lepiej lub gorzej ślady bombardowań przez większe i mniejsze fragmenty materii kosmicznej, w postaci kraterów uderzeniowych i dużych niecek, które, jeśli skorupa była dostatecznie cienka, wypełniły się morzami magmy, potem zastygłymi. Fenomen ten jest szczególnie dobrze dostrzegalny na ciałach pozbawionych atmosfery. Tam, gdzie one są, występują zjawiska erozji. W suchych i stosunkowo rozrzedzonych otokach gazowych jest to erozja przez pył niesiony wiatrami. W gęstych i wilgotnych dużą rolę odgrywa również woda i rozpuszczone w niej kwaśne składniki, takie jak dwutlenek węgla. Jest to jednak tylko schemat, który natura wypełnia niezliczonym bogactwem form. Kto widział słynny krater meteorytowy Baringera w Arizonie, Riskessel w RFN, czy Astroblem wypełniony jeziorem Clearwater w Kanadzie, wie doskonale, że każdy z tych tworów wygląda inaczej, a jednocześnie różnią się one znacznie od kraterów uderzeniowych Merkurego, Wenus czy Marsa. Afrykański Wielki Rów jest czymś zupełnie odmiennym od Wielkiego Kanionu Colorado, a te różnią się od marsyjskich parowów Marineris Valles, i od ogromnego pęknięcia Dianachasma i Dalichasma na wschód od ogromnego cokołu wenusyjskiego, kontynentu Afrodite Terra. Pod obcym niebem powstały krajobrazy, które stanowić mogą pewną analogię znanych z naszego globu czy z innych planet ziemskich, ale nie są, bo nie mogą być identyczne. Tym bardziej dotyczy to ciał obiegających dalekie słońca, świecące jaśniej lub ciemniejsze, bardziej złote lub tylko pomarańczowe, a nawet czerwone. Niekiedy nie jedna, lecz dwie gwiazdy systemu przyświecają na niebie tych planet. Robert i Betty Harringtonowie dokonali interesującej próby przedstawienia sytuacji na hipotetycznej planecie krążącej w odległości jednej jednostki astronomicznej od gwiazdy A klasy G0. W układzie podwójnym ETA w konstelacji Casiopei. Drugim słońcem B jest czerwony karzeł M0. Okres wzajemnego obiegu obok gwiazd układu wynosi 480 lat a średnia ich odległość 70 jednostek astronomicznych, przy czym zbliżają się one do siebie na odległość co najmniej 35 takich jednostek, będąc wtedy oddaleni od siebie mniej więcej tak jak Pluton od Słońca. Słowego domniemanego ciała Ziemiopodobnego, podobnego, krążącego po orbicie całkowicie stabilnej, obdarzonego m.in. również odpowiednią atmosferą, Czerwony karzeł wyglądałby na niebie jak pomarańczowa gwiazda o średnicy nawet w okresie największego zbliżenia trzykrotnie mniejszej niż Jowisza widzianego z ziemi. Pomimo to blask jej byłby w zależności od wzajemnej odległości od 4 do 25 razy większy niż Księżyca w pełni. Dalej Karzeł prawie nie zmieniałby swego położenia na firmamencie, zwłaszcza w okresie największego oddalenia, przesuwając się w ciągu roku zaledwie o pięć pozornych średnic tarczy słonecznej. Jego silne światło powodowałoby zjawisko nie białych w tym przypadku, a pomarańczowych nocy. Przez część roku Karzeł byłby widoczny również za dnia. Owe rozświetlone noce nie mogłyby pozostać bez wpływu na rozwój życia, którego rytmy dobowe na Ziemi tak bardzo są uzależnione od cyklu naprzemiennych jasności dziennych i ciemności nocnych. Organizmy powstałe na planecie Eta A musiałyby się odpowiednio dostosować do szczególnych warunków bytowania. Doświadczenie uczy, że wyższe ostroje żywe nie potrafią się obejść, nie mogłyby istnieć bez zachowania rytmu czuwania i snu, tak silnie związanego z cyklem występowania światła i ciemności. Niezwykłe warunki planety Słońca A ukształtowałyby specyficzne formy życia, niewykluczone jakieś rośliny kwitnące tylko w świetle czerwonego karła, całe światy postaci uzależnionych od promieniowania jednej czy drugiej gwiazdy układu, jak wieloszczet eunice odrzucający tylną część ciała zwaną przez krajowców Palolo w przeddzień i w dzień ostatni kwadry księżyca na przełomie października i listopada. Może też występują tam inne, zupełnie nieprzewidywane przez naukę osobliwości, owe niezwykłe organizmy pojawiające się na kartach książek fantastyczno-naukowych, takich jak na przykład Eden Stanisława Lema. Cytat. Tak zwane drzewa miały grube, mocno błyszczące, jakby tłuszczem natarte pnie i wielowarstwowe korony, które pulsowały miarowo, raz ciemniejąc, i wtedy wypełniały się, a raz bladły, przepuszczały wówczas słoneczne światło tysiącem prześwitów. Zmianą tym towarzyszył powtarzający się o spale pągłos, jak gdyby ktoś z ustami przyciśniętymi do anastycznego materiału powtarzał szeptem FES-HA-S. Ha. Kiedy dobrze przyjrzeli się najbliższemu drzewu, dostrzegli wyrastające z jego pokrętnych gałązek długie jak banany pęcherze, nabiegłe granatowymi wypukłościami, które to nadymały się i wtedy ciemniały, to zapadały, jaśniąc i blednąc. To drzewo oddycha! mruknął zdziwiony inżynier. Wsłuchiwał się w nieustający odgłos, który, spływając z wysokości, wypełniał cały parów. Ale zauważcie, że każde w innym rytmie. Zawołał jakby uszczęśliwiony doktor. Im które mniejsze, tym szybciej oddycha. To są, to są, płuco drzewa. Koniec cytatu. Funkcja oddychania istnieje oczywiście u roślin ziemskich, lecz odbywa się ono w inny sposób niż u płazów, gadów, ptaków czy ssaków, bez użycia narządów analogicznych do płuc. W Edenie możemy jednak znaleźć również inne rośliny, obdarzone szczególnymi uzdolnieniami niektórych naszych zwierząt. Cytat. Między nimi a wzgórzami rozpościerała się wcięta pośrodku kotlina, przepołowiona dziwnie kolorową smogą. Znalazłszy się całkiem blisko, dostrzegli strumek o jasnym, piaszczystym dnie, przeświecającym spod wody. Oba jego brzegi mieniły się od barw, płynąca woda obramowana była pasem błękitnawej zieleni, a zewnątrz niego biegł pas bladego różu, a jeszcze dalej iskrzyły się jak srebro wiotkie rośliny, przetykane gęstą dziwnymi, dużymi jak ludzka głowa puszystymi kulami. Nad każdą wznosił się trójpłatowy kielich ogromnego kwiatu, białego jak śnieg. Zapatrzyli w tę niezwykłą tęczę, zwolnili kroku. Kiedy dochodzili do puszystych kul, naraz najbliższe białe kwiaty zadrgały i powoli uniósły się w powietrze. Wisiały chwilę drgającym statkiem nad ich głowami, wydając słabe brzęczenie, a potem zbiły się w górę, błysnęły w słońcu oślepiającą bielą rozwirowanych kielichów i odleciały, aby przysiąść w gąszczu jasnych kul po drugiej stronie strumienia. Koniec cytatu. Zaproponowane przez Lema rozwiązania mogą się wydawać dziwne, ale nie sposób zdecydowanie je negować. Można jednak mieć zastrzeżenia do pomysłu Roberta Heinleina w jego Bestii z Gwiazd. Cytat: Ta planeta jest niezłą imitacją dobrej starej tery, odetchnieniem po trzech poprzednich, ponieważ możemy dotknąć gruntu bez skafandrów, lecz ewolucja musiała tu zagrać w podwójne albo nic. Zamiast układu czterech kończyn, uważanego u nas za stylowy, praktycznie wszystko jest tu wyposażone w co najmniej osiem nóg. Myszy, które wyglądają jak stonogi, stworzenia przypominające króliki o sześciu krótkich kończynach i jednej parze olbrzymich skoków, wszelkie rodzaje aż do czegoś tak wielkiego, jak żyrafy. Złapałem małego faceta, jeśli można go tak nazwać. W istocie przyszedł do mnie i wdrapał się na moje łono. I tak mnie oczarował, że spróbuję zatrzymać go jako maskotkę. Koniec cytatu. Doświadczenie z ziemi uczą, że natura, choć rozrzutna w dziele tworzenia nowych gatunków, ogranicza rozwój do celowych rozwiązań. Cielęta o podwójnych głowach nie są zdolne do życia, a ukręgowców liczba czterech kończyn okazała się wystarczająca. Lecz nieznane zwierzęta można jeszcze bardziej udziwnić. Jak Darwin udał się na swoją brzemienną skutki wyprawę na statku Beagle, czyli psie gończym, tak bohaterowie powieści Van Vogta podróż kosmicznego psa gończego podjęli transgalaktyczną ekspedycję przyrodniczą. Natrafili też na takie osobliwości jak Curl. Oto początek historii. Kurl wędrował dalej, wciąż dalej. Czarna, bezksiężycowa, prawie bezgwiezdna noc uchodziła opieszale. Wyłaniały się wokół niego urwiste, czarne skały i czarna równina pozbawiona śladów życia. Blade, czerwone słońce wychynęło ponad groteskowy horyzont. Lecz wciąż nie można było dostrzec nikogo z rodziny Indów, których ślad tropił Król od prawie studni. W końcu zatrzymał się. A poznanie prawdy wstrząsnęło nim jak zimny prysznic. Jego potężne kończyny przednie zadrgały konwulsyjnie, podgięły się wszystkie ostre jak brzytwa pasury. Wyprężyły się grube macki wyrastające z jego ramion. Odwrócił wielką swą kocią głowę, podczas gdy włoskowate czunki stanowiące jego uszy drgały opętańczo, sprawdzając i przeszukując każdy wędrujący podmuch wiatru, każdą wibrację eteru. Koniec cytatu. Ciekawe, lecz na Ziemi żaden kręgowiec lądowy nie został obdarzony mackami występującymi u głowonogów a uszy w postaci człunków odbiegają swym kształtowaniem od narządu, który powinien skupiać i możliwie doskonale przewodzić dźwięki. Fantazja może być jednak nieukiełznana i powoływać do istnienia stwory materialne, a nieśmiertelne, niewrażliwe nawet na działanie tak niezwykłych czynników jak kosmiczne katastrofy. Próbkę rozpętania niczym nieograniczonej wyobraźni dał nam Van Vogt w dalszym ciągu swojej podróży kosmicznego psa gończego. Cytat. Iśtyl trwał w bezruchu w nocy bez końca. Powoli noc zsuwała się w wieczność, a przestrzeń była czarna ponad wszelkie wyobrażenie. Ponad nieskończonością ze wszystkich kierunków promieniowały zimne, nieokreślone plamy światła. Każda z nich, wiedział, była galaktyką spiralną płonących gwiazd, stłoczonych przez niewyobrażalnie wielką odległość w wiry świecącej mgły. Tam na zewnątrz było życie, rozkwitało na miliardach planet, nieustannie obiegających ich macierzyste słońca. Podobnie jak na nich, kiedyś wypełzło ono z pramu również na dawnym glorze, na długo zanim kosmiczna eksplozja zniszczyła jego własną, potężną rasę istot inteligentnych, a ciało Istla wyrzuciła daleko w międzygalaktycznej głębie. Żył i stanowiło to jego osobistą katastrofę. Po przeżyciu zagłady jego nieśmiertelne ciało, prawie nie do zranienia, ale stopniowo słabnące, Odżywiało się energią świetlną, przenikającą przestrzeń i czas. Jego mózg pulsował ciągle i stale tym samym starym, pradawnym obiegiem myśli. Koniec cytatu. Jest prawdą, że natura na Ziemi stworzyła najrozmaitsze dziwolągi, jeśli można je tak nazwać, biorąc pod uwagę standardowe kształty ryb, ptaków czy ssaków. Normą jest oczywiście nie sam wygląd, choćby najbardziej szokujący, lecz jego celowość. Prawo mimikry, dostosowania swego ciała, jego kształtów i barw do otoczenia celem ukrycia przed wrogami lub zwierzyną, na którą się poluje, to odpowiedź natury na wymagania gatunku, który chce przeżyć i rozwijać się. Nadzwyczaj wysmukłe patyczaki, podobne do gałązek krzewu, na którym się chowają. Drapieżne mądliszki naśladujące liście mają wygląd dziwaczny, niekiedy nawet koszmarny ale jak najbardziej potrzebne. Zaskakujące postacie zwierząt występują w morskich głębinach, jeszcze bardziej osobliwe pleniły się w minionych epokach geologicznych. Owa celowość natury nie jest wynikiem świadomego działania roślin i zwierząt w kierunku nadania takich czy innych kształtów. Najpierw, w wyniku mutacji, pojawiają się niecodzienne formy, które potem, jeśli okażą się korzystne dla gatunku i utrwalą na drodze doboru naturalnego, mogą istnieć i się rozwijać. Każde środowisko planetarne stwarza specyficzne warunki powstawania i ewolucji wyglądu organizmów żywych, ukształtowania ich ciału. Na życionośnych globach w układach obcych gwiazd z pewnością więc pojawiły się twory o postaciach nieznanych na Ziemi, wyłonionych dzięki odpowiednim uwarunkowaniom genetycznym i możliwościom rozprzestrzenienia ustroju w istniejących środowiskach. Można sobie wyobrazić występowanie cienkich warstw wodnych między płytowymi, uwarstwionymi formacjami skałowymi, sprzyjających powstawaniu organizmów spłaszczonych, poruszających się tak, jakby pęzały. Można pomyśleć o środowisku wodnym, silnie wysyconym gazami o znaczeniu biologicznym, gdzie nieustannie następuje dopływ ich pęcherzy. W takim otoczeniu ustroje żywe musiałyby wykorzystywać owe gazy, mieć duże powierzchnie ułatwiające ich przyspajanie i wymianę. Jednocześnie stworzenia te powinny potrafić skutecznie się poruszać we wzburzonym ośrodku, mieć zmysły przystosowane do odbierania sygnałów w takich warunkach. Na powierzchniach planet gorętszych słońc strumień nadfioletu jest większy, jak mamy prawo sądzić, niż na Ziemi. Organizmy, które się tam rozwijały, początkowo zapewne powstały, podobnie jak na naszym globie, w zbiornikach wodnych, chronione warstwą cieczy przed zabójczym czy wysoce szkodliwym wpływem promieniowania krótkofalowego. U niektórych mogły się wytworzyć mechanizmy ochronne w postaci osłon, pigmentacji czy systemów reakcji chemicznych, wiążących skutecznie wytwarzane przez nadfiolet silnie reaktywne twory, wolne rodniki i pozwalających tym samym na zachowanie normalnej, zdrowej przemiany materii. Takie organizmy zdolne były do wyjścia na ląd, nawet jeśli ilość tlenu w atmosferze była niedostateczna do wytworzenia bariery ozonosferycznej, odcinającej dopływ szkodliwego czynnika gwiazdowego. Lecz jeśli cała lub prawie cała powierzchnia planety zalana jest wodą, czy życie w takim środowisku może osiągnąć wyższy stopień rozwojowy? Czy też natrafia na niepokonalne bariery pomimo ogromnych zdolności przystosowawczych tak dobrze znanych z naszego własnego globu? Na Ziemi dwie trzecie jej powierzchni pokrywają wody. Pomimo to wyższe formy życia pojawiły się dopiero na lądzie, które nie jest czymś absolutnie stałym, choć na ogół stabilnym przez okresy długie w porównaniu z istnieniem całych pokoleń. Jednakże wody nie zanikają, cofnąwszy się po jakimś czasie zajmują znów miejsca, w których przedtem był ląd. Są więc środowiskiem, które nie traci ciągłości i zapewnia lepszą stabilizację warunków na bardzo długie okresy a jednak w wodzie nie pojawiły się myślące ośmiornice. Ssaki nie wzniosły ponad poziom wielorybów. Inne zaś, takie jak wspaniale przystosowane do ciekłego żywiołu foki, pozostały silnie związane z lądem. Powietrze, atmosfera to żywioł, w którym z wyjątkiem bardzo drobnych form na bardzo niskim szczeblu ewolucyjnym takich jak ustroje, nie zamieszkują stale organizmy żywe. Ptaki i owady do nich przecież środowisku należy, dużo przebywają na lądzie, tu odpoczywają, odżywiają się, nawet jeśli pokarm zdobywają w powietrzu, rozmnażają się. Żaden wyżej od ptaków uorganizowany stwór nie ma swego siedliska w atmosferze, a jeśli nawet ją opanował, Mam na myśli istotę inteligentną, człowieka. Uczynił to przy użyciu sztucznych urządzeń i przebywa tam tylko okresowo, podczas szybkiego przenoszenia się z miejsca na miejsce. Oba środowiska, wodne i atmosferyczne, nie dają szans naturalnemu rozwojowi w nich życia w postaci wyżej uorganizowanych ustrojów. Woda, żywioł stosunkowo gęsty, oporny, jedynie do niewielkiej głębokości rozświetlany promieniowaniem gwiazdy centralnej układu, ma tak znaczną lepkość, że wprawiona w ruch przez różnica temperatur, wiatry, siły pływowe, porywa za sobą największe, unoszące się w niej masy i zabiera w kierunku wyznaczonym przez warunki lokalne i ogólne. Uniezależnienie się od ruchu i stanu wody wymaga ewolucji ciała i jego narządów w kierunku przeciwnym rozwojowi intelektu, a musi być wspomagane przez wyrobienie odruchów, instynktów, szybkości reakcji. Jakże wspaniałymi pływakami są rekiny, a mają mózg mały i prymitywny. Spokojny żywioł jest w Głębinie, z dala od ośrodków aktywności wulkanicznej i tektonicznej dna morskiego. Jest to jednocześnie królestwo mroku i chłodu i stagnacji. Bez światła i ciepła Słońca systemowego życie musi zatrzymać się w zredukowanych formach, wegetujących w mole albo poruszających się w ciemnościach, ledwo niweczonych lokalnie własnymi źródłami luminescencji, jeśli przebywające tam organizmy zdołały takie źródła wytworzyć. To właśnie w głębinach zachowały się prymitywne latimerie, do niedawna uważane za wymarłe już 70 milionów lat temu, nie mając tam żadnych szans na dalszą. Ewolucje. W strefach ciepłych, dzięki położeniu geograficznemu, na słonecznieniu, wśród raf koralowych Morza Karaibskiego, chociażby, życie jest bogate, ale też nie może się wznieść na wyższe poziomy. Obfitość pożywienia, łagodne pomimo istnienia naturalnych wrogów, warunki bytowe nie sprzyjają ewolucji, która tu właśnie ma niewielkie i ograniczone bodźce naturalne. Bariery systemu wymiany gazów i środków lokomocji przede wszystkim uniemożliwiają zaś łączenie pobytu pod powierzchnią wody z aktywnością na lądzie. Ssaki morskie czerpią powietrze z nieodzobnym tlenem z rezerwuaru atmosferycznego, lecz jak wieloryby, nie są w ogóle zdolne do ruchu poza wodą lub jak foki, mogą poruszać się tylko blisko brzegu i nadal ociężale. Na nieodkrytych dotąd planetach obcych słońc dla rozwoju wyżej uorganizowanych ustrojów żywych, takich jak na Ziemi, pozostał tylko ląd. Jaki on jest? Jaki może być? Jakie warunki mogą na nim panować? W układzie słonecznym planety Ziemskie mają o rząd mniejsze rozmiary od Jowisza. Ziemia jest największym ciałem w swojej grupie, posiada też najbardziej rozwinięty układ ogólnoplanetarny, złożony nie tylko z globowego, atmosferycznego i magnetosferycznego, ale również z biosfery. Jej układ globowy zaś osiągnął najwyższe stadium ewolucyjne w postaci tektoniki płyt i związanej z nią wędrówki kontynentów. Doświadczenie symulacyjne w komputerach, które należy oczywiście traktować tylko jako wskazówkę, niepewnik, pokazują, że ciała ziemiopodobne mogą mieć bardzo różne rozmiary i masy. Rozrzut tych ostatnich zawarty jest w granicach od mniej więcej jednej tysięcznej do 5 mas Ziemi. Lecz jako planetę można traktować tylko taki glob, na którym rozwinął się przynajmniej jeden układ dynamiczny – globowy. Co więcej, interesują nas jedynie przypadki, kiedy układ ten zdołał osiągnąć prawdopodobnie nieodzowne dla rozwoju życia stadium tektoniki płyt, a to w Układzie Słonecznym zdarzyło się jedynie na Ziemi. Nie jest też wykluczone, że tak wysoki szczebel rozwojowy osiągnęłaby również Wenus, gdyby miała znacznie szybszy ruch obrotowy jak to kiedyś zresztą prawdopodobnie było, ale uległo wczesnej niwelacji. Na Marsie, o średnicy stanowiącej prawie połowę średnicy Ziemi, mającym przy tym masę aż dziesięciokrotnie mniejszą niż ona, tektonika płyt, jak wszystko na to zdaje się wskazywać, nigdy nie została zapoczątkowana. Można więc sądzić, że interesująca nas planeta, na której oczekujemy występowania życia, musi mieć rozmiary i masę co najmniej niewiele mniejszą niż nasza planeta. Nie popełnimy też chyba istotnego błędu, jeśli zgodzimy się na wyniki eksperymentów przy użyciu maszyn cyfrowych, zgodnie z którymi masa maksymalna planety ziemskiej mniej więcej pięciokrotnie tylko przewyższa wartością masę Ziemi. Zastanawiałem się w swojej pracy przedstawionej w roku 1980 na 31. Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Tokio, jakie ogólne warunki fizyczne musiałyby na takim dużym globie panować. Okazało się, że przy rozsądnie przyjętej ocenie gęstości średniej, bliskiej wartości ziemskiej, średnica owego ciała byłaby tylko dwukrotnie większa niż naszej własnej planety, a ciążenie, jego siła jedynie nieznacznie przewyższałaby panującą u nas. Mogłoby się wydawać, że nie będzie istotnych różnic między taką planetą a Ziemią. Trochę większy, trochę mniejszy glob jakie to ma znaczenie? Pomyślmy. Przy grawitacji nawet tylko o 1 czwartą części większej od Ziemskiej ruch mas wewnątrz ciała, obracającego się tak prędko jak Ziemia, musi być powolniejszy. Bardziej bezwładna, ciekła materia metaliczna zewnętrznej części jądra globu zdolna jest do podtrzymania jedynie słabszych prądów elektrycznych rodzących ogólnoplanetarne pola magnetyczne. Aby sytuacja była taka jak na Ziemi, obca planeta musiałaby wykonywać szybszy ruch obrotowy. Może też obecność dużego i dostatecznie bliskiego Księżyca byłaby w stanie wpływać dodatnio na prądy w jądrze, jeśli rzeczywiście taki masywny satelita może oddziaływać na to, co się dzieje we wnętrzu globu, jak to wciąż postulują niektórzy badacze. Gdy zaś prądy tam płynące mają mniejsze natężenie, zrodzone przez nie pole magnetyczne słabi oddziałuje z wiatrem gwiazdowym, owym strumieniem cząstek wyrzucanych nieustannie z ogromnej, gorącej korony Słońca Układu. Przy Ziemi to starcie pola planetarnego z agresją szybkich, naładowanych elektrycznie pocisków prowadzi do wytwarzania bariery, Magneto-hydrodynamicznej fali uderzeniowej, uniemożliwiającej skuteczne przenikanie napastników w głąb atmosfery. Cząstki wiatru słonecznego raczej opływają przeszkodę i wnikają do jej wnętrza przez olbrzymie leje biegunowe, po czym są zniewalane przez pole magnetyczne planety i zmuszane do okrążenia po liniach śrobowych, tworząc imponujące więcej promieniowania uwięzionego. Nie mogą więc wnikać głęboko w atmosferę. Oddziaływać na jej stan, a za jej pośrednictwem na życie. Pole magnetyczne Ziemi jest dla nas rzeczywiście źródłem opatrznościowej bariery ochronnej. Słabsze pole to jednocześnie mniej skuteczna ochrona, ale planeta odznacza się nieco większą siłą ciążenia niż Ziemia, ma więc trochę gęstszą atmosferę, lepiej pochłaniającą cząstki, które się przemknęły poprzez magnetohydrodynamiczną osłonę. Nie sposób być dokładnym, lecz można jakoś oszacować skutki stosunkowo nieznacznego wzrostu rozmiarów nieznanego świata i panującej tam grawitacji. Być może, choć nie jest to pewne, ruchy materii płaszcza, nawet gdy obraca się wokół osi tak szybko jak Ziemia, byłyby słabsze. Jeśli by tak było, to słabsze byłyby wstrząsy tektoniczne skorupy, słabsza aktywność wulkaniczna i mniej gazów z wnętrza przedostawałoby się do atmosfery. Może więc mniej wody byłoby na powierzchni planety, lądy zajmowałyby rozleglejsze przestrzenie niż na Ziemi, a skład skał odznaczałby się innymi proporcjami, zapewne jednak nie odbiegałby radykalnie od stanu spotykanego u nas. Osłabiona w tym przypadku dynamika układu globowego mogła jednak nie doprowadzić do rozwoju tektoniki płyt. A to, jak należy sądzić, byłoby dużym mankamentem, gdyż wędrówka kontynentów najprawdopodobniej odegrała istotną rolę w rozwoju życia i w przebiegu jego pięcia się na wyższe szczeble drabiny ewolucyjnej. A więc dodatkowe ograniczenia jeśli chcemy, by z martwej pierwotnie materii wyłoniło się życie, potrzebna jest gwiazda nie za gorąca, nie za chłodna, potrzebna jest planeta ziemiopodobna, krążąca w analogicznej odległości wokół swego Słońca jak Ziemia i zbliżona do niej rozmiarami co najwyżej niewiele mniejsza lub jedynie nieznacznie większa. Jeśli tylko nie zajdą jakieś katastrofalne wydarzenia, Wejście układu nie w porę w gęste i rozległe międzygwiazdowe obłoki gazowo-pyłowe, fatalne, potężne wybuchy blisko znajdujących się supernowych, spadek dużego ciała kosmicznego na powierzchnię globu w krytycznym okresie rozwoju materii, powinny z niej wychynąć żywe organizmy i wznosić się stopniowo ku coraz większej doskonałości. Te właśnie ograniczenia... Wymienione tylko przykładowo, jest ich przecież więcej, powodują, że pomimo postulowanej obfitości planet, należy oczekiwać pojawienia się życia tylko na niektórych z nich. Oczywiście życia wykorzystującego białko jako materiał strukturalny i funkcjonalny, a kwasy nukleinowe jako nośniki informacji genetycznej, nieodzownej dla kontynuacji istnienia w stale nowych pokoleniach, formach, na coraz to wyższych piętrach gmachu ewolucji. Oczywiście jest to obraz uproszczony, stworzony na podstawie znanych nam obecnie przesłanek. Z biegiem czasu, w miarę dopływu nowych wiadomości, ulegnie on różnym, nieoczekiwanym nawet modyfikacjom, ale taki już jest los wszelkich prognoz naukowych. Ewolucje życia na obcych globach, obiegającej dalekie słońca, kształtują takie same siły natury, choć niedokładnie w takich samych układach jak na Ziemi. Różnice nie jakieś radykalne zapewnie w promieniowaniu gwiazdy centralnej układu w okresie obiegu, w nachyleniu osi obrotu, w ciążeniu. Natężeniu pola magnetycznego i rozmiarach zjawisk przyrody, czynności wulkanicznej i tektonicznej, dynamice atmosfery, jej stanie elektrycznym, aktywności wód oraz naturalnych procesów chemicznych muszą odbijać się na wyglądzie, ruchliwości, wewnętrznej dynamice i stanie rozwoju żywych organizmów. Jeśli, jak postulujemy, podstawowymi ich składnikami są białka i kwasy nukleinowe, nie muszą one być identyczne z ziemskimi. Może tylko niektóre z stanowiących tworzywą ustrojów żywych z naszej planety są wykorzystywane w organizmach na obcych globach. Należy też wziąć pod uwagę, czy tamtejsze kwasy nukleinowe, tak jak nasze, muszą zawierać sekwencję czterech zasad azotowych, a nie na przykład trzech czy pięciu i to takich samych jak na Ziemi. Być może liczba trzy jest zbyt mała. Niewystarczająca do utrwalenia i zagwarantowania przekazu odpowiedniej informacji genetycznej. Sekwencje pięciu zasad natomiast mogą być trudne do uzyskania i zachowania w warunkach naturalnych. Przynajmniej na Ziemi, w jej środowisku to się nie udało. A może po prostu nie było potrzebne. Trzeba natomiast przyznać, że dzięki różnicom w naturalnym środowisku chemicznym, w koncentracjach i dostępności takich czy innych związków, w ich łatwości reagowania i przyswajania musiały wykształcić się odmienne drogi metaboliczne, inne zespoły enzymów zawierających być może odmienne metale niż na ziemi. Jeśli, co wydaje się całkiem naturalne, uniwersalnym rozpuszczalnikiem pozostała woda, należy się spodziewać, że jej obecność i występowanie w niej organizmów żywych doprowadziły do usunięcia w toku ewolucji większości dwutlenku węgla z atmosfery i związania go w skałach osadowych. Spowodowało to znaczne odkwaszenie i skuteczne zobojętnienie hydrosfery i płaszcza gazowego nad nią. Nie można natomiast wykluczyć obecności w atmosferze dodatkowych składników, zwłaszcza jeśli planeta odznacza się silną aktywnością wulkaniczną i tektoniczną, albo dużym natężeniem wyładowań elektrycznych, burz, występowaniem specyficznych wiatrów, innym rozkładem lądów i morz. Glob może być bardzo gorący, otulony w parny płaszcz gazowy, albo wychłodzony o rozrzedzonej atmosferze. Dodatkowe oddziaływania i komplikacje musi wywoływać stałą obecność lub okresowe zbliżanie się na stosunkowo małą odległość drugiego słońca układu podwójnego. Można też sobie wyobrazić światy oscylujące, w których panuje większa regularność procesów wielkoskalowych w ich układach dynamicznych. Dni i pory roku o odmiennej długości niż na Ziemi musiały spowodować wykształcenie innych rytmów biologicznych i wzajemnych sprzężeń jak u nas. Organizmy żywe, wiemy o tym dobrze z obserwacji i doświadczenia, są niezwykle plastyczne. Skoro tylko istnieją, starają się, dzięki sprzężeniu zwrotnemu, dostosować do zmieniających się i nowych warunków, a poprzez zmiany w aparacie genetycznym i dobór naturalny, dopasowują się do coraz to innych okoliczności. W końcu rozwijają się tam, gdzie istnienie wydawało się niemożliwe. Życie nie znajduje punktu zaczepienia tylko w warunkach zupełnie ekstremalnych. W egzosferze planetarnej graniczącej z przestrzenią kosmiczną, w głębi skał, w magmie. To życie, które znamy oparte na wykorzystaniu złożonych związków węgla. Pulsuje jednak na najniższym wprawdzie poziomie archebakterii w prawie wrzących źródłach kwaśnych i alkalicznych. A także tworzy maleńkie kolonie na zmaganych huraganowymi wiatrami lądowych pustyniach Antarktydy, gdzie kryje się tuż pod powierzchnią jasnych półprzeźroczystych skał. Eksperymenty wykazały, iż niektóre drobne ostroje, takie jak pałeczka okrężnicy czy Bacillus subtilis, przeżywają w suchej atmosferze dwutlenku węgla oddziaływanie temperatury plus 160 stopni Celsjusza przez pełne 24 godziny. Przystosowanie do skrajnych warunków następuje jednak tylko na niskim szczeblu rozwojowym. Ryba Barbus thermalis przebywa i rozmnaża się w gorących źródłach Ceylonu, mających ciepłotę już tylko 50 stopni. Inna, Boreogadus, występująca w północnych morzach polarnych, przeżywa spadek temperatury do minus 1,7 stopni Celsjusza. W miarę wspinania się po szczeblach drabiny ewolucyjnej odporność maleje, a organizmy bronią się przed zagładą, chronieniem w zacisznych jamach i snem zimowym, jak susły, czy letnim w przypadku ryb dwudycznych, australijskiego rogozęba i afrykańskiego prapłetwca, które w ten sposób przeżywają długotrwałą porę suszy zagrzebane w mule dennym zanikłej rzeki. Czy nie należałoby teraz zastanowić się nad bardzo zasadniczym i interesującym zagadnieniem występowania różnych podstawowych typów organizmów? Potocznie przyzwyczailiśmy się do dzielenia świata żywych ustrojów na rośliny i zwierzęta, przemyśliwując czasem nad tym, jak zaszeregować bakterie ale ponieważ nierzadko są one pasożytami, bylibyśmy skłonni zaliczać je do zwierząt. Rozległe obserwacje, eksperymenty, a ostatnio dociekliwe badania aparatu genetycznego skłaniają jednak do skomplikowania naszego prymitywnego obrazu. Co było na samym początku, nie wiemy. Można się jednak zgodzić z poglądem, że życie na Ziemi powstało owe prawie 4 miliardy lat temu, nie raz. I nie w jednym miejscu. Z nieznanych pierwocin wyłoniły się co najmniej trzy królestwa Archybakterii, bakterii właściwych, eobakterii oraz tzw. urbakterii, z których zaledwie gdzieś półtora miliarda lat temu powstały jądrowce, organizmy jednokomórkowe obdarzone wreszcie jądrem. Te znów, po upływie dopiero dalszych 700 milionów lat, zrodziły przodków trzech królestw grzybów, roślin i zwierząt. Czy tak musi być zawsze na każdej planecie, gdzie z martwej przedtem materii wyłania się i pleni życie? Archebakterie są obecnie na Ziemi tworami marginesowymi. Pozostałe organizmy jednak harmonijnie wypełniają cały układ biosferyczny, wzajemnie się uzupełniając. Bakterie usuwają z biosfery osobniki słabsze, mniej odporne, rozkładają substancje organiczne, przywracając prostsze ich składniki do ogólnego obiegu materii, dostarczają cennych materiałów, np. związków azotowych roślin. Rośliny są autotroficzne, samożywne, służą do swego rozwoju jedynie substancje nieorganiczne. Grzyby odżywiają się obcą materią organiczną. Czy to rozkładając szczątki głównie roślinne, czy pasożytując w żywych ustrojach, czy wegetując w symbiozie, na przykład z glonami, jako organizmy złożone, poroste. Zwierzęta to również heterotrofy. Ich pokarm stanowią grzyby, rośliny lub inne zwierzęta. Na obcych planetach ewolucja mogła przebiegać odmiennymi szlakami niż na Ziemi. Musiała jednak wieść do powstawania wpierw prostych organizmów jednokomórkowych, wzbogacając się stopniowo w podstawowe funkcje, a potem do ustrojów złożonych z większych ilości komórek. Nie wyobrażam sobie, by rozwój ten nie doprowadzał tam do pojawiania się najróżnorodniejszych osobników samu i cudzożywnych, Szczelnie wypełniających wszelkie dostępne miejsca, najróżnorodniejsze ich rodzaje, nazywane przez biologów niszami ekologicznymi. Tak więc wydaje się logiczne postulowanie występowania na obcych światach odpowiedników, nie kopii, bakterii, roślin, grzybów, zwierząt, niekoniecznie jednak wszystkich bez wyjątku królestw. Schemat ten może być dla jednych planet zbyt bogaty, dla innych za ubogi, lecz nie sposób tak na odległość bez rozpoznania faktów wyrokować. Dlaczego jednak upieramy się przy życiu opartym o związki węgla, wykorzystującym przede wszystkim białka i kwasy nukleinowe? Różni twórcy prozy fantastyczno-naukowej powoływali do istnienia organizmy zdolne do życia, na przykład w bardzo wysokich temperaturach, które zamiast połączeń węgla preferowały substancje o szkielecie z atomów krzemu. Pierwiastek ten występuje we wszechświecie dość pospolicie, ale jest go kilkakrotnie mniej niż węgla. Spójrzmy na ciemne ciała naszego układu, planety, ich księżyce, asteroidy zbadajmy obłoki materii gazowo półowej znajdujące się między nimi. Wszędzie krzem występuje sprzężony z tlenem a wiązanie to jest nader mocne i wymaga znacznej energii do jego rozerwania. O ile słabsze są połączenia atomów węgla z wodorem, tlenem, azotem, siarką, że wymienię te najważniejsze, a jednocześnie węgiel tworzy liczne i złożone struktury łańcuchowe i pierścieniowe, w skład których wchodzić mogą rozmaite pierwiastki. Stąd bogactwo związków tego kluczowego pierwiastka w przyrodzie. Połączenia węgla łatwo też na ogół wchodzą w reakcje, co tak ważne w organizmach żywych. Krzem jest chemicznie bezwładny, jego związek z węglem, karborunt, Otrzymuje się dopiero w piecu łukowym przy ogromnym nakładzie energii. Pospolita substancja krzemionka, czyli dwutlenek krzemu, znany w postaci zanieczyszczonej jako piasek, a czystej jako kwarc, Topi się bez rozkładu dopiero w temperaturze 1700 stopni Celsjusza. Ubóstwo połączeń krzemu w porównaniu z węglowymi jest uderzające. Próżno szukać złożonych układów analogicznych do kwasów nukleinowych. Układów zdolnych do przenoszenia przepisu na życie celem formowania następnych pokoleń. Tak więc organizmy krzemowe wypada włożyć między bajki. A pierwiastek ten tworzy przecież więcej połączeń niż inne, poza oczywiście węglem. Gdzie zresztą szukać siedlisk wysokotemperaturowego życia? Na rozpalonym w słońcu Merkurem temperatury nie przekraczają plus 430 stopni Celsjusza, a w takim nawet żarze pospolite związki krzemu są chemicznie bezwładne. Kiedy przeprowadzamy doświadczenia symulacyjne w komputerach, widzimy też, że żadna planeta nie pojawia się bliżej gwiazdy centralnej układu niż Merkury. Przypuśćmy nawet, że słońce to jest nieco gorętsze od naszego, że mamy do czynienia ze skrajnym przypadkiem klasy F5. Także wtedy temperatura na powierzchni najbliższej temu słońcu planety z pewnością będzie wyraźnie niższa od 1000 stopni. Lecz od czego fantazja twórcza? Jeśli nie na ciemnych globach systemów gwiazdowych, to spróbujmy poszukać tego życia w samych gwiazdach. Tak zrobił Arthur Clarke w swoim głośnym filmie i książce 2001 Odyseja Kosmiczna, gdzie twórcy cywilizacji galaktycznej, a przy tym i naszej własnej, przebywają w gwieście. Ale wtedy trzeba dysponować jakąś bajeczną potęgą, umożliwiającą oparcie się nieprawdopodobnie potężnemu żywiołowi termojądrowego piekła, albo w ogóle nie mieć ciała. Wszystko to wykracza zupełnie poza ramy zachowania się znanej nam materii i nie ma żadnej podstawy w naszych naukach przyrodniczych. Wypada też przerzucić się na przeciwny biegun, spróbować poszukać życia w chłodzie, w temperaturach znacznie niższych niż dobrze tolerowane przez organizmy na Ziemi. Nie tak dawno jeszcze temu planety olbrzymy Jowisz, Saturn były uważane za potencjalne niego kolebki. I panowało dość powszechne przekonanie, że są to światy bardzo nawet zimne. W takich warunkach woda nie mogłaby funkcjonować jako uniwersalny rozpuszczalnik gdyż występowałaby tam tylko w postaci lodu. Wiedziano jednak, że w atmosferach globów jowiszowych są obecne amoniak i metan i na nie zwrócono uwagę, próbując zastąpić nim wszechobecną na Ziemi wodę. W połowie lat 50. wybitny biolog brytyjski John Burdon Sanderson Haldane zastanawiał się nad możliwością rozwoju życia wykorzystującego nie nasz uniwersalny rozpuszczalnik, lecz ciekły amoniak a potem myśl tę podjął Axel Firsow. Okazało się, że występuje równoległość w wielu cech obu substancji. Dużo dopnienia i parowania, znaczna wartość ciepła właściwego, podobieństwo istotnych własności chemicznych. Amoniak jest wprawdzie gorszym izolatorem ciepłym i elektrycznym, a jego cząsteczki ulegają znacznie słabiej dysocjacji czyli rozpadowi na jony niż drobiny wody. Lecz pomimo to stanowi on skuteczniejszy rozpuszczalnik elektrolitów i wielu substancji organicznych. Można by tak snuć dalsze rozważania nad przebiegiem reakcji chemicznych w ciekłym amoniaku, nad analogiami między zachowaniem się tego związku i wody w różnych okolicznościach. Cały szkopą w tym, że amoniak pod ciśnieniem 1,1 MPa Czyli jednej atmosfery, staje się wprawdzie ciekły przy minus 33,4 stopnia Celsjusza, ale już w minus 78 stopniach ulega zestaleniu. Jeśli na Jowiszu miały panować temperatury bliskie minus 140 stopni Celsjusza, a na jego nieco mniejszym sąsiedzie nawet prawie minus 200 stopni, amoniak zupełnie nie nadawałby się na rozpuszczalnik. Co najwyżej metan. Lecz i z tym byłyby na Saturnie kłopoty. Tymczasem okazało się, że ciśnienie atmosferyczne na Jowiszu wynosi aż 100 megapaskali, czyli 1000 atmosfer, a na drugiej planecie olbrzymiej jest niewiele mniejsze. Wtedy zaś na ich zimnych powierzchniach zarówno metan, jak i amoniak mogłyby egzystować jedynie w zestalonej postaci. Na złego, co prawda nie tak dawno temu przekonano się, że domniemane lodowe planety są w istocie wyjątkowo gorące. I według wszelkiego prawdopodobieństwa nie mają stałych powierzchni pokryte wszechmorzami wodoru. Rozpalone i wzburzone światy, nawet w porównaniu z Merkurem, stanowiące prawdziwe piekło. Czy nie wypada zatem szukać owych amoniakalnych i metanowych Eldora życia w obcych systemach niestanych gwiazd? Mamy prawo sądzić, że nie na planetach Ziemi podobnych, gdzie obie substancje mogą występować tylko w stosunkowo drobnych ilościach i raczej nie w postaci cieczy. Środowisko zaś olbrzymów wodorowo-helowych nie daje szans życiu opartemu na związkach węgla. Gdziekolwiek ono istnieje, jest prawdopodobnie inną, ale jednak podobną wersją naszego, tak obficie pleniącego się na błękitnej planecie Słońca. Kosmiczni bracia. Leży przede mną na biurku coś w rodzaju monografii o sensacyjnym tytule Le Ekstraterrestre co w wolnym przekładzie oznacza kosmitów. Brazylijczyk z Porto Alegre, Jader Pereira, sekretarz Południowoamerykańskiego Stowarzyszenia Badawczego Niezidentyfikowanych Obiektów Latających, jest autorem tego szczególnego wydawnictwa opublikowanego w numerze drugim francuskiego periodyku Zjawiska Kosmiczne. Znajdujemy tam opis i rysunki tych, których podobno rozpoznano jako spodkonautów, Mali i duzi, niektórzy o wysokości zaledwie 70 cm, Inni pięciometrowi olbrzymi, wszyscy mają postać ludzką. Jest coś w nas, co pobudza do dopatrywania się podobieństwa innych istot do człowieka. Nawet bogowie Babilończyków, Hindusów, Greków, Rzymian, Azteków, Majów mieli nasze ciała. Ten antropomorfizm każe dostrzegać w kosmitach istoty przypominające nas wiernie. Niekiedy tylko dla odróżnienia, a może w podświadomym odruchu poczucia obcości, występują pewne deformacje w postaci zaostrzenia rysów, powiększenia czaszki, nadania twarzy diabolicznego wyglądu, pojawienia się pojedynczego oka tuż pod środkową częścią ciała. Nadarżatkie są zupełnie obce formy ciała spod konautów. Pozbawione np. kończyn na półprzeźroczyste lub świetliste, czasem podobne do dzwonów, do cylindrycznych robotów, do czarnych, bezgłowych nietoperzy. Szczególnym źródłem naszych wyobrażeń o kosmitach są nieprzeliczone powieści i opowiadania fantastyczno-naukowe. Caritas? Pisze Robert Heinlein w swoim Astronaucie Jonesie, zdawała się ofiarować wszystko, co obiecywała jej nazwa. Dni były wprost balsamiczne, noce cudownie magodne i piękniejsze i bardziej czarowne niż gdziekolwiek w okładzie Drogi Mlecznej. Gwieździe Planety, gwieździe, którą nazwano po prostu Słońcem, towarzyszyła niezwykle wielka liczba komet. Olbrzym o długim warkoczu rozciągał się od zenitu aż po zachodni horyzont. Drugi, który nie był wprawdzie równie wspaniały, niemniej jednak tak ogromny, że gdyby się ukazał nad Ziemią, zostałby uznany za zwiastun końca świata, zbliżał się od północy, podczas gdy dwa inne, lodowatym ogniem, zdobiły południowe niebo. Łącznie z kometami występował z konieczności nadmiar meteorów. Co wieczór pojawiały się deszcze gwiazd spadających. Każdy dzień kończył się tak jak dzień Unii Słonecznej, ogromnym fajerwerkiem. Nie stwierdzono na razie żadnych niebezpiecznych zwierząt. Niektórzy osiedleńcy donosili, że dostrzegli stworzenia podobne do centaurów, wielkości szetlandzkich pony, lecz sprawiały one wrażenie bojaźliwych, gdyż uciekały żywiołowo, kiedy czuły, że zostały zauważone. Główną formę życia stanowiły jednak torbacze o różnej wielkości i postaci. Nie było widać żadnych ptaków, ale za to pokazywały się zupełnie dotychczas nieznane latające formy życia. Organizmy podobne do medus o średnicy 1,20 do 1,5 m obdarzone nisko zawieszonymi nićmi i przypominające ożywione balony. Sprawiały wrażenie, że nad swymi napęczniałymi pęcherzami mają umiejętność kontroli przy użyciu mięśni, gdyż mogły wznosić się i opadać i potrafiły, nawet bez widocznej przyczyny, wykorzystując najsłabszy, przeciwny podmuch, wznosić się z powierzchni gruntu. Przy silniejszych prądach powietrznych opuszczały się na wierzchołki drzew lub żeglowały swobodnie niesione przez wiatry. Koniec cytatu. Właśnie owe rzekomo bojaźliwe centaury były istotami rozumnymi planety Caritas, a cała przyroda była im powolna, została przez nich zupełnie im podporządkowana. Cytat. Nie możemy to pozostać. Wiecie to dobrze sami. Nasz lekarz powiedział mi, że zjawisko, z którym się tu zatknęliśmy, nazywa się symbiotycznym zniewoleniem, czymś w rodzaju stosunku psa do człowieka, lecz znacznie silniejszym, niewątpliwie włączywszy w to cały świat zwierzęcy tej planety. My, ludzie, nie jesteśmy jednak przeznaczeni do życia w niewoli, niezależnie od tego, czy jest ono symbiotyczne, czy też innego rodzaju. Jest nas wszakże zbyt mało, by się oprzeć, dlatego musimy to miejsce opuścić. Koniec cytatu. Sam pomysł Heinleina jest interesującym chwytem autora powieści, która ma przemawiać do wyobraźni czytelnika. Można oczywiście fantazjować na temat wyglądu obcych istot inteligentnych, choć centaury, podobnie jak sfinksy, syreny czy minotaury, zostały już dawno temu wymyślone przez ludzi na Ziemi. Wiemy jednak, że ze względu chociażby na samą konieczność przystosowania kształtu i czynności organizmu do środowiska, do potrzeb tego organizmu i związanego z nimi trybu życia, stworzenia takie nigdy nie mogłyby istnieć. Twór o końskim ciele, z którego wyrastałby ludzki tors, musiałby mieć trzecią parę kończyn w postaci rąk. Byłby niestabilny ze względu na znaczne przesunięcie masy ku przodowi, a kształty niedostosowane do szybkiego ruchu stanowiłyby zasadniczą przeszkodę, która już w zaczątkach powstawania tego dziwolonga wyeliminowałaby go z procesu ewolucji. Organizm o rybim ciele żyć musiałby w wodzie, a doczepiono do niego w mitologiach i fantastycznych utworach literackich głowa ludzka z jej wlotami do aparatu oddechowego i przewodu pokarmowego nie nadaje się do tego. Jej oczy i uszy na nic zdałyby się w ciekłym żywiole. Próbowano więc pójść w przeciwnym kierunku, wtłaczając rozum w ciało całkowicie zwierzęca. Cytat. Lecz czy oni odkryli, czym są głębinowcy? Jak wyglądają? Phyllis chciała wiedzieć. Potrząsnął głową. O ile wiem, to nie. Wszystko, co powiedział Boker, to tylko to, że wydobywało się tam mnóstwo galaretowatej substancji, która szybko ulegała rozkładowi w świetle słonecznym. Bez kształtu. Brakowało ciśnienia, które by, jak pan widzi, umożliwiło skupienie. Dlatego też można tylko zgadywać, jak wygląda głębinowiec u siebie. Koniec cytatu. Spróbujmy wyjść naprzeciw Johnowi Wyndhamowi, który w swym The Kraken Wakes, Kraken, to legendarny potwór głębinowy, budzący się tu na utrapienie ludzkości, wykoncypawał nalot kosmitów na Ziemię. Istot zbliżonych swą konsystencją raczej do medus, czy może w jakiś sposób przypominających głowonogi i zdolnych do bytowania tylko pod ogromnym ciśnieniem w oceanicznej otchłani przy dnie wielkości rowów tektonicznych. Windam unika stawienia kropki nad i precyzowania swego fantastycznego pomysłu. Zróbmy to za niego i przyjrzyjmy się możliwościom tkwiącym w rozwiniętym organizmie zwierząt podwodnych, uważanych przez niejednego za szczególnie predysponowane na prekursorów nieludzkich istot rozumnych. Oto właśnie jedno z nich. Ośmiornica. Aktywność organizmu tego rodzaju stworzeń jest jednak upośledzona, ograniczona przez niedobór tlenu. Ich barwnik krwi, hemocjanina zawierająca miedź, transportuje tlen do tkanek ciała trzykrotnie mniej skutecznie niż nasza żelazista hemoglobina, pomimo że gęsta krew ośmiornicy jest silnie wysycona tym przenośnikiem i, dla podtrzymania wysokiego ciśnienia, tłoczona aż przez trzy serca. Dlatego też ośmiornica żyje przeważnie na poziomie sennego bezruchu, apatyczna, jakby bez energii. A jej serca nie biją żywiej nawet w czasie godów. Po każdym niewielkim nawet wysiłku długo wypoczywa. Swoje dwuletnie życie zaś spędza zaskakująco samotnie. Jej odczuwanie świata ogranicza się prawie wyłącznie do wrażeń wzrokowych i jest to widzenie czarno-białe jedynie. Pomimo, że samo zwierzę zdolne jest do przybierania najrozmaitszych barw, co się jednak wiąże głównie z maskowaniem. Dresowana ośmiornica umie odróżnić sześcian od kuli, lecz wąski pręt jest dla niej bardziej podobny do sześcianu niż kostka z zaokrąglonymi narożami. Nie potrafi też dostrzec żadnej różnicy między dwoma przedmiotami, których jedyną cechą odmienną jest ciężar. Nie umie postawić jednego kamienia na drugim, z wielką trudnością uczy się naciskania dźwigni, ma duże kłopoty z poruszaniem w labiryncie. Nie posiadając zupełnie wyczucia pozycji własnego, miękkiego przecież ciała, musi tym bardziej polegać na wzroku jako właściwie jedynym moście łączącym ją z otaczającą rzeczywistością. Świeżo oślepo ośmiornica siedzi więc bezwładna, zwinięta w kłębek i dopiero po tygodniu przenosi się na dno lub ścianę zbiornika, w którym się znajduje i rozciągnąwszy macki stara się wyczuwać otoczenie dotykiem. O nieprzydatności środowiska ciekłego, wodnego, do rozwoju wyżej uorganizowanych ustrojów była zresztą już mowa. Jak mają one sobie radzić w owym płynnym żywiole, dostarczającym tylko skąpych ilości gazowego tlenu? A tlen ten jest potrzebny, skoro godzimy się na ciała zbudowane ze związków węgla. Nie sposób tu przecież posługiwać się innym utleniaczem. Ba, w grę mógłby jedynie wchodzić zupełnie nieodpowiedni chlor czy fluor wielkie trucizny dla organizmów węglowych. Skąd przy tym wziąć taki chlor czy fluor? Musiałby on stanowić jeden z głównych składników atmosfery, a taki otok gazowy wokół planety ziemskiej nie może się wytworzyć. A zatem tlen tak jednocześnie i szczególnie potrzebny mózgowi istoty inteligentnej. Gdybyśmy ową istotę spróbowali zepchnąć pod wodę i kazali jej tam żyć, musielibyśmy przedtem wyposażyć ją w skrzela czy inne narządy wymiany gazowej, Odznaczająca się potworną wielkością, zakłócając nie tylko normalne proporcje budowy organizmów, ale czyniąc z takiej istoty inwalidę z natury, narażonego na szybkie wyeliminowanie z biosfery. Wracamy więc na ląd i dalej prowadzimy poszukiwania istot rozumnych. W sukurs przychodzi sam Stanisław Lem, próbując w swoim edanie innego rozwiązania. Cytat. Jakkolwiek brzmi to dziwnie, nie jestem w dalszym ciągu pewny, czy jest to jedno stworzenie, czy dwa. W każdym razie jest to zwierzę. Posiada dwa układy krwionośne, ale nie są całkowicie rozdzielone. To wielkie, nosiciel, poruszało się, jak sądzę, skokami lub krokami. To duża różnica, powiedział inżynier. I tak, i tak, wyjaśnił doktor. To, co wyglądało jak garb. Tam jest przewód trawienny. Na grzbiecie to nie był grzbiet. Kiedy je prąd poraził, upadło właśnie brzuchem do góry. Jak to chcesz powiedzieć, że to mniejsze, podobne do inżynier urwał nie kończąc. Do dziecka dopowiedział spokojnie doktor Tak, niejako jeździło wierzchem na tym nosicielu w każdym razie to jest możliwe. No, nie wiesz, poprawił się. Najczęściej, prawdopodobnie, siedział w środku tego większego kadłuba. On ma tam takie torbiaste gniazdo jedyna rzecz, do której mogę to porównać to kangurza torba ale podobieństwo jest bardzo małe i niefunkcjonalne. I przypuszczasz, że to stworzenie inteligentne no chyba powiedział fizyk. Na pewno musiały być inteligentne, skoro potrafiły otworzyć drzwi, zamknąć je za sobą, nie mówiąc już nawet o puszczeniu w ruch maszyn, powiedział doktor, który jakoś nie zdradzał ochoty wyjścia na powierzchnię. Sęk tylko w tym, że ono nie ma systemu nerwowego w naszym rozumieniu. Jak to? Skończył do niego cybernetyk. Głowa doktora uniosła brwi. Cóż robić? Tak jest. Są tam organy, których przeznaczenia ani się domyślam. Jest rdzeń, ale w czaszce, w tej małej czaszce, nie ma mózgu. To znaczy, jest tam coś, ale każdy anatom nazwałby mnie nieukiem, gdybym usiłował wmówić w niego, że to mózg. Jakieś gruczoły, ale jakby chłonne, a między płucami znów, bo ono ma płuc, odnalazłem coś najdziwniejszego w świecie. Coś, co mi się bardzo nie podobało. Koniec cytatu. Lemowskie symbionty to pomysł fantastyczny, ale niepozbawiony logiki. Nie znając dróg rozwojowych życia, nie sposób takiej koncepcji tak z miejsca zaprzeczyć. Formy z Edenu odznaczają się jednak zbyt małą sprawnością fizyczną, brakiem zręcznych, precyzyjnych organów wykonawczych, jakimi u człowieka stały się ręce z ich dłońmi i palcami. Poza tym, taka złożoność ustroju to dodatkowe utrudnienie. Na wysokim szczeblu rozwojowym, jak uczą doświadczenia ziemskie, partnerem bywa bardzo prymitywny współpracownik. Dajmy na to, pałeczka okrężnicy, dostarczająca nam witaminy B12. Spróbujmy jednak pofantazjować dalej. Cytat. Słońce zapadało za horyzont. Powierzchnia oceanu drżała. Pomykały po niej drobne, sine płomyki. Ogniste chmury bladły, i mrok zapadał coraz większy. Pojawiły się słabe, pierwsze gwiazdy. Młody kralosz, zmęczony całodziennymi zajęciami, wydostał się właśnie ze swego trzpionu, by zażyć wieczornego spaceru. Nie spieszył się nigdzie. Z rozkoszą wdychał powietrze, wonne kłęby rozpalonego amoniaku. Ktoś zbliżał się do niego, ledwo widoczny w rosnącej ciemności. Kralosz natęszył węch, lecz dopiero gdy tamten znalazł się tuż, młodzieniec rozpoznał swego przyjaciela. Jaki piękny wieczór, nieprawdaż? rzekł kralosz. Przyjaciel przestąpił z obojni na obojnie, wychylił się do połowy z ognia i rzekł. Istotnie, ładny. Salmiak obrodził w tym roku nadzwyczajnie, wiesz? A tak, zbiory zapowiadają się doskonale. Kralosz pokołysał się leniwie, odwrócił się na brzuch i wytrzeszczając wszystkie wzrocza, zapatrzył się w gwiazdy. — Wiesz, mój drogi, — rzekł po chwili, — ilekroć patrzę w nocne niebo, jak teraz, nie mogę się oprzeć przekonaniu, że tam daleko, daleko są inne światy, podobne do naszego, tak samo zamieszkane przez istoty rozumne. Kto tu mówi o rozumie? Rozległo się w pobliżu. Obaj młodzieńcy zwrócili się tyłem w tę stronę, aby rozpoznać przybysza. Zobaczyli sękatą, lecz krzepką jeszcze postać Flementa. Sędziwy uczony zbliżyły się do nich majestatycznymi ruchami, a przyszłe potomstwo, podobne do kiści gron winnych, zbierało już i wypuszczało pierwsze kiełki na jego rozłożystych barkach. Koniec cytatu. I rozgorzała dyskusja, tak zgrabnie zrelacjonowana przez Stanisława Lema w jego dziennikach gwiazdowych. Warto rzucić okiem na jeszcze jeden jej fragment, nader pouczający, dotyczy przecież wyglądu, wyposażenia obcych organizmów, a nawet ich kłopotów matrymonialnych. Cytat. Nogi. Rzeczywiście. Jak gdybym jeszcze 25 płomieni temu nie udowodnił matematycznie, że istota dwunożna ledwo by się postawił, natychmiast wywróciłaby się jak długa. Sporządziłem nawet odpowiedni model i wykres, ale cóż wy, leniuchy, możecie o tym wiedzieć? Jak wyglądają istoty rozumne z innych światów? Nie odpowiem wprost. Sam się zastanów. Naucz się myśleć. Najpierw muszą mieć organy do przyswajania amoniaku, nieprawdaż? Jaki narząd uczyni to lepiej od skrzypion? Czy nie muszą się poruszać w środowisku w miarę opornym, w miarę ciepłym jak nasze? Muszą, co? A widzisz, jakże czynić to inaczej niż obojniami? Podobnie będą się też kształtować narządy zmysłowe – wzrocze, łuspiny i kutrwie – nie tylko wszakże budową ciała muszą być podobne do nas, pięciorniaków, ale i ogólnym trybem życia. Wiadomo przecież, że pięciornia jest podstawową komórką naszego życia rodzinnego. Spróbuj w fantazji wymyślić coś innego wytężaj wyobraźnię jak chcesz, a ręcze ci, że poniesiesz klęskę. Tak, bo żeby założyć rodzinę, żeby dać życie potomstwu, muszą połączyć się dada, gagu, mama, fafa i hacha. Na nic wspólne sympatie, na nic plany i marzenia, jeśli zabraknie przedstawiciela choć jednej z tych pięciu płci. Sytuację taką niestety, zdarzającą się czasem w życiu, nazywamy dramatem czwórni, czyli nieszczęśliwą miłością. Koniec cytatu. Możemy pominąć sprawę ogniowego globu z atmosferą amoniakalną. Wiemy, że planety ziemiopodobne, podobne, najprawdopodobniej jedyne siedliska życia i istot rozumnych we wszechświecie, mają zupełnie inne środowisko naturalne, ale potraktował rzecz tylko jako pretekst do przeprowadzenia prowokującej dyskusji. Korzystając jednak z okazji, zatrzymajmy się na chwilę przy sprawie płci. Na Ziemi występuje dwupłciowość, która rozwinęła się już na najniższych szczeblach drabiny ewolucyjnej, stanowiąc znakomite rozwiązanie problemu konieczności wymiany elementów materii dla zwiększenia szans przetrwania i umożliwienia ewolucji. Ani w roślinach, ani w zwierzętach nie ma większej liczby płci niż dwie. Natura jest wprawdzie rozrzutna. Działa z zapasem i w obfitości, dzięki czemu możliwy jest wszechstronny rozwój i doskonalenie, ale jednocześnie cechuje się oszczędnością. Trzecie oko gadów funkcjonowało jako narząd postrzegania tak długo, jak było potrzebne do zachowania życia zapewne wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwem grożącym skóry. Zanikło jednak potem i nie ma go w wyżej uorganizowanych ustrojach, gdzie występuje jako narząd przekształcony w gruczoł do krewne, szyszynkę, pełniącą zupełnie odmienne funkcje. Typowe dla kręgowców jest występowanie czterech kończyn, i układ ten obserwuje się u ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Odziedziczył go również człowiek. Dwie są tylko płcie na ziemi. A ich rozdział odznacza się asymetrią. Zawsze osobniki męskie różnią się od żeńskich. Z zasady, jeśli pominiemy wyjątkowe sytuacje u pewnych owadów i pajęczaków, samce są stroną silną i bojową, samice płcią słabszą. U ssaków, z wyjątkiem najprymitywniejszych postaci, stekowców, takich jak dziobak czy kolczatka, samice pełnią odpowiedzialną rolę specyficznego inkubatora. Nosząc w swym wnętrzu płód, odżywiając go za pośrednictwem własnego krwiobiegu, stwarzając mu optymalne warunki rozwojowe, chroniąc go przed zewnętrznymi szkodliwymi wpływami i zagrożeniami. Asymetria ma odzwierciedlenie również w aparacie genetycznym, w garniturze chromosomów, dzięki czemu w potomstwie pojawiają się osobniki zarówno żeńskie, jak i męskie. Rozdzielenie płci spowodowało wytworzenie specyficznych mechanizmów ich przyciągania, mających za zadanie łączenie się w pewnych okresach celem wytworzenia potomstwa, a więc dla zachowania gatunku, dla dalszego rozwoju. Jest to pewna, daleka i niedoskonała analogia z rozdzielonymi ładunkami elektrycznymi czy przeciwnymi biegunami magnetycznymi. Ładunki te lub bieguny przyciągają się wzajemnie, a w wyniku takiego oddziaływania tworzą się specyficzne układy pola elektrycznego czy magnetycznego. Można sądzić, że jest to wynikiem specyficznej ekonomii przyrody. Większa liczba płci jest niecelowa. Trzecia płeć z natury rzeczy musiałaby osłabić oddziaływanie dwóch pozostałych na siebie, zmniejszyć pęd, który jest konieczny dla podtrzymania życia i jego rozwoju. Biorąc dodatkowo pod uwagę cały kształt ewolucji życia na Ziemi w całej jego skali przestrzennej, w morzach, na lądach i w powietrzu, na wszystkich szerokościach geograficznych, oraz czasowej, w ciągu 4 miliardów lat, w niezwykle różnorodnych i zmieniających się środowiskach, można spodziewać się, że dwupłciowość jest cechą fundamentalną żywej materii najlepszym rozwiązaniem, które powinno powtórzyć się wszędzie tam, gdzie we wszechświecie powstało i rozwinęło się życie. Warto może dodać, że skomplikowane cykle rozwojowe, lecz nie wielopłciowość, występują tylko u prymitywnych organizmów. Takich jak chociażby zarodziec, pierwotnik, wywołujący malarię. Powróćmy jednak do kosmitów, których najprzeróżniejsze kształty i obyczaje odzwierciedlają się w naszych wspomnieniach z lektorów, z filmów. Czasem są tak groteskowi, jak owo towarzystwo z galaktycznej gospody w wojnach gwiezdnych. Czasem koszmarni, jak w obcym, ósmym pasażerze Nostromo. Ten ostatni film pozostawił wszakże szczególne wspomnienia. Istota, która się tam wykluła z wnętrza astronauty, zaatakowanego przez embriona z dziwacznej planety, o zastalonej zimie podobnej skorupie, otulonej jednak wodorową atmosferą, była czymś, jakimś szczególnym, wyzwaniem rzuconym utartym pojęciom o wyglądzie stworzeń rozumnych, naszym poglądom i oczekiwaniom. Wielu widzów odczuwało to jako szok, zetknięcie się z czymś tak innym, że właśnie ta obcość stanowiła główny motyw wstrząsu. Czy ewolucja żyry materii nie mogła wyprowadzić do takich właśnie rozwiązań? Uzasadniamy uporczywie koncepcję rozwoju organizmów węglowych, a potem znów, jak w natrętnych marzeniach sennych, powracamy do wizji istot fantastycznych o ciałach zbudowanych z materii stosowanej w literaturze fantastyczno-naukowej, egzotycznych stopów metali, tworzyw zespolonych, wymyślnych, nieznanych nam dotąd kombinacji pierwiastków i ich związków. Roją się nam spotkania z kosmitami pozbawionymi ludzkich uczuć o chłodnej, czysto logicznej inteligencji, prącymi jak bezduszne maszyny, miażdżącymi wszystko, co przeszkadza w osiągnięciu im tylko wiadomych celów. Spadają na ziemię z wszechświatowej otchłani postacie odrażające, demoniczne, przypominające raczej potworne owady niż ośmiornice o wyolbrzymionych i zniekształconych rysach. Lecz wszystko, rozpatrywane nawet ze skrajnie materialistycznego punktu widzenia, nie znajduje logicznego uzasadnienia. Naturze obce jest dążenie do niszczenia, gdyż w przeciwnym razie sama dawno przestałaby istnieć. Zdarzają się przypadki gwałtownego rozrodu i poszukiwania pokarmu. Wznoszą się owe chmury szarańcze, które lecą na odległość nawet tysiąca kilometrów i dalej, spadają na łąki i pola, wyjadając zgłodniałe wszystko, co dość pła. Lecz nie są zdolne do zasiedlenia terenu ogłoconego z żywności. Tam kończy się ich żywot. Historia ludzkości nie zna takich przykładów. W wyniku najazdów mogły wyginąć niewielkie plemiona, ale nie narody. W ramionach Tygrysu i Eufratu żyli Sumerowie, potem panowali, zmieszawszy się z nimi, Akadowie, którzy zostali pobici przez Babilończyków, a ci z kolei przez Asyryjczyków. Za każdym razem znikła raczej niewielka część ludzkości pierwotnej, a jej masa ulegała wchłonięciu przez zdobywców. Potomkowie starożytnych Egipcjan, Persów, Greków, Rzymian żyją do dziś dnia. Wielka eksterminacja Żydów, realizowana z zaciekłością przez hitlerowskie rządy, pomimo swych niezwykłych rozmiarów, zakończyła się niebywałym fiaskiem, doprowadzając do odrodzenia Izraela, który jako państwo nie istniał już od prawie 1900 lat. Domniemany najazd zupełnie obcych nam gatunków kosmitów, niezdolnych ze względów genetycznych, fizjologicznych i somatycznych do zmieszania się z nami, stworzyłby tylko z pozoru odmienną sytuację. Opanowanie obcego, zupełnie środowiska przez istoty inteligentne wydaje się fizycznie możliwe. Przecież i ludzie wnikają w przestrzeń kosmiczną i stopniowo się w niej zadomowią. Lecz nawet dziś, kiedy dopiero zaczynają oni opanowywać środki o działaniu ogólnoplanetarnym, takie jak źródła energii jądrowej, zrozumieli, że nie można iść pod prąd rozwoju natury, niwecząc to, co ona stworzyła. Ochrona środowiska, walka o zachowanie i nawet owocny rozwój ginących obecnie gatunków roślinnych i zwierzęcych, podyktowane jest przede wszystkim zrozumieniem, że niszczenie przyrody i podów jej ewolucji to tworzenie próżni, która w końcu i w przyspieszonym tempie musiałaby wyssać nas samych, doprowadzić do zagłady i rozpylenia nas, naszego społeczeństwa, a z nim jego cywilizacji i kultury. Łuk można napinać jedynie do granicy wytrzymałości jego materiału, środowisko dostosowywać do pewnego tylko stopnia, a potem jego reakcja staje się jednoznaczna i nieodwracalna. Jacy są więc owi tajemniczy kosmiczni bracia? Może to nie indywidua, nie społeczeństwa w naszym rozumieniu, lecz jakieś istoty zbiorowe, coś na kształt wielojądrowych zespólni, choć porównanie to może być mylące, a z pewnością daleko mu do wiernego odzwierciedlenia nieznanej nam rzeczywistości. Próbował to unaucznić nam lem w swojej sonaris cytat. Przez odsłonięte okno dostrzegłem w pierwszym blasku czerwonego słońca, którego olbrzymie przedłużenie przecinało rzeką purpurowego ognia tafle oceanu, jak się martwa dotąd płaszczyzna niepostrzeżenie zamąca. Czern jej pobladła zrazu, nieby okryta cienką warstwą mgły, ale ta mgła miała nader materialną konsystencję. Gdzie niegdzie powstały w niej ośrodki niepokoju, aż nieokreślony ruch ogarnął cały widziany przestwór. Czerń znikła, osłonięta rozmywającymi ją jasnoróżowymi na wybrzuszeniach, a perłowo-brudnatnymi we wkęsłościach błonami. Barwy zrazu naprzemienne, modelujące tę dziwną zasłonę oceanu w długie rzędy zastygłych jak gdyby podczas kołysania fale, przemieszczały się i już cały ocean pokryty był grubo-bąblistą pianą, unoszącą się ogromnymi płachtami w górę zarówno pod samą stacją, jak i wokół niej. Ze wszystkich stron naraz wzbijały się w rude, puste niebo, błonko błonkoskrzydłe, pianoobłoki, rozpostarte poziomo, zupełnie niepodobne do chmur o zgrubiałych, baloniastą brzegach. Te, które poziomymi smogami przesłaniały niską tarczę słoneczną, były przez kontrast z jej pałaniem czarne jak węgiel, inne w pobliżu słońca, zależnie od kąta, pod którym trafiały je promienie wschodu, rudziały, zapalały się wiśniowo, amarantowo i proces ten trwał, jakby ocean łuszczył się krwistymi warstwicami, to ukazując pod nich swoją czarną powierzchnię, to osłaniając się nowym nalotem ze stalonych pian. Niektóre z tych tworów szybowały w górę zupełnie blisko, tuż za szybami, mijając je ledwo o metry, a raz jeden otarł się jedwabistą z wyglądu powierzchnią o szkło, podczas gdy te roje wzbiły się w przestwór jako pierwsze, ledwo widniały już w głębi nieba, jak rozproszone ptaki, i przejrzystym osadem rozpływały się w zenicie. Stacja znieruchomiała, zatrzymana, i trwała tak około trzech godzin, a widowisko nie ustawało. Na koniec, gdy słońce usunęło się pod horyzont, a ocean pod nami okrył mrok, tysiączne rojowiska smukłych sylwetek, zrumienione, wstępowały w niebo coraz wyżej i wyżej, płynąc nieskończonymi szeregami, jak na niewidzialnych strunach. Nieruchome, nieważkie, i to majestatyczne w niebo wstąpienie, jakby poszarpanych skrzydeł, trwało, aż objęła je zupełna ciemność. Koniec cytatu. Planeta, wraz z jej dziwnym, ciekłym żywiołem, jak pisze Lem, podlegała wnikliwym badaniom naukowym. Cytat. Przedmiotem sporu stał się ocean. Uznano go na podstawie analiz za twór organiczny. Uznawać go żywym, nikt jeszcze podówczas nie śmiał. Gdy jednak biologowie widzieli w nim twór prymitywny, coś w rodzaju gigantycznej zespólni, a więc jak gdyby jedną spotwarniałą w swym wzroście płynną komórkę, ale nazywali go formacją prebiologiczną, która cały glob otoczyła galerotowatym płaszczem o głębokości sięgającej miejscami kilku mil, to astronomowie i fizycy stwierdzili, że musi to być struktura nadzwyczaj wysoko zorganizowana, być może bijąca zawiłością budowy organizmy ziemskie, skoro potrafi w czynny sposób wpływać na kształtowanie orbity planetarnej. Żadnej bowiem innej przyczyny wyjaśniającej zachowanie się Solaris nie wykryto. Ponadto zaś planetofizycy wykryli związek pomiędzy pewnymi procesami plazmatycznego oceanu a mierzonym lokalnie potencjałem grawitacyjnym, który zmieniał się w zależności od oceanicznej przemiany materii. Tak więc fizycy, a nie biologowie, wysunęli paradoksalne sformułowanie maszyna plazmatyczna. Rozumiejąc przez to twór w naszym znaczeniu może i nieożywiony, ale zdolny do podejmowania celowych działań na skalę, dodajemy to od razu astronomiczną. Na przekór temu konserwatyzmowi wyrastały hipotezy głoszące, jak choćby jedna z lepiej opracowanych fity, że ocean jest wynikiem dialektycznego rozwoju. Oto od swej postaci pierwotnej, od praoceanu, roztworu leniwie reagujących ciał chemicznych, zdała pod naciskiem warunków, to znaczy zagrażających jego istnieniu zmian orbity, bez pośrednictwa wszystkich ziemskich szczebli rozwoju, więc omijając powstanie jedno i wielokomórkowców, ewolucję roślinną i zwierzęcą, bez narodzin systemu nerwowego, mózgu, przeskoczyć natychmiast w stadium oceanu homeostatycznego. Inaczej mówiąc, nie przystosował się jak organizmy ziemskie przez setki milionów lat do otoczenia, aby dopiero po tak olbrzymim czasie dać początek rasie rozumnej. Ale zapanował nad swym otoczeniem. Od razu. Koniec cytatu. Takie przeskoczenie szczebli rozwojowych graniczy z cudem i jest zapewne sprzeczne z normalnym tokiem ewolucji materii. Nie było jednak intencją autora pokazywania przede wszystkim możliwych dróg wspinania się jej ku szczytom doskonałości. Jak wiadomo, Lema interesują raczej reakcje ludzi na niecodzienne czynniki i środowiska zagrożenie naszej kultury i cywilizacji również od wewnątrz. Nam miało posłużyć jako przykład pewnej skrajności spojrzenia, która do absurdu została posunięta w samotnej planecie Leinstera. Cytat. Żywą istotę Alex odkryto, gdy statek opuścił się do lądowania z pomocą rakiet. Rakiety dotknęły powierzchni, a wówczas powstał zamęt. Uniosły się kłęby pary i jakby całe kawałce brunatnego gruntu. Pod statkiem rozwarła się niby szalejąca przepaść. Jak okiem sięgnąć, widać było rozwalowaną straszliwie powierzchnię, która zdawała się żywa. Statek ruszył naprzód. Dotknął twardego gruntu na skraju północnej czapy lodowej. Pozostał tam przez miesiąc, badając planetę. A raczej Alex, która powlekała całą powierzchnię planety z wyjątkiem okolic biegunów. Raport twierdził, że planetę pokrywa jedna, jedyna istota, która na pewno jest jedyną i na pewno żywą. Zwykłe różnice między życiem zwierzęcym i roślinnym nie dały się zastosować do Alix. Budowę miała komórkową, więc mogła zapewne dzielić się. Nie spostrzeżono jednak, by to czyniła. Poszczególne jej części nie były niezależnymi członkami kolonii jak u koralowych polipów. Stanowiły jedną istotę, która jednocześnie była niezmiernie prosta i ogromnie zróżnicowana. Rozpulchniała skały swej planety, jak to robią drobną stroje i jak plankton żywiła się mineralną zawartością skał. Posługiwała się światłem do fotosyntezy i tworzenia złożonych związków chemicznych jak rośliny. Zdolna była do ameboidalnych ruchów, tak jak niższe formy życia zwierzęcego, no i miała świadomość nieznanego zupełnie typu. Reagowała nie tylko na bodźce fizyczne, ale i na myśli. Wykonywała rozkazy, które ktoś tylko pomyślał. Koniec cytatu. Owa żywa istota Planeta Alex, dysponująca ponad ludzkimi uzdolnieniami, fizycznie i funkcjonalnie nie różniła się od organizmów ziemskich, w których z natury rzeczy jednak muszą występować przemiany, rozpad i odnowa. Nie są od nich wolne przecież i struktury nieorganiczne, nawet ich składniki na dolnych poziomach organizacji materii, drobiny, atomy, które same ulegają rozmaitym wpływom i przekształceniom. Rozpłaszczone ciało Alex, stanowiące zewnętrzną warstwę globu i narażone na przemożne oddziaływania planetarne i kosmiczne, musiałoby intensywnie się rozradzać, by kompensować nieuniknione ubytki i, prawdę mówiąc, nie miałoby szans przetrwania. Jaki układ cybernetyczny, czy raczej ponadcybernetyczny, spełniający funkcję hipermózgu, umożliwiałby istnienie i działanie Alex? Pytanie to i inne jeszcze stają się zupełnie bezprzedmiotowe, gdy sobie uświadomimy niemożliwość rozwoju takiego organizmu na powierzchni planety i opanowania przez niego całego ciała niebieskiego niby przez wszechmocnego Boga. Lecz przecież tak mało wiemy o materii, o tkwiących w niej możliwościach. Upieramy się przy organizmach utkanych ze związków węgla, jakby chcąc wszystko sprowadzić do poziomu przemian niskoenergetycznych, mających zachodzić jedynie w stosunkowo spokojnych warunkach globów i ziemi podobnych. Czy jednak nie do pomyślenia są istoty gorące, na których niebie płoną rozpalone, błękitno-białe słońce? Istoty o ciałach złożonych niespowszechnie nam znanej chłodnej materii, a dajmy na to z plazmy? Sięgnijmy znów do lema, tym razem do mniej znanego opowiadania prawda. Cytat. Tuż przed wybuchem jednolity, prawie dotąd sznur plazmatycznego płomienia, pozwężał się w jednokowych odstępach, jak szarpnięta struna, po czym, rozpadłszy się na szereg krągłych ziaren, przestał istnieć w całości. Każde z ziaren rosło i przeobrażało się. Granice tych kropelek atomowego żaru stały się płynne, wysunęły się z nich wypustki, z których powstała następna generacja kropelek. Potem wszystkie te kropelki zbiegły się ku środkowi i utworzyły przypłaszczoną kulę, która kurcząc się i rozdymając jakby oddychała, a równocześnie wysyłała na zwiady w otoczenie rodzaj ognistych na końcach tygocących macek. Po czym nastąpił tym razem już i na naszym filmie momentalny rozkład, zanik wszelkiej organizacji, i widać było tylko ulewę ognistych rozbryzgów biczujących pole widzenia, aż utonęło ono w kompletnym chaosie. Koniec cytatu. Plazma, owa na zewnątrz elektrycznie neutralna mieszanina dodatnio naładowanych fragmentów atomów oraz elektronów. Rzeczywiście ujawniła nam pewne zadziwiające własności. Jeszcze w latach 50. Winston Bostick wytworzył układy z plazmy zachowujące przez pewien bardzo krótki wprawdzie czas określony kształt, a to dzięki własnym polom magnetycznym powstającym wskutek uporządkowanego ruchu swojej materii. Być może są takie środowiska i warunki, w których plazmoidy odznaczałyby się większą trwałością, dłuższym żywotem, miałyby cechy jakichś organizmów, żywiłyby się energią promieniowania gorącej gwiazdy, a specyficzne pętle prądowe mogłyby pełnić rolę układów pamięciowych, analogicznie jak w nowoczesnych elektronicznych maszynach cyfrowych. Choć zaprzeczyć takiej koncepcji trudno, nie sposób sobie wyobrazić drogi rozwojowej materii, która prowadziłaby od prostych tworów tego rodzaju do wysoco skomplikowanych istot rozumnych. Pomysł godny uwiecznienia w niejednej powieści fantastyczno naukowej musi pozostać w sferze utopii, a my wracamy na planety Ziemiopodobne, gdzie drogi ewolucyjne z konieczności nie mogą zbytnio odbiegać od naszej własnej. Należy się jednak zastanowić nad tym, czy koniecznie nasi kosmiczni bracia muszą wyglądać tak, jak Robert Heinlein zaproponował w swojej czerwonej planecie. Cytat. Dziwna istota stojąca przed drzwiami kopułastego budynku w całości wprawdzie przypominała zwykłego człowieka, lecz żaden człowiek nie ma przecież takiej głowy. Na czaszce znajdowało się wypiętrzenie przypominające grzebień koguci. Oczy za wielkimi soczewkami wyglądały jak wybałszone, a dolna część twarzy ściągała się w rodzaj ryjka. Nieziemskość zjawiska podkreślał jeszcze układ czarno-żółtych tygrysich pasów pokrywających całą głowę. Koniec cytatu. Paul Anderson w swoim opowiadaniu o pomoc na dłoń nie był tak skrajny, choć nie ustrzegł się od pewnej niekonsekwencji. Jego istota nie z tej ziemi wykazuje w pełni cechy antropomorficzne, a jedynymi oznakami odróżniającymi od ludzi są szafirowe włosy i sześciopalczaste dłonie. Oznaki drugorzędne i, zwłaszcza jeśli chodzi o włosy, małą prawdopodobne, jeśli w ogóle możliwe. Cytat. Falka Faino stanowił uosobienie swego ludu. Humanoidalny sak, dwunogi, o bardzo męskiej twarzy, delikatnie rzeźbionych rysach, wysokich kościach policzkowych i ciemnych oczach. Szczupleńszy i niższy wzrostem od ziemian, ruchy miał zwinne, szybkie, bezszelestne. Długie, błyszczące, szafirowe włosy opadały na smukłe ramiona, odsłaniając czoło i tworząc miły dla oka kontrast na tle ciemnozłotej cery. Na sobie miał starożytny, uroczysty strój laniów z kundaloa, lśniącą, srebrzystą tunikę, szkarłatny płaszcz, pokryty niby rojem gwiazd, metalicznym, iskrzącym się haftem i miękkie, pozłociste skórznie. W wątłej dłoni, o sześciu palcach, trzymał bogato rzeźbiony znak swej godności, który służył mu jednocześnie za listy uwierzytelniające. Koniec cytatu. Trzeba oczywiście nie tylko dopuścić możliwość, ale uznać konieczność inności. Jest ona naturalna. Nigdzie we wszechświecie nie powtórzy się dokładnie sytuacja Ziemi w przestrzeni i czasie. Zbyt wiele jest czynników kształtujących rozwój światów planetarnych i warunków na nich panujących, by mogło nastąpić odtworzenie wiernej postaci, wszystkich ich funkcji, sekwencji strukturalnych i dynamicznych ożywionej materii. Jeśli możliwe jest życie na podstawie jedynie węgla, jego złożonych związków typu białek i kwasów nukleinowych, musi ono biec odmiennymi i nie tak bardzo równoległymi torami do tego, jakie powstało i istnieje obecnie na Ziemi. Jednak organizmy żywe. A więc również istoty inteligentne nie mogą rozwijać się tak sobie, dowolnie, a tym bardziej tak, by wyglądały infantylnie lub eksponowały swą odmienność w sposób koniecznie upiorny, surrealistyczny, baśniowy, jak owe niezwykłe postacie z komiksów, przemawiające sugestywnie do młodych umysłów. A nie mające żadnych związków z rzeczywistymi prawzorami. Chcąc pozostać na dostatecznie pewnym gruncie, musimy uwzględnić prawa natury, reguły rządzące materią, które obowiązują powierzchnię, i korzystać w ostrożny i rozsądny sposób z analogii. Na Ziemi, gdzie występuje dość znaczny rozrzut przestrzenny klimatów i innych warunków środowiska, a przebiegają zasadnicze ich fluktuacje w czasie, nie obserwujemy żadnych nieuzasadnionych dziwactw, lecz jedynie celowe dostosowanie do otaczającej przyrody. Nawet to, co nas może szokować, koszmarne formy i łodząca nawet grozę dynamika kałamarnicy czy nietoperza wampira, są wynikiem długotrwałego rozwoju, który nadał specyficzną postać i wykształcił określony zespół cech i ruchów, zapewniający możliwie doskonałe przeżycie w występujących warunkach bytu. To co wydaje się zbędną ozdobą czy nawet dziwactwem, okazuje się czymś szczególnie ważnym dla istnienia. Zdumiewający płytowy grzebień z tego zaura nie był wybrykiem natury, lecz ważnym elementem układu regulacji ciepła, pozbawione tej osobliwości zwierzę nie mogłoby egzystować. Istoty inteligentne na Ziemi różnią się barwą skóry. Od białej, poprzez żółtą, czerwonawą, brunatną aż do czarnej, uzależnioną od pigmentacji, od zawartości melaniny w zewnętrznej powłoce ciała. Mają odmienny wzrost, tuszy, rozmaity jest poziom ich cywilizacji i kultury. Są to jednak, nawet w ostatnim przypadku, cechy drugorzędne. Dziecko z najprymitywniejszego szczepu na naszej planecie, przeniesione w warunki nowoczesnego społeczeństwa, może wspiąć się na szczyt rozwoju intelektualnego. Ludzie brzydcy i ładni, źli i dobrzy występują na wszystkich szerokościach geograficznych, niezależnie od rasy, narodowości, wychowania, przekonań religijnych, estetycznych, politycznych. Jeśli pominiemy wszystkie te cechy, kiedy weźmiemy pod uwagę ogólny wygląd, ogólne wrażenie, wszyscy ludzie są tak podobni, a przecież poszczególne ich grupy, rasy rozwijały się z dala od siebie. 40 tysięcy lat temu przeszli Mongołowie przez przesmyk łączący ich kontynent macierzysty z Alaską. Wędrując, zasiedlili całą Amerykę. W ciągu niewielu dziesiątków tysiącleci stali się Indianami, zachowując pewne charakterystyczne cechy swych przodków, nabywając nowe, jakich przedtem nie mieli. I choć żyli w surowych warunkach północy czy ziemi ognistej na dalekim południu, w dolinach górskalistych i na rozległych preriach na wschód od nich, w tropikalnych puszczach Środkowej Ameryki, w tajemniczych dziewiczych lasach nad Amazonką, w rozrzedzonym powietrzu Altiplano nad pradawnym jeziorem Titicaca i po drugiej stronie Andów, w wysoko wzniesionych krainach Inków i wcześniejszych kultur, podstawowe funkcje organizmów, wygląd ludzi i znamiona człowiecze pozostały. Obok znanych nam cech, rozwiniętego mózgu, bardzo ruchliwego języka i krtani, o odpowiedni, chciałoby się powiedzieć, konstrukcji, dłoni o przeciwstawnym kciuku i zręcznych palcach, u istoty ludzkiej wykształciły się nogi, stanowiące jedyny w swoim rodzaju środek lokomocji. Dzięki swym kończynom człowiek potrafi poruszać się w terenie płaskim. Otwartym i zarośniętym, pływać w wodzie, skakać do niej za nawet wysokości i nurkować, wspinać się na drzewa i po nie tylko pionowych, ale także przewieszonych ścianach górskich. Takiej wszechstronności nie osiągną poza nim na Ziemi żaden żywy organizm. Jedynie fruwać człowiek nie potrafi. Ba, u mnie przecież, pokonując żywioł powietrzny przy użyciu wymyślnych środków, a więc i tu jest swobodny i radzi sobie coraz lepiej. Wytwarzając zaś wokół siebie sztucznie mikroklimat, czy raczej mikrośrodowisko, potrafi zanurzyć się w największe głębiny morskie, przebijać przez skalne mury, wnikać w zatrutą atmosferę, posuwać się do jądra krain smaganych huraganowymi wiatrami przy temperaturze wielu dziesiątków stopni poniżej zera, a od niedawna wznosić się nawet w pustkę kosmiczną i poruszać po tak obcej mu powierzchni księżyca. Jacy zatem są, powinni być kosmici, jeśli mają być istotami podobnymi do nas z krwi i kości? Tu pojawia się wątpliwość. Czy z krwi i kości? Czy nawet, jeśli ich organizmy wykorzystują jakieś tam białka i jakieś kwasy nukleinowe, muszą mieć analogiczną do naszych strukturę? Czy na Ziemi struktura ta została uwarunkowana głównie cechami środowiska planetarnego, kształtowanego przez wpływy wewnętrzne i oddziaływania kosmiczne, czy też może przede wszystkim była wynikiem materialnej konieczności działania praw wpisanych w materię i nieodłącznych od jej istnienia. I urządzenia budowane przez człowieka muszą mieć jakieś oparcie szkielet, konieczny nie tylko dla zachowania kształtu, ale nieodzowny również ze względu na funkcję. Żaden silnik elektryczny nie mógłby działać, gdyby jego uzwojenia nie były umocowane w określonym położeniu i ustalonych odległościach od siebie. Siła ciążenia, ruch aparatury, kontakty z otoczeniem wszystko to zmusza do związania konstrukcji z jakimś kośćcem. Szkielet zewnętrzny w postaci pancerza, taki jakim dysponują skorupiaki czy owady, nie stanowi najszczęśliwszego rozwiązania. Utrudnia on przede wszystkim docieranie bodźców ze świata zewnętrznego, nie mówiąc już o takich niedogodnościach, jak sztywność ciała, przeszkadzająca nie w bieganiu bo tę sztukę część owadów np. opanowała doskonale lecz w wykonywaniu wszechstronnych ruchów. Ciało ludzkie jest miękkie, a więc na pozór bezbronne, wydane na pastwę zdarzeń i obcej agresji. Jednakże właśnie to ciało wytworzyło zewnętrzną, elastyczną, nieustannie odnawiającą się powłokę, zdolną do szybkiej regeneracji ubytków, gojenia się. A sam człowiek, korzystając ze swego rozumu i doświadczenia, potrafi unikać sytuacji szkodliwych, niebezpiecznych i opancerzać się, kiedy zachodzi im potrzeba. Krew, jako substancja umożliwiająca skuteczne oddychanie tkanek ciała, rozprowadzająca potrzebne ustrojowi związki chemiczne, Odżywcze, bodźcowe, lecznicze, usuwająca z organizmu szkodliwe połączenia, jest znakomitym wynalazkiem natury. Transport cieczowy odznacza się wydatnie większą skutecznością niż gazowy. Służący do przenoszenia tlenu barwnik krwi, hemoglobina jest, jak wiemy, znacznie doskonalszy od takiej hemocjaniny występującej u mięczaków. Być może na planetach obcych układów okołogwiazdowych rolę krwi w organizmach tamtejszych istot rozumnych pełni inny płyn, a zamiast hemoglobiny znajduje się tam odmienna substancja. Rzecz godna zastanowienia. Na Ziemi czerwony barnik krwi i zielony barnik roślin, chlorofil, mają wprawdzie nieidentyczną, ale bardzo podobną pod względem budowy chemicznej grupę barwną. Wywodzącą się z porfiryny i zabierającą centralny atom metalu, we krwi wyższych zwierząt i człowieka jest to żelazo, w roślinach natomiast magnez. Podobieństwo budowy obu kluczowych połączeń wskazywałoby na jakieś wspólne pogodzenie i późniejsze wyodrębnianie się w przebiegu ewolucji. Lecz choć logika faktów zmusza nas do ustępstw, do znajdywania coraz to nowych cech wspólnych czy analogicznych u domniemanych kosmitów i ludzi, z pewnością rozpoznalibyśmy owe dalekie nam istoty na pierwszy rzut oka. Funkcjonalnie i pewnymi cechami drugorzędnymi mogłyby one być do nas bardzo nawet podobne. Można je sobie wyobrazić jako wyższe, niższe, bardziej krępe i silniejsze, to bardziej wiotkie i słabsze. O innych do pewnego stopnia karnacjach skóry czy zewnętrznej powłoki ciała, zupełnie gładkiej lub pokrytej odpowiednikiem włosów, albo czymś zupełnie odmiennym. Istoty te, ze względu na przykład na mniejszą grawitację panującą w ich macierzystym świecie, mogły rozwinąć zdolność do wykonywania skoków, poruszania się w sposób przypominający spacery ziemskich astronautów po powierzchni Księżyca. Choć niekoniecznie, gdyż przy słabszym ciążeniu natura nie musiała hojnie ich wyposażać. Wystarczyły odpowiedniki mięśni skromniejsze od naszych własnych. Odwrotna natomiast sytuacja występuje w przypadku mieszkańców planet o masie kilkakrotnie większej niż Ziemia. Tutaj potrzebne są silniejsze mięśnie lub coś w ich rodzaju. Choć, w razie osiągnięcia wyższego szczebla cywilizacyjnego, możliwe jest pewne ustecznienie naturalnych uzdolnień i zastąpienie ich przez sprawnie działające urządzenia sztuczne, jak u nas w przypadku różnych posiadaczy samochodów, którzy nie potrafią załatwić niczego, nawet w sąsiedztwie, bez skorzystania z wątpliwego tutaj dobrodziejstwa czterech kółek. Można by tak dyskutować o wielu elementach składowych i układach organizmu istoty inteligentnej. Zastanówmy się na przykład nad tak ważnym narządem jak płuca. Jeśli atmosfera zawiera tlen potrzebny organizmowi kosmity, a jego ciało wyposażone jest w odpowiednik krwi, co wydaje się logiczne, potrzebny jest organ, za pośrednictwem którego cenny gaz może przeniknąć do tego właśnie płynu ustrojowego. Płuca nie mogą wisieć na przykład na plecach jak układ życiodajny skafandra astronauty, lecz muszą mieścić się wewnątrz ciała. W gęstszej atmosferze rodzimej planety nie musiałyby być tak rozwinięte jak na Ziemi. Ale jeśli jest jednocześnie silniejsza grawitacja, to występuje większe zapotrzebowanie na tlen konieczny bardziej rozwiniętym odpowiednikom mięśni. Czy kosmita musi mieć głowę? Nieodzowny jest oczywiście odpowiednik mózgu, którego nie sposób umieścić na kończynach czy we wnętrzu ciała w pobliżu narządów pełniących funkcję przyswojenia pokarmów czy przekształcających płyny ustrojowe a więc wywołujących lokalne wstrząsy i inne zakłócenia. A jeśli tak, to ów mózg trzeba odsunąć od ciała, od kończyn, umieścić go w czymś, co jest u nas głową. Funkcja głowy wiąże się u ludzi jeszcze z podstawowymi narządami zmysłów wzrokiem, słuchem a to wymaga umieszczenia jej możliwie wysoko, na szczycie organizmu i nadania jej znacznej ruchliwości. Na Ziemi przyroda w przebiegu ewolucji zrealizowała najbardziej celowe rozwiązanie budowy ciała u doskonale uorganizowanych stworzeń, wyposażając je w głowę, tułów i kończyny, a u kręgowców ograniczyła liczbę tych kończyn do czterech. U istot inteligentnych dwie z nich służą wyłącznie do chodzenia, a pozostałe dwie do wykonywania najróżnorodniejszych manipulacji. Można dodać, że bezręczni potrafią rozwinąć zdolność do pisania, a nawet malowania nogami, ale jest to oczywiście tylko funkcja zastępcza. Zanim jednak spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zatem powinni wyglądać kosmici, zwróćmy jeszcze uwagę na narządy zmysłowe. Istota żywa, a tym bardziej rozumna, musi wymieniać z otoczeniem nie tylko substancje i energię, ale również informacje. Potrzebne to jest nie tylko ze względów praktycznych, dla osobistego bezpieczeństwa, umożliwienia poruszania się, zaspokajania potrzeb, wykonywania pracy. Niezaspokojony, znaczny głód informacyjny, zwłaszcza u człowieka, jest katastrofalny. Prowadzi do trwałych zaburzeń umysłowych. Najbogatszym źródłem wiadomości o otoczeniu o świecie jest promieniowanie elektromagnetyczne, które tym więcej może ich pomieścić, im ma większą częstotliwość drganie. W naszych warunkach i prawdopodobnie w warunkach innych planet ziemskich, jako optymalny nośnik informacji predestynowane są światło i bliska podczerwień. Te bowiem obficie wytwarzane są przez gwiazdy, łatwo przenikają przez atmosferę, a promieniowania krótkofalowe, takie jak nadfioletowe czy rentgenowskie, są silnie pochłaniane przez materię i szkodliwe dla organizmów zbudowanych ze związków węgla. Jeśli zaś światło i podczerwień mają być wykorzystane jako nośniki informacji o otaczającym świecie, potrzebne są ich odbiorniki w postaci oczu. Gdy natomiast ośrodek jest mało przeźroczysty, czy to wskutek zapylenia, czy występowania aerozoli, lub też oświetlenie słabe, bodaj się we znaki zachmurzenie, konfiguracja terenu, ogromnie rozwinięta wegetacja, analogiczna do roślinnej i przesłaniająca niebo, Rolę uzupełniającą czy nawet dominującą mogą spełniać odbiorniki sygnałów akustycznych. Coś w rodzaju uszu, choć niekoniecznie o podobnej budowie jak nasze. Nas natura wyposażyła w dwoje oczu, w dwoje uszu i ma to szczególne znaczenie. Para narządów odsuniętych od siebie na odpowiednią odległość umożliwia nie tylko przestrzenne widzenie, stereofoniczne słyszenie, a więc udoskonalenie jakości odbieranych sygnałów. Ułatwia to ogromnie prawidłową, dokładną ocenę odległości, a gdy jeden narząd ulegnie uszkodzeniu i osłabieniu lub zupełnemu wyłączeniu, pozostaje do dyspozycji drugi, tym bardziej teraz potrzebny, i natura częstokroć do pełnego stopnia rekompensuje stratę, powodując zdumiewające wyostrzenie postrzegania. Pojedyncze oko zaczyna widzieć plastycznie, ucho słyszeć dźwięki lepiej niż poprzednio. A gdy traci się w ogóle wzrok, w jakiejś mierze słuch stara się go zastąpić. Logiczne wydaje się, że kosmici powinni dysponować urządzeniami analogicznymi do oczu i uszu, również w podwojonej liczbie. Na pewno jednak środowisko, tryb życia, przyzwyczajenia i dążenia indywidualne i zespołowe musiały wpłynąć na rozwój tych narządów, ich kształt, wygląd, wrażliwość. Człowiek nie ma takiej umiejętności widzenia panoramicznego jak zwierzęta trawożerne o szeroko rozstawionych oczach, żyjące na sawannie, gdzie występuje częste zagrożenie ze strony drapieżników. Słyszy dzięki uszom uwrażliwionym na różne częstotliwości. Owady, których narządy zdolne są do odbioru znacznie szerszej gamy tych częstotliwości, rozróżniają je znacznie gorzej. Ale za to doskonale odczuwają zmiany amplitudy drganie. Często też u zwierząt występuje kilka różnych możliwości odbioru dźwięków. Szarańcza ma aż 7 różnych narządów służących do tego celu. U zwierząt ziemskich istnieją również zmysłowe organy inaczej rozwinięte lub nie mające nawet odpowiednika u ludzi. Owady widzą mniej wyraźnie od nas, lecz lepiej dostrzegają ruch. Potrafią określić płaszczyznę polaryzacji światła, mają doskonały węch. Dlatego też owady odznaczają się szczególną znajomością swego otoczenia, często znacznie lepszą niż my. Wiele ryb tropikalnych żyjących w mętnych wodach ma rozwinięte narządy elektryczne, wysyłające w sposób ciągły sygnały i wytwarzające słabe pole elektryczne. Przedmioty, które znajdą się w tym polu, zniekształcają je. A powstałe zakłócenia wykrywane są przez specjalne komórki na ciele ryb. Narządy elektryczne skutecznie zastępują nieużyteczny w tym przypadku wzrok. Nietoperze wykorzystują do orientowania się w przestrzeni nie wzrok, bez znaczenia przecież w ciemności, lecz sonolokacje. Wysyłają ultradźwięki o częstotliwościach od 30 do 100 kHz, które, odbijając się od przeszkody, informują na podobieństwo radaru o położeniu, pomagają jednocześnie w łowieniu owadów. Lecz u różnych ciem wytworzył się czynnik obronny. Wrażliwość na ultradźwięki powodująca natychmiastowe siadanie i nieruchomość ciała. Człowiek, podobnie jak wiele zwierząt ziemskich, ma, oprócz wzroku i słuchu, rozmaite różne inne zmysły, Chemiczny, w postaci powinienia i smaku, do rozpoznawania środowisk gazowych i ciekłych. Mechaniczny, jako dotyk i poczucie ciężaru, umożliwiający zaznajomienie się z przedmiotami i ciałami zestalonymi. Usytuowanie w polu grawitacyjnym określa istota ludzka, korzystając z narządów równowagi w uchu środkowym. Receptory temperatury umożliwiają jej poznanie ciepłoty otoczenia. Brak natomiast człowiekowi zmysłu ostrzegającego przed promieniowaniem jonizującym, choć są ludzie odczuwający dokładnie chwilę włączenia aparatury rentgenowskiej i jej działanie, ale to tylko dlatego, że na Ziemi nie ma naturalnych, znacznych jego źródeł. Gdyby takie promieniowanie występowało z większym natężeniem, z pewnością natura nie poskąpiłaby nam odpowiednich narządów. Być może niektórzy kosmici są wyposażeni w takie specyficzne organy. Niewykluczone też jest wykształcenie się u nich dodatkowych, nieznanych u nas narządów, a inne uzyskały wsparcie w postaci specyficznych przetworników, układów przynoszących, dyskryminujących i transformujących, osłon i zabezpieczeń, układów regenerujących. Laureat Nagrody Nobla Alexis Carroll, tak znany za swych hodowli tkanek poza organizmami w swojej głośnej przed ostatnią wojną książce Człowiek istota nieznana, Wysunął koncepcję istnienia obok zmysłów fizycznych innych jeszcze pełniących funkcje w świecie subtelniejszych dostań, zmysłu piękna, zmysłu religijnego. Jest to oczywiście sprawa spojrzenia na istotę inteligentną w ogóle. Trzeba się jednak zgodzić z tym, że byłoby błędem rozpatrywanie tej istoty tylko pod kątem widzenia ciała, jego struktury i funkcji fizycznych czy chemicznych. Każdy organizm, a szczególnie rozumny, musi być traktowany wszechstronnie, tym bardziej, że nawet współczesny stan nauki nie upoważnia do tłumaczenia jego działania i osiągnięć jako wyniku jedynie reakcji chemicznych i odzwierciedlenia znanych nam praw fizyki. Wielokrotnie już wydawało się nam, że osiągnęliśmy szczyty poznania, a tymczasem wypada nam pójść na lekcję skromności do Newtona. Tak więc, idąc na spotkanie z kosmitami, musimy oczekiwać istot o różnych cechach fizycznych i duchowych, wspólnych z naszymi, istot obdarzonych jednak niewykluczone dodatkowymi zmysłami, a także specyficznym intelektem. Możliwa, a nawet prawdopodobna jest analogia kształtów, występowanie odpowiedników głowy, rąk, nóg. Ale trudno zaprzeczyć również pojawieniu się modyfikacji wywołanych odmiennością środowiska, oddziaływań planetarnych i kosmicznych, dróg ewolucyjnych. Jest do pomyślenia, że obce istoty żyją na planecie znacznie uwodnionej, pokrytej licznymi morzami, jeziorami i rozlewiskami, podmokłej lub też przeciwnie, suchej, niekoniecznie jednak pustynniejącej. Musiałoby to wpłynąć istotnie na wygląd i zwyczaje owych rozumowców, przystosowanych do swego świata nie tylko od strony jego działywań ściśle materialnych, lecz również psychicznych, duchowych. Jak ogromne znaczenie ma dla nas pogoda, widok skłębionej zieleni, rozwalowanego morza, dzikich i ośnieżonych górskich grani, a nade wszystko niebo, w dzień błękitne czy lazurowe, nocą ugwieżdżone i uświetnione tarczą księżyca. Inne krajobrazy, inne horyzonty i nieba nie mogą pozostać bez wpływu na istoty rozumne, lecz jak przyjmowane są te widoki, jak kształtują mentalność, zainteresowania i umiejętności tamtejszych mieszkańców, różniących się od nas spojrzeniem na świat, jego odczuwaniem i przeżywaniem. Jest zapewne jeszcze jedna analogia z Ziemią. Doświadczenia nasze uczą, że choć proliferacja żywych organizmów jest szczególnie wielka w tropikach, owych ogromnie płodnych inkubatorach planetarnych nie te obszary decydują o wysokości poziomu rozwojowego. Inteligencja ujawnia się w warunkach utrudnionych. Oczywiście nie w jakichś skrajnie złych, kiedy istota rozumna jest zepchnięta do przebywania na peryferiach bytu prawie wyłącznie w jaskini, na małej, pustej wyspie, w klimacie nieustających deszczów i burz. Istota taka potrafi sobie wytworzyć pewien mikroklimat, ułatwiający jej egzystencję, ale tylko do pewnego stopnia. Inteligencja pobudzona do rozwoju wymaga jakiejś stabilizacji warunków, umiaru, zdale od obezładniającego klimatu tropików i usztywniającego chłodu okolic podbiegunowych. Człowiek, który stworzył cywilizację techniczną i specyficzne, wysoko wykształcone kultury, rozwinął się w korzystnych strefach klimatycznych, nie za gorących i nie za zimnych, zwłaszcza w umiarkowanej Europie. Dopiero teraz, gdy cywilizacja ta osiągnęła dostatecznie wysoki poziom, pozwalający na uniezależnienie od otaczającego środowiska, ludzie są w stanie swobodnie się rozwijać na większej części powierzchni Ziemi. Teraz inicjatywę będą mogły przejmować inne populacje, jeśli się okażą biologicznie prężniejsze i wytrzymalsze, a z ich ekspansją wiązać się będzie wielkie przemieszanie ras, narodów, kultur i powstanie owego zadziwiającego stopu tworzącego nowe społeczeństwo Ziemi. Być może nie jedna z pozaziemskich społeczności wejdzie na utopijną drogę niezwykłej współpracy z komputerami, jaką nas straszą pewni twórcy literatury fantastyczno-naukowej, a którą tak plastycznie unaucznił nam Stanisław Lem w swoich Astronautach. Cytat. Ich stosunek do maszyn nie jest dla nas jasny. Być może stanowiły one coś w rodzaju najwyższej władzy państwowej. W każdym razie to one opracowały dokładny plan zaatakowania Ziemi. One także tworzyły plany i walki i posyłały ich na śmierć. O co walczyli? Arseniew podniósł pęk drutów spoczywających na płycie, jakby go ważył w dłoni. To nie jest jasne, być może o prawo osiedlenia się na Ziemi. Było to społeczeństwo o wysokiej cywilizacji, rasa doskonałych konstruktorów i budowniczych, ożywiona wielkimi planami niszczenia i panowania. Takie społeczeństwo musiało prędzej czy później zwrócić się przeciw sobie samemu. Wojna, zanim skończyła się kataklizmem, trwała dziesiątki lat. Niektóre jej fazy są dla nas zupełnie niepojęte, niezależnie od wielkich wyrw czasowych, jakie zieją w kronikach podziemnego archiwum. Ukryci pod powierzchnią gruntu wymierzali sobie ciosy ładunkami zgęszczonej energii, zasypywali się chmurami jadowitych pyłów, Wywoływali sztuczne przesunięcia i tektoniczne obwały gruntu. Służyli w walce ilość energii, która mogła ich planetę przemienić w kwitnący ogród. Wśród mieszkańców planety wyodrębniała się grupa istot o wysokiej inteligencji. Zadaniem ich było tworzyć rozumujące maszyny i obsługiwać je. Istoty te przez pewien czas pozostawały pozornie neutralne, albowiem służyły obu stronom walczącym naraz. Między innymi dostarczały im planów zniszczenia. Ależ to absurd. A jednak tak było. W miarę jak wojna się przeciągała, poziom cywilizacji upadał. Był to proces nierównomierny. Wahania z okresowymi nawrotami świetności, spowodowane, jak się wydaje, czasowym zaciszem, po którym następowały walki coraz gwałtowniejsze. Potem jedna ze stron walczących zaczęła brać górę. Była już tak pewna zwycięstwa, że wysłała na ziemię pocisk, którego lot zakończył się katastrofą. Tu kroniki się urywają. Dalszego biegu wypadków możemy się tylko domyślać. Być może kataklizm nastąpił w czasie walki o opanowanie całego systemu energetycznego. Być może istoty, które go spowodowały, nie orientowały się dostatecznie w działaniu urządzeń. A może stało się inaczej? I kto wie, czy to nie jest najprawdopodobniejsze? Może zagrożeni klęską użyli środka ostatecznego. Koniec cytatu. Lecz Lem słusznie w tych samych astronautach zwraca uwagę na wyjątkową, najwyższą rolę nie maszyny, a człowieka. Czy mózg elektroniczny może wyeliminować potrzebę istnienia matematyka, fizyka, a maszyna do pisania poety czy powieść powieściopisarza? Maszyna jest tylko mniej czy bardziej doskonałym narzędziem, umożliwia techniczne opanowanie problemów, na których realizację nie starczy nam sił lub czasu. Cytat. Maszyna sama nie może nic, ona tylko niesłychanie powiększa nasze możliwości, otwierając nam drogę do problemów, których rozwiązanie prowadziłoby przez taką dżunglę matematyczną, że dawniej wymagałaby całego życia ludzkiego. Mimo to nie można powiedzieć, że jest mądrzejsza od człowieka. Prawda, że posiada więcej wiadomości niż każdy z nas, ale pamiętajcie, że na dobrą sprawę naszymi organami pamięci są nie tylko nasze mózgi, ale biblioteki, fotografie, zbiory, dokumenty. Maszyna nie jest więc mądrzejsza od człowieka, jest tylko szybsza. Mimo to ustępuje znacznie żywemu mózgowi. Dlaczego? Postaram się Wam wyjaśnić. Jeśli rozwiązanie dowolnie trudnego zadania jest w ogóle możliwe, można zbudować tak potężną maszynę do myślenia, że zdoła je rozwikłać. Ale główny niedostatek maszyny leży w tym, że potrafi ona rozwiązać tylko postawione zadanie. Bo samo postawienie zadania jest już na dobrą sprawę połową roboty, często nawet przeważną częścią, jak o tym uczy historia nauki. Zrozumieć zasadę wynalazku, powiedzmy maszyny parowej, jest bardzo łatwo. Trudno było ją tylko wynaleźć. Wziąć rurkę próżniową, induktor Romkorfa i powtórzyć doświadczenie Rentgena. Cóż za sztuka. Ale odkryć promienie X, szukać nowych zjawisk i odkrywać rządzące nimi prawa, w tym cały sekret geniuszu jednostek i postępu ludzkiego. Koniec cytatu. Maszyna nie potrafi, nie może myśleć twórczo. Zbyt częste i zbyt ścisłe przebywanie z nią, zwłaszcza gdy dotyczy to znacznej części społeczeństwa, może jednak niekorzystnie wpłynąć na rozwój intelektualny, na stosunek do otoczenia, do świata, do drugich istot rozumnych. Cywilizacja wspinać się będzie na szczyty, a kultura duchowa karleć. Nie jest więc wykluczone, że kiedyś dalecy nasi potomkowie, wędrując po galaktycznych bezdrożach, natkną się nie na przedstawicieli obcego społeczeństwa, lecz tylko na pozostałości po nim, może nawet podobne do ukazanych przez Lema w jego niezwyciężonym. Cytat: Zatrzymali się przy skomplikowanym obiekcie, utworzonym z kilku schodzących się centralnie ramion. Otwarła się, wyznaczona dwiema flarami, furtka w polu siłowym. Z bliska przeważało wrażenie chaosu. Fronton budowli utworzony był z trójkątnych brył, pokrytych drucianymi szczotkami. Od wnętrza owe płyty podtrzymywały systemy prętów grubych jak gałęzie, u powierzchni przedstawiały jaki taki porządek. Ale w głębi, gdzie starali się zajrzeć, świecąc silnymi reflektorami, las prętów rozdrzewiał się, rozchodził z grubych węzłów, znowu się skupiał, a wszystko razem podobne było do gigantycznej drucianki z milionowym mrowiskiem skłębionych kabli. Koniec cytatu. Może jednak sytuacja będzie odmienna. Pojawią się żywe znaki, wytworzone przez obcą cywilizację, których nie będziemy potrafili odczytać. Cytat. W pierwszej chwili pomyślałem, że to wir powietrzny. Nad spłowiałą, szczerbatą linią gór, na tle tęczowych płacht sterczało coś w rodzaju długiej, cienkiej szpicruty. Czarna, krzywa linia, niby rysa na ekranie. Ta szpicruta ledwie dostrzegalnie wibrowała, gięła się, chwilami jakoby osiadała i prostowała się znowu, a wtedy widać było, że nie jest gładka, że przypomina łodygę bambusa. Wznosiła się nad grzbietami gór, odległych co najmniej o 10 kilometrów, jakby ktoś wystawił nad skałami gigantyczne węcisko. I znajomy pejzaż na ekranie przypominał teraz dekoracje w teatrze lalkowym. Rozgrywało się widowisko sprzeczne z naturą, śmieszne zarazem, tak jakby nad górskim łańcuchem ukazała się niebywałych rozmiarów fizjonomia. W ogóle to było coś nie mieszczącego się w żadnych wyobrażeniach, coś poza wszelkimi pojęciami o proporcjach, coś nieprawdopodobnego. To oni? zapytałem szeptem. Koniec cytatu. Rzecz w tym, jak to właśnie usiłowanie przedstawić bracia strugaccy w swoim małyszu, że obce istoty rozumne mogą swym nie ciałem, ale poziomem rozwoju i zainteresowaniami odbiegać skrajnie od naszych. Cytat. Zrozumieliśmy, że zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza tubylców znajduje się na niebywale wysokim poziomie, sądząc z tego, w co udało im się przekształcić zwyczajne ziemskie niemowlę. I to wszystko, co wiemy. Dlaczego tubylcy uratowali i nadal wychowują małego? Dlaczego w ogóle zainteresowali się nim i czego od niego chcą? Skąd znają ludzi? I to należy sądzić, nieźle znają. Orientują się przecież w ich psychologii i socjologii. Dlaczego pomimo to tak kategorycznie odmawiają wszelkich kontaktów z człowiekiem? Jak pogodzić niewątpliwie wysoki poziom wiedzy z absolutnym brakiem śladów jakiejkolwiek rozumnej działalności? Czy obecny opłakany stan planety jest właśnie rezultatem tej działalności? A może ten stan opłakany tylko z naszego punktu widzenia? Koniec cytatu. Strugaccy usiłują wytłumaczyć ten stan rzeczy, lecz ze zrozumiałych powodów zatrzymują się w tym wyjaśnieniu w połowie drogi. Cytat: Wędrowcy uważali tę planetę za zagazaną. Nie umiem znaleźć innego wyjaśnienia. Pytanie: Dlaczego? W świetle tego, co wiemy, odpowiedź może być tylko jedna. Wiedzieli z własnego doświadczenia, że miejscowa cywilizacja jest niekomunikatywna. Więcej. Że jest zamknięta, więcej, że kontakt grozi tej cywilizacji poważnymi konsekwencjami. Koniec cytatu. Zbyt mało wiemy o obcych światach, a co do nieznanych nam kosmicznych braci, skazani jesteśmy tylko na bardzo ogólnikowe domysły. Obce cywilizacje i kultury? Spójrzmy na nasze własne, ziemskie, tak jak z luto ptaka, zauważmy, jak różnorodne się tu spotyka podejście do życia i jego znaczenia. Cywilizacja współczesna błękitnej planety układu słonecznego choruje na brak czasu, jest niecierpliwa, dynamiczna i przez to, nawet przy dużym zrozumieniu potrzeby organizacji i uporządkowania działań, chaotyczna i niekonsekwentna. Tworzy się coś wielkiego, a potem doraźne względy ekonomiczne, czynniki polityczne, nieraz wręcz irracjonalne, mody, ambicje ludzi u władzy czy bardzo wpływowych, słabości i lęki wywołane zapatrzeniem w blask materii i jej bałwochwalczym kultem, niepokonaną chęcią zaspokojenia głodu oczu i ciała powodują odwrócenie się od tego, co powinno być naszym onśnieniem i celem. Bywały w przeszłości szczytne i wiekopomne zadania, skupiające przez dziesiątki lat dążenia całych społeczności, takie jak budowa średniowiecznych katedr. Te pomniki gigantycznej pracy, myśli, poczucia piękna i harmonii, którym wielkości i nieprzemijającego znaczenia nie mogą odmówić wyznające jakiekolwiek przekonania, są niezależnie od normalnych ludzkich słabości twórców czymś więcej niż wysublimowanymi arcydziełami sztuki. Chodząc po mrocznym wnętrzu Notre Dame, pod sklepieniami katedry w Chartres czy hiszpańskim Burgos, wśród barwnych witraży medioleńskiego Il Duomo, nie sposób zaprzeczyć, że te jedyne w swoim rodzaju wykwity cywilizacji i kultury są jednocześnie genialnym odzwierciedleniem całego życia ówczesnego człowieka, jego najszczytniejszych marzeń i dążeń. Jest tam synteza tego, co najczystsze – co prześwietla głębie materii, nadając jej znajmiona nieśmiertelności. Inne przedsięwzięcia, takie jak nawet wyprawy krzyżowe, a tym bardziej konkwista Ameryki, utopione zostały w morzu ludzkich cierpień i wszechstronnego zła. Dopiero astronautyka, choć wyrastająca w początkowym, zwłaszcza okresie w niemałym stopniu z ambicji politycznych, Rywalizacji i utylitarnych dążeń jest tą dziedziną współczesnej cywilizacji, która stwarza nową szansę rozwoju człowieka. Są jednak odmienne spojrzenia na świat, jego sprawy, znaczenie życia i przyszłość. Jest zamknięcie się w sobie, kontemplacja własnego wnętrza, opanowania ciała, jego ruchów, całej istoty, zawieszenie w nieskończoności czasu, bez pragnień i bez spełnień. Jest oddanie się służbie bliźnich, tych najniżej stojących na drabinie społecznej, negacja siebie dla dobra drugich i spalanie się w ogniu absolutnie bezinteresownej miłości. Występują inne jeszcze postawy, równie dalekie od otaczającej nas przestrzeni i płonących w niej gwiazd. Jeśli na ich planetach mieszkają kosmici, Odznaczają się najprzeróżniejszymi myślami i dążeniami, jakie nam, którzy nie znamy tych naszych braci, nie tylko są, ale nawet po przeniknięciu naszym rozumem pozostałyby i obce do pojęcia, i nie do przyjęcia. Czy na zawsze? Mosty poprzez czas i przestrzeń. Jest taka urocza książka Lejmana Franka Baumana The Wizard of Oz, Czarnoksiężnik z Oz wbrew pozorom mogąca zainteresować nie tylko młodocianych czytelników. Jeśli ją wspominam, to ze względu na krainę Ozzy, z której nazwą związane jest imię księżniczki Ozma, występującej w jednym z dalszych tomów całej historii. Imię zostało wykorzystane w tytule pierwszego w świecie poszukiwania sygnałów radiowych domniemanych pozaziemskich cywilizacji, projektu Ozma. Autorem przedsięwzięcia był Frank Drake. Sprawa zaczęła się właściwie od artykułu Giuseppe Cocconiego i Filipa Morrisona Poszukiwania łączności międzygwiazdowej opublikowanego w roku 1959 w 184 tomie znanego angielskiego tygodnika naukowego Nature. Był to dopiero drugi rok ery kosmicznej, kiedy ledwo zaczęto badać księżyc, korzystając z próbników wysyłanych z Ziemi. Artykuł Kokoniego i Morrisona nieporównanie dalej wybiegał w czas i przestrzeń, sugerując, że do naszej planety dochodzą sygnały radiowe wysyłane przez obce cywilizacje. Drake, poruszony treścią niecodziennej publikacji naukowej, a także będąc pod wpływem swego profesora Otastrowego, ówczesnego dyrektora Narodowego Obserwatorium Radioastronomicznego w Greenbank w stanie Virginia, Łoczony ten jeszcze w latach 30. zwrócił uwagę na to, że powolny ruch obrotowy różnych gwiazd może być wynikiem występowania wokół nich planet. Opracował projekt OZMA. Po raz pierwszy człowiek próbował na słuchu cudzych emisji, poszukując ich w promieniowaniu dwóch gwiazd: Epsilon Eridanu i Tau Wieloryba, oddalonych od nas o mniej więcej 11 lat świetlnych. Osobliwe to zajęcie, takie usiłowanie przeniknięcia przez nieograniczoną przestrzeń i dowiedzenia się, czy oprócz nas jest jeszcze ktoś inny w tej przestrzeni, który, tak jak my, wytwarza sztuczne sygnały radiowe, więcej, usiłuje je wykorzystać do nawiązania kontaktu z drugimi cywilizacjami. Przez 150 godzin, oczywiście z nieodzownymi przerwami, starał się Drake wyłowić nieznane, sztuczne emisje stła kosmicznych szumów, bez powodzenia. W 7 lat później Anthony Jewish i jego studentka Jocelyn Bell odebrali regularne sygnały radiowe ze źródeł, które nazwali żartobliwie LGM, Little Green Men, czyli zielonymi ludzikami. Sygnały impulsowały, jakby sterowane przez nadzwyczaj precyzyjny zegar, a przecież, podobnie jak kryształy, były wytworem natury. Stanowiły osobliwą emisję gwiazd neutronowych, pozostałości po wybuchach supernowych. Nasze nadzieje pozostały niespełnione, nasze nieśmieją wprawdzie i nadal ograniczone poszukiwania bez odpowiedzi. Jednakże na zdrowy rozum wydawało się nie do pojęcia, by gdzieś w głębi kosmicznego bezdennego przestworu nie było innych ziem, innych ludzi, niektórych na znacznie wyższym niż nasz poziomie cywilizacyjnym, próbujących powiadomić nas o swym istnieniu, poszukujących kontaktu. Może my tylko okazywaliśmy się nieporadni, nie potrafiąc odkryć czegoś dla innych, doskonale rozwiniętych, zupełnie oczywistego. Powiedział kiedyś jeden z wybitniejszych planetologów współczesnych, Carl Sagan, cytat, Możemy być w bardzo podobnej sytuacji jak mieszkańcy izolowanej doliny w Nowej Gwinei, którzy komunikują się z mieszkańcami sąsiedniej doliny za pomocą bębrów i gońców, lecz nie mają pojęcia, że wokół nich, ponad nimi i przez nich przebiega ogromny międzynarodowy przekaz informacji. Koniec cytatu. Warunki fizyczne nakładają jednak ograniczenia na możliwość odbioru obcych sygnałów. Fale radiowe wysłane przez cywilizacje kosmiczne i niosące wiadomości dla innych muszą mieć z pewnością długość mniejszą niż 300 metrów, gdyż taki warunek nakłada powszechną obecność materii międzygwiazdowej w przestrzeni. W istocie konieczne jest znaczne jeszcze skrócenie tego parametru. Fale dłuższe niż 10 do 15 metrów nie są zdolne do przenikania przez jonosfery planetarne. Nie mogą też być za krótkie. Fale o długości np. 1,35 cm, co odpowiada częstotliwości 22 i 235 10 000 GHz, są pochłaniane przez drobiny wody. Szczególnie dogodna dla transmisji na niebywałe odległości w kosmosie wydaje się linia wysyłana przez cząsteczki wodoru o długości 21 cm, co odpowiada częstotliwości 1,4204 GHz. Nazwano ją popularnie linią Radio 1. Inna, zwracająca uwagę częstotliwość, 1,660 tysięcznych GHz pochodzi od rodnika wodorotlenowego. Ponieważ wodór i rodnik wodorotlenowy tworzą razem drobinę wody, przedział częstotliwości zawarty między oboma liniami uzyska mianą dziury wodnej i cieszy się szczególnym zainteresowaniem poszukujących sygnałów obcych cywilizacji. Japończycy Morimoto, Hirabayashi i Yogoku niedawno temu znaleźli konkurenta w postaci promieniowania radiowego cząsteczki antychydum mrówkowego znanego pod bardziej żargonową etykietką forma antychydu. W okolicy jego linii radiowej 4,82966 GHz znajdują się otaczającego skrzydła 4,260 i 4,980 GHz, stanowiące trzecie harmoniczne wspomnianych dwóch częstotliwości ograniczających dziurę wodną. Ten specyficzny układ linii, nazwany oknem formaldehydowym, został w roku 1981 na kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Rzymie zaproponowany przez. Z Anglika Lautona do nasłuchu oczekiwanych przez nas transgalaktycznych transmisji Randia kosmitów. Korzystając z naszych niby wspaniałych, a faktycznie ubogich środków, można by na tych częstotliwościach uchwycić audycję ze znacznie dalszych obszarów niż śledząc sygnały z zakresu dziury wodnej. Są to jednak już subtelności techniczne, Faktem jest, że dotychczas stosując nasłuch na różnych długościach fali nie mogliśmy się pochwalić żadnym sukcesem. W latach 70. nasłuch prowadzono w rozmaitych ośrodkach amerykańskich, kanadyjskich i radzieckich. Brali w tym udział wybitni uczeni, tacy jak Kardaszew czy Sagan. Próbowano nastroić się na rozmaite częstotliwości. Wprowadzano poprawki, na przykład na ruch obiegowy gwiazd wokół środka galaktyki. Na próżno. Palmer z Uniwersytetu w Chicago i Zuckerman z Uniwersytetu Marylandu, stosując wielki radioteleskop w Greenbank o średnicy ponad 90 metrów, zbierali informacje radiowe w tempie aż 10 milionów razy szybszym niż Frank Drake w projekcie Ozma i też nie uzyskanie sukcesu. Z pewnym małym wyjątkiem, prawdopodobnie jednak bez znaczenia. W przypadku 10 z 659 przebotanych gwiazd zauważyli błyski promieniowania. Dalsze, dokładne badania wykazały, że niektóre z nich z pewnością pochodziły od samolotów. Pozostałe się nie powtórzyły i to przemawia przeciw hipotezie świadomej emisji. Wisznia spróbował zaatakować problem z innej strony, sugerując, iż niestane nam istoty mogą posługiwać się nie falami radiowymi, lecz spójnym promieniowaniem laserowym, które rozchodzi się w bardzo wąskim stożku i dlatego nie ulega większemu osłabieniu z odległością. Na satelicie astronomicznym OAO-3 Copernicus znajdował się teleskop nadwioletu, który skierowano w okresie 1971-1975 na wspomniane już gwiazdy Epsilon Erydanu i Tau Wieloryba, a także Epsilon Indianina. Czy trzeba dodać, że i ta próba spaliła na panewce? A może kosmici stosują jeszcze inne, bardziej doskonałe środki łączności, o których pisał już Stanisław Flem w swoim głosie pana, a od strony naukowej zagadnienie naświetlił Mieczysław Subotowicz. Chodzi o wiązki cząstek, które prawie bez strat przechodzą także przez całą grubość Ziemi, neutrin, tak słabo reagujących z materią. Lecz ten środek wymaga tak udoskonalonej techniki odbioru i wykrywania sygnałów, że na razie tylko marzyć o niej możemy. Dlatego uporczywie zwracamy się ku falom radiowym, z którymi sobie przecież nieźle radzimy. Stosuje się zatem do nasłuchu coraz wymyślniejsze sposoby, coraz subtelniejsze metody analizy przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn cyfrowych. Do poszukiwań wprzęga się wielkie narzędzie o kilku antenach, wiążąc je ze sobą z pomocą komputerów, tak że w ten sposób dysponuje się jakby jedną ogromną anteną, faktycznie niemożliwą do zrealizowania ze względu na niepokonalne trudności techniczne. Powstają propozycje budowy ogromnych zespołów antenowych, których zastosowanie spowodowałoby przełom w poszukiwaniach pozaziemskich istot inteligentnych. Prób określonych angielskim skrótowaniem SETI, czyli usiłowań nawiązania łączności z takimi istotami znanymi pod symbolem CETI. Szczególnym rozmachem odznacza się projekt nazwany Cyclops. Cyklopii. Chodzi tu o armię dwóch i tysiąca takich jednokich olbrzymów. Dwóch i stumetrowych anten rozstawionych równomiernie na obszarze o rozmiarach do 20 kilometrów kwadratowych. Koszt takiego przedsięwzięcia, obliczonego na 30 lat, wyniósłby dziś może i 40 miliardów dolarów. Byłoby to zamierzenie o niepomiernie większym znaczeniu i skutkach niż inne uznawane dziś za priorytetowe. Czy trzeba podkreślać, iż nawet fiaską uchwycenia sygnałów z dalekich planet nie stanowiłoby klęski? Gdyż postępy dokonane przy tej okazji w zakresie radiotechniki, przetwarzania i analizy sygnałów radiowych, radioastronomii, poznania materii kosmicznej byłyby tak ogromne, że w pełni uzasadniałyby kosmiczne wydatki na realizację projektu Cyklopii. Ponieważ jednak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie znajdą się mecenasi takiego zamysłu, trzeba szukać nowych, tańszych koncepcji. Amerykański zespół z ośrodka badawczego imienia Amesa w Moffett Field Centrum, które wraz z Uniwersytetem Stanforda patronowało projektowi Cyclops. Pomyślał o umieszczeniu radioteleskopu do nasłuchu sygnałów kosmicznych cywilizacji na orbicie okołoziemskiej. Analogiczną koncepcję opracował Zespół radziecki kierowany przez Kardaszewa, a także Grupa Polska pod przewodnictwem Subotowicza. Nasz zamysł odznacza się pewną oryginalnością, gdyż przewiduje sprzężenie radioteleskopu z satelitarną elektrownią słoneczną o mocy 10 do 20 gigawatów. W ten sposób, niezależnie od nasłuchu, można by samemu nadawać sygnały o dużej mocy, przeznaczone dla dalekich cywilizacji pozasiemskich. Nie jest to bynajmniej megalomania. Już 16 listopada roku 1974, wykorzystując 300-metrową czaszę ogromnego radioteleskopu Arecibo na Puerto Rico, wysłano w kierunku gromady kulistej gwiazd, widocznej z Ziemi w konstelacji Herkulesa, gęstego skupienia 300 tysięcy słońc związanego z galaktyką, odległego od nas o 25 tysięcy lat świetlnych, sygnały z informacjami o Ziemi i jej mieszkańcach. Było to wydarzenie bez precedensu. Moc skuteczna emitowanego promieniowania w ułamkach sekundy osiągała poziom 3 terawatów. Dwa i pół raza więcej niż wszystkich wówczas elektrowni Ziemi. W momencie realizacji tego jedynego w swoim rodzaju programu, gęstość strumienia fal radiowych dziesiątki milionów razy przewyższała produkcję Słońca. Było ono wtedy krótkotwale w wprawdzie najjaśniejszą radiogwiazdą galaktyki. Podjęto i inne próby zamanifestowania naszej obecności we wszechświecie. Próby interesujące i przemyślane, choć z natury rzeczy skromne w rozmiarach. W latach 1972 i 1973 wystartowały z Ziemi pierwsze próbniki planet Jowiszowych Pionier 10 i Pionier 11. Frank Drake i Carl Sagan postanowili wykorzystać tę okazję. Oba obiekty po spełnieniu swych zadań w Układzie Słonecznym miały polecieć ku jego peryferium i w końcu go opuścić, wędrując jako pierwsze przedmioty sporządzone na Ziemi w Międzygwiazdowym Pestrosza. Nie ma potrzeby opisywania szczegółowego rysunku płytek umieszczonych na próbnikach. Było to już tylekroć reprodukowane i komentowane. Cząsteczka wodoru, owo źródło promieniowania radio 1, schemat układu słonecznego i umiejscowienie go względem charakterystycznych pulsarów galaktyki, postać kobiety i mężczyzny na tle serysu pioniera, Nieodzowne informacje zanotowane w kodzie korym. Listy wyryte w metalu, pozłocone mogą przetrwać dziesiątki, setki tysięcy lat, zanim niosące jej od dawna nieczynne automaty dotrą w pobliże jakiegoś nieodgarnionego słońca, jego planet. Nikła jest nadzieja, prawie żadna, że korespondencja dotrze do jakichkolwiek odbiorców. Lecz podjęto jeszcze jedną, podwójną próbę, wysyłając grający sprzęt w obu próbnikach Voyagera. Znów pomysł narodził się w umyśle Carla Sagana. Na miedzianej płycie gramofonowej, umieszczonej w pustym urządzeniu do odtwarzania zapisu, utrwalone zostały głosy ziemi, tak różne i tak charakterystyczne. Aria z mozartowskiego zaczarowanego fletu, początek symfonii losu Beethovena, fuga Bacha, kompozycja Duke'a Ellingtona, Muzyka wschodnia, rosyjska, afrykańska, pomruk trzęsienia ziemi, szum wiatru, szmer deszczu, pogłos ludzkich kroków, pozdrowienia w sześćdziesięciu językach, graniczące z ponad setką obrazów z życia ludzi zarejestrowanych obok dźwięków. Jaka jest szansa już nieporozumienia nawet, ale choćby jednostronnego kontaktu? Jak ocenić coś, o czym się nawet nie wie czy istnieje, choć tak bardzo się tego pragnie, tego oczekuje? Ronald Bracewell próbował dokonać szacunku już z górą 20 lat temu. W swoim artykule w Nature opublikowanym w roku 1960, zastanawiał się nad różnymi możliwościami występowania cywilizacji technicznych doskonalszych od naszej własnej. Podkreślam: cywilizacji, nie kultur. A to dwie różne sprawy. Na Ziemi znamy przecież społeczeństwa o dużej perfekcji technicznej, a fatalnej kulturze. I odwrotnie też się zdarza. Bracewell poszuflatkował jednak tylko owe pozaziemskie ugrupowania istot na częste, rzadkie, bardzo rzadkie, dopuszczając nawet myśl o naszym samotnictwie w całej galaktyce, a w skrajnym przypadku w ogóle we wszechświecie. Koncepcja fatalna i odrażająca. Jest to tylko zarys systematyki, a nie chęć pokazania bardziej lub nieprawdopodobnego rozwiązania. Demonstracja na ile różnych sposobów można ustawić klocki reprezentujące niestaną wielkość. Pod tym względem Frank Drake był lepszy, pisząc swój tak często cytowany, krytykowany, uzupełniany wzór na liczbę cywilizacji we wszechświecie, w istocie liczbę tych cywilizacji, które są zdolne do podjęcia łączności z innymi. Faktycznie nie jest to równanie, a szacunek, w którym zamiast symbolów wielkości występują jedynie ich prawdopodobieństwa, ale ze względu na naszą ogromną niewiedzę w tej materii możemy je tylko z dużym marginesem niepewności ocenić. Pływamy więc w bardzo zmąconym żywiole, Lecz w granicach rozsądku można się pokusić o zdanie sobie sprawy, czy nasze usiłowanie uzyskania informacji o domniemanych innych cywilizacjach, a tym bardziej nawiązania z nimi łączności, w ogóle mają sens. John Billingham w czasie 32. Kongresu Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w roku 1981 w Rzymie dokonał próby takiego oszacowania, pokazując nam wyniki zarówno bardzo pesymistycznego, jak i optymistycznego podejścia do sprawy statystycznego punktu widzenia w istocie życie we wszechświecie nie powinno się było w ogóle rozwinąć. Lecz fenomen życia, jak i w ogóle rozwoju materii jest wynikiem istnienia stanów nierównowagowych i autokatalizy procesów prowadzących do stanów z klasycznego punktu widzenia coraz mniej prawdopodobnych. Dlatego pesymizm nie tylko skrajny jest nieuzasadniony. Na wybojały optymizm dostrzegający planety wokół większości gwiazd a na każdej z tych planet nie tylko życie, ale i istoty inteligentne, z pewnością zdolne do podjęcia łączności z innymi. Jeśli za Billinghamem zdecydujemy się na rozsądny umier, okaże się, iż kosmici mogący nawiązać kontakty z ich partnerami z innych światów, nie są wyjątkową rzadkością we wszechświecie, ale też nie pojawiają się bardzo często. Że ich cywilizacje nie rozkwitają jednocześnie. I mają prawdopodobnie jakiś ograniczony żywot. W niezmierzonych przestrzeniach kosmosu musi ich być jednak bardzo dużo, i zdawał sobie z tego sprawę nawet 13 wieczny filozof chiński Teng Mu, pomimo że jego wiedza przyrodnicza i znajomość astronomii ustępowały naszej w sposób zdecydowany. Cytat: Niebo i Ziemia są wielkie, lecz w całej przestrzeni stanowią zaledwie małe ziarnko ryżu. Jest to tak, jakby cała pusta przestrzeń była drzewem, a niebo i ziemia jednym z jego owoców. Pusta przestrzeń jest jak królestwo, a niebo i ziemia niczym więcej jak jedną pojedynczą osobą w tym królestwie. Na jednym drzewie jest wiele owoców, a w jednym królestwie wielu ludzi. Jakże nierozsądne byłoby sądzić, że oprócz nieba i ziemi, które możemy zobaczyć, nie ma innych nieb i innych siem. Koniec cytatu. Niewiele lat temu powiedział zresztą Singer cytat: Brak dowodu nie stanowi dowodu nieistnienia. Koniec cytatu. Jeżeli mamy trudności z próbą znalezienia naszych kosmicznych braci, to na przeszkodzie stoi nie tyle ich nieobecność na planetach innych gwiazd, ile przede wszystkim występowanie naturalnych barier, o których mówiłem na kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Rzymie. Istnienie barier jest jednym z podstawowych praw przyrody. Powstają one w przypadku kontaktu i wzajemnego oddziaływania. Obce sygnały w zetknięciu z materią wszechświata ulegają osłabieniu oraz przetworzeniu i dlatego mogą do nas nie docierać. Są jednak inne jeszcze bariery. Wymiana informacji z otoczeniem jest warunkiem i bodźcem, motorem rozwoju. Bez tej wymiany, coraz usilniejszej, intensywniejszej, nie może następować ewolucji jednostek, a tym bardziej tworzenie cywilizacji i kultur oraz ich wznoszenie się na wyższe szczeble. Wymiana informacji skłania do reakcji, do działania. A jeśli tego nie powoduje, to dlatego, że informacja ma wówczas charakter bierny lub marginesowy, stanowi raczej szum i nie wymaga odzywu albo po prostu wystarczy, by była odkładana do magazynu pamięciowego. Może też organizm słabo reagować na bodźce, nie przywiązywać niesłusznie do nich znaczenia. Może mu się nie chcieć, może być zmęczony swym istnieniem, otaczającym światem. Wtedy zaś ustrój z własnej słabości lub niechęci podejmowania wysiłku sam niejako przekreśla chwilowo lub całkowicie możliwość doskonalenia, a gdy się to dzieje zespołowo, następuje hamowanie, zatrzymywanie, ustacznienie ewolucji grupy, gatunku, społeczności. Stawia to w nowym świetle sprawę przyszłości człowieka w szczególności, a populacji istot inteligentnych w ogóle. Człowiek na Ziemi znajduje się w strumieniach informacji naturalnej i generowanej sztucznie. Dzięki swemu rozwojowi, wznoszeniu się na coraz wyższy poziom cywilizacji technicznej i kultury, odbiera coraz to nowe dane, nowe bodźce, jest coraz usilniej, jak to się mówi, zalewany informacjami. Jeśli nie chce ogłuchnąć, utracić możliwości nieprawidłowego odbioru i przetwarzania tych informacji, zobojętnieć lub stać się niezdolnym do ich selekcji, doprowadzić do zapadnięcia w stan oszołomienia czy nawet szoku, intelektualnego chaosu, musi nad nadchodzącymi do niego informacjami panować, wykorzystywać je świadomie i właściwie. A przecież informacje te są ograniczone głównie do środowiska ziemskiego, do tego, co może wytworzyć tutejsza przede wszystkim natura i sam człowiek. Wzbogacenie tych informacji następuje dzięki lotom kosmicznym, dzięki badaniom materii innych planet, ich księżyców, planetoid, komet, materii meteoroidowej. Jest to wszakże rozszerzenie ziemskich informacji tylko na źródła pokrewne, związane z układem słonecznym i jego ewolucją w obrębie rodziny ciał, których losy toczyły się praktycznie w skali kosmicznej w tym samym zakątku przestrzeni i w tym samym czasie. Co ważniejsze jednak, nie ma tu odpowiednika człowieka, jego społeczności, jego cywilizacji i kultury. Jesteśmy samotni w tej części wszechświata i nie możemy się w niej wznieść ponad poziom nas samych. Odbieramy od natury jej informacje i wydzieramy je z niej, przetwarzamy i wzbogacamy naszą własną inwencją. Przenikamy niejako poza horyzont rozumowego poznania, korzystając ze świata intuicji. Ale wciąż pozostajemy w kręgu człowieka i jego spraw, jego możliwości, jego ograniczeń naturalnych, których w tym ciele nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie przekroczyć. Natrafiamy więc na barierę, której przebicie stanie się możliwe tylko w przypadku dowiedzenia się o innych kosmicznych cywilizacjach i kulturach, dotarcia do nas informacji o nich i od nich i wreszcie nawiązania kontaktu. Jest to zadanie nie na lata i nie na dziesięciolecia. Zarówno my sami, jak i nasi najbliżsi partnerzy mogą być przyczyną zasadniczych trudności przy próbach nawiązania kontaktu. Oto banalna przyczyna: zbyt prymitywne warunki życiowe nie pozwalają na zwrócenie uwagi na zagadnienia perspektywiczne i przyszłościowe. Odmienny powód. Inne sprawy są uważane za bardziej interesujące, ważniejsze, ciasny utylitaryzm bierze górę nad spojrzeniem w kosmiczne dale. A niekiedy po prostu wielkość problemu potrzebnych środków przerasta możliwości społeczeństwa. Są i inne przeszkody. Cywilizacja dostrzega potencjalne zagrożenia w przypadku kontaktu z drugą. Obawia się ich. Albo chce, szczególnie gdy osiągnęła wysoki szczebel rozwoju, uniknąć zatknięcia, by nie wpływać na naturalny tok ewolucji innej społeczności, zwłaszcza gdy wytworzyła się zbyt duża różnica poziomów. Przypomina się tu znakomita powieść braci strugackich, piknik na skraju drogi, gdzie jak wszystko na to wskazuje przypadkowe pozostałości po kosmitach o nadzwyczaj wysokim poziomie technicznym, którzy tylko na bardzo krótką zatrzymali się na ziemi stanowią dla ludzi niezwykłe zagrożenie. I pomimo, że trudno się w takiej koncepcji doszukać logicznej sprzeczności, jest to przypadek skrajny, nadzwyczaj mało prawdopodobny. Chociażby więc i z nim wypadałoby się liczyć, należy podjąć ryzyko, podobnie jak podejmowali je ci, którzy poszukiwali nowych lądów, wyprawiali się ku biegunom Ziemi, wdzierali na dziewicze wierzchołki. Nawet jeśli nie sposób przeniknąć barier fizycznych przy współczesnym poziomie nauki i techniki, również wtedy a może to właśnie powinno być bodźcem, jak kiedyś epoka lodowa? Już teraz trzeba podejmować pierwsze działania. Dynamiczny rozwój ludzkości ulega przyspieszeniu spowodowanemu czynnikami przyrodzonymi i sztucznymi, a nasza własna nieporadność, ślepota, zaściankowy egoizm pogarszają sytuację na Ziemi. Błękitna planeta nie jest zbyt ciasna, by swobodnie pomieścić, wyżywić, utrzymać przy zdrowiu i dobrym samopoczuciu, nawet 20 miliardów ludzi jest jednak za mała dla takiej nieuporządkowanej, tak nierównomiernie w swych elementach się rozwijającej, a jednocześnie tak dynamicznie zwiększającej swe potrzeby ludzkości. Konieczność szybkiej i skutecznej ochrony środowiska naturalnego naszej planety, zdobywania surowców w wykładniczo rosnących ilościach, zaspokajania głodu energii, coraz lepszego poznawania materii we wszelkich jej aspektach, Wymaga nie tylko wejścia w przestrzeń, ale opanowania jej w takim stopniu, by móc tam dość swobodnie żyć, działać i gospodarować. Wszystko to jest i będzie jednak tylko powiększeniem ziemi, rozszerzeniem jej zaplecza, odsuwaniem chwili dotarcia do bariery informacyjnej w nie tak odległą przyszłość. Jeszcze pięćdziesiąt czy 100 lat. I staniemy przed ścianą zamykającą dalszy rozwój. W głębi serca mogą pojawić się jeszcze wątpliwości. A nuż istnieje wrodzona bariera uniemożliwiająca ewolucję społeczeństwa ponad określony poziom i tym samym nie pozwalająca na osiągnięcie stadium, w którym dopiero nawiązanie kontaktów kosmicznych byłoby wykonalne. Albo też byt cywilizacji jest tak ograniczony w czasie, że nie zdążymy. Albo jeszcze, nawiązanie kontaktu jest możliwe. Lecz cóż z tego, skoro z natury rzeczy mentalność partnerów, ich rozumienie świata, pomimo jedności praw fizyki są tak odmienne, że o wzajemnym zrozumieniu nie ma mowy. Bariery, bariery. Czy są to rzeczywiste, czy tylko domniemane, a nawet wyimaginowane przeszkody, musimy iść naprzód. Stojąc, będziemy się cofać. Spójrzmy zresztą na całą tę sprawę z innego jeszcze punktu widzenia. W morzu informacyjnym współczesnej nauki korzyści z badania takiej np. cywilizacji starogreckiej mogą się wydawać niewielkie. A przecież badaniom tym zawdzięczamy 10 miliardów jednostek informacji. Tę ogromną ilość informacji nazwano nawet specjalnie jeden hellas. O ile więcej hellasów, mega czy tera hellasów zawdzięczać będziemy samemu poszukiwaniu kontaktów z nieodgadnionymi kosmicznymi braćmi. Oczywiście wykrycie obcych sygnałów to jeszcze nie ich odczytanie to nie podjęcie wymiany informacji. Zakładamy milcząco, że ze względu na jedność praw natury, choć ich wszystkich jeszcze nie znamy, poprzez wzajemne próby powiadamienia wpierw o najprostszych z nich, jakimiś tam nieskomplikowanymi znakami, najlepiej uniwersalnym kodem dwójkowym, jakby jakimś nadzwyczaj uproszczonym alfabetem Morsa uzyskamy możliwość porozumienia na najniższym szczeblu. A jeśli nie, pozostanie nam żmudna i może niesłychanie w tym przypadku trudna droga prób i błędów. Co gorsza, rozmowa, jeśli kiedykolwiek do niej dojdzie, nie może się odbywać w czasie rzeczywistym. Lata, wiele lat, może i tysiące musi upłynąć, zanim takie sygnały dotrą do nas od nadawcy. A może nie, może istnieją jakieś sposoby, których dotąd nie odkryliśmy. Nauka współczesna ich nie zna, ale to nie znaczy, że wszystkie drogi raz na zawsze zostały zamknięte. Lem w którymś ze swych opowiadań pisał żartobliwie wprawdzie o przesyłaniu przez przestrzeń rysopisu atomowego istoty inteligentnej. Do odbywania podróży międzygwiazdowych nie były potrzebne statki, a transfer następował z prędkością światła. Można sobie wyobrazić, że kosmos ma swoje tajne przejścia. Jakieś ścieżki na skróty, którymi informacja niewiadomym nam dotąd efektem tunelowym może przenikać przez bariery czasu i przestrzeni. Oczywiście to tylko taka próba myślowa obejścia trudności, życzenie, które niewykluczone nigdy się nie spełni. Materia tyle ma jednak tajemnic. Z własnego doświadczenia wiem, że można czasem pewne sprawy przeczuć na odległość, choć daleko nam do poznania mechanizmu zjawiska. Jest tak wiele złudzeń i oszustw na tym tle, że ludzie poważni z lekceważeniem odwracają się od wszystkich tych fenomenów i bardzo często mają rację. Lecz w materii ukryte są siły, których jeszcze nie poznaliśmy. Są subtelne oddziaływania wymykające się naszemu badaniu, wymagające użycia metod i środków odległych od współczesnej aparatury fizycznej. Jest ona pomimo wszystko zbyt toporna. Z natury rzeczy nie może reagować na co Coś, co zachowuje się jak pajęcza sieć, a usiłujemy podejść do tego jakby kowalskimi cęgami. Zapewne musimy dojrzeć do przeniknięcia tej jeszcze jednej, choć nie ostatniej i ostatecznej tajemnicy świata, w jakim żyjemy. Szukać łączności z tymi, którzy oddzieleni są od nas niewyobrażalnie wielkimi odległościami w czasie i przestrzeni, musimy jednak na wszelkich dostępnych nam drogach. Jest to prawdopodobnie nasza jedyna szansa na dalszą przyszłość. Słyszę wciąż słowa, które wypowiedziane ustami francuskiego badacza w Wiedeńskim Hofburgu na 23. Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej brzmią dziś jak głos wyroczni: cywilizacja, która nie ma kontaktu z innymi, lub kontakt taki zaniedba, musi upaść. Imperium Galaktykom Byliśmy już na Księżycu. Powrócimy tam niedługo, w latach 90. obecnego stulecia, zaczynając tworzyć pierwsze bazy. Coś jakby odpowiednik stacji polarnych, nieporównanie jednak bardziej skomplikowany i stanowiący pierwszy nasz wysunięty posterunek w przestrzeni międzyplanetarnej. Po roku 2000 człowiek wyląduje na Marsie a potem swobodnie zacznie się poruszać w obrębie całego układu słonecznego. Lecz będzie to tylko wstęp do objęcia bardziej bezpośrednim poznaniem, jeśli nie wpływem dalekich obszarów międzygwiezdnych. Wówczas nasze próbniki zaczną zapewne docierać w sąsiedztwo najbliższych słońc i ich układów, i będziemy przemyśliwali nad pokonaniem owych niewyobrażalnie ogromnych odległości w ciągu nie tak wielu lat własnego życia. Może też w tym właśnie czasie odbierać będziemy niezrozumiałe sygnały cudzych posłannictw. Już dziś jednak marzą nam się loty przez obszar galaktyki, na której przemierzenie od krańca do krańca światło potrzebuje aż prawie 100 tysięcy lat. Już dziś powstają utwory fantastyczno-naukowe, Opisujące nie tylko swobodne podróże po Układzie Drogi Mlecznej, ale nawet jakieś niezwykłe, niesłychane państwo, obejmujące zamieszkane planety całego tego systemu. Jeszcze w latach 50. powstała słynna na całym świecie epopeja Izaka Asimowa o fundacji i Imperium Galaktycznym, którego ośrodkiem, stolicą była planeta Trantor, metropolia w pobliżu galaktycznego jądra. Cytat. Jako środek rządu imperialnego nieprzerwanie w ciągu setek pokoleń znajdujący się w istocie w centralnych obszarach Galaktyki, wśród najciaśniej zalodnionych i najwięcej przemysłowo rozwiniętych światów systemu, nie mógł właściwie uniknąć stania się najbardziej skondensowanym i najbogatszym zagęszczeniem ludzkości ze wszystkich jakich istnienia rasa kiedykolwiek była świadkiem. Jego nieustannie rozwijająca się urbanizacja osiągnęła w końcu najwyższy. Stopień. Cała powierzchnia lądu Trantora, zajmująca 194 miliony kilometrów kwadratowych, stanowiła jedno miasto. Zaludnienie w szczytowym okresie wynosiło ponad 14 miliardów, olbrzymia ta populacja zajmowała się prawie wyłącznie administracyjnymi potrzebami imperium i czuła się zbyt mało liczna w konfrontacji z plątaniną zadań. Należy pamiętać, że niemożność właściwego administrowania imperium galaktycznym pod pozbawionym polotu kierownictwem późniejszych imperatorów stanowiła istotny czynnik upadku. Codziennie floty liczące dziesiątki tysięcy statków przywoziły produkty dwudziestu rolniczych światów na stoły Trantora. Jego zależność w zakresie żywności i właściwie wszystkich potrzeb życiowych od światów zewnętrznych sprawiała, że Trantor stawał się coraz bardziej podatny na podbój na drodze oblężenia. W ciągu ostatniego tysiąclecia istnienia Imperium monotonnie powtarzające się liczne rewolty unaoczniały ten fakt każdemu nowemu Imperatorowi, a polityka imperialna ograniczała się do niewiele więcej ponad ochronę delikatnej żyły szyjnej Trantora. Koniec cytatu. Te nasze marzenia o Imperium Galacticum, mniejsze o nazwę, nie chodzi przecież o utworzenie jakiegoś supercesarstwa, gdyż rządy muszą być dostosowane do potrzeb ludzi, stopnia ich rozwoju, poziomu ich środowiska, cywilizacji i kultury, a państwo o takiej skali przestrzennej i czasowej musi odznaczać się niezwykłą sprawnością i skutecznością działania. Otóż nasze dzisiejsze rojenia o Imperium Galacticum mogą się nigdy nie spełnić. Nie należy jednak z tego powodu, kierując się tylko bardzo rozumowymi przesłankami, potępiać takich dziś jakby baśniowych myśli w czambu. Nie tak dawno jeszcze temu, ideę wzniesienia się w powietrze przy użyciu aparatu cięższego od niego, lotu z prędkością większą niż dźwięku, podzielenia atomu, praktycznego wykorzystania energii jądrowej czy przywrócenia do życia człowieka, któremu przebito serce, uważano za zupełnie pozbawione sensu. Wolno nam więc, nie narażając się na śmieszność, wybiegać myślą w daleko nawet przyszłość i próbować spojrzeć na nasze losy z najszerszej wyobrażalnej perspektywy. Z takim spojrzeniem spotykamy się zresztą nie tylko w książkach fantastyczno-naukowych czy publikacjach uczonych, którym leży na sercu także odległa przyszłość człowieka, takich jak Freeman Dyson, wybitny fizyk angielski od wielu lat żyjący w Stanach Zjednoczonych, lecz również w dziełach dojrzałych pisarzy, zastanawiających się nad tajemnicami bytu i jego sensem. Do takich twórców należy Kazimierz Truchanowski. W którego dzwonach piekieł, wstrząsającym świadectwie umiłowania błękitnej planety i troski o jej losy, czytamy. Cytat. Niezwykłe to zjawisko, mówię o katastrofie na Argonie, świadczy niezbicie, że wszechświat nie jest dziełem zakończonym, lecz że bez ustanku zachodzą w nim najprzeróżniejsze przemiany, przeobrażenia i modyfikacje. Wszechświat wciąż się rodzi, lecz nigdy nie umiera. Wygląda to tak jakby wielki budowniczy nie miał ostatecznej koncepcji ani ostatecznego planu swego wielkiego dzieła, albo jakby powzięte przez niego zamysł przerastał jego siły lub przestał go interesować. Lecz z drugiej strony wieczne przemiany we wszechświecie mają ten sens i znaczenie, że gdyby procesy tworzenia zostały zakończone, to wielkie dzieło musiałoby umrzeć. Wszystko bowiem, co ma swój początek, musi mieć koniec. Gdyby wszechświat umarł, oznaczałoby to koniec tworzenia i byłoby to wielkie bankructwo mądrości przedwiecznej. Koniec cytatu. Można to ująć innymi słowami. Człowiek uznający Boga uważa, że wyrusza na poszukiwanie Go w Jego dziełach, gdziekolwiek one są. Człowiek wierzący o bardzo szerokim horyzoncie myślowym podkreśliłby, że będąc istotą na obraz i podobieństwo Boga, zyskał istotną cząstkę atrybutów Jego mocy. Wszechświat został stworzony nie do końca. I człowiekowi, żywemu portretowi Boga w naturze materialnej, przypadł zaszczyt współstwarzania, czyli raczej dopełniania dzieła stworzenia wszechświata. Oto los, oto zadanie Homo Galacticus. Człowiek niewierzący, uczciwy agnostyk, widzi nieskończony, wieczny, materialny kosmos jako niezmierzoną dziedzinę swojej ekspansji, lecz nie w celu zniewolniczenia materii, ale jej uszlachetnienia w jego służbie. Widzi konieczność zachowania harmonii i ładu w przyrodzie na największą nawet skalę. Jest przyjacielem, a nie kolonizatorem natury. Jest współtwórcą lepszego, piękniejszego świata, który ma być wspaniałym mieszkaniem wszelkich bez wyjątku ludzi dobrej woli, nieostannie powiększającym się cudownie pięknym domem, w którym jest miejsce dla wszystkich rzetelnych. Bez względu na pochodzenie, stanowisko, poziom intelektualny i ustalenia. Są to wielkie zadania, lecz do ich realizacji nieodzowny jest dalszy rozwój człowieka, jego rośnięcie, udoskonalenie nie tylko intelektualne, ale zapewne też fizyczne. Czy jest to możliwe? Czy człowiek ma jeszcze szansę ewolucji ciała? Czy współczesna jego postać to już kres rozwojowy żywej materii, przynajmniej tej, jaka istnieje na Ziemi? W przeszłości spontanicznie pojawiały się nowe gatunki i wyższe kategorie taksonomiczne. Jest to, jak wiemy, proces dość nagły w kosmicznej skali czasu, ale bardzo powolny w naszej. Człowiek mądry pojawił się przed około 100 czy 150 tysiącami lat. Jego poprzednik, Homo Erectus, półtora miliona lat temu. Dla przyszłości ludzi nie jest istotne pomnożenie wielkości i siły ich mięśni, zwiększenie niż wzrostu. Nie wysuwałbym też na czoło jakiegoś ogromnego polepszenia odporności na czynniki przeciwne, przede wszystkim choroby, czy nawet wydatnego przedłużenia życia. Zasadnicze znaczenie ma coś zupełnie innego: zdobycie władzy nad sobą i nad otaczającą materią. I wbrew pozorom, obie te sprawy są ze sobą nieodłącznie związane. Jednym z warunków jest kształcenie woli. Mało dziś przy współczesnych udogodnieniach cywilizacyjnych, nawet przy obecnych ograniczeniach życiowych w naszym kraju, ludzi o wielkiej mocy wewnętrznej, potrafiących kierować przede wszystkim sobą. Nie o zaspokajanie ambicji tu chodzi, o uzyskiwanie stanowisk politycznych i naukowych stopni o zdobywanie powodzenia, majątku, środków materialnych, lecz o władzę nad własnym ciałem i duchem, wbrew wewnętrznemu wrzeniu i zewnętrznym blaskom. Pracując nad własnym udoskonaleniem i jednocześnie sięgając po władze nad przyrodą, człowiek musi utrzymywać niezwykle ścisłą więź z nią przede wszystkim przez sprawną, żywą i bogatą wymianę informacji, zdobywanie wszechstronnej wiedzy o naturze, bliższym i dalszym otoczeniu, przetwarzanie jej i wykorzystywanie dla własnego pożytku i dobra całego świata. Centralnym narzędziem umożliwiającym realizację tego rodzaju wielkiego i złożonego zadania jest mózg, przede wszystkim jego kora zawierająca 10 miliardów komórek piramidowych powstałych w wyniku 33 podziałów komórkowych. Choć człowiek współczesny wykorzystuje bodaj jedną dziesiątą część tego ogromnego potencjału, nie jest wykluczone, że aż tak duża musi być nieodzowna rezerwa, a w razie zwiększenia ilości komórek piramidowych stałby się zdolny do realizacji znacznie bardziej skomplikowanych zadań niż obecnie. Przypominają się tu owi geniusze z uroczej powieści Marii bujno-arktowej, wyspa mędrców, o nieprawdopodobnie bogatej i fantastycznej fabule, wydanej w Warszawie z początkiem lat 30. Przypominają się też wielkie mózgi z niezwykle wizyjnej, opublikowanej również przed ostatnią wojną, książki Olafa Stapletona: The First and Last Man – Pierwsi i Ostatni ludzie. Stworzone przez trzeciego człowieka w celu udoskonalenia gatunku. Były to czyste inteligencje, obdarzone jako jedynymi dążeniami ciekawością i aktywnością twórczą, nie znające strachu, nie odczuwające głodu ni pragnienia, nie mające potrzeby czułości, nie mówiąc już o miłości, ignorujące sprawy płci. Ich domeną było poznanie, a potrzeby nie tylko ich ciał zaspokajała armia przedstawicieli poprzedzającego ich gatunku. Pierwszy wielki mózg zrealizowany został na drodze wyboru odpowiedniego plemnika i komórki jajowej, modyfikacji ich aparatów genetycznych, sztucznego zapłodnienia w probówce i manipulacji przy ciele w miarę jego rozwoju. Jeśli pominiemy moralną stronę całej sprawy, tak sprzeczną z naturą, rzecz budzącą w nas gwałtowny sprzeciw, pozostaje zagadnienie fizycznej możliwości realizacji takiego eksperymentu. Nie sądzę, iż kiedykolwiek będzie on przeprowadzony z wynikiem pozytywnym. Jest natomiast do pomyślenia, że wskutek mutacji mogłoby nastąpić podwojenie liczby komórek piramidowych, a na drodze selekcji naturalnej utrwalenie tej przemiany. Pomysł nie jest tak fantastyczny, jakby się mogło wydawać. Wiadomo na przykład, że wydzieliny pewnych tkanek mogą powodować nienormalne, intensywne mnożenie się neuronów w zwojach współczulnych zarodka kurzego. Niewykluczone, że zwiększony rozwój komórek piramidowych może, pod działaniem powiedzmy promieniowania jonizującego, w szczególności w przestrzeni poza Ziemią, zostać zakodowany w aparacie genetycznym człowieka. Lecz Homo Galacticus nie może być kimś w rodzaju wielkiego mózgu Stapletona, czystym intelektem obsługiwanym przez tysiące zwykłych Ziemian. Wręcz odwrotnie, musi być dostosowany do pobytu w przestrzeni kosmicznej znacznie lepiej niż współcześni wyselekcjonowani astronauci. Byłoby wręcz fatalne, gdyby jego mózg, niebywale rozwinięty, był jednocześnie jego słabą stroną, czymś w rodzaju pięty Achillesa. Warunki galaktyczne nie sprzyjają też pracy czysto rozumowej, nawet gdy ktoś, lecąc przez przestwór międzygwiazdowy, potrafi sprawnie ją wykonywać. Człowiek galaktyczny powinien, obok zdolności poznawania formalnego, zmatematyzowanego, w równym stopniu umieć posługiwać się intuicją, która w obcym, trudnym środowisku ma nawet większe znaczenie niż możliwość przewidywania logicznego. Niewykluczone, że w związku z tymi funkcjami, głowa przyszłego zdobywcy wszechświatowych przestrzeni będzie nieco odmiennie ukształtowana niż nasza wyda się nam nawet zdeformowana. Gdyby to ode mnie zależało, zmieniłbym człowiekowi galaktycznemu pewne funkcje zmysłowe, rozszerzył zakres odbioru wrażeń świetlnych w kierunku zarówno nadfioletu, jak i podczerwieni, osłabił wrażliwość narządu równowagi, wyostrzyłbym słuch. Jeśli by to było wykonalne, wyposażył w zdolność wyczuwania kierunku pola magnetycznego o natężeniu niezbyt różniącym się od ziemskiego, może nawet uwrażliwił na szkodliwe dawki promieniowania jonizującego. Przy wszystkich tych zmianach ciało powinno zachować dużą sprawność i giętkość. Homo galacticus musi być organizmem doskonałym, darem natury, dostosowanym do nowego środowiska i nowych zadań, których ogrom trudno nam sobie wyobrazić, a nie tworem sztucznie wymoszonym na przyrodzie, jak ów, o którym z filozoficzną zadumą pisze Gene Rastond. Cytat: Urodziłem się z nasienia wyselekcjonowanego i napromieniowanego neutronami, dobrano mi płeć, nosiła mi matka, która nie była moją matką. Gdy się rozwijałem, wstrzykiwano mi hormony i kwas dezoksyrybonukleinowy. Korzystałem z dobrodziejstw postępowania pobudzającego korę mózgową. Gdy się urodziłem, kilkakrotnie przeszczepiono mi tkanki, które sprzyjały rozwojowi mego mózgu, a jeszcze teraz, co rok, poddaję się kuracji podtrzymującej, której zawdzięczam stałą świeżość umysłu i właściwe napięcie mych instynktów. Nie mam powodu do niezadowolenia ze swego ciała, ze swej płci, ani ze swego życia, lecz kim jestem. Koniec cytatu. Powstanie Homo Galacticus nie może być działaniem w poprzek przyrodzie, Celem skuteczniejszego i wygodniejszego narzucenia jej naszej woli, lecz dodaniem zgodnie z nią tego, co nam, ludziom ziemskim, brakuje, by doskonalej przenikać przez przestrzeń w jej niezmierzone dale, by gruntowniej spenetrować materię i nasycić ją duchem. Nasuwa się tu refleksja głębszej natury. Także w teologii chrześcijańskiej ciało ludzkie stanowi nader ważny element. Bez niego w ogóle nie ma człowieka. Dlatego też po szczególnej transformacji ciało to ma brać udział w życiu pozagrobowym, w wiecznej nagrodzie lub wiecznej karze. Człowiek galaktyczny musi mieć nie tylko mentalność na miarę wielkości zadań w przestrzeni, ale i organizm dostosowany do niezwykłego środowiska. Tej potrzeby adaptacji ciała trudno się dopatrzyć w nielicznych dotąd wypowiedziach na temat przyszłych ludzi międzygwiazdowych szlaków. Człowiek ziemski, piszą bracia strugaccy w swoim małyszu, rozwiązał wszystkie postawione przed nim zadania i staje się człowiekiem galaktycznym. Ludzkość przez 100 tysięcy lat wygrzebywała się z jaskini, przez kamienne zwały, przez zarośla, umierała pod lawinami, trafiała w ślepe zaułki, ale zawsze w oddali widać było błękit, światło i cel. I oto wreszcie wydostaliśmy się z kamiennego wąwozu na otwartą przestrzeń. Rozpostarło się nad nami błękitne niebo i rozproszyliśmy się po równinie. Tak, równina jest wielka, mamy dokąd iść. Ale teraz widzimy, że to równina, a nad nią jest niebo inny, nowy wymiar. Tak, na równinie jest przyjemnie. I wydawałoby się, że żadna siła nie pcha nas w górę, w nowy wymiar. Ale człowiek galaktyczny to niezwyczajny ziemski człowiek, który żyje w przestrzeniach galaktycznych według ziemskich praw. To już coś więcej. Ma inne cele i kieruje się innymi prawami. A przecież nie znamy jeszcze ani tych praw, ani tych celów. A więc w istocie rzeczy chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę, jaki ma być ideał galaktycznego człowieka. Ideał człowieka ziemskiego powstawał w ciągu tysiącleci z doświadczeń naszych przodków, z doświadczeń wszystkich form życia na naszej planecie. Ideał człowieka galaktycznego najwidoczniej powstanie w oparciu o doświadczenia galaktycznych form życia, z doświadczeń historii istot rozumnych całej galaktyki. Na razie nie wiemy z której strony należy przystąpić do rozwiązywania tego problemu, a przecież kiedyś będziemy musieli go rozwiązać. I to rozwiązać tak, żeby sprowadzić do minimum ilość możliwych błędów i ofiar. Ludzkość nigdy nie stawia przed sobą zadań, których nie jest w stanie rozwiązać. To jest niewątpliwie słuszne, ale może właśnie dlatego takie trudne. Koniec cytatu. Kosmiczny gatunek człowieka, jeśli kiedykolwiek powstanie, a wydaje się to prawdopodobne, gdy nasza ekspansja poza Ziemię nabierze rozmachu, będzie uzupełnieniem gatunku mieszkającego na planecie Terra. I bardzo niedoskonałej analogii do żeglarzy angielskich, portugalskich czy hiszpańskich, których działalność i czyny przebiegają w środowisku tak obcym dla ich zwykłych współziomków, pędzących z zasady znacznie bezpieczniejszą egzystencję szczurów lądowych. Tutaj jednak chodziło o ludzi z tego samego gatunku, dostosowanych tylko do takiego czy innego trybu życia na naszym globie. Homo galacticus działać będzie w całkowicie nieziemskim środowisku, niejako w obcym wymiarze. To niezwykłe rozszczepienie społeczności ludzkiej nie może wieść do zaniku gatunku ziemskiego, jeśli człowiek galaktyczny się zachowa i będzie rozwijał, lecz do jej poszerzenia. Może właśnie jest czas, by powstała taka różnorodność w jedności, wywołana rozdziałem i łączeniem się, nieuniknionym ścieraniem wiodącym do nowych układów, dalszym rozwojem, głębszą penetracją, tworzeniem niestanych dotąd bogactw materialnych i duchowych, które zapewnią harmonijny rozwój człowieka w czasie i przestrzeni. Należy to zwrócić uwagę na nasze uwarunkowania materialne, tak istotne dla naszego stanowiska i przyszłości we wszechświecie. Pewne przesłanki kosmologiczne i fizyczne, jak pisze Zbigniew Paprotny, zdają się wskazywać, że nasze położenie w czasie i przestrzeni wszechświata, choć w żadnym wypadku niecentralne, jest przecież w pewnym sensie uprzywilejowane. Oznacza to jednak, że tak zwana zasada kosmologiczna doskonała, mówiąca o tym, że Ziemia i zjawiska na niej przebiegające nie są w żaden sposób wyróżnione we wszechświecie, nie obowiązuje i że struktura wszechświata oraz prawa nim rządzące ułatwiały narodziny życia i jego ewolucję w kierunku powstania istot inteligentnych. Biorąc pod uwagę stwierdzoną jedność praw fizycznych, należy sądzić, że uprzywilejowanie nasze nie może być jednostkowe i wyłączne, że życie, że zatem i istoty inteligentne rozwinęły się również gdzie indziej we wszechświecie. Obecność tych istot nie może pozostać bez wpływu na ich otoczenie wpierw to najbliższe. Potem zaś w perspektywie na cały kosmos. Taki pogląd reprezentował wielki uczony i wizjoner Konstanty Ciołkowski. Takie stanowisko zajmują również wybitni myśliciele współcześni. Od Taylarda Desjardins, odkrywcy człowieka z Pekinu, zwanego obecnie Homo erectus, do Karla Sagana i Freda Hoyla. Odosobniona jest postawa Jozipa Szkłowskiego twierdzącego obecnie, że jesteśmy sami w całym wszechświecie, postawa równoznaczna z nie do przyjęcia wyróżnieniem absolutnym Ziemi. Jest istotny czynnik, który ogranicza nasze i cudze możliwości penetracji kosmosu, długotrwałość cywilizacji. Zależy ona, podobnie jak wszelki rozwój, od czynników zewnętrznych i wewnętrznych, od warunków fizycznych oraz nieprawidłowości w samych istotach rozumnych i ich społecznościach. Już środowisko planetarne, ulegające wstrząsom, np. wskutek okresowego, znacznego wzrostu natężenia aktywności tektonicznej i wulkanicznej, może stać się grabarzem najpiękniej kwitnącej kultury i cywilizacji. Poważniejsze zagrożenia pochodzą jednak z przestrzeni kosmicznej: zmiany aktywności i natężenia promieniowania Słońca. Usytuowanie osi obrotu planety, wybuchy pobliskich supernowych, rozbłyski promieniowania gamma z jądra galaktycznego, wnikanie układów obłoki materii międzygwiazdowej, spadek planetoid i jąder kometarnych mogą spowodować wymazanie życia z powierzchni globu, na której się rozwijało. Żadna z tych plag, jeśli można je tak nazwać, jest to czysto ludzki sposób pojmowania spraw, nie ominęła Ziemi. I żadna nie przekształciła jej w martwe ciało. Nawet długość okresu stabilnego stanu gwiazdy centralnej układu jest dla nas łaskawa. Można ocenić, że Słońce będzie świecić mniej więcej podobnie jak obecnie jeszcze przez prawie 5 miliardów lat. I znów wypada podkreślić, że również względnym bezpieczeństwem warunków rozwoju nie wyróżniamy się specjalnie we wszechświecie, a niektóre z czynników katastroficznych mogły nawet przyczynić się do korzystniejszej ewolucji świata żywych organizmów. Sprawa dinozaurów zdaje się być argumentem na rzecz takiego poglądu. Większe bodaj zagrożenia drzemią w samych istotach inteligentnych. Niebezpieczeństwa kryją się w aparacie genetycznym, lecz nieustanne wędrówki, mieszanie się ze sobą ludzi w skali całej olbrzymiej populacji planetarnej i naturalne fluktuacje w obrębie tego aparatu wydają się stanowić skuteczne zabezpieczenia przeciw degeneracji rasy ludzkiej, nawet w przypadku pojawienia się pandemii czy wielkich skażeń środowiska. Gorzej jest z kryzysami cywilizacyjnymi. Na Ziemi w ciągu minionych tysiącleci byliśmy niejednokrotnie świadkami takich wielkich załamań. Wysoce rozwinięta cywilizacja i kultura istniała na Krecie, wydawała się sobie absolutnie zabezpieczona szerokim i głębokim morzem przed wszelką agresją i zniszczeniem. Nie znamy dokładnie przyczyn upadku, pewność siebie okazała się złudna, choć cywilizacja była na swój sposób technicznie doskonała. Kultura stała się jednak wyrafinowana, a społeczeństwo słabe, mało odporne na wstrząsy. Mówi się o wybuchu wulkanu na wyspie Kracie, który eksplodował. O naporze obcych ludów, barbarzyńców, których nie odstraszyło morze. Wszystko to mogło rozchwiać państwo kreteńskie, lecz główna przyczyna tkwiła w zaniku prężności i konsolidacji wewnętrznej słabości. Upadła wielka cywilizacja i kultura staroegipska, upadli Majowie. Ci znów wskutek nieodwracalnej zmiany warunków ekologicznych, uniemożliwiającej prawidłowe działanie rolnictwa, nie mieli już z czego żyć. Runęło państwo Inków, doskonale uregulowane, lecz niesłychanie kastowe, uniemożliwiające postęp i rozwój, przy tym szarpane bratobójczą walką wewnętrzną i w pewien sposób bezbronne wobec znacznie wyższych technicznych Hiszpanów, oznaczających się jednocześnie nieprawdopodobnie wielką wolą zwycięstwa. Wszystkie te kryzysy zawsze dotyczyły fragmentu, niewielkiego ułamka planety, a lukę powstałą po rozpadającej się cywilizacji i kulturze szybko zapełniali inni. Natura nie znosi próżni. Ziemi jako całości taka katastrofa nieprędko, jeśli kiedykolwiek, mogłaby zagrażać. Wieloset milionowe i nawet prawie miliardowe społeczności o różnych barwach skóry w odmiennych mentalnościach nie mają widoków na szybkie zlanie się ze sobą i stworzenie jednolitej cywilizacji i kultury ogólnoplanetarnej. W tym jest jedna z poważnych szans przetrwania i dalszego rozwoju naszego gatunku na globie zwanym Terra. Rozwoju, który nie jest i nie może być prosty ze względu na konieczność pokonywania barier materii i przeszkód, jakie wznoszą się między interesami jednostkowymi i grupowymi, mentalnościami społeczeństw, ich światopoglądami. Przypominają się dzwony piekę Kazimierza Truchanowskiego. Cytat. Umrzeć jest łatwo, bardzo łatwo. Żyć natomiast jest trudno i na tym polega bezsens śmierci, gdy jest ona chciana i na tym polega sens życia, że nie jest ono łatwe. Koniec cytatu. Homo Galacticus pojawi się, kiedy nastąpi masowe wyjście ludzi w przestrzeń, ludzi różnych ras i przekonań, odmiennych tradycji i interpretacji świata. Powstanie w wyniku zespolonego działania integrującej się, ale nie zintegrowanej społeczności Ziemi w prądach płynących w kierunku niezmiernie odległego celu, ale ścierających się ze sobą i krzyżujących, współzawodniczących ze sobą, dążących jednocześnie do zetknięcia się z innymi prądami wysyłanymi przez społeczeństwa nam nieznane, ukryte poza wielkimi przesłonami czasu i przestrzeni. Przestrzeń wszechświata, nawet jedna, jedyna nasza galaktyka jest prawdopodobnie zbyt rozległa, byśmy, mieszkańcy małej błękitnej planety, mogli sami ją ogarnąć i zasiedlić. Wyjście z izolacji kosmicznej stanowić będzie wstęp do przełamania bariery informacyjnej i jednocześnie warunek dalszego rozwoju człowieka na wyższym galaktycznym szczeblu. Kardaszew podzielił kiedyś społeczności żyjące we wszechświecie na trzy kategorie w zależności od zużywanej mocy. Ziemia ze swoją mocą przemysłową 1,5 terawata, 1,5 biliona watów w tej klasyfikacji należy do typu pierwszego. Cywilizacje typu drugiego zażywają tyle, ile mniej więcej produkuje przeciętna gwiazda. Około 100 bilionów bilionów watów. Natomiast przedstawiciele typu trzeciego dysponują zasobami energetycznymi całych galaktyk, określanymi liczbą dziesięciu bilionów 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 watów. Nie wydaje się, by społeczności nie tylko naszego układu drogi mlecznej, nawet najdoskonalej technicznie rozwinięte, mogły kiedykolwiek osiągnąć poziom trzeci. Równoczesne i ciągłe ekstrachowanie całej energii wszystkich gwiazd i innych ciał systemu, rozrzuconych pośród niewyobrażalnie wielkiej przestrzeni, wymagałoby wprost boskiej potęgi. Jeśli w obrębie galaktyki istnieją cywilizacje o nadzwyczaj rozwiniętej technice, zdołały one osiągnąć co najwyżej szczebel typu drugiego. Jest jednak coś dziwnego w koncepcjach ewolucji tego rodzaju zbiorowisk istot inteligentnych. Freeman Dyson powiedział kiedyś, cytat, Wprowadzam ostre rozgraniczenie między rozumem a techniką. Łatwo można sobie wyobrazić społeczeństwo o wysoce rozwiniętej inteligencji, które nie wykazuje szczególnego zainteresowania techniką. Koniec cytatu. Ale jednocześnie ten sam Dyson proponował, aby społeczeństwo zdolne do wykorzystania całej mocy gwiazdy stworzyło nowy świat, umożliwiający realizację takiej operacji. Istoty te spożytkowałyby w tym celu materię swych planet olbrzymów. W Układzie Słonecznym trzeba by było wyzyskać tworzywo Jowisza i Saturna i w odległości nieco większej niż oddalenie orbity Ziemi od Słońca skonstruowałyby kulistą powierzchnię całkowicie zamykającą w swym wnętrzu gwiazdy ich systemu. Zasiedliwszy wewnętrzną stronę owej gigantycznej powłoki nazwanej Strefą Dysona żyłyby kosztem pełnej energii swojego Słońca. Osobiście, ze względu na niewyobrażalnie wielkie trudności techniczne, nie wierzę w możliwość budowy strefy Dysona, podobnie jak nie wierzę w to, by kiedykolwiek istota obdarzona ciałem mogła przeniknąć do płaszcza Ziemi, zejść pod atmosferę Jowisza czy znaleźć się żywa w słonecznej koronie. Niemniej jednak mogą zapewne powstać cywilizacje zdolne do skutecznego czerpania znacznej części energii ich gwiazdy przy wykorzystaniu ogromnych siłowni krążących po orbitach satelitarnych, tego ciała. Lecz co z człowiekiem galaktycznym, z jego zetknięciem i oddziaływaniem z kosmicznymi braćmi? Bodaj John Desmond Bernal jako pierwszy wpadł na koncepcję śródgalaktycznego porozumienia. Sądził, że społeczeństwa zamieszkujące planety Układu Drogi Mlecznej, które osiągnęły dostatecznie wysoki poziom cywilizacyjny, nawiązały ze sobą kontakty i utworzyły Klub Galaktyczny Intelektualistów. Ta śmiała idea znalazła odzwierciedlenie przede wszystkim w literaturze fantastyczno-naukowej, m.in. w Mgławice Andromedy Jefremowa. Cytat: 37. wyprawę międzygwiazdową skierowano do układu planetarnego pobliskiej gwiazdy w konstelacji Wężownika. Jedyna obdarzona cywilizacją planeta z tej gwiazdy, Zirda, dawno już utrzymywała łączność z Ziemią i innymi światami Wielkiego Kręgu, lecz nieoczekiwanie zamilkła. Od ponad 70 lat nie została z niej przekazana żadna wiadomość. Obowiązkiem Ziemi, jako najbliżej położonej planety kręgu, było wyjaśnienie, co się stało. Dlatego na pokładzie statku znajdowało się wiele przyrządów i kilku wybitnych uczonych, których układ nerwowy, jak wykazały liczne badania, zdolny był do zniesienia zamknięcia w statku międzygwiazdowym przez lata. Koniec cytatu. Koncepcje takiego wielkiego kręgu są też brane pod uwagę we współczesnych rozważaniach o charakterze naukowym dotyczących istnienia pozaziemskich cywilizacji i możliwości nawiązania z nimi kontaktów. Więcej! Taki np. Ronald Bracewell dopuszcza możliwość uczestnictwa w owej społeczności ogólnogalaktycznej takich przedziwnych istot jak inteligentne maszyny czy czarny obłok Hoyla w postaci myślącej chmury przemierzającej swobodnie przestrzenie międzygwiazdowe. Bardziej umiarkowani naukowcy nie posuwają się tak daleko, uzasadniają jednak konieczność istnienia wspólnoty galaktycznej, jeśli rozwinięte cywilizacje techniczne nie stanowią rzadkości w systemie drogi mlecznej. Proste rozważania rachunkowe prowadzą wówczas do wniosku, iż cały ten układ powinien zostać spenetrowany i powiązany wspólnym porozumieniem w ciągu kilku do kilkuset milionów lat. Możemy o tym nie wiedzieć, skutek naszego niedostatecznego stopnia rozwoju, ale niewykluczone, że znajdujemy się w strefie wpływów jednej czy kilku doskonalszych technicznie społeczności. Nie jest obecnie możliwe ani potwierdzenie słuszności, ani zdementowanie tych poglądów. Marzą się nam kosmiczni bracia, ludzie dopatrują się ich w pasażerach latających spodków, widzą wśród cieni nocy i w pełnym blasku słońca. Nauka współczesna nie dysponuje jednak ani jednym dowodem odwiedzin statków z odległej przestrzeni, choć nie przeczy już możliwości istnienia innych stworzeń rozumnych, a nawet coraz usilniej poszukuje ich śladów na Ziemi i w głębi wszechświata. Przyszłość człowieka jest poza jego własną planetą, pomimo że pozostanie on, można powiedzieć, na zawsze z nią związany. Jeśli podkreślam to jeśli pojawi się wreszcie Homo Galacticus ułatwi penetrację niewyobrażalnych głębin kosmosu umożliwi, żywimy nadzieję, zetknięcie z tymi, którzy tam przebywają będzie to zasadniczy krok w kierunku powstania owego Imperium Galacticum. Jeżeli kiedykolwiek wyłoni się ono z naszych i cudzych dążeń, zwiąże układ Drogi Mlecznej w jedyny w swoim rodzaju niezwykły organizm. Jaką bądź jednak uzyska on nazwę, będzie czymś zupełnie odmiennym i dalekim od najśmielszych naszych o nim wyobrażeń. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.